Rozdział szesnasty. Zmieniam się pod wielu względami. Nazajutrz rano po śniadaniu rozpocząłem nowe szkolne życie. W towarzystwie pana Wickfielda udałem się na arenę przyszłych mych nauk. Był to budynek ciężki, w głębi podwórza, istny przybytek nauki. Takim przynajmniej musiał się wydawać z latującym z wież katedry wronom i gawronom, przechadzającym się z napuszeniem uczonych po murawie dziedzińca. Przedstawiono mnie, nowemu memu przełożonemu doktorowi Strong. Wyglądał, jakby był tak zardzewiały, jak zawiasy u odwiecznej bramy i sztachety płotu. A równie ciężki, jak kamienne urny, niby kręgle wystawione dla igraszki czasu w regularnych odstępach wzdłuż ogrodzenia z czerwonej cegły okalającego dziedziniec. Siedział w bibliotece swej niezbyt starannie ubrany i uczesany. Szelki miał spuszczone, niepozapinane getry a trzewiki Dwiema jamami czerniały przed kominkiem. Zwrócił na mnie wygasły wzrok, który mi przypomniał oczy ślepego konia pasącego się wśród mogił na cmentarzu w Blunderstone. Powitał uprzejmie, podał rękę, ale tak sztywną, że sam nie wiedziałem, co z nią mam począć. Nieopodal z robótką w ręku siedziała bardzo piękna młoda pani, zapewne córka doktora, którą nazywał Eni. Teraz przyklękła przed nim, aby mu zapiąć getry a wywiązywała się z tego wesoło i zręcznie. Gdyśmy wchodzili do klasy, zdziwiło mnie niemało, że ją pan Wickfield pożegnał, zowiąc pani Strong. Czyż byłaby ona synową, a może żoną doktora? Wątpliwość tę niebawem rozstrzygnął sam doktor. Zatrzymując się w drzwiach z ręką opartą na mym ramieniu, spytał pana Wickfielda – Aha, czyś nie upatrzył jeszcze miejsca dla kuzyna mojej żony? – Nie. – Nic dotąd nie mam – odparł pan Wickfield. Chciałbym, aby to można było załatwić jak najprędzej – ciągnął doktor. – Jack Meldon jest w potrzebie i nic teraz nie robi. – A są to dwie najgorsze rzeczy dla młodego człowieka. – Jak to tam mówi doktor Watts? – spytał patrząc na mnie i kiwając głową w chwili, gdy cytował mądre słowa. – Dla rąk próżnujących znajdzie się zawsze praca u szatana. – Słusznie, doktorze – Potwierdził prawnik. Gdyby jednak doktor Watts lepiej znał świat i ludzi, mógłby równie trafnie powiedzieć, że i dla rąk zajętych znajdzie się praca u szatana. Ileż złego od dwóch już niemal stuleci czynią i niepróżnujący ludzie. Iluż to z nich nieuczciwymi drogami dochodzi do fortuny i znaczenia. Ręczę, że Jack Meldon nie dojdzie ani do jednego, ani do drugiego, rzekł doktor w zamyśleniu, trąc pod bródek. Być może. Wróćmy więc do przedmiotu naszej rozmowy, od którego odbiegłem. Nic, nic dotąd wynaleźć nie mogłem. Sądzę, żem przeniknął tu pan Whitfield zawahał się nieco. Twoje, doktorze, pobudki. I to właśnie utrudnia położenie. Pobudką moją, odrzekł doktor, jest chęć dostarczenia pracy i chleba kuzynowi i towarzyszowi dziecięcych zabaw mej żony. Tak, wiem o tym. W kraju albo za granicą. Tak, rzekł w zamyśleniu doktor, zaskoczony naciskiem, z jakim pan Wickfield wypowiedział ostatnie swe zdanie. W kraju albo za granicą. Są to własne twe słowa albo za granicą. Tak, oczywiście, tu albo tam. Nie zdecydowałeś więc, gdzie, nalegał prawnik. Nie. Nie? Spytał zdziwiony pan Wickfield. Nie. Jak to? Nie masz żadnych pobudek wyboru między jednym, a drugim? Najmniejszych, odrzekł doktor. Muszę ci wierzyć, rzekł prawnik. Nie mogę nie uwierzyć. Ułatwia to zresztą przedsięwzięcie. Wyznaje, żem zrozumiał cię z początku inaczej. Doktor Strąg spoglądał na mówiącego z pewnym zdziwieniem. Teraz się uśmiechnął, a uśmiech ten, łagodny i dobrotliwy, wraz z całą pogodną prostotą jego sposobu bycia, pociągnął mnie od razu. Powtarzając, Ależ nie, nie w najmniejszej mierze szedł przed nami. Za nim postępował poważny pan Wickfield i zamyślony potrząsał głową, nie zważając zresztą na to, że mu się przyglądam. Szkolna izba, obszerna i jasna, znajdowała się w głębi domu, z widokiem na ogrodzenie z cegieł z urnami na wierzchu i na kawał ogrodu należącego do doktora. W ogrodzie tym rumieniły się na słońcu brzoskwinie. Pod oknami na trawniku dwa olbrzymie aloesy rozpościerały mięsiste, drobno ząbkowane liście, których widok odtąd wywołuje we mnie zawsze uczucie skupienia i ciszy. W klasie siedziało nad książkami około dwudziestu pięciu uczniów. Wszyscy powstali na widok wchodzącego z gośćmi doktora. Przywodzę wam ozwał się doktor nowego towarzysza nazwiskiem Trotwood Copperfield. Na te słowa jeden z uczniów, nazwiskiem Adams, gospodarz klasy, wyszedł z ławki, aby mnie powitać. W wysokim kołnierzyku i białym krawacie robił wrażenie młodego duchownego. Uprzejmy jednak i wesół, wskazał mi miejsce, które miałem zająć i przedstawił mnie nauczycielom w sposób swobodny i ujmujący i ośmielający mnie zarazem. Tyle jednak czasu upłynęło. Czy mi się może czas tak bardzo przedłużył? Odkąd rozstałem się z mymi szkolnymi towarzyszami i rówieśnikami z wyjątkiem Mika Walkera lub mączystego Kartofla, żem się czuł teraz obcy i zmieszany. Ciążyła mi świadomość przeżytych scen, o których ci oto moi rówieśnicy nie mieli pojęcia, ogromu zdobytych nieznanych mi i nieodpowiednich memu wiekowi, wyglądowi, położeniu doświadczeń. Zdawało mi się niemal, że ponowne wstąpienie do szkoły jest nadużyciem, oszustwem. W przeciągu czasu, mniejsza z tym dłuższego czy krótszego, spędzonego pod skrzydłami Mardstone i Greenby, tak odwykłem od zabaw i rozrywek dziecięcych, żem się obecnie nie umiał zabrać do nich, a to czego mi się był przedtem uczył, wyleciało z pamięci wśród trosk powszednich. To też po przeegzaminowaniu posadzono mnie na ostatnim miejscu zmieszany i onieśmielony smuciłem się zwłaszcza tym że to właśnie co mi było znane oddalało mnie stokroć bardziej od moich towarzyszy niż to co zapomniał i żyjąc z dnia na dzień zatracił co wypowiedzieli oni na przykład dowiadując się o znajomości więziennych obyczajów jaką nabyłem co o przyjaznych i bliskich stosunkach z rodziną mikołberów o kolacyjkach, ucztach, wyprawach do tandeciarzy, a jeśliby któryś z nich spotkał już mnie obdartego w czasie mej wędrówki przez to miasto i poznał obecnie, co też by powiedzieli, przywykli do wygód życia, na moje całodzienne nieraz jadło składające się z kawałka chleba i kufla piwa, co by powiedzieli obcy Londynowi, jego ulicom, zakątkom, gdyby wiedzieć mogli, jak dokładnie znałem najbrudniejsze zaułki. Wszystko to wrzało w mojej głowie, zalewając mi warem twarz, krępując ruchy i słowa. Drgałem za każdym zbliżeniem się któregoś z nowych mych towarzyszy i natychmiast po lekcjach uciekałem w strachu, żeby nie popełnić jakiegoś głupstwa. Lecz stare domostwo pana Wickfielda wywierało kojący wpływ, gdym się znalazł przed jego bramą z nowymi mymi książkami w ręku. Gdym wchodził na schody, cień ich poważny obejmował mnie, i usuwał w dal bolesną przeszłość. W jasnym, wesołym moim pokoiku siedziałem aż do obiadu. Wypuszczano nas ze szkoły o trzeciej pilnie pogrążony w nauce. Do obiadu szedłem śmielszy już i pełen nadziei odrodzenia się na nowo. W salonie Agnieszka oczekiwała zajętego jeszcze w kancelarii ojca. Witała mnie z uśmiechem i pytaniem, jak mi się podobała szkoła. Odpowiedziałem jej, że podoba mi się naprawdę, lecz obecnie czuję się w niej jeszcze obco. Wszak nie byłaś nigdy w szkole, spytałem. Owszem, odrzekła. Uczę się co dzień. A, tak we własnym domu. Papa, widzisz, nie może mnie z domu uwolnić, rzekła śmiejąc się i wstrząsając główką. Przecież jestem tu gospodynią. Musicie bardzo kochać. Skłoniła główką, wsłuchując się, czy nie nadchodzi czasem. Nie. Odeszła więc od drzwi. Mama umarła, wydając mnie na świat Mówiła spokojnie. Znam ją tylko z portretu tam na dole. Przypatrywałeś pu się wczoraj, ale czyś się domyślił, kogo przedstawia? Odpowiedziałem, żem się, sądząc, z podobieństwa domyślił. I papa też uważa. Mówiła zadowolona. Cyt, oto i on. Twarzyczka jej jaśniała radością. Wzięła ojca za rękę i tak szła dalej. Prawnik powitał mnie serdecznie, oświadczając, że mi dobrze z pewnością będzie w szkole doktora Stronga, najzacniejszego pod słońcem człowieka. Są tacy, dodał, którzy nadużywają jego dobroci, lecz ty takim Trotwood nie będziesz. Nikt bardziej od niego nie jest daleki od posądzeń. Dobrze to czy źle to inna rzecz. Ale doktor Strong zasługuje na największy szacunek. Mówił tak, jak gdyby był znużony lub z czegoś niezadowolony. Nie zastanawiałem się jednak bardzo nad tym, zresztą podano obiad i zasiedliśmy do stołu w tym samym, co zawsze porządku. Zaledwieśmy to uczynili, gdy uchyliły się drzwi i ukazała się w nich ruda głowa Jurajacha. Pan Maldon rzekł, ma słówko do powiedzenia. Przed chwilą dopiero odszedł, zauważył prawnik. Właśnie, lecz wrócił, gdyż ma jeszcze coś do powiedzenia. Trzymając drzwi uchylone, Jurajak spoglądał to na mnie, to na Agnieszkę to Na zastawę stołu i półmiski, chociaż zdawało się, że nie spuszcza zaczerwienionych oczu sprawnika. Stokrotnie przepraszam, ozwał się ktoś za plecami chłopaka, który usunął się po chwili. Stokrotnie przepraszam, tylko słówko, ponieważ nie ma wyboru, im prędzej odjadę, tym lepiej. Kuzynka moja Eni mówiła mi właśnie, że woli nie móc widywać swych przyjaciół niż widzieć ich wygnanymi. A stary doktor Strong, Zapewne. Poprawił z powagą prawnik. Ma się rozumieć, że doktor Strong... Nazywam go starym, co na jedno wychodzi. Sam pan o tym wie. Nie wiem. Chłodno odpowiedział pan Wickfield. Właśnie. I doktor Strong tego samego być musi, jak wnoszę z rozmowy z panem zdania. Jeżeli nie ma już innej rady, to im prędzej odjadę, tym lepiej. Oto co mu chciał powiedzieć. Jeśli ma kto już wskoczyć do wody, nie ma co ociągać się na brzegu. W tym przypadku nie będziemy się ociągać. Mogę ręczyć za to. Ozwał się prawnik. Bardzo wdzięczny, odrzekł tamten. Nieskończeniem wdzięczny. Darowanemu koniu nie patrzy się w zęby, nie wypada, gdyż w przeciwnym razie jestem pewien, że kuzynka moja umiałaby to inaczej jakoś ułożyć. I gdyby tylko Eni pisnęła staremu, to jest pani Strong nadmieniła mężowi. Poprawił pan Wickfield. Właśnie, gdyby tylko napomknęła, że pragnie... Aby było tak, a tak. Byłoby tak, a nie inaczej, oczywiście. Dlaczego, oczywiście? Pytał prawnik, zajadając obiad. Dlaczego? Bo ona jest młoda i ładna, a stary, znaczy to jest doktor Strong, trudno powiedzieć, żeby był powabny, zawołał, śmiejąc się pan Jack Maldon. Bez obrazy, panie Wickfield, bez obrazy. Myślę po prostu, że w takim wypadku ma się prawo do pewnej rekompensaty. Kto? Żona? spytał prawnik. Naturalnie, żona, odparł ze śmiechem Jack Meldon, lecz spostrzegł, że się prawnik bynajmniej nie uśmiecha i obojętnie spożywa obiad, dodał. Powiedziałem właśnie, co miał powiedzieć, i jeszcze raz przepraszając za wtargnięcie nie w porę, uważam interes zaskończony między nami. Nie ma już potrzeby mówić o tym z doktorem. Czy pan po obiedzie? spytał prawnik ręką wskazując stół. Dziękuję. Idę właśnie obiadować z moją kuzyneczką. Do widzenia. Pan Wickfield, nie powstając z miejsca, odprowadził go zamyślonym spojrzeniem. Był to młodzian płytki, ale przystojny, bystry i pewny siebie. Z rana, gdy doktor mówił o nim, nie spodziewałem się zobaczyć go tak prędko. Po obiedzie udaliśmy się do salonu, gdzie wszystko poszło tym samym, co uprzedniego wieczoru porządkiem. Znów na stoliczku stały przygotowane przez Agnieszkę likiery i wina. Znów pan Wickfield pił i pił wiele. Agnieszka grała, szyła. Rozmawiała i zaproponowała partię Domino. Nalewała herbatę, a gdym zniósł z góry moje książki, przeglądała je, pokazywała, co z nich umie, a nie było to tak mało. Wskazywała najlepsze sposoby uczenia się. Widzę ją cichą, spokojną, rozważną. Słyszę dźwięczny, miły jej głos. Wpływ jej, zawsze dobry, zaczął się już wówczas objawiać. Nie kochałem jej jednak tak, jak kochałem małą Emilkę. Nie nie tak. Agnieszka była dla mnie uosobieniem dobra, prawdy, spokoju. Gdym był przy niej, zdawało mi się zawsze, że spływa na mnie łagodne światło z malowanych kościelnych okien. Z nadejściem godziny spoczynku, gdy Agnieszka odeszła, podałem na dobranoc rękę prawnikowi. Zatrzymał mnie, pytając, Czyś zadowolony z nas, chłopcze? Wolałbyś może zamieszkać gdzie indziej? Wolę pozostać tu, odpowiedziałem. Pewien tego jesteś? Za pozwoleniem pańskim najpewniejszy. Nudno i monotonnie jednak płynie tu życie. Nie może być nudniejsze dla mnie niż dla Agnieszki. Wcale nie nudne niż dla Agnieszki. Powtórzył idąc ku kominkowi i opierając się znów powtórzył niż dla Agnieszki. Wieczoru tego pił tak dużo, że aż mu oczy krwią zaszły. Teraz trzymał je spuszczone. Ciekawym rzekł z cicha, kiedy się moja Agnieszka znudzi mną. Lub ja Między tymi dwoma przypuszczeniami jest jednak różnica. Wielka różnica. Nie do mnie to mówił, lecz do samego siebie, milczałem tedy. Stary, nudny dom, ciągnął. Monotonne życie, ale muszę ją mieć przy sobie, stale przy sobie. Gdy myśl, że mogę umrzeć i opuścić moją kochaną. Lub że ona umrze i opuści mnie, zjawia się jak widmo, by zatruwać mi życie. Muszę ją topić. Nie dokończył. Sięgnął ręką po wypróżnioną już butelkę i, przechyliwszy nad szklanką, postawił z roztargnieniem na miejscu. Jeśli z nią znosić mi to tak trudno, to cóż dopiero bez niej? Rzekł. Nie. I myśleć o tym nie mogę. Oparty o kominek, w tak głęboką popadł zadumę, że sam nie wiedziałem, czy odejść, nie żegnając się z nim, czy pozostać i czekać, aż się zbudzi z zamyślenia. Po długiej dopiero chwili podniósł głowę I wiodąc wzrokiem do koła, spotkał się z moim Pozostań z nami Rzekł wracając do rozpoczętej rozmowy Miło mi, że cię mam tu Będziesz nam obojgu dotrzymywał towarzystwa Dobrze się to składa i dla mnie i dla Agnieszki I dla nas wszystkich być może Pewien jestem panie, rzekłem Że się to najlepiej składa dla mnie I cieszę się z tego bardzo Poczciwy chłopcze Pozostaniesz tu, dopóki sam zechcesz. Rzekł, ściskając mi rękę, a klepiąc po ramieniu, dodał, że jeśli chcę uczyć się jeszcze lub czytać dla rozrywki po odejściu Agnieszki, to mogę schodzić do jego gabinetu i dotrzymywać mu towarzystwa. Podziękowałem za tę uprzejmość, a że mi się spać istotnie nie chciało, wziąłem książkę i zszedłem z nim razem na dół. Ujrzawszy światło w kancelarii, pociągnięty tym dziwnym urokiem, jaki na mnie wywierał Uriah, Zwróciłem się w tę stronę. Czytał olbrzymią książkę z napiętą uwagą. Przesuwał wskazującym palcem po każdym czytanym wierszu, zostawiając na stronicy lepkie linie. – Do późna tak pracujesz? – spytałem. – Tak, panie Coverfield – odpowiedział. Siadając naprzeciw niego, aby swobodniej rozmawiać, zauważyłem, że na twarzy jego nie było uśmiechu. Zastępował go szerokim roztwieraniem ust, tworzącym bruzdy na jego policzkach. – Nie biurowa to, panie Copperfield. Praca. A jaka? spytałem. Uczę się prawa, panie Copperfield. I oto właśnie podręcznik Tida. Co to za genialny pisarz, ten Tid? Tego wyobrazić pan sobie nie możesz, panie Copperfield. Z miejsca mego mogłem doskonale obserwować go i widząc, jak po tych zachwytach czytał dalej, przesuwając wskazującym palcem po stronicach, spostrzegłem, że jego cienkie i spiczaste nozdrza podnosiły się i opadały w dziwaczny sposób. Rzecz by można... Mrugały? Zamiast oczu, które nie mrugały wcale. Nigdy. Musisz być dobrym prawnikiem, spytałem po niejakim czasie. Ja, panie Copperfield? Zawołał. O nie. Skromniutkim jestem człowieczkiem, maluczkim. To, co powyżej mówił o jego ręce, nie było wytworem mej wyobraźni. Ocierał często dłoń o dłoń, dla otarcia ich zapewne spotu i dla rozgrzania. Od czasu do czasu ocierał też ręce chustką do nosa. O, ciągnął pokornie. Wiem dobrze, jak jestem maluczki w porównaniu z innymi. I matka moja jest równie jak ja, skromną osobą. W skromnym mieszkamy schronieniu, pani Copperfield, lecz i za to umiemy być wdzięczni. Dawne rzemiosło mego ojca też było skromniutkie. Maluczkie. Był grabarzem. Czymże jest teraz? spytałem. Obecnie używa wiekuistej chwały, panie Copperfield, i za to niech będą dzięki. Jakież to szczęście dla mnie pracować u pana Wickfielda? spytałem od jak dawna tu pracuję. Już od czterech lat, odrzekł, zamykając księgę po zaznaczeniu czytanej stronicy. Dostałem się tu w rok po śmierci mego ojca. Ileż winienem za to wdzięczności, ileż wdzięczności winienem panu Wickfieldowi za utrzymanie i udzielanie nauki. Przechodziło to środki mojej matki. Sądzę zatem, że nabrawszy tu wprawy, sam zostaniesz prawnikiem, rzekłem. Jeśli nieba pozwolą, panie Copperfield, odrzekł. Zostaniesz może z czasem wspólnikiem mecenasa, rzekłem, chcąc być uprzejmym. I firma będzie nosić nazwę Wickfield i Hip, lub Hip po Wickfieldzie. O nie, panie Copperfield, zawołał wstrząsając głową. Za maluczki na to jestem. Za maluczki, to nie dla mnie. Siedząc tak naprzeciw mnie, pokorny, spoglądający na mnie z ukosa, z otwartymi ustami, pomarszczoną twarzą, podobny był istotnie do rzeźbionej na belce nad moim oknem twarzy. Doskonały to człowiek, pan Wickfield, panie Copperfield, mówił. Doskonały. Gdybyś go pan znał bliżej, wiedziałbyś to lepiej ode mnie i. Mógł ocenić. Pewien tego byłem, mimo że od niedawna dopiero znałem pana Ockwilda, chociaż był on przyjacielem mojej ciotki. O tak, panie Copperfield, zawołał. A ciotka pańska jest, jest bardzo, bardzo miłą, uprzejmą damą. Gdy wpadał w entuzjazm, krzywił się i to w bardzo szpetny sposób. Nie pozwoliło mi to ocenić oddanej mej krewnej daniny jego uprzejmości. Miła pani, ciągnął. Sądzę, panie Copperfield, że ceni pannę Agnieszkę. O tak. Odparłem śmiało, chociaż nic o tym nie wiedziałem. Ale i pan także, panie Copperfield, nie wątpię o tym. Każdy ją ocenia odrzekłem. Dzięki, o, dzięki stokrotne, panie Copperfield, za te słowa. Prawda to, jakkolwiek maluczki jestem, czuję jak wielka prawda. Dzięki, o, dzięki, panie Copperfield. O mało nie zleciał z krzesła w napadzie entuzjazmu. Zresztą zamierzał właśnie odejść. Spojrzał na zegarek. Matka mnie czeka, rzekł. Niepokoi się zapewne, bo chociaż jesteśmy, panie Copperfield, bardzo, bardzo maluczkimi, kochamy się wzajemnie. Gdybyś, pan, raczył odwiedzić nas, kiedy po południu i wypić szklankę herbaty pod ubogim, skromnym, niskim naszym dachem, to matka i ja czulibyśmy się wielce zaszczyceni. Upewniłem, że odwiedzę ich z przyjemnością. Dzięki. O, dzięki, panie Copperfield, mówił Juraja, kładąc księgę na półce. Sądzę, że pan tu, panie Copperfield, pozostanie dłuższy czas. Odpowiedziałem, że pozostanę przez czas uczęszczania do szkoły. O, do prawdy, zawołał. Myślę, że to pan zostanie kiedyś wspólnikiem mecenasa, panie Copperfield. Próżną go zapewniał, że nie jest to wcale moim zamiarem i, o ile wiem, nikt niedopodobnej nie przeznaczał kariery. Ustawicznie powtarzał, o, tak, 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 nie inaczej. Odchodząc wreszcie spytał mnie, czy może zgasić świecę i za zgodą moją zgasił ją. Po ciemku. Uścisk jego dłoni robił wrażenie dotknięcia ryby. Zaledwie uchylił drzwi, wyśliznął się przez nie raczej niż wyszedł. Wracając po ciemku, potrąciłem krzesło, na którym zwykle siadywał. Dlatego to zapewne śnił mi się całą noc i inne jeszcze śniły mi się rzeczy, między innymi, że spuszczał na morze łódź służącą za dom panu Pegoty, ozdobioną flagą z napisem podręcznik Tida. A w łodzi tej wiózł mnie z małą Emilką. By nas oboje utopić. Nazajutrz w szkole czułem się nieco śmielszy, jeszcze śmielszy dnia następnego i tak pomału, zanim drugi minął tydzień, oswoiłem się zupełnie z nowym położeniem i nowymi towarzyszami. Nie Nienajzręczniej jeszcze spisywałem się we wspólnych zabawach i daleko poza nimi pozostawałem w nauce, lecz miałem nadzieję, że tu poratuje mnie pilna praca, tam w prawa. Pracowałem też, uczyłem się, a i w gry wprawiałem się ile sił starczyło Szybkie w jednym i w drugim robiąc postępy Wkrótce przeszłość w Marstone i Greenby Stała mi się tak obcą, że przestał niemal wierzyć w jej istnienie A teraźniejszość stała mi się tak bliska Jak gdyby zawsze bez przerwy istniała Szkoła doktora Stronga była doskonałą szkołą Tak różną od szkoły pana Crickle jak niebo od piekła porządek istniał w niej wzorowy, zastosowany był najlepszy ze znanych wychowawczych systemów. Działano na najszlachetniejsze uczucia nasze, rozwijano honor, dobrą wiarę, polegając na nas, dopóki któryś z nas sam ufności nie zawiódł, co wielkie wywoływało zwykle zdziwienie. Każdy z nas czuł, że bierze udział w prowadzeniu szkoły, każdy dźwigał na sobie odpowiedzialność za nią. Gorącośmy też byli do niej przywiązani. Mówię to o sobie i o innych moich towarzyszach. Uczyliśmy się chętnie i dobrze, najzupełniejszej w godzinach wolnych, używając swobody. Oddawaliśmy się grom, szlachetnym i inteligentnym zabawom. Dobrą też cieszyliśmy się w całym mieście sławą, podtrzymując honor szkoły i uczniów doktora Stronga. Niektórzy starsi uczniowie mieszkali u doktora i od nich to dowiedziałem się pewnych dotyczących jego szczegółów. Ożenił on się dopiero przed rokiem z miłości z piękną panią, którą w dniu wstąpienia do szkoły widziałem w jego gabinecie. Nie posiadała ona złamanego szelonga, ale pełno ubogich krewnych, gotowych obsiąść dom doktora. Dowiedziałem się, że wieczyste roztargnienie jej męża przypisać należało ustawicznemu poszukiwaniu greckich pni, które w nieświadomości mojej uważałem za jakieś botaniczne okazy. I z czasem dopiero przekonałem się, że chodziło o źródło słowy do wielkiego słownika, który układał doktor. Adams, pierwszy uczeń, zdolny matematyk, wyliczył był nawet czas, kiedy słownik, wedle planu doktora i sposobów, w jaki nad nim pracował, zostanie skończony. Nie wcześniej, utrzymywał, jak za 1649 lat, licząc od ostatniej, 62. rocznicy urodzin doktora. Doktor był zresztą Bożyszczem szkoły i nie mogło być inaczej. Trudno znaleźć pod słońcem lepszego człowieka. Ufność, jaką pokładał w ludziach, wzruszyć mogłaby kamienne urny, strojące ceglane ogrodzenie ogrodu. Gdy przechadzając się po ogrodzie, pomiędzy srokami i gawronami, przechylającymi głowy na jego widok, jak gdyby uznawały siebie za nieskończenie od niego mędrsze w sprawach tego świata, natrafił na jakiego ulicznika lub włóczęgę. Sprawa była skończona. Wiadomo, każdemu było, jakie stąd powstawały nadużycia. To też nauczyciele i starsi uczniowie odpędzali włóczęgów od ogrodu i dziedzińca, wiedząc, że doktor gotów był zrzucić z siebie i oddać im ostatnie swe buty. Krążyła nawet w tej materii pomiędzy nami historyjka, czy prawdziwa, nie wiem. Uwierzyłem w nią i dotąd wierzę. Jakoby raz w mroźny dzień zimowy z nóg własnych oddał kamasze żebraczce jakiejś. Wywołało to skandal w sąsiedztwie, gdyż w ubraniu tym, tak dobrze znanym w mieście jak wieże katedry, żebraczka od progu do progu oprowadzała swe dzieci. Historia dodaje, że tylko dawny właściciel kamaszy swych nie poznał i wystawione w oknie szynku, gdzie zamienione zostały na czarkę wódki, Oglądał kilkakrotnie, uznając zapewne wzór ich za odpowiedni dla tych, które zamierzał sobie kupić. Dobre też doktor wywierał wrażenie nawet obok młodziutkiej swej żony. Obchodził się z nią z ojcowską czułością, która zdradzała całą jego dobroć. Często widziałem ich przechadzających się razem po ogrodzie pod broskwiniami. Czasem też widywałem w gabinecie doktora lub w bawialnym pokoju. Żona wyglądała, jak gdyby była przywiązana do męża. Otaczała go tkliwym staraniem. Wątpię jednak, aby interesowała ją jego praca nad słownikiem, którego stronice wyglądały mu z kieszeni, gdy czytywał jej niektóre z nich na głos i objaśniał, nawet w czasie przechadzki po ogrodzie. Często widywałem panią Strong. Raz, że polubiła mnie od pierwszej chwili wstąpienia mego do szkoły, powtórę, że lubiąc też agnieszkę, często u nas bywała. Pomiędzy nią i panem Wickfieldem dziwny jakiś istniał przymus. Wyglądało to tak, jak gdyby się go bała. Za nic nigdy wieczorem nie chciała się zgodzić, by ją odprowadzał do domu. Wolała wracać pod moją opieką i często przebiegając plac katedralny i nie spodziewając się spotkać nikogo, spotykaliśmy pana Jacka Maldona, który się zawsze temu niespodziewanemu spotkaniu bardzo dziwił. Matka pani Strong stanowiła prawdziwą mą pociechę. Zwała się panią Merkelham, lecz myśmy chłopcy, przezywali ją Herodbabą. Wszystkim bowiem chciała rządzić i siłę krewniaków wystawiała przeciw doktorowi. Była to mała, bystrooka kobiecina, na większe okazje, wystrojona zawsze w Czepek z bukietem sztucznych kwiatów, na których siedziały dwa sztuczne motyle. Przekonani byliśmy, że Czepeków pochodził z Francji. I dokonanym mógł być tylko przez genialne zamorskie pracownice. Wszystko, co o nim na pewno wiedział, to, że zjawiał się na wieczory wraz z panią Merkelham w bambusowym koszyku, a motyle posiadały dziwną właściwość ustawicznego drgania, jak gdyby na kształt pszczół pracowitych żyły w słonecznych promieniach bijących od doktora. Pewnego wieczoru Herod Baba wraziła mi się szczególnie w pamięć. Był to wieczorek u doktora urządzony na cześć odjeżdżającego do Indii, w charakterze kadeta czy tam podobnie pana Jacka Meldona. Rzecz tę ułożył pan Wickfield, był to jednocześnie dzień urodzin doktora. Mieliśmy cały dzień wolny od nauki, z rana winszowaliśmy mu, ofiarowywaliśmy upominki, wygłaszaliśmy mowy do zachrypnięcia naszego i pobudzenia do łez solenizanta, a wieczorem Zostałem zaproszony doń wraz z panem Wickfieldem i Agnieszką na herbatę. Zastaliśmy już pana Meldona. Pani Strong, ubrana w biel z wiśniowymi wstążkami, grała na fortepianie. Stał za nią i przewracał nuty. Zdawało się, że bledsza była niż zwykle, lecz ładniejsza jeszcze. Dziwnie ładna. Gdyśmy usiedli, pani Merkelham zabrała głos. Zapomniałam doktorze złożyć ci winne w dniu dzisiejszym powinszowania. Możesz wierzyć w szczerość mych życzeń. Życzę ci długich, długich lat pomyślnych. Dziękuję pani, odrzekł doktor. Długich lat pomyślnych i to nie tylko przez wzgląd na ciebie doktorze, ale i na Eni i na Maldona i na wielu, wielu innych. Zdaje mi się, jakoby to wczoraj jeszcze było, kiedy w agrestowych krzakach w naszym ogródku Jack Meldon, od nie większy od pana Copperfielda na przykład, zalecał się do mojej córki. Nie warte to wspomnienia, droga mamo, wtrąciła córka. Nie bzdóż, ciągnęła matka, kiedyż przestaniesz rumienić się, słysząc coś podobnego? Wszak jesteś starą mężatką. Ani stara? zawołał pan Jack Meldon. Tak, właśnie tak twierdziła herodbaba. Nie z wieku stara, bo ma zaledwie lat dwadzieścia, lecz ze względu na doktora, którego jest żoną. Jakież to szczęście, dla ciebie nic, nią, że jest jego żoną. Znalazłeś w nim opiekuna, który ma na ciebie dobry wpływ, obsypuje cię dobrodziejstwami, i lepszy jeszcze z czasem stanie się dla ciebie, jeżeli potrafisz na to zasłużyć. Nie kieruje mną no fałszywa duma. Wyznam więc, że są tacy w naszej rodzinie, komu wpływowi przyjaciele bardzo się przydać mogą. Takim właśnie jesteś ty, Jack. A dzięki mej córce zdobyłeś sobie takiego wpływowego przyjaciela. Doktor w dobroci swej i dla oszczędzenia pana Jacka zrobił tylko ręką ruch lekceważący. Nie powstrzymało to baby. Przysiadła się do zięcia i dotykając jego ust wachlarzem, ciągnęła w najlepsze: Tak! Tak, doktorze, muszę powiedzieć, co mam na sercu. Muszę. Jesteś naszą opatrznością. Dobroczyńcą rodziny. Przesada. Nie, nie, doktorze. Jesteśmy tu między swoimi, bo i pana Wickfielda liczę do naszych najbliższych przyjaciół i mogę mówić otwarcie, korzystając z przywilejów teściowej. Wszak mogę nawet dać ci burę, doktorze. Szczera jestem jej otwarta. Otóż mówię, pamiętasz. Jak mnie zdziwiły Twoje oświadczyny. Nie dlatego, aby fakt ten sam w sobie nie był naturalny, ale dlatego, żeś znał ojca mej córki, ją samą od kolebki i nie przypuszczałam czegoś podobnego. Szczerze mówiąc, na ogół nie przypuszczałam, abyś się ożenił. Ha, <laughs> zaśmiał się wesoło doktor. Po co to mówić o tym? Ależ muszę mówić, przerwała herod baba. Muszę i nikt nie może mi zarzucić, że nie mam słuszności. Otóż, powiedziałam, Eni, jak rzeczy stoją. Kochanie, mówię jej, doktor Strong o ciebie się oświadczył doskonała partia. Czy nalegałam na nią? Nie. Spytałam ją tylko: Eni, powiedz mi, czy masz serce wolne? Zaczęła płakać, utrzymując, że jest jeszcze tak młoda, co zresztą największą było prawdą, i że nie wie nawet, czy ma serce. Zatem wolne rzekłam. I nie można trzymać doktora w niepewności, musi się biedak niepokoić. Mamo, zawołała Eni, czyż jestem mu potrzebna do szczęścia? Jeśli tak, wyjdę za niego, bo go bardzo szanuję. Wówczas to. Wówczas, a nie wcześniej, powiedziałam córce: Eni, doktor Strong, będzie ci nie tylko mężem, zastąpi twego ojca, zostanie głową naszej rodziny, będzie, jednym słowem, naszą opatrznością. Dobroczyńcą. Były to moje wówczas słowa, są i dzisiaj. Jeśli mam w tym jakąś zasługę, to chyba w stałości. W czasie tej mowy córka siedziała milcząca, ze spuszczonymi oczyma. Kuzyn jej, stojąc przy niej, też nie podnosił oczu. Dopiero teraz ozwała się cichym, drżącym głosem. Mamo, skończyłaś? Nie, Eni. Nie, kochanko, nie skończyłam. Skoro mnie pytasz, muszę odpowiedzieć, że nie. Otóż dodam jeszcze, że nie jesteś dla swej rodziny w zupełności tym, czym być powinnaś. Nie tobie się skarżę, bo to do niczego nie prowadzi, lecz twemu mężowi. Spójrz, kochany doktorze, na tę swą żoneczkę. Młoda kobieta niżej jeszcze opuściła głowę pod zwróconym na nią łagodnym, uśmiechniętym spojrzeniem męża. Zauważyłem, że pan Wickfield patrzył na nią bacznie. Oto mówiłam tej psotce, nie dalej jako negdaj, ciągnęła stara kiwając jednocześnie głową i wachlarzem. Oto mówiłam, że są familijne sprawy, o których winna nadmienić ci doktorze. Odpowiedziała, że mówienie o nich równa się proszeniu o łaskę, a że jej niczego nie odmawiasz i zbyt dobrym jesteś dla niej, więc woli milczeć. Czy to możliwe? Eni. – Duszko, chciałaś pozbawić mnie przyjemności? – z wyrzutem ozwał się doktor. – Właśnie jej to słowo w słowo mówiłam – zawołała pani Merkleham. – Drugi raz spotykając podobne skrupuły i nie chcąc ciebie, kochany doktorze, pozbawić przyjemności, sama się udam wprost do ciebie. – Zawsze z przyjemnością służyć będę pani. – Więc mogę, najpewniej. Zatem umowa zawarta. Zawołała triumfująco Stara i uderzywszy jeszcze parę razy wachlarzem po ramieniu doktora, którego przedtem uściskała, wróciła na swe miejsce. Weszło kilka osób, nauczyciele nasi i Adams. Rozmowa stała się ogólna i naturalnie obracała się wokół osoby pana Jacka Meldona i jego bliskiej podróży, krainy, do której się udawał, planów i nadziei na przyszłość. Odjechać miał tejże samej nocy po wieczerzy, pocztą do Gravesend gdzie stał mający go zabrać okręt. W Indiach zamierzał spędzić kilka lat, chyba że zdrowie lub coś podobnego przyspieszyć mogło powrót. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że Indie są raczej niedocenioną krainą, której zarzucić można chyba zbytecznych kilka tygrysów i grzechotników, a i nieco wysoką temperaturę w południowych godzinach dnia. Co do mnie, pan Jack Meldon wydał mi się współczesnym sindbadem. Wyobrażałem go już sobie żyjącego w przyjaźni, za wszystkimi radżami wschodu, siedzącego pod baldachimem ze złoconą, a może i szczerozłotą fajką, długości całej mili. Pani Strong posiadała ładny głos. Wiedziałem o tym, gdyż niejednokrotnie słyszałem ją śpiewającą. Lecz czy to dlatego, że nie lubiła śpiewać w towarzystwie, czy że nie była przy głosie. Wieczoru tego śpiewanie nie szło jej. Próbowała sama, zaczęła dobrze, lecz. Wkrótce głos się urwał, pochyliła się blada i drżąca nad klawiszami. Doktor zauważył, że musi być nieco słaba, i zaproponował ogólną grę w karty, o których miał tyle wyobrażenia, co ogrze na piszczałce. Porwała go sobie za partnera, Herod baba i tak dobrze uczyła, że wygrała wszystkie drobne pieniądze, jakie posiadał przy sobie. Graliśmy wesoło. Pomyłki doktora bawiły nas nieskończenie. Popełniał je ustawicznie pod baczną strażą motyli drżących na bukietach sztucznych kwiatów zdobiących czepek pani Markleham. Pani Strong wymówiła się od gry, jak również jej kuzyn, pod pretekstem, że miał jeszcze rzeczy do ułożenia. Załatwił się z tym prędko i wróciwszy, usiadł obok niej na kanapie, rozmawiając z cicha. Wstawała czasem z miejsca i zaglądając w karty męża udzielała mu rad i wskazówek. Blada była bardzo i zdawało mi się, że palce, którymi dotykała kart, drżały, lecz doktor nie widział tego uszczęśliwiony, gdy się do niego zbliżała. Wieczerza mniej już była wesoła. Nastrój ważył pewien chłód zwykły przy pożegnaniach. Jack Meldon usiłował wprawdzie być rozmowny i swobodny, lecz mu to jakoś nie szło. Wszystko do reszty psuła Herod Baba, przypominająca ciągle jakieś epizody... Z najwcześniejszej młodości odjeżdżającego tak daleko kuzynka. Sam tylko doktor w najlepszym humorze zdawał się nie dostrzegać wcale ciążącego na obecnych przymusu. Eni, duszko, ozwał się, spoglądając na zegarek. Pora odjeżdżać twemu kuzynowi. Nie zatrzymujmy go, bo może się spóźnić. Daleka czeka pana droga, panie Meldon, obca, nieznana kraina. Nie jeden jednak wrócił stamtąd szczęśliwy i bardziej zasłużony niż odjeżdżał. Wiatry, które tam uniosą wkrótce Pana, unosiły tysiące, dziesiątki tysięcy innych. Wracali tysiącami, dziesiątkami tysięcy syci sławy i fortuny. Smutno jednak zauważyła pani Merkelham, bardzo smutno widzieć odjeżdżającego na drugi koniec świata porzucającego wszystko i niewiedzącego, co go tam czeka młodzieńca. Młodość, dodała, spoglądając znacząco na doktora, potrzebuje podparcia i kierownictwa i zasługuje na takowe, skoro się zdobywa na tak wielką ofiarę. Czas spłynie panu szybko, panie Meldon, ciągnął doktor. Mija on szybko nam wszystkim i nie wszyscy tu obecni doczekamy zapewne pańskiego powrotu. Miejmy jednak nadzieję, co do mnie, tam już tylko pozostaje. Nie będę nużył pana dobrymi radami. Jedno powiem. Masz przykład w kuzynce swej Annie. Naśladuj o ile możesz jej cnoty. Pani Merkelham wachlowała się i kiwała głową. Żegnam pana, kończył doktor powstając i podnosząc kielich, a wszyscyśmy poszli za jego przykładem. Żegnam. Bądź nam zdrów, szczęśliwy i wracaj zadowolony. Wychyliliśmy kieliszki. Uściskaliśmy dłonie odjeżdżającemu. Żegnał się potem z damami i wybiegł na ganek, gdzie go spotkały okrzyki zebranych umyślnie w tym celu uczniów doktora Stronga. Biegnąc wraz z nimi, przeprowadziłem go do samej bryczki i zachowałem w pośpiechu i gwarze chwili wrażenie, że był wzruszony, bardzo drżący i mią w dłoni coś, co miało wiśniową barwę. Zawoławszy raz jeszcze hura na cześć doktora, a drugi, równie głośno na cześć doktorowej, towarzysze moi odeszli. Ja zaś wróciłem do salonu. Wszyscy gromadząc się wokół gospodarza domu, rozprawiali o podróżnym i podróży. Po chwili dopiero pani Merkelham zawołała: Gdzież jest ani? Nie było jej pomiędzy nami. Nie odpowiadała na wołanie. Wszyscyśmy wybiegli do sieni. Tu zastaliśmy ją leżącą bez życia na ziemi. Powstał popłoch. Uspokoiliśmy się, nieco widząc, że to zwykłe zemdlenie, ustępujące przy użyciu zwykłych w podobnych wypadkach środków. Doktor, podtrzymując głowę żony i odgarniając jej z czoła włosy, mówił: Biedna Eni. czułem ma wierne serce, i trudno jej było rozstać się z kuzynem, towarzyszem lat dziecięcych, z przyjacielem. Martwi mnie to. Bardzo martwi. Gdy otworzyła oczy. Ujrzała nas wszystkich dokoła siebie, przypomniała sobie, gdzie się znajduje i skryła twarz na ramieniu męża. Zostawiliśmy ich samych, lecz niebawem, zapewniając, że czuje się lepiej, wróciła do salonu i blada jeszcze chwiejąc się na nogach osunęła się na kanapę. Eni, kochanko, zauważyła jej matka poprawiając ubranie. Zgubiłaś kokardę, patrz. Czy kto nie znalazł wstążki wiśniowego koloru? Ustanika doktorowej brakowało. Istotnie węzła wiśniowej barwy. Wszyscyśmy się oglądali po meblach i podłodze. Ja na równi z innymi. Czy nie pamiętasz, gdzie zgubiłaś? nalegała matka. Nie była blada, lecz pąsowa, gdy odrzekła, że schowała gdzieś wstążkę i nie warto się tym więcej przejmować. Gdy po chwili popatrzyłem na nią, znów była blada. Śmiertelnie blada. Utrzymywała jednak, że to nic, że to przejdzie, przechodzi, przeszło. Pożegnaliśmy niebawem gospodarzy. Pomału wracaliśmy do domu, Agnieszka i ja podziwiając księżyc w pełni, pan Wickfield milczący, z utkwionym w ziemię wzrokiem. Przy samej bramie Agnieszka spostrzegła, że zostawiła u doktora koszyczek od roboty. Uszczęśliwiony nadarzającą się sposobnością usłużenia jej, zawróciłem. W stołowym, pustym teraz pokoju było już ciemno i tylko promień światła wpadał przez uchylone drzwi od gabinetu doktora. Wszedłem tam prosto wypowiedzieć, po co wrócił i zapalić świecę. Przy kominku siedział doktor w fotelu, a u nóg jego na stołeczku siedziała młoda jego żona. Ze zwykłym sobie łagodnym uśmiechem doktor czytał głośno wyjątki ze swego słownika. Ona zaś spoglądała na niego. Nie zapomnę nigdy jej twarzy. Piękne jej rysy, śmiertelna pokrywała bladość, nadając im wyraz rozdzierający jakiś, marzący i przerażony zarazem. Oczy miała szeroko otwarte. Na ramiona jej białą suknię spływały pasma kasztanowatych bujnych włosów. Chociaż pamiętam ją doskonale, w tej chwili jeszcze nie umiałbym określić wyrazu jej twarzy. Był tam i żal, i pokora, i wstyd, i duma, i tkliwość, i ufność. A pomiędzy tym owo, jakieś nie dające się ująć, przerażenie. Na głos mój i wejście podniosła się. Gdym odnosił świece, doktor głaskał po ojcowsku jej włosy, mówiąc, że jest egoistą i nie ma serca, czytając jej, gdy tak bardzo potrzebuje spoczynku. Krótkim, urywanym głosem prosiła go, aby pozwolił jej wieczoru tego pozostać dłużej przy sobie. A gdym się obejrzał drzwi za sobą, zamykając, widziałem, jak mu objęła kolana, i błagający wzrok zwróciła na niego. Wyglądała na nieco spokojniejszą. Doktor czytał dalej. Wywarło to na mnie silne wrażenie i przypomniało się potem, kiedy? Powiem to we właściwym czasie. Rozdział siedemnasty. Ktoś znów się pojawia. Nie zdarzyło mi się od czasu mej ucieczki wspominać Pegoti, Naturalnie pisałem do niej, skoro tylko przybył do dower, i następnie, gdy ciotka rozciągnęła formalną nade mną opiekę, wysłałem list obszerniejszy, pełen szczegółów. Wstąpiwszy do szkoły doktora Stronga, znów pośpieszyłem opisać jej obecne szczęśliwe me położenie i nadzieje. Nie wyobrażam sobie, aby jakie bądź użycie danych mi przez pana Dika pieniędzy, milszym mi było od zwrotu zaciągniętego u mej piastunki długu. Odesłałem jej pół Gwinei w złocie pocztą i teraz dopiero opisałem całe wydarzenie z baliską. Na udzielane przeze mnie wiadomości, Pegoty odpisywała z kupieckim pośpiechem, jeśli już nie z kupiecką zwięzłością. Cały jej zasób wyrazów, niebogaty gdy szło o przeniesienie ich na papier, spotęgował się w usiłowaniach wyrażenia współczucia, jakie wzbudziła w niej moja ucieczka i piesza podróż. Współczucie to wyrażało się niezliczonymi wykrzyknikami. Początkiem nieskończonych zdań i plam wielu, miłych mi i wymownych bardzo, jak ślady przelanych nad mą niedolą łez. Czegóż więcej mógłbym pragnąć? Domyśliłem się bez trudności, że Pegoci, mimo wszystko nie mogła się jakoś pogodzić z ciotką. Krótko o niej wspominała, raz pisząc: Jakże to trudno poznać człowieka. Pomyśleć tylko, o ile panna Betsy różną jest od tego, czym się być zdawała. Jest już wielką moralną nauką. Tak pisała. Widocznie dotąd jeszcze przerażało ją samo wspomnienie mojej ciotki, dla której nieśmiało łączyła uszanowanie, przypuszczając zresztą widocznie ponowną mą ucieczkę, gdyż list jej zawierał pełno wskazówek i kończył się zapewnieniem, że jeśli zajdzie potrzeba, wyśle po mnie z Jarmu wózek i konika. List jej zawierał nadto wiadomość, która mnie mocno zmartwiła, mianowicie, że meble. Z naszego domu zostały wyprzedane. Pan i panna Marcston odjechali, a opustoszały dom miał być wynajęty lub sprzedany. Bogu wiadomo, że stracił prawa do tego domu. Zabolało mnie jednak ostateczne opuszczenie miejsc tych. Ze smutkiem myślałem o chwastach, wyrastających w ogrodzie, o suchych liściach, kładących się mokrymi warstwy na drogach i ścieżkach. Wyobrażałem sobie, jak jesienne muszą tam być wichry, jak zimne krople deszczu biją. O zamknięte okna, jak blask księżyca na kształt widm, puste, napełnia komnaty, strzegąc ich w głuchym, nocnym osamotnieniu. Myślałem o tej mogile, tam na cmentarzu pod drzewami i zdawało mi się, jakoby teraz dom cały wymarł i wszystko, co miało jaki bądź związek z mymi rodzicami, starło się. Znikło bezpowrotnie. List Pegoty nie zawierał więcej wiadomości. Pisała, że pan Berkis doskonałym jest mężem, chociaż trochę skąpawy, lecz któż nie ma wad? Ona, Pegoty, czego wprawdzie nie dostrzegłem, pełno ich ma. Pan Berkis kłania mi się, a pokoik mój zawsze gotów jest na moje przyjęcie. Pan Pegoty zdrów jest i ham także, tylko pani Gamicz ma się nieosobliwie. A mała Emilka nie chce wprawdzie przesłać mi uścisku, lecz w jej imieniu czyni to Pegoty. Wszystkich powyższych wiadomości udzieliłem najsumienniej ciotce. Z wyjątkiem tego, co się odnosiło do Emilki, a co czułem instynktownie, mogło się jej nie podobać. Z początku, gdym znalazł się w szkole, ciotka odwiedzała mnie często. W najrozmaitszych godzinach, chcąc zapewne zajść mnie niespodzianie. Dopiero przekonawszy się, że o każdej porze bywam zajęty, słysząc zewsząd pochwały o moim zachowaniu się i postępach w naukach, Zaprzestała tak częstych odwiedzin. Widywałem ją teraz dopiero co trzecią lub czwartą sobotę, gdy mnie uwalniano ze szkoły na niedzielę, którą spędzałem w dowel Co do pana Dika, ten przyjeżdżał co dwa tygodnie, we środę o południu, a odjeżdżał do domu dopiero nazajutrz rano. Nigdy nie zjawiał się bez skórzanej teki, zawierającej sławny ów memoriał. Zdawało się, jakoby miał niejasne przeczucie, że czas nagli i trzeba raz wreszcie zakończyć długoletnią pracę. Pandik bardzo lubił pierniki. Dla uprzyjemnienia mu wycieczek, ciotka otworzyła dlań kredyt u piekarza z zastrzeżeniem, aby nie przekraczał szylinga dziennie. Ten wydatek, jako też koszta noclegów w gospodzie, ciotka opłacała sama, co nasunęło mi myśl, że wolno mu było raczej pobrzękiwać pieniędzmi niż je wydawać. Wkrótce też przekonałem się o trafności mych spostrzeżeń. Istotnie zdawał przed ciotką ścisłe rachunki ze swych wydatków, nie mając zamiaru oszukiwać jej, a pragnąc zawsze zadowolić, czynił to chętnie i wesoło. W tym, jak i we wszystkim, uważał ją za najrozumniejszą, najgodniejszą podziwu kobietę, z czym zwierzał mi się tajemniczo, półgłosem. Trotwood, dodał raz, uczyniwszy przede mną to zwykłe zwierzenie, jak myślisz? Kim mógł być człowiek, jakiś ukrywający się w pobliżu naszego mieszkania i straszący ją? Straszący ciotkę? Spytałem. Skłonił głową. I ja sądziłem, rzekł, że ją nic przestraszyć nie zdoła, gdyż tu zniżył głos do szeptu. Jest to najrozumniejsza, najgodniejsza podziwu kobieta. Mówiąc to, cofnął się dla lepszego zbadania, jakie wrażenie wywarły na mnie jego słowa. Pierwszy raz ciągnął, zjawił się, zaraz kiedy to było, w 1649? Wszak tak, utrzymujesz, że rok 1649 jest rokiem zgonu króla Karola, tak jest, panie. Nie wiem, doprawdy, rzekł potrząsając głową, jak to pogodzić, czyżbym był tak stary? W tym to roku zjawił się ów nieznajomy? spytałem. Zapewne. Sam nie wiem, jak to się stało, Trotwood. Powiedz proszę, czy to data historyczna? Tak zapisano w historii, tak nie inaczej. Tak, panie. Hmm, sądzę, że historia nie myli się nigdy, rzekł z błyskiem nadziei w oku. O nie, nigdy, potwierdziłem. Ufny i młody wierzyłem w to święcie. Nie mogę sobie jakoś tego wytłumaczyć. Pan Dick potrząsnął głową. Jest w tym coś. No, dość, że człeków zjawił się wkrótce jakoś po. Przeniesieniu niektórych trosk z głowy króla Karola na moją głowę. Właśnie przechadzaliśmy się z panią Trotwood po herbacie. Noc już zapadła, wtem wyszedł na was? spytałem. Czy wyszedł? Nie. Tu pan Dick zebrał uwagę. Wcale nie wychodził. Jakże? Cóż robił? Oto wcale go nie było? Wtem zjawił się, zaszeptał coś, a wtedy ona odwróciła się i zemdlała. Stałem i patrzyłem na niego, dopóki nie odszedł. W tym rzecz, że się odtąd gdzieś przechowuje. Gdzie? Może w ziemi? W krzakach może. Przechowuje się? Spytałem niedowierzająco. Niewątpliwie, odrzekł z powagą, przechowywał się aż do dnia wczorajszego. Znów wyszliśmy na wieczorną przechadzkę i znów. Zjawił się nagle. Poznałem go. I znów się ciotka przelękła. Drżała jak listek, odrzekł dzwoniąc zębami. Chwyciła się ogrodzenia, płakała. Ale co więcej, dodał, przyciągając mnie do siebie i szepcząc mi na ucho, czego zrozumieć nie mogę. To, że mu. Widziałem to przy księżycu, dawała pieniądze. Może to był żebrak? Wstrząsnął przecząco głową, powtarzając z przekonaniem mi kilkakrotnie, nie, wcale nie żebrak. Po czym opowiedział mi, że przez okno, przy świetle księżyca, późno już wieczorem, Widział, jak ciotka wyniosła nieznajomemu i dawała pieniądze. Jak tenże znów znikł bez śladu, schował się gdzieś zapewne, i jak ciotka śpiesznie i tajemniczo wróciła do domu. A dziś rano jeszcze była jakaś inna niż zwykle bywała, co wywarło na panu Diku silne wrażenie. Nie wątpiłem, że owo tajemnicze zjawisko było wytworem wyobraźni staruszka. I dawało się podciągnąć pod to samo, co ów nieszczęsny król Karol, z którym sobie poradzić nie mógł. Przypuszczałem też, że nieraz pan Dick próbował zapewne uchylić się z potopieki ciotki. Znając zaś jej dobroć i przywiązanie do staruszka nie dziwiłbym się, gdyby opłacała chociażby drogo jego spokój. To ostatnie przypuszczenie zdawało mi się tym prawdopodobniejsze, że się sam przywiązałem do pana Dika. I za każdym razem, oczekując go we środę, drżałem, że może nie przyjedzie. Ale zjawiał się zawsze. Siwy, uśmiechnięty, zadowolony, nie mając nic zresztą ponad to, co się wyżej rzekło, do zakomunikowania o owym tajemniczym zjawisku, które jakoby tak bardzo przerażało ciotkę. Środy te były najszczęśliwszymi dniami jego życia, a i w moim złotymi zapisały się literami. W krótkim czasie poznali go moi koledzy, i chociaż nie brał udziału w żadnej grze z wyjątkiem puszczania latawca, z żywym zajęciem przypatrywał się naszym zabawom. Nieraz widziałem, jak powstrzymywał oddech w decydującym momencie przy zabawie w psy i zająca, a gdyśmy się gonili, wchodził zwykle na pagórek, aby łatwiej obrzucić okiem arenę gonitw, a zwycięzcy powiewać kapeluszem zdjętym z siwej głowy, na którą spadły jakoby wszystkie troski z głowy karola męczennika. Ileż chwil błogich spędził latem wpatrzony w naszego krykieta a w zimie ile razy z nosem siniałym od zimna i wiatru w zachwycie przyklaskiwał łyżwiarzom lubiano go ogólnie zdawać by się mogło że z czasem prostota jego wzrosła jeszcze żaden z nas nie umiał wyżynać równie jak on przedziwnych rzeczy z pomarańczowej skórki z lada czego robił łodzie z kości wyżynał szachy ze starych kart budował przedziwne wozy rzymskich triumfatorów koła ze szpulek od bawełny, klatki ze starego drutu. Najbieglejszy zaś był w wyplataniu różnych przedmiotów ze sznurów i słomy. Byliśmy przekonani, święcie, że zdolny jest wykonać wszystko, co zrobić można ręcznie. Wkrótce się też rozeszła jego sława, i po kilku środowych wizytach sam doktor Strong wypytywał mnie o niego. Opowiedziałem wszystko, co wiedział. Zaciekawiło to znać doktora, gdyż zapragnął przedstawić się staruszkowi. Przy pierwszej zaraz wizycie zaznajomiłem tych panów, i doktor prosił pana Dyka, aby odtąd co środa po południu, zamiast czekać na dziedzińcu, zanim wyjdę ze szkoły, zechciał wstępować do niego. W ten sposób pan Dik poznał się z młodą, bledszą niż przedtem, smutniejszą, lecz nie mniej piękną, żoną doktora. I tak oswajając się powoli z nimi i miejscem, Zaczął nawet zaglądać do szkoły. Siadywał w kątku, na krześle, któreśmy potem jego imieniem nazwali, z pochyloną głową, zasłuchany w wykład nauczyciela i lekcje wydawane przez uczniów, największe okazując uszanowanie dla niedostępnej dla się nauki. Uszanowanie to rozciągał naturalnie aż na osobę doktora, czcząc w nim największego mędrca i filozofa wieku przez długi czas przemawiał doń tylko z odkrytą głową i nawet kiedy zawiązała się między nimi przyjaźń to gdy całymi godzinami przechadzali się w alei ogrodu pozostawionej na wyłączny użytek doktora od czasu do czasu zdejmował kapelusz dla uczczenia nauki i mądrości nie wiem już jak do tego przyszło lecz z czasem doktor zaczął czytywać panu dikowi wyjątki ze swego słownika Zapewne wyobrażał sobie z początku, że czyta sam dla siebie. Wkrótce jednak weszło to w zwyczaj, a pan Dick słuchał z przejęciem. Rozradowany, dumny, w głębi serca przekonany, że na świecie już całym nie ma piękniejszej, bardziej zajmującej od słownika książki. Gdy przypomnę ich sobie tak, jakem widywał z okien szkoły, doktora czytającego z uśmiechem lub poważnym ruchem głowy zbierającego roztrzęsione manuskrypty, Mojego zaś, starego przyjaciela, zasłuchanego w same dźwięki głosu doktora, z myślą, bujającą gdzieś nieuchwytnie, na skrzydłach tychże dźwięków, widzę jeden z najwdzięczniejszych w swym skromnym, cichym rodzaju obrazków, jakie mi się widzieć zdarzyło. Czuję, że jeśli by mogli ci dwaj przechadzać się tak obok siebie zawsze i zawsze, świat stałby się lepszy. I tysiące spokój w nim zakłócających szczegółów i wydarzeń nie miałoby miejsca, dla mnie przynajmniej. Agnieszka stała się też wkrótce przyjaciółką pana Dika, odwiedzając zaś często dom jej ojca. Poznał się on z Jurajachem. Co do mnie, przyjaźń nasza stawała się coraz żywsza i chociaż oficjalnie pan Dick uchodził za mego opiekuna, niejednokrotnie zasięgał mojej rady. I stosował się do niej nie tylko przez zaufanie do mego rozsądku, lecz z tego względu, że musiał, zdaniem jego, odziedziczyć cząsteczkę mądrości mej ciotki. Pewnego czwartku, odprowadzając pana dyka na pocztę, spotkałem na ulicy Jurajacha i ten przypomniał mi, że mu obiecał przyjść kiedy na herbatę, dodając – nie spodziewam się jednak, abyś pan, panie Copperfield, dotrzymał słowa. Za maluczcy jesteśmy. Trudno by mi było określić, czym lubił lub nie lubił tego chłopca. Teraz nawet w uczuciach moich w tym względzie panuje chaos pewien. Dość, że mnie ostatnie jego słowa ubodły. Przynajmniej posądzanie mnie o dumę i wzgardliwość. Upewniłem Juraja żem tylko czekał zaproszenia. Jeśli o to idzie, zawołał, jeśli to nie niskość naszej kondycji powstrzymuje pana, przyjdź, proszę, dziś wieczorem. Niech to jednak pana, panie Copperfield, w niczym, ale to w niczym nie krępuje. Wiemy, jak jesteśmy maluczcy, dobrze znamy nasze położenie. Odpowiedziałem, że uzyska mu pana Wickfielda pozwolenie spędzenia wieczorów w domu matki Royaha, a żem zresztą pozwolenia był pewien, obiecałem przyjść punktualnie na szóstą po południu. Wielki to będzie dla mej matki zaszczyt, rzekł Urayah, gdyśmy doszli do jego domu. Czułaby się dumną. Gdyby duma nie była grzechem. A jednak rano posądziłeś mnie o dumę. Zarzuciłem. O nie, panie Copperfield, wcale nie. Jakżebym mógł. Nie poczytałbym wcale za dumę, byś pan nawet osądził nas za nieodpowiednie dla siebie towarzystwo. Wiem przecie, jak maluczkimi jesteśmy. Dalekoś postąpił w studiach prawnych? Spytałem, pragnąc zmienić rozmowę. O, w panie Copperfield... Odrzekł z pokorą. Czyż usiłowania moje zasługują na nazwę studiów? Czasem wieczorem dane jest mi spędzić jaką godzinkę z boskim panem Tidem. Ciężka to rzecz, sądzę. Dla mnie ciężka. Lecz wątpię, czy ciężką by się zdawała bardziej uzdolnionemu. Szedł czas jakiś milcząc i wystukując palcami rytm po brodzie. Są, odezwał się, w dziele tym wyrażenia, z którymi z trudem mogę sobie poradzić. Może byś chciał nauczyć się po łacinie? Zawołałem wesoło. Z miłą chęcią udzielałbym ci lekcji, gdyż sam się tego uczę. Dzięki. O, dzięki panu, panie Copperfield. Odrzekł, potrząsając głową. Dobroć pańska wzrusza mnie, lecz znam dobrze me położenie i za pokorny jestem, aby przyjąć podobną łaskę. Bredzisz, to prawdy. Niech mi pan, panie Copperfield, wybaczy. Czuję się zobowiązany dobrocią pańską, lecz przyjąć nie mogę znam moje położenie dość już jest takich co gardzić mną będą po co mam obrażać ich uczonością nieodpowiednią memu tak bardzo skromnemu położeniu nie przystoją mi tak wzniosłe zachcianki przez życia ciernistą drogę wypada iść mi jak najciszej jak najpokorniej nigdy mi się jeszcze jego usta nie wydały tak szerokimi zmarszczki na policzkach tak głębokimi jak w chwili gdy mi się zwierzał ze swych myśli Potrząsając przy tym głową i pokornie zacierając ręce. Sądzę, że się w tym mylisz, rzekłem. I pewien jestem, że jeśli byś chciał tylko, mógłbym ci udzielać lekcji kilku przedmiotów. O, o tym nie wątpiłem ani przez chwilę, panie Copperfield zawołał. Lecz sam, będąc w odmiennym niż ja położeniu, nie możesz czuć, co czujemy my, maluczcy. Nauka mi nie jest potrzebna. Nie dla mnie jest ona, wiem to. Ale oto i nasze skromniutkie, ubogie schronienie. Wprost z ulicy weszliśmy do niskiego, staroświeckimi sprzęty, zastawionego pokoju, w którym zastaliśmy panią Hip. Żywy obraz syna, w zmniejszeniu. Przyjęła mnie z oznakami najwyższej pokory, tłumacząc się z pocałowania wchodzącego syna. Wszak i ubodzy, mówiła, nie są uczuć, co zresztą dodała, nie powinno obrażać nikogo pokój do któregośmy weszli a który służył jednocześnie i za kuchnię był zupełnie przyzwoity wcale nie dziura jakaś na stole stał przybór do herbaty w czajniku wrzała woda na uboczu stała komoda na niej rodzaj pulpitu przy którym snać jurajach pracował wieczorami gdyż leżała tam w towarzystwie kilku książek jego z tidem na czele wsiny papier oprawna teka w kącie stał kredens były tam także inne zwykłe sprzęty z których żaden nie wydał mi się szczególnie ubogi, chociaż całość niewątpliwie takie wywierała wrażenie. Przez skromność też czy przez ubóstwo pani Hipodziana była w żałobę. Odkąd mąż jej umarł, nie zdjęła wdowiej szaty, robiąc jednak niejakie ustępstwa co do pokrywającego jej włosy czepka. Dzień to będzie dla nas pamiętny, mój synu, odrzekła, nalewając herbatę. W dniu tym pan Copperfield. Zaszczycił swą obecnością niskie nasze progi. Pewien byłem, że tak myślisz, matko, odrzekł Jurajach. Jeśli śmiała życzyć twemu ojcu, aby pozostawał jeszcze pomiędzy żyjącymi, to chyba po to, aby poznał naszego gościa i korzystał z tak miłego towarzystwa. Grzeczności te mieszały mnie wprawdzie, ale przyjęcie jako zaszczytnego gościa schlebiało zarazem i pani hip zdawała mi się wcale przyjemną osobą. Syn mój, ciągnęła, od dawna wyglądał tej upragnionej chwili, lecz wątpił, czy Pan zechce zaszczycić nas biedaków. A i ja podzielałam jego wątpliwości maluczkimi, bowiem byliśmy, jesteśmy maluczkimi na zawsze być nam sądzono. O, wiemy to i skromni jesteśmy pokorni. Sądzę, że nie ma do tego powodu, wtrąciłem. Chyba, że pani tak woli. Dziękuję panu za dobre słowa. Znamy nasze położenie, znamy. Nie skarżymy się na nic. Tymczasem matka zbliżała się do mnie coraz bardziej, syn zaś coraz to się oddalał, a ci oboje obstawili mnie wszystkim, co było do jedzenia na stole. Nie były to zapewne wielkie przysmaki, lecz rozczulały mnie dobrej chęci i wielka uprzejmość. Teraz rozmowa przeszła na ciotki. Mówiłem o mojej, na ojców i matki. Mówiłem o mych rodzicach, potem pani hip potrąciła o ojczymów, i ja zacząłem z początku coś mówić. O moim, lecz zatrzymałem się w porę, przypomniawszy sobie zlecenie mej ciotki, abym milczał w tym przedmiocie. Cóż z tego, korek oparłby się łatwiej dwukorkociągom, ząb dwudentystom, młody kogucik dwóm dorosłym kogutom, aniżeli się oprzeć mogłem tym dwojgu. Wyciągnęli ze mnie co chcieli. To, co chciałem i nie chciałem powiedzieć, z łatwością wywołującą dziś jeszcze na twarz mą rumieniec tym bardziej, że w młodocianej mej naiwności sądziłem, że ja to występuję niby w roli opiekuna, mych gospodarzy. Syn i matka kochali się nawzajem. O tym nie wątpię. Takie to na mnie zrobiło wrażenie i była to rzecz zupełnie naturalna, lecz w uwadze i uprzejmości, z jaką każde z nich słuchało słów drugiego, było coś sztucznego. Gdy już wydobyli ze mnie wszystko, a nie my, pozostałem tylko co do Marston i Greenby i mojej ucieczki z Londynu, zaczęli obrabiać pana Wickfielda jego córkę. Jurajak rzucił jakieś słówko, które w lot porwała jego matka i tak itd., tak dalej, aż mi się w głowie mieszało. To mówiono o prawniku, to znów o jego córce, tu o zaletach pierwszego, tu o mym uwielbieniu dla ostatniej, tu o środkach i interesach prywatnych pana Wickfielda tu o winie które spijał po obiedzie i dlaczego pija tak wiele tu o tym tu owym. o wszystkim o niczym a przez cały czas zdawało mi się że ja sam mówię mało tyle tylko ile potrzeba aby nie zrazić gospodarzy nie upokorzyć mim milczeniem a jednak wiem to mówiłem tysiące rzeczy które lepiej bym przemilczał a ostrzegały mnie nawet o tym niejednokrotnie ruchome nozdrza Jurajaha. Zaczynałem odczuwać pewne wewnętrzne niezadowolenie i pragnąłem zakończyć jak najprędzej tę wizytę, gdy przed otwartymi dla wpuszczenia świeżego powietrza, a na ulicę wychodzącymi drzwiami, przesunęła się jakaś postać, zajrzała w głąb pokoju, wróciła i, stając u progu, zawołała: Byćże to może? Copperfield! Był to pan Mikober we własnej osobie, z monoklem, laską, białym kołnierzykiem, zwykłą swą uprzejmością, szczególną intonacją głosu. – Kochany Copperfieldzie – wołał wyciągając rękę – spotkanie to niespodziane, potwierdza chyba wszystko, co o niestałości i zmienności losów ludzkich kiedy i gdzie bądź powiedziane było. Dziwne, przedziwne spotkanie. Przechodziłem właśnie, myśląc o różnych zmianach, które wcześniej czy później w życiu każdego z nas zajść mogą, aż tu spostrzegłem młodego, lecz wielce szacownego przyjaciela, którego wspomnienie wiąże się z najpamiętniejszą chwilą mego życia. Witaj mi, witaj, kochany przyjacielu. Nie mogę powiedzieć. Za nic powiedzieć nie potrafię czym był zadowolony ze spotkania tu właśnie Mikołbera, lecz to pewne, że mi widok jego był miły, że mu serdecznie uściskał dłonie, wypytując o żonę. Dziękuję, bardzo dziękuję, odrzekł skłoniwszy jak dawniej ręką i jak dawniej wsuwając głowę w kołnierzyk. Przychodzi do zdrowia, a bliźnięta nie czerpią już pokarmu z łona przyrody, to jest krótko mówiąc, zostały właśnie odłączone. To też pani Mikołber towarzyszy mi w podróży i ucieszy się, kochany Copperfieldzie, odnowieniem znajomości z kimś, co w tak młodym wieku umiał już być kapłanem u wzniosłych ołtarzy przyjaźni. Upewniałem, że mi przyjemnie będzie spotkać panią Mikołber. Bardzo łaskaw, odpowiedział pan Mikołber, uśmiechając się, zanurzając brodę w kołnierzyk i rozglądając się dookoła. Spotykam młodego mego przyjaciela, począł, nie w osamotnieniu, lecz w towarzystwie owdowiałej damy i jej zapewne odrośli, krócej mówiąc syna. Uważałbym za zaszczyt być przedstawionym tu obecnym. Nie było rady. Musiałem przedstawić go Jurajachowi i jego matce. Rozproszyli się w pokornych powitaniach. Pan Mikober usiadł i machnął w dobrotliwy, zwykły sobie sposób dłonią. Przyjaciele upewniał przyjaciół naszych nabierają przez to już samo prawa do naszej przyjaźni. Zbyt wielkim byłoby to dla nas zaszczytem, panie, zaczęła pani Hip zaliczać się do przyjaciół pana Copperfielda. Znamy nasze położenie. Skromni jesteśmy, robaki marne. Pan Copperfield raczył nie wzgardzić niskim naszym progiem i u stołu naszego wypić skromną filiżankę herbaty, za co mu nieskończenie. Wdzięczni jesteśmy. Jako też panu. Za łaskawe jego słowa. Pani, odrzekł z ukłonem pan Mickaweb, jesteś pani wielce łaskawa. I cóż porabiasz, Copperfieldzie? Zawsze w handlu win, co? Chciałem jak najprędzej wyjść z panem Mikoberem. to też z kapeluszem już w ręku i zarumieniony po uszy odrzekłem, że jestem obecnie uczniem w szkole doktora Stronga. Uczniem! zauważył pan Mikober. Cieszę się z tego niewymownie. Tu zwrócił się do pani Hip i jej syna, dodając Chociaż umysły takie jak młodego tu obecnego naszego przyjaciela nie wymagają kultury podobnej tej, jakiej wymagać mogą umysły mniej bystre i spostrzegawcze, nie posiadające tak trafnej znajomości ludzi i rzeczy, jest to wszelako grunt bogaty, brzemienny bujną roślinnością, czyli, krótko mówiąc, umysł naszego tu obecnego przyjaciela zdolny jest przyjąć klasyczne wykształcenie. Jurajach przez cały czas zacierający ręce, wyciągnął szyję, potakując w ten sposób wyrażonemu przez przybysza zdaniu. Czy nie mógłbym zaraz odwiedzić pańskiej żony? Spytałem, pragnąc, czym prędzej wyjść z panem Mikołberem. Zapewne, jeśli chcesz jej zrobić tę przyjemność, odrzekł, powstając i dodał. Przy obecnych tu naszych przyjaciołach nie waham się wyznać, żem przez lat długie szeregi był ofiarą. Przeróżnych pieniężnych niepowodzeń. Pewien byłem, że wspomni coś o tym. Tak lubił się rozwodzić na ten temat. Czasem ciągnął, udawało mi się wznieść nad przekorne losy. Czasem znów one mnie pokonywały jednym słowem, czasem zostawałem panem położenia, a czasem przekorne okoliczności naciskały na mnie tak. Że tylko odzywać się mogłem do żony, mojej i wiernej towarzyszki złej i dobrej doli słowami Katona: Platonie, dobrześ mówił, wszystko się przeciw mnie sprzysięgło, walczyć nie mam już siły. Lecz w żadnym wypadku kończył, nie czuję się szczęśliwszy niż wówczas, gdy żale me i rozczarowania mogę wylać przed młodocianym, a doświadczonym już tu obecnym mym przyjacielem: Copperfieldem. Mowę tę pan Mikołber zakończył, żegnając panią i pana Hip. Wyszliśmy. Szedł jak zwykle napuszony, postukując obcasami i nucąc jakąś piosenkę. Zatrzymał się był w małej gospodzie, gdzie zajął małą dymem cygar nasiąkniętą izdebkę. Przytykać musiała do kuchni, gdyż gęste smrodliwe opary napełniały ją aż po sufit wdzierając się przez szczeliny w przepierzeniu. Z drugiej strony dochodziła woń piwa i wódki wraz z brzękiem szklanek i kieliszków. W tej to izdepce, na sowce, nad którą wisiał obraz, przedstawiający wyścigowego konia, z głową tuż przy kominku, a nogami potrącając o fotel, leżała pani Mikouber, do której mąż zawołał: Pozwól, kochanko, abym ci przedstawił ucznia doktora Stronga. Zauważę, że pan Mikauber lubił przypominać i mówić, żem był uczniem doktora Stronga, jak o czymś dystyngowanym. Wejście moje zdziwiło, lecz i ucieszyło panią Mikowę. Co do mnie, miło mi było widzieć ją, powitaliśmy się więc serdecznie. Usiadłem obok niej na Sofie. Kochanko, mówił pan Mikowę. Jeśli chcesz opowiedzieć młodemu naszemu przyjacielowi, w jakim obecnie znajdujemy się położeniu, co go zapewne interesuje, pójdę, przeczytam gazetę i zobaczę, czy się tam czasem co dla nas nie znajdzie. Sądziłem, że Państwo znajdujecie się w Plymouth, rzekłem, skoro się pan Micawber oddalił. Tak, kochane panie Copperfield, odrzekła. Udaliśmy się istotnie do Plymouth. W celu pozostania? Tak, istotnie, aby być w miejscu, lecz, prawdę mówiąc, w komorze celnej nie potrzebują ludzi z talentem. A wpływy rodziny mojej nie zdołały wysunąć na widownię zalet i zdolności mego męża. Same jego zdolności szkodziły mu raczej, zbyt rażąco odbijając od nieudolności i miernoty innych. Nie zamilczę też przed Panem, kochany Panie Copperfield, że gdy ta gałąź rodziny mojej, która zamieszkała w Plymouth, dowiedziała się, że towarzysze mojemu mężowi wraz z małym Wilkinsem, jego siostrzyczką i naszymi bliźniętami przyjęła go o wiele chłodniej niż tego mógł się i to dopiero wyszedłszy z więzienia spodziewać. Powiem nawet panu, tu zniżyła głos, w nadziei, że to zostanie pomiędzy nami, iż przyjęcie było więcej niż chłodne. Szkoda, zawołałem. Istotnie, mówiła pani Mikowr, smutno jest odkrywać ciemne strony ludzkości. Przyjęto nas chłodno, Więcej niż chłodno, i ta gałąź rodziny mojej, która osiadła w Plymouth zanim upłynął tydzień od naszego tam przybycia, stanęła na stopie nieprzyjaznej względem mego męża. Zauważyłem, że ludzie ci musieli być bez serca i sumienia. A jednak tak było, ciągnęła pani micałber. I cóż w podobnych okolicznościach pozostawało memu mężowi? Oczywiście jedno mu pozostało. Pożyczyć od tej gałęzi rodziny mojej, która osiadła w Plymouth, na powrót do Londynu. Wróciliście tam wszyscy, kochana pani? spytałem. Wszyscy wrócili. Odtąd zasięgałam rady u innych członków mojej rodziny z innej gałęzi, co do dalszych przedsięwzięć mego męża, gdyż musi on przecież coś przedsięwziąć. Rodzina złożona z sześciu dusz, nie licząc w to służącej, nie może żyć samym powietrzem kończyła przekonywająco. Zapewne, kochana pani. Otóż zdaniem innych członków rodziny mojej z innej, nie z tamtej gałęzi, jest, aby pan Mikober zabrał się do węgla. Przepraszam, do czego? Do węgla. To jest do handlu węglami. A wszystko daje nam rękojmie, że istotnie... Wcale nie niezgorsze nadzieje otwierają się dla nas z tej strony, i zdolności mego męża mogą znaleźć odpowiednie sobie ujście w handlu na spławie rzeki Midway. No cóż, pozostawało jeno przyjechać i przypatrzyć się bliżej rzece Midway. Toteż przyjechaliśmy, widzieliśmy, mówię w liczbie mnogiej, gdyż naturalnie, jak to panu już wiadomo, nigdy, nigdy nie opuszczam mego męża. Ostatnie słowo. Wymówiła z uczuciem. Zaszemrałem coś w rodzaju pochwalnego twierdzenia. Przybyliśmy, ciągnęła, przypatrzyliśmy się. Zdaniem moim handel węglami w okolicy tej wymaga wielkiego uzdolnienia, ale też i kapitału. Na pierwszym memu mężowi nie zbywa, lecz drugiego braknie. Oto jest zdanie moje po bliższym i ściślejszym zbadaniu kwestii. Będąc już raz w tych stronach, niepodobna było nie zwiedzić tutajszej katedry. Raz że istotnie godną jest widzenia, a myśmy jej dotąd nie znali, powtórę, że się zawsze coś znaleźć może w archidiecezjalnym grodzie. Jesteśmy tu od trzech dni i nic się dotąd nie znalazło. Zresztą pana to kochany panie Copperfield nie zdziwi tak jak zdziwić by mogło obcego nam człowieka, jeśli wyznam że zadłużyliśmy się tu w hotelu i zmuszeni jesteśmy wyczekiwać zasiłku pieniężnego z Londynu. Oto, jakim sposobem odłączona jestem od domu mieszkamy obecnie w Pentonville, od syna, córki i obojga mych bliźniąt. Tak krytyczne położenie starych przyjaciół wzruszyło mnie do głębi serca. Wyraziłem współczucie mojemu powracającemu panu Kouber, dodając, jak bardzo żałuję, że nie posiadam dostatecznej ilości pieniędzy, aby ich wesprzeć pożyczką. Pan Kober odpowiedział, ściskając mi dłonie. Koperfildzie. Prawdziwym w każdym wypadku okazujesz się przyjacielem, lecz człowiekowi doprowadzonemu do ostateczności, wierniejszą przyjaciółką jeszcze pozostaje. Brzytwa. Na straszliwe te słowa pani mikober zarzuciła mężowi ręce na szyję, błagając, aby się uspokoił. Zalał się łzami, co mu nie przeszkodziło zaraz potem, łzy otarłszy zadzwonić na służącego i zamówić na zajutrz na śniadanie pół misek gorącego pudingu z cynadrami i porcje raczków morskich. Żegnając, zapraszali mnie oboje tak serdecznie, abym zjadł z nimi przed ich odjazdem obiad, że mnie miał serca wymówić się. Lecz że na zajutrz nie mogłem przyjąć zaproszenia, mając w dniu tym wiele lekcji do przygotowania. Pan Mikołber miał przyjść przed południem do szkoły Aby się ze mną umówić na dzień następny Zjawił się też istotnie Wywołano mnie z klasy Umówiliśmy się, jak to było postanowione Lecz na pytanie moje, czy nadeszły wyczekiwane z Londynu zasiłki Odpowiedział mi tylko silnym ściśnieniem dłoni Tegoż samego wieczoru patrząc przez okno Nieprzyjemnie uderzony zostałem widokiem Jurajacha przechadzającego się pod rękę z panem Mikouberem, Pierwszy w pokorze swej zdawał się uszczęśliwiony z zaszczytu, jakiego dostąpił. Drugi, napuszony, zdawał się być nie mniej zadowolony z roli protektora, w której występował. Bardziej jeszcze zdziwiła mnie, gdym się na o czwartej zjawił na obiad wiadomość, że pan Mickouber spędził wczoraj wieczór cały u pani Hip. Powiem ci, kochany Copperfieldzie, Mówił, że ten twój młody przyjaciel zajdzie wysoko. Zostanie co najmniej sławnym patronem, adwokatem. Gdybym był znał go w epoce przesilenia bych interesów, pewien jestem, że wierzyciele moi lepiej by na tym wyszli i ja także. Wprawdzie nie wiedziałem, jakim by się to mogło stać sposobem, gdyż i tak, o ile było mi wiadomo, wierzyciele nie dostali złamanego Szelonga. Powstrzymałem się jednak od tej uwagi. Nie pytałem go też, czy nie był czasem zbyt wylewny wobec Jurajaha, ani czy mówił mu o mnie. Bałem się zranić go, czy raczej bałem się zranić tkliwą jego żonę. Pytania te jednak niepokoiły mnie i długo potem nie przestały niepokoić. Obiad był wytworny niemal składał się z ryby, pieczonej cynadry, kuropatw i pudingu. Podawano mocne piwo i wino, a na deser pani Mikober własną ręką zgotowała wyborny pącz. Pan Mikołber w wybornym też był humorze. Nie pamiętam, czym go kiedy widział bardziej ożywionym. Pącz rozrumienił mu twarz, która wyglądała jak lakierowana. Przepowiadał najświetniejszą naszemu miastu przyszłość, utrzymując, że i on, i żona jego spędzili w nim dni nieskończenie przyjemne, które im pozostaną na zawsze w pamięci. Wspominaliśmy przeszłość... Dzieje naszej znajomości, po czym prosiłem nieśmiało panią Mikołber, aby raczyła mi pozwolić wypić jej zdrowie. Przy tej sposobności pan Mikołber wygłosił pochwałę charakteru swej żony, jej wysokich zalet, przyznając, że była mu gwiazdą przewodnią, natchnieniem, najwierniejszą przyjaciółką. Na zakończenie dodał, że gdy dojdę lat odpowiednich, życzy mi napotkać podobną towarzyszkę życia, jeśli oczywiście. Druga taka znajdzie się na kuli ziemskiej. Po obiedzie pan Mikołber był coraz rozmowniejszy, a i humor pani Mikołber poprawił się do takiego stopnia, żeśmy śpiewali chórem piosenkę po piosence aż do zupełnego rozczulenia. Słowem, nie pamiętam ludzi weselszych od tych dwojga, aż do ostatniej chwili, gdy późno już wieczorem pożegnałem panią i pana Mikołber. To też nie dziw, że na zajutrz o siódmej rano, zdziwił mnie list następujący, pisany wieczorem o wpół do dziesiątej, to jest w niespełna pół godziny po naszym rozstaniu. Kochany młody mój przyjacielu kości rzucone i mosty spalone. Po wszystkim. Ukrywając głęboką ranę pod smętną, wymuszonej wesołości maską, nie powiedziałem dziś panu, że mnie ominęła wszelka nadzieja otrzymania wyczekiwanego z Londynu zasiłku. Wśród podobnych okoliczności upokarzających, zarówno jak bolesnych, wydać musiałem właścicielowi gospody weksel na należną mu sumę płatny w Londynie, w mieszkaniu mem Pendonville za dwa tygodnie. Że zaś ani za dwa tygodnie, ani nigdy uiścić długu nie zdołam, następstwa tego kroku łatwe są do przewidzenia. Topór podjęty. Drzewo paść musi. Niechże nieszczęsny, piszący te słowa. Pozostanie ci kochany przyjacielu na zawsze przykładem. W tym to nie w innym celu pisze On do Ciebie. Nadzieja ta złotym swym promieniem rozświeca mroki zalegające przepaść Jego duszy i pozostałych mu jeszcze do spędzenia na tej ziemi dni rozpaczy i goryczy. Dni te, jak na teraz, są policzone. Trwanie ich stało się wątpliwe. Ostatnie to są drogi przyjacielu, słowa. Odtrąconego od społeczeństwa. Twego nędzarza. Wilkinsa Micawber. Rozdzierający ten list tak mnie wzruszył, że natychmiast przed pójściem do szkoły pobiegłem do gospody, w której przemieszkiwał pan Micawber w celu pocieszenia go. W pół drogi spotkałem odchodzący do Londynu Diligence, a w nim oboje państwo. Mikauber. On, z wyglądającą mu z kieszeni butelką likieru, uśmiechał się zarumieniony. Ona gryzła włoskie orzechy wyjmowane z papierowej torebki, że zaś mnie nie dostrzegli? Wolałem ich nie zaczepiać. Z serca spadł mi ciężar i, skracając sobie drogę, skręciłem w najbliższy zaułek, śpiesząc do szkoły. Lubiłem ich nie mniej niż dawniej. Lżej mi jednak było jakoś gdym tracił ich z oczu. Rozdział osiemnasty Rzut oka wstecz. Szkolne czasy. Ciche blaski dni minionych, stopniowego, powolnego rozwoju władz duszy i ciała, przejście z dzieciństwa do młodości. Niechże dziś, niby wyschłe, suchymi liśćmi zawalone łożysko, przypomnę sobie żywe, tryskające wody tego potoku, biegiem jego pozostawiony ślad. Chwilę. Oto co niedziela rano jestem z towarzyszami w katedrze. Szliśmy w ordynku, zebrawszy się przedtem w szkole. Woń stęchlizny, bezsłoneczny mrok. Uczucie takie, jak gdyby ciężkie kościelne wrota oddzielały od świata całego. Rozpływanie się poważnego głosu organów, po ciemnych galeriach i głębokich nawach unoszą mnie w przeszłość skrzydlatym wspomnieniem półsną, półjawy. Nie byłem wprawdzie ostatnim uczniem i szybkie czyniłem postępy, lecz miejsce pierwszego ucznia wydawało mi się niedościgłym szczytem potęgi i sławy. I chociaż Agnieszka zaprzeczała temu, twierdziłem, że miejsce to, o którym sądziła, że jest czasem zdobędę, zajęte jest przez istotę wyższą, posiadającą co najmniej wszechwiedzę. Pierwszy uczeń w szkole doktora Stronga nie był wprawdzie moim przyjacielem i zdeklarowanym opiekunem jak niegdyś Steerford. Zainteresował mnie on jednak szczególnie. Rozmyślałem często, czym zostanie wyszedłszy ze szkół i czy się na świecie znajdzie odpowiednie dlań miejsce. Cóż to znowu? A to panna szepert, w której się kochałem. Panna Shepherd, pensjonarka z pensji pani Uwielbiałem ją. Była to mała dziewczynka w aksamitnym spenserku z okrągłą twarzyczką i jasnymi kędzierzawymi włoskami. Pensionarki, panie Nettingall, bywały w niedzielę o tej samej co my godzinie w katedrze, co wielce mą uwagę rozpraszało. W chórach słyszałem głos mej wybranki, a modląc się, zwłaszcza za królewską rodzinę, mimo woli wtrącałem jej imię. W domu od czasu do czasu, w napadzie czułości wołałem, o panno Shepherd”. Przez długi czas nie byłem pewien wzajemności, lecz w końcu łaskawe losy zbliżyły nas w czasie lekcji tańców. Panna Shepard była właśnie moją damą. Dotykałem jej rękawiczki i rozkoszne drżenie przebiegało mnie po ramieniu. Wprawdzie nie wyznałem jej mych uczuć, lecz rozumieliśmy się doskonale. Marzyliśmy tylko o sobie. Nie wiem już, jak to się stało, że mi ofiarował tuzin amerykańskich orzechów. Nie były one wcale wymownymi tłumaczami mych uczuć. Nie dawały się równo ułożyć w papierze i owinąć różową wstążeczką – Niełatwe były do zgryzienia, z trudnością nawet, zdawały się gnieść pomiędzy drzwiami, a zgniecione miewały smak, częstokroć jełki. Uznałem je jednak za godny mej wybranki i podarek. Nosiłem jej też biszkopty i pomarańcze. Raz pamiętam w przedpokoju, zdejmując z niej płaszczyk, udało mi się ją pocałować. O nieba! Nazajutrz z oburzeniem dowiedziałem się, że panna Netyngol! Kazała mej ukochanej stać w desce do prostowania nóg, ponieważ stawia je do środka. Jakżebym się mógł rozstać z panną Shepherd, ideałem mych marzeń, nie pojmowałem tego, a jednak stopniowo chłód jakiś powstał między nami. Doszły mnie wieści, jakoby panna Shepherd uskarżała się na moją natarczywość, i jakoby zwierzyła się, że się jej lepiej podoba młody Jones. Jones? Chłopak bez żadnych zdolności i zasług? Przepaść między nami pogłębiała się z dniem każdym. W końcu spotkałem raz na przechadzce pensję, panie Nettingall. Panna Shepherd dostrzegłszy mnie, skrzywiła się. Pomiędzy panami powstały chichoty. Tego już było nadto. To wystarczało do otrzeźwienia z miłości na całe życie, a zdawało mi się, że w grę wchodziło całe moje życie. W modlitwach moich w katedrze z pocztu królewskiej rodziny imię wiarołomnej wymazane zostało raz na zawsze. W szkole papiery moje poszły w górę. Odzyskałem spokój ducha, przestałem być grzeczny i nadskakujący dla panien z pensji, gdzie przebywała panna Shepard i nie zwracałbym na nie uwagi. Gdyby były stokroć jeszcze piękniejsze. Zacząłem lekceważyć lekcje tańców, oceniając je jako rzecz potrzebną chyba dziewczętom, które mogłyby zresztą tańczyć pomiędzy sobą i nie wciągać nas, chłopców, w tak płoche rozrywki. Natomiast ćwiczyłem się w łacińskiej poezji i zaniedbywałem sznurowadła mych bucików. Doktor Strong mówił publicznie o mnie, jako o pełnym nadziei uczniu. Pan Dick promieniał z radości, a ciotka przysłała mi pocztą całą gwinę Wtem... Na kształt ducha w magbecie wznosi się cień młodego rzeźnika. Kimże jest młody ów rzeźnik? Po strachem całej w Canterbury młodzieży. Mówią, że szpik wołowy, którym jakoby pomaduje włosy, niezwykłej użycza mu siły, że mało który mężczyzna mierzyć się z nim zdoła. Chłopak ten ma twarz płaską, czerwoną, kark potężny, umysł słaby, ale język wprawny. A używa go w szczególności do wyśmiewania i szkalowania uczniów doktora Stronga. Publicznie odzywa się, że gotów stanąć do walki z każdym z nas, a chociażby i ze wszystkimi razem. O niektórych, a w tej liczbie i o mnie, twierdzi, że jedną ręką obali ich na ziemię. Czyha na najmniejszych, aby ich targać za włosy, a mnie to już wyzywa na wszystkich rogach ulicy. Za wszystkie te obelgi postanowiłem ukarać go srodze. Było to w letni wieczór, na murawie, przy zakręcie muru. Spotkaliśmy się. Ze mną był poczet wybranych towarzyszy, za nim parę jemu podobnych, kilku młodych rzeźników, syn karczmarza i kominiarczyk jakiś. Poczyniono wstępne kroki, stanęliśmy, do walki na śmierć i życie. Pierwszy cios zapaśnika wymierzony w moje czoło był tak silny, że tysiąc świeczek zamigotało mi w oczach. Po chwili nie wiedziałem już gdzie mur, gdzie murawa, gdzie ja, a po drugiej chwili nie odróżniłbym już sam siebie od młodego rzeźnika, takim silnym i wściekłym spletliśmy się objęciem, turlając się po zmiętej murawie. Chwilami dostrzegałem mego wroga pokrwawionego, lecz natarczywego. Czasami czułem go nad sobą, to znów pod sobą, rzucałem się na niego, to on na mnie. W końcu przedsknąłem się niby ze snu ciężkiego, czując coś dziwnego w głowie i widziałem, jak zapaśnik mój oddalał się, nakładając kurtkę, triumfujący wśród pochwał syna karczmarza i kominiarczyka. Zrozumiałem, żem został zwyciężony. Odprowadzono mnie do domu w opłakanym stanie. Przykładano mi kompresy na oczy, obmywano octem i wódką. Nad ustami czułem wielkie białe wzdęcie, które swędziało, niemiłosiernie. Przez kilka dni musiałem leżeć z podbitym okiem, straszny, osłabiony. I czułbym się nieskończenie nieszczęśliwy, gdyby nie Agnieszka. Jak dobra siostra dotrzymywała mi towarzystwa, rozrywała, czytanie mi rozmową, że zaś posiadała me zaufanie, opowiedziałem jej całe to zajście z młodym rzeźnikiem. Zgodziła się na to, że powinienem był z nim walczyć. Chociaż opłakiwała szczerze następstwa walki. Czas płynął niepostrzeżenie. Adams nie był już pierwszym uczniem w szkole. Z tej to przyczyny, że szkołę opuścił od dawna, a gdy przybył w odwiedziny do doktora, mało go któryś z uczniów, oprócz mnie, pamiętał i poznał. Teraz, gdy miał zostać prawnikiem i adwokatem, zdziwiony byłem, że mi się wydawał mniej jakoś imponujący niż dawniej. Świat i życie. Nie odcisnęły na nim jeszcze swego piętna. Pusta przestrzeń, którą zapełnia tylko przesuwający się orszak poetów i historyków. I co dalej? Oto ja sam zostałem prymusem i patrząc z góry na młodszych, przypominałem sobie własne uczucia, gdym wstępował do szkoły i podziwiał dostojeństwo Adamsa. Zdawało mi się, że pomiędzy mną młodzieńcem a mną dzieckiem. Żadna nie istniała tożsamość, i na własne dzieciństwo moje, na własną przeszłość spoglądałem jak na coś obcego, co przeszło, minęło, jakby nie istniało nigdy. A i ta mała dzieweczka, którą poznałem w dniu przybycia do domu prawnika, gdzież się podziała? Znikła bezpowrotnie. Jej miejsce zastąpiła kobieta jak dwie krople wody podobna do wiszącego tam na dole portretu: Agnieszka. Miła moja siostra, przyjaciółka, towarzyszka lat dziecinnych. Ta, której słodki, kojący wpływ opromienić miał mi życie całe, z dziecka wyrosła na dziewczynę. Jakież zmiany zaszły we mnie samym, oprócz tych, że wyrósł, zmężniał, rozwinął się fizycznie i umysłowo. Nosiłem zegarek ze złotym łańcuszkiem, pierścionek na małym palcu lewej ręki i modną odzież. Oprócz tego zużywałem niesłychaną ilość pomady, co zapewne niezbyt mnie upiększało. Czyżbym znowu się kochał? Kochałem, bo się znów na zabój w starszej pannie Larkins. Nie była to już mała dziewczynka, lecz słuszna, czarnooka i czarnowłosa panna. Nie podlotek żaden. Nawet najmłodsza jej siostra od dawna przestała być podlotkiem, a cóż dopiero ta... Najstarsza z panien Larkins. Kto wie, czy nie dobiegała trzydziestki? Kochałem się w niej na zabój. Miłość ta nie była bez cierni, a cierniami tymi byli oficerowie. Znała się z nimi, niejednokrotnie widziałem, jak się zbliżali do niej na ulicy, gdy przechadzała się z siostrą. Czatowali nawet na zjawienie się jej kapelusza, a wiedzieć potrzeba, że w wyborze kapeluszy bywała wybredna i nosiła zwykle najmodniejsze. Rozmawiała z oficerami swobodnie i wesoło. Ileż sam straciłem czasu, chodząc po ulicach, by spotkać królowę mego serca. Dzień, w którym udało mi się ukłonić jej z daleka, uważałem za szczęśliwy. A com się nacierpiał. Nazgrzytał zębami w dniu balu, w dzień wyścigów. Wiedziałem, że tańczyć będzie z oficerami. A ja? Gdzież i w czym znaleźć mogłem ukojenie? Nie, nie było sprawiedliwości na świecie. Miłość pozbawiała mnie apetytu i prowadziła do rozrzutności. Na co dzień nosiłem najpiękniejszy mój jedwabny krawat, najlepszą odzież, a żadne chyba pod słońcem buty nie widziały tyle co moje werniksu. Wszystko co miało jaki bądź związek z najstarszą z panien Larkins było dla mnie świętością. Ojciec jej, mrukliwy, kwaśny gentleman z nieruchomym okiem, Wydawał mi się nieskończenie zajmujący i gdy nie udało mi się spotkać córki, pocieszałem się spotykając ojca, i rumieniąc się i bojąc zdradzić, witałem go, pytając o zdrowie jego i rodziny. Młodość moja była ciągłym przedmiotem mych rozmyślań. Lat siedemnaście, no nie był to wiek odpowiedni dla panny Larkins. Zresztą wkrótce dosięgnę lat dwudziestu i zostanę pełnoletnim. Co wieczór przechadzałem się pod oknami mieszkania tych pań, z widokiem wchodzących, wychodzących oficerów, wsłuchany w dolatujące z salonu szmery i dźwięki harfy, na której grywała niestety starsza panna Larkins. Czasami, nawet gdy się już wszyscy rozeszli i rodzina cała we śnie pogrążyła, krążyłem jeszcze wokół domu, starając się odgadnąć, które okno było oknem pokoju królowej moich myśli. Zdaje mi się, że domysły moje padały na okno sypialni samego pana Larkins. A gdyby tak nagle wybuchnął pożar. Zebrane tłumy stają przerażone. Ja sam przystawiam do okna drabinę, wspinam się i spośród płomieni wynoszę najstarszą pannę Larkins z potarganym włosem w bieli. Zapomniała czegoś w płomieniach, jakąś drobnostkę, kwiat zwiędły. Wspinam się powtórnie. Ginę. Miłość moja była najzupełniej bezinteresowna. Szczęśliwy, błysnąłbym raz w oczach kochanki i skonał. Mniej ponure, innym razem śniły mi się sceny. I tak ubierając się, co mi zabierało parę godzin czasu, na tańcujący wieczór do Larkinsów, wyobrażałem sobie, że się oświadczam pannie Larkins. Wyobrażałem ją sobie pochyloną na moim ramieniu i szepczącą we wzruszeniu: O, panie Copperfield – Czyż mogę temu wierzyć? Nazajutrz ojciec spotyka mnie i mówi: Mój panie, córka wyznała mi wszystko. Młodość pańska nie stanowi przeszkody. Daję wam dwadzieścia tysięcy i moje błogosławieństwo. Wyobrażałem sobie, co na to ciotka i pan Dick powiedzą. Jak mnie będą błogosławić, jak ten ostatni z doktorem Strongiem służyć mi będą za świadków przy ślubie. Nie byłem zarozumiały wszystko to jednak wydawało mi się chwilami bardzo naturalne i możliwe salon państwa Larkinsów napełniony był kwiatami muzyką światłem i z bólem to muszę wyznać oficerami królowała w nim ona odziana w niebieską szatę na włosach miała niezapominajki jak gdyby zapomniana być mogła było to pierwsze liczniejsze zebranie w jakim się znajdowałem czułem się nieco nieśmielony obcy wszystkim Przemówił do mnie sam tylko gospodarz domu, pytając o szkolnych kolegów. Miał, żeby zaprosić mnie po to, aby mi ubliżać? Stałem na boku przy drzwiach, chmurny i smętny, wodząc okiem za panią mego serca, gdy ta zbliżyła się z boskim, pytając mnie uśmiechem, czy tańczę. Drgnąłem i z głębokim ukłonem, z panią odrzekłem. Jak to? Z nikim innym? spytała. Z panią. Tylko z panią. Sprawi mi to największą przyjemność. Zaśmiała się, zarumieniła, zresztą zdawało mi się tylko może, że się zarumieniła, lecz to na jedno wychodzi. Dobrze, rzekła, lecz chyba następny taniec. Był to walc. Zbliżyłem się. Pan walcuje? Spytała niedowierzająco. Bo jeśli nie, to kapitan Bailey. Szczęściem walcowałem mi to wcale nieźle sprzątnąłem za maszyście moją tancerkę tuż sprzed przed nosa stojącego już przy niej kapitana musiałem go obrazić a co mi tam a ja czy nie byłem przed chwilą obrażony to wiem tylko żem na sali dźwięków zaniołem w objęciu, w rozkosznym marzeniu pływał w przestrzeni aż wreszcie znalazłem się w gabineciku na sofce tuż przy niej właśnie podziwiała kwiat który miałem w butonierce pąsową Pół korony kosztującą kamelię. Podałem ją jej, mówiąc wymagam za nią zapłaty, a cenie wysoko. Doprawdy zapytała. Jakiejże zapłaty? Kwiat z rąk pani posiada dla mnie cenę samej dżolkondy. <grym> zepsute z pana dziecko, od co? Podała mi kwiecie, które do ust przycisnąłem, i schowałem do kieszonki od kamizelki. Zaśmiała się i kładąc rękę na mym ramieniu rzekła. Niechże mnie pan teraz odprowadzi do kapitana Bailey. Rozmowa ta, taniec, wszystko pogrążyło mnie w rozkosznym marzeniu. Po niejakim czasie zbliżyła się znów do mnie, wsparta na ramieniu niemłodego już poważnego mężczyzny, który wieczór cały grał w karty. Oto, rzekła, z uchwały ów młodzian. Pan Chestle życzy sobie poznać pana, panie Copperfield. Wziąłem nieznajomego za przyjaciela rodziny i czułem się nader pochlebiony. Podziwiam dobry pański smak, mówił pan Chestel. Dobrze on świadczy o pańskiej przyszłości. Gospodarstwo wiejskie, a zwłaszcza chmiel, niezbyt zapewne interesują pana. Co do mnie jestem zawołanym hodowcą chmielu. I jeśli zdarzy się kiedy panu być w naszym sąsiedztwie, w sąsiedztwie Ashford, prosimy nas odwiedzić i zabawić u nas dłużej. Podziękowałem, uścisnąłem dłoń nowego znajomego, który wydał mi się wielce uprzejmy. Byłem jak w raju. Po raz drugi walcowałem z najstarszą panną Larkins. Powiedziała, że walcuje wybornie. Wróciłem do domu uszczęśliwiony, rozmarzony. We śnie jeszcze walcowałem, obejmując błękitny stanik mego bóstwa. Przez następnych dni kilka nie mogłem ochłonąć z wrażenia, lecz niestety. Nie pokazała mi się, gdym składał rodzicom jej wizytę. Ja ni razu nie spotkałem jej na ulicy. W niepowodzeniu tym pocieszał mnie tajemniczy, a wymowny zadatek mej przyszłości. Z rąk jej otrzymane kwiecie. Trotwood? – ozwała się raz po obiedzie Agnieszka, zgadnij, kto jutro wychodzi za mąż. Ktoś, kto ci się bardzo podoba. Wszak nie ty, Agnieszko. Ja Wzniosła oczy z nut, które przepisywała. Ojcze, słyszysz, co on mówi? Nie, nie ja, ale najstarsza z panien Larkins. W oczach mi pociemniało. Zaledwie miałem siłę spytać, czy za za kapitana Bailey? Wcale nie za kapitana, lecz za pana Chestel, hodowcę chmielu. Przez parę tygodni chodziłem jak struty. Zrzuciłem z palca pierścionek. Przestałem używać pomady, werniksu na buty i zacząłem oszczędzać odzież, płacząc nad zwiędłym, danym mi na balu przez wiarołomną pannę Larkin z kwieciem. Po dwóch tygodniach życie to pełne żalów znudziło mnie nieco, a że młody rzeźnik zrobił się znów natrętny i wyzywający, odbyło się powtórne nasze spotkanie. Tym razem zwycięstwo zostało po mojej stronie. Wyrzuciłem precz zwiędłe przez pannę Larkin z mi kwiecie. Pierścionek wprawdzie wrócił na mały palec lewej ręki, lecz bardziej umiarkowane używanie pomady zaznaczyło erę mego przejścia z siedemnastego w osiemnasty rok życia. Rozdział dziewiętnasty. Rozglądając się wokoło, robię pewne odkrycie. Nie wiem, czy zadowolenie, czy też smutek brał górę, gdy nadszedł czas. Opuszczenia na zawsze szkoły doktora Stronga. Dobrze mi tu było. Przywiązałem się do doktora i w szczupłym tym kole uważany byłem za osobistość. I ogólną cieszyłem się sympatią. Wszystko to wzmagało żal i na odjezdnym. Gdy z drugiej znów w strony nadzieja uzyskania niezależności pewnej i to wszystko, co w tym okresie życia pociągać, zwykło młodzieńca, napełniało me serce radością. A uczucie to było tak silne. Nadzieje przyszłości tak powabne, że zgłuszyły ostatecznie żal za przeszłością, od której odwracałem się nieodzownie. Rozstanie to nie wywarło na mnie tak silnego wrażenia jak inne rozstania. Byłem pełen nadziei. Młody, niedoświadczony rwałem się do życia jak do baśni czarownej, której koniec był daleki, a karty tajemnicze tak ponętne. Naradzałem się często z ciotką nad zawodem, jaki miałem obrać. Przez parę lat szukałem w głębi serca odpowiedzi na częstokroć ponawiane przez nią pytanie, czym chciałbym zostać. Nie poczuwałem się do żadnego szczególnego powołania. Tak, gdybym posiadał marynarskie wykształcenie, marzyłbym może o opłynięciu mórz wszelkich i odkryciu nowych lądów. W braku zaś potrzebnych na to środków pragnąłem jak najmniej i najkrócej pozostawać ciężarem ciotce. Pragnąłem jąć się jakiej bądź, byle uczciwej pracy. Pan Dick obecnym był zwykle na naszych naradach, lecz nie brał w nich czynnego udziału. Raz tylko nie wiem skąd przyszło mu na myśl i zaproponował, abym został płatnerzem. Lecz ciotka moja przyjęła tak kwaśno ten wniosek, że już się odtąd nie puszczał na niepewne wody i patrzył jej tylko w oczy, pobrzękując pieniędzmi. Wiesz co, trot? Rzekła raz ciotka około Bożego Narodzenia, gdybym już opuścił był szkołę. Ponieważ nie możemy ostatecznie na nic się jeszcze zdecydować, to aby uniknąć żalów ponie w czasie, powinniśmy postępować rozważnie. Nie śpieszmy tak bardzo nic nas nie nagli. Rozejrzyj się lepiej dookoła. Nie trzeba, abyś się na życie zapatrywał wyłącznie ze szkolnego stanowiska. Dobrze, ciotko, postaram się. Sądzę nawet, ciągnęła, że wylot z gniazda na szersze przestworze mógłby ci w tym względzie dopomóc znakomicie. Cóż byś powiedział o małej wycieczce w twoje rodzinne, na przykład strony? Chociażby do tej twojej piastunki, o tym pogańskim jakimś imieniu. Ciotka nie mogła wybaczyć Pegoty, jej imienia. Byłbym uszczęśliwiony, zawołałem. Tym lepiej, gdyż i mnie się ten zamiar podoba. Zresztą naturalną jest rzeczą, że cię to raduje. Naturalną i słuszną. A mam nadzieję, że cokolwiek byś przedsięwziął, pozostaniesz zawsze naturalny i rozsądny. Chciałbym, ciotko. Siostra twoja, Betsy Trotwood, byłaby niewątpliwie naturalną, rozsądną dziewczyną. Powinieneś być jej godny. Chciałbym być godny ciebie, kochana ciotko. Z tym już będzie mi bardzo dobrze. Może to i lepiej dla niej, rzekła, spoglądając z zadowoleniem na mnie, że biedna ta dzieweczka, matka twoja, nie żyje. Gotowa byłaby, widząc cię teraz, stracić do reszty głowę, jak gdyby niebodze pozostawało jeszcze co do stracenia. Ciotka miała we zwyczaju składać na matkę moją w chwili rozrzewnienia własną swą słabość. Jakże ty mi ją żywo przypominasz, dodała po chwili. Mam nadzieję, droga ciotko, że ci to jest przyjemne, rzekłem. Jak on mi ją przypomina, ciągnęła zwracając się do pana Dika. Taki taki samiuteńki, jaką była tego wieczoru. Jak gdybym ją miała tu przed oczyma. Doprawdy, spytał Pan Dick. A jednocześnie i do Davida, podobniusieńki. Lecz przede wszystkim życzę sobie, ciągnęła do mnie znów się zwracając ciotka. Życzę sobie, abyś był nie o fizyczne tu idzie zalety. Fizycznie jesteś sobie wcale niczego. Idzie o zalety moralne. Życzę tedy sobie, abyś był stanowczy. Miał wolę, tu potrząsnęła głową i zatarła ręce. Stanowczość, charakter. Jednym słowem, abyś nigdy niczym nie ulegał wpływom, o to czego ci z całego serca życzę, Oto czym powinni byli być oboje twoi rodzice, a wówczas wszystko poszłoby lepiej. Miałem nadzieję, że uda mi się może spełnić jej żądanie. Abyś stopniowo nauczył się sam radzić i na sobie polegać, ciągnęła ciotka. Postanowiłam wysłać cię na tę małą przejażdżkę bez żadnej opieki. Z początku chciałam uprosić pana Dika, aby ci z łaski swej towarzyszył, lecz rozmyśliłam się, lepiej niech tu pozostanie, by się mną opiekować. Pan Dick przez chwilę wyglądał na niezadowolonego, lecz wkrótce zaszczyt strzeżenia ciotki i udzielania jej opieki rozjaśnił pogodną jego twarz. Zresztą, kończyła ciotka, wzgląd na memoriał. Yy, zapewne przerwał pan Dick. Właśnie mam zamiar wykończyć tę pracę ostatecznie i natychmiast wysłać ją i wówczas zająknął się, namyślał. Toż to będzie dopiero Bigos, zawołał. Następstwem tej rozmowy było zaopatrzenie mnie w pokaźną wcale sumę pieniędzy i wyprawienie w drogę. Przy pożegnaniu ciotka zasypała mnie pocałunkami i dobrymi radami, mówiąc, że dla rozrywki i nabrania doświadczenia powinienem, czy to jadąc do Suffolk, czy wracając, zatrzymać się dni kilka w Londynie. Słowem, pozostawiała mi zupełną swobodę, zalecając tylko, abym był uważny, szanował zdrowie i regularnie co tydzień pisywał szczegółowe sprawozdania z mej podróży. Przede wszystkim tedy udałem się do Canterbury. W celu pożegnania Agnieszki, jej ojca, miałem jeszcze pokoi w ich domu i kochanego doktora. Agnieszka ucieszyła się bardzo widząc mnie i zapewniła, że smutno i pusto jest w domu bez mnie. A ja, rzekłem, pewien jestem, że nie potrafię dać sobie rady na świecie bez ciebie. Tak przywykłem polegać na tobie, we wszystkim być przez ciebie kierowany. Wszak każdy, kto się zbliża do ciebie, ulegać musi dobrym twym wpływom. Każdy, kto się zbliża do mnie, psuje mnie pochlebstwami i rozpieszcza, odrzekła z uśmiechem. Nie, nie tak. Tyś tak różna od innych, tak dobra, łagodna, cierpliwa, rozsądna. Ty, Agnieszko, zawsze we wszystkim masz rację. Mówisz, zaśmiała się wesoło, podnosząc oczy z nad roboty, jak gdybym była panną Larkins. O, nie żartuj, odrzekłem rumieniąc się na wzmiankę o pannie Larkins. Nie żartuj. Niczym nie zdołasz zachwiać mego zaufania i zawsze, w każdej trudności życia, jeśli tylko pozwolisz mi, będę uciekał się do ciebie, po pociechę lub radę, w każdej, gdybym się nawet zakochał. <grym> z łatwością ci to przychodzi, zaśmiała się znowu. Żartujesz z moich dziecinnych, uczniowskich zapałów. Odparłem rumieniąc się nieco, lecz wturując jej śmiechem. Ale czas płynie i nadejść może dzień, w którym zakocham się naprawdę. Wiesz co, Agnieszko? Dziwi mnie, że ty sama nie kochasz się dotąd w nikim. Spojrzała na mnie figlarnie. O, wiem, że tak jest, bo byś się przecież mnie zwierzyła. A co najmniej, dodałem, ujrzawszy nikły na jej czole rumieniec, mógłbym się łatwo domyślić. Prawda, że nie znam nikogo, kto wart byłby ciebie. I abym ja dał na to moje zezwolenie, trzeba, aby wybrany twój był najszlachetniejszym i najlepszym z ludzi. Odtąd będę zwracał baczne oko na wszystkich tych wielbicieli. I wymagający będę. Wymagający. Rozmawialiśmy tak swobodnie, poufnie, jak razem wzrosłe dzieci rozmawiać tylko z sobą mogą. Nagle Agnieszka podniosła oczy, zatrzymała na mnie wzrok jasny i spytała poważnie. Od dawna chciałam cię o coś spytać, Trotwood. O coś, o co nie mogę i nie chcę pytać nikogo innego. Czyś zauważył stopniową zmianę w mymojcu? ojcu. Zauważyłem i często myślałem o tym, czy ona to spostrzega. Twarz moja musiała mnie zdradzić, gdyż spuściła łzami zaszłe oczy. Powiedz mi, co myślisz, rzekła z cicha. Czy mogę być zupełnie i bezwzględnie szczery? Spytałem. Tak, odrzekła. Myślę, że źle tak wpływa na niego nauk który od przybycia mego tutaj powiększał się stopniowo. Ojciec twój jest bardzo często, tak mi się zdaje, zdenerwowany. Tak, rzekła smutnie. Ręce mu drżą, w mowie czasem się miesza, wzrok miewa błędny. Zauważyłem to od dawna i to także, że im mniej bywa sobą, tym częściej w takim stanie obarczany bywa interesami. Przez Jurajaha, rzekła Agnieszka. Tak przez niego. Dręczy go poczucie chwilowej nieudolności, a może strach przed tym, aby kto obcy tego nie spostrzegł, czy też, aby samemu się nie zdradzić, że się nie rozumie załatwianej sprawy. Nazajutrz bywa gorzej, musi szukać zapomnienia i tak, z dnia na dzień. Nie przerażaj się, Agnieszko, kochana. Muszę ci się przyznać, że pewnego wieczora zastałem go nad biurkiem płaczącego. Położyła mi szybko rękę na ustach a po chwili powitała wchodzącego do bawialnego pokoju ojca i zawisła na jego ramieniu. Nie zapomnę nigdy wyrazu jej twarzy, ani też wyrazu jego twarzy w tej chwili. Było w niej tyle dziecięcej tkliwości, taka wdzięczność za wszystko, co od niego doznawała, a w zwracającym się ku mnie spojrzeniu taka gorąca prośba o zachowanie dla niego przywiązania i szacunku, o współczucie. Niedawno jeszcze tak dumna była z niego teraz zbolała i polegająca na mnie najwymowniejsze słowa i prośby nie mogłyby mnie bardziej wzruszyć mieliśmy pójść tego wieczoru na herbatę do doktora udaliśmy się więc tam o zwykłej godzinie i zastaliśmy go przy kominku w gabinecie w towarzystwie żony i teściowej doktor który traktował moją wycieczkę tak jak gdybym co najmniej wyjeżdżał do Chin Przyjął mnie serdecznie, kazał dorzucić drew do ognia, aby, jak mówił, mógł się lepiej przypatrzyć swemu dawnemu uczniowi. Niewiele będę już nowych widział twarzy, mówił grzejąc przed ogniem ręce. Starzeję się, rozleniwiłem się, potrzebuję wygód, odpoczynku i od następnego półrocza mam zamiar pożegnać mych uczniów. O, mówisz to od lat dziesięciu, odrzekł pan Wickfield, ale teraz to już na pewno. Zdaję wszystko na najstarszego nauczyciela. Pilno mi już, pilno, to też wkrótce spiszesz odpowiedni kontrakt między nami. Dobrze nas opiszesz, co? Będę strzegł twych interesów, bo gotów byłbyś podpisać na siebie wyrok śmierci, mówił pan Wickfield. Gdybym zawsze takie miewał sprawy w moim zawodzie. Oddam się w zupełności, ciągnął doktor, memu słownikowi i tej wielkiej osłodzie mego życia. Annie. Pan Wickfield zwrócił wzrok na siedzącą z Agnieszką za herbatnim stołem żonę doktora, co ją wyraźnie zmieszało. Zdawało się, że zmieszanie to nastręczyło mu nową myśl. Nadeszły, widzę listy z Indii, zauważył po chwilowym milczeniu. A tak, są i listy od Meldona, odrzekł doktor. Czy tak? Biedaczysko, zawołała, potrząsając głową pani Merkelham. Co za klimat. Żyją tam jak na Saharze, pod rozpalonym kloszem, biedny chłopiec. Pomimo wyglądu, słabe to było stworzenie. Porwał się na czyn ponad siły, upewniam was, nad siły. Eni, duszko, musisz przecie doskonale pamiętać, że silny nie był, nigdy, nigdy. Tu powiodła wzrokiem dookoła. Od czasu jak oni, córka moja, dziećmi będąc, będą, schodzili z sobą pod ramię, wiem, że silny nie był. – Czym mamy wnioskować ze słów pani? spytał pan Wickfield. Że pan Meldon chory? Chory? On cierpi na tysiące dolegliwości. Więc zdrów nie jest. Ależ tak, mój panie, twierdziła zapalając się herod baba. Czy to pan za nic poczytujesz słoneczne porażenia, żółtą febrę, gorączki, zapalenia i tym podobne niebezpieczeństwa? Serce się kraje na samą myśl, jak tamten biedak cierpieć musi. Więc. Bardzo się uskarża? Spytał prawnik. Uskarża! Ofuknęła go pani Merkoham, potrząsając jednocześnie głową i wachlarzem. Nie znasz pan naszego kochanego Meldona, jeśli możesz przypuszczać coś podobnego. Uskarża się. Wcale nie, mój panie. Mógłbyś wbić go na pal i nie słyszeć z ust jego najlżejszej skargi. Ależ, mamo, wtrąciła pani Strong. Eni, kochanie, raz na zawsze prosiłam cię, abyś się nie wtrącała, gdy mówię, chyba jeśli masz to potwierdzić. Wiesz sama najlepiej, że kuzyn twój dałby się prędzej stratować czterem, co mówię, czterem, ośmiu, szesnastu, trzydziestu dwóch rozchukanym koniom, niż pisnąć słówko, mogące w czymkolwiek zakłócić zamiary i postanowienia twego męża. Tu obecnego prawnika raczej, wymawiał się przerażony doktor, to jest Myśmy to wespół z Wickfieldem ułożyli. Mówiłem zawsze w kraju czy za granicą. Co zaś do mnie wtrącił z powagą prawnik powiedziałem od razu i stanowczo za granicą, biorąc na siebie całą za to odpowiedzialność. O! Odpowiedzialność mówiła Herod baba nikt nie pociąga nikogo do odpowiedzialności. I każdy wie, kochany panie Wickfield, że się wszystko robiło w jak najlepszych, jak najpoczciwszych intencjach. Ale cóż? Biedaczysko nie ma sił, żeby wytrzymać piekielne życie, na to nie ma rady. Musi biedak umrzeć chyba, nie chcąc sprzeciwiać się postarowieniom doktora, a ja go znam i twierdzę, że umrze raczej sto razy, niż by się miał narazić doktorowi. Ależ droga pani, zawołał wesoło doktor. Nie pragnę niczyjej zguby i nie jestem znów tak uparcie przywiązany do raz powziętych zamiarów. Mogą one ulec zmianie. Jeśli zdrowie pana Meldona wymaga jego powrotu do kraju, poszukamy tu dlań odpowiedniego zajęcia. Słowa powyższe tak rozczuliły panią Merkelham, że nie było końca jej podziękowaniom i wychwalaniom wspaniałomyślności i dobroci zięcia. Kilkakrotnie całując brzeg swego wachlarza uderzała nim zięcia po ręku, wyrzucając córce, że nie umie dostatecznie okazać swej wdzięczności za tyle dobroci okazywanej towarzyszowi jej lat dziecięcych po czym zaczęła opowiadać nam o najrozmaitszych zasługach tego i wielu innych członków swej rodziny przez cały ten czas córka jej nie otworzyła ust i nie podniosła oczu przez cały też czas pan Wickfield nie spuszczał z niej oka sądził zapewne że nikt nie zwraca na to uwagi i zdawał się być pogrążony w myślach mających związek z żoną doktora spytał wreszcie, co i do kogo pisał Jack Meldon. Oto jego list, odrzekła pani Merkelham, sięgając ręką ponad głową doktora poleżącą na kominku kopertę. Oto, co kochany chłopiec pisze do samego doktora. Gdzież to? A, przykro mi, że muszę coś nadmienić o moim zdrowiu. Jedynej nadziei polepszenia zmuszony będę szukać w powrocie do kraju. A co? Wyraźnie, prawda? Ale do Eni, pisze jeszcze wyraźniej. Gdzie list do ciebie pisany, kochanie? Pokaż mi go. Nie teraz, mamo. Mówię ci duszko, że w niektórych razach jesteś najzabawniejszym pod słońcem stworzeniem. A gdy idzie o twą rodzinę? Nie chcesz nawet ust otworzyć i gdyby nie moje naleganie, nie powiedziałabyś nawet nikomu, żeś otrzymała list od Jacka. Takie masz zaufanie do niezrównanej dobroci twego męża. Dziwi to mnie bardzo. Lecz naturalnie, sama możesz najlepiej sądzić, jak ci wypada postępować. Lepiej ode mnie musisz znać męża. Nie było rady. Młoda kobieta dostała żądany list. Uważałem, że podając go ręka jej drżała. Zaraz oto jesteśmy mówiła Herod baba, przykładając szkło do oczu. Aha, właśnie. Wspomnienia dni minionych, droga moja Ani nie, to nie to miły stary proktor a cóż to znowu? Kto to Ani? Ach! Jakże Jack wyraźnie pisze, jaka jestem niedomyślna, nie żaden proktor, ale stary doktor. Wyraźnie stary doktor. Jaki ten Jack dobry, uprzejmy. Mówiąc to, posłała wachlarzem pocałunek doktorowi, który spoglądał po nas wszystkich z pogodnym swym uśmiechem. Aha, znalazłam. Ty ani ty nie zdziwisz się. A co, nie mówiłam przed chwilą, że nigdy nie był silny i że ani najlepiej to poświadczyć może? Nie zdziwisz się, że mi już sił nie staje pozostać tu dłużej. Zdecydowany jestem wziąć urlop jako chory, a jeśli się to nie uda, rzucić wszystko i wyrwać się stąd. Wyrazić i opisać nie potrafię, com tu przecierpiał. I to z racji tego oto najlepszego z ludzi, dodała składając list i wachlarzem przesyłając pocałunki doktorowi. Pan Wickfield, chociaż stara spoglądała na niego, nie rzekł ani słowa. Siedział zamyślony, z wlepionym w ziemię wzrokiem i tak pozostał, chociaż od dawna rozmowa toczyła się o innych przedmiotach. Od czasu do czasu, tylko zamyślony, podnosił badawczy wzrok to na doktora, to na jego żonę, to na nich oboje. Doktor lubił bardzo muzykę. Agnieszka miała głos ładny i dźwięczny, podobnie jak pani Strong. Śpiewały razem, grały na cztery ręce i mieliśmy prawdziwy koncert. Zauważyłem przy tym dwie rzeczy. Raz że chociaż żona doktora ochłonęła ze zmieszania chłód jakiś panował między nią a prawnikiem powtórę że ten ostatni zdawał się niechętnym patrzeć okiem na przyjaźń i poufałość istniejącą pomiędzy jego córką i panią Strong teraz to wyznać muszę po raz pierwszy wspomnienie tego co zaszło w domu tym w dniu odjazdu pana Maldona nabrało dla mnie znaczenia zmieszałem się i zasmuciłem w pięknej twarzy doktorowej dostrzegłem coś, co zaćmiło wywierane przedtem przez nią wrażenie niewinności. A patrząc na siedzącą tuż przy niej Agnieszkę, tak czystą, niewinną, szczerą, nie mogłem powstrzymać się od porównania tych dwóch kobiet i pomyślenia, że nie są istotnie dobranymi przyjaciółkami. Ale Agnieszka była tak swobodna i wesoła, towarzystwo tak przyjemne, że nam wieczór zeszedł niby chwila jedna. Pamiętam, jak się zakończył. Gdy Agnieszka na pożegnanie miała uścisnąć i ucałować doktorową, ojciec jej znalazł się pomiędzy nimi i niechcący jakby odtrącił córkę. W okamgnieniu, stojąc już w otwartych drzwiach, dostrzegłem wyraz twarzy, z jakim doktorowa spojrzała na prawnika. Nie wiem, jakim mi się wydał, lecz to pewne, że zostawił niestarte wrażenie, narzucając się wspomnieniom moim na zawsze i przysłaniając. Znany mi dawniej wyraz słodyczy w tej kobiecej twarzy. Zdawało mi się, gdy wracał do domu, że na spokojny dach doktora ciężka się jakaś suwa chmura. Cześć, którą miałem dla jego siwej głowy, zmieszała się z uczuciem współczucia dla niego, oburzenia i żalu dla tych, co go krzywdzą, nadużywając zaufania. Nie umiałem sobie jasno zdać sprawy, czego się mianowicie dlań obawiałem, co mu groziło, lecz powtarzam, Czułem, że wielki jakiś cień padał na miejsca, gdziem dzieckiem będąc uczył się i bawił. Odtąd nie z taką już, jak przedtem, przyjemnością myślałem o zamkniętych przez lat dziesiątki trwających w zadumie liściach aloesu, o tej gładkiej puszystej smuze murawy, otoczonej kamiennymi urnami, po której stąpał spokojnie strąg, gdy nad nim i nad tym wszystkim grały w powietrzu katedralne dzwony cichy przybytek dni mego dzieciństwa zbezczeszczono w moich oczach a wichrom na pastwę wydano spokój i cześć miejsc tych Nazajutrz rano opuszczałem stary dom prawnika który Agnieszka niby dobry duch napełniała tchnieniem zbawiennych wpływów wiedziałem że wrócę tu nieraz jeszcze nieraz głowę złożę pod gościnnym dachem czułem jednak dom ten opuszczając jako jego stały mieszkaniec że się żegnam stanowczo z jakąś niepowrotną cząstką przeszłości i z ciężkim sercem pakowałem książki i rzeczy moje. Żal mój kryłem przed Jurajachem, pomagającym mi pakować się z usłużnością i gotowością dającą mi do myślenia, że go odjazd mój cieszy. Zagnieszką i jej ojcem pożegnałem się zachowując męski spokój. Po chwili znalazłem się w dyliżansie londyńskim. Gdym przejeżdżał przez miasto, tak mi serce rozmiękło, żem miał nawet chętkę, by przesłać ukłon i pięć szylingów na piwo memu zaciętemu wrogowi, rzeźnikowi. Wyglądał jednak tak srogo, szorując wielki kloc przed wejściem do sklepu, a wybity przeze mnie ząb przedni tak mało upiększał uśmiech jego szerokich ust, żem się powstrzymał od zbyt przyjaznych oznak. Zajęty byłem, pamiętam, przede wszystkim robieniem z siebie starszego, i wydobywaniem w rozmowie jak najgrubszych, najostrzejszych tonów z piersi. Sądziłem, że nada mi to cechy dojrzałości. I pani czy jedzie? spytał mnie woźnica. Tak, Williamie, odrzekłem, bo znałem go. Jadę do Londynu, stamtąd zaś pojadę do Suffolk. Polować? spytał. Pewien wprawdzie byłem, że o tej porze roku będę się raczej zajmował rybołówstwem. Odpowiedziałem jednak z wahaniem, pochlebiony pytaniem woźnicy – nie wiem sam, czy się zdecyduje na polowanie. Słyszałem, że ptactwo teraz bardzo płochliwe, zauważył woźnica. Zapewne, odrzekłem. Czy Safolk jest pańskim rodzinnym miejscem? Tak jest, odrzekłem z poważną miną. Safolk jest rodzinnym moim miejscem. Słyszałem, że tam robią wyborny pieróg z jabłkami, zauważył William. Chociaż nic o tym nie wiedziałem, czułem się w obowiązku potwierdzić dla podtrzymania dobrej sławy rodzinnego mego kraju. A konie ciągnął William. Jakie to bestie! Koń z Suffolk na wagę złota. Czy pan hodował konie? Nie, to jest niezupełnie, odrzekłem. Ten tam za nami siedzący gentleman hoduje ich całe stada. Wskazany jegomość był zezowaty. Z wystającym podbródkiem w wysokim, białym, owąskim brzegu kapeluszu, w ciasnych pantalonach i zapiętych na guziki kamaszach. A podbródek jego znajdował się w tak bliskim sąsiedztwie ramion Woźnicy, żem czuł jego oddech na mych włosach. Obejrzałem się ciekawie. A co, prawdę mówię? spytał go Woźnica. Co czy prawda? odrzekł. No, że pan hodujesz całe stada tych koni. Tak sądzę. Odrzekł jegomość. mość. psy i konie. Są ludzie, którzy się kochają w psiarni i stadninie, którym psy i konie starczą za żywność, żonę, rodzinę, zaczytanie, pisanie, arytmetykę, cygara, tabakę, za sen nawet. Źle się złożyło, że taki znawca koni siedzi w głębi dyliżansu. Szepnął mi na ucho woźnica, popędzając konie. Domyśliłem się w tej uwadze, ukrytej przymówki. Oświadczyłem, że chętnie zamienię z panem tym miejsce. Dobrze, jeśli pani czowi, wszystko jedno, odrzekł William, istotnie byłoby to prawidłowiej. Wypadek ten uważałem zawsze za pierwszy fałszywy krok w życiu. Kupując bilet, napisano mi na nim miejsce na koźle, za co dopłaciłem pół korony konduktorowi. Zostałem owinięty w płaszcz i pled i czułem się jak gdybym był szyldem dyliżansu dopóki mnie na pierwszym postoju nie zaćmił ten jakiś obdartus cuchnący stajnią a który wskakując potrącił mnie i niemal spłaszczył rozciągając się na siedzeniu drobny ten wypadek powiększył jeszcze niewiarę w samego siebie która mnie nieraz dręczyła w wielkich i małych rzeczach próżno zdobywałem się na powagę z piersi i z gardła wydobywałem najgrubsze najostrzejsze tony Czułem się na każdym kroku poniewierany jak młokos. Niemniej jednak doznawałem ciekawego wrażenia, spoglądając z ławki ciągnionego przez cztery konie dyliżansu na okolicę, którą przebiegłem niegdyś pieszo. Każdy widok, każdy zakręt drogi budził we mnie wspomnienie. Z góry przyglądałem się włóczęgom znanym mi i niegdyś tak przerażającym drabom. A gdy niektórzy podnosili wzrok na nas, zdawało mi się, że znów czuję pewną silną pięść na chustce u mej szyi. Gdyśmy przejeżdżali przez wąskie uliczki w Chetham, wychyliłem się, aby zajrzeć w zaułek, gdzie mieszkał potwór, któremu sprzedawałem surducik, i odwróciłem głowę, aby rzucić spojrzenie na kamień pod murem, gdzie w cieniu i na słońcu przesiedział godzin tyle wyczekując na pieniądze. Kiedyśmy się zbliżyli do Londynu, Mijaliśmy Salem House, gdzie rządzić jeszcze musiała żelazna dłoń pana Crickle. Ileż dałbym za prawo i możność wypuszczenia spoza tych ciężkich murów wszystkich uczniów niby ptaki składki i unicestwienia gnębiącego ich tyrana. Zatrzymaliśmy się w zbutwiałym jakimś zajeździe pod Złotym Krzyżem w dzielnicy Charing Cross. Kelner wprowadził mnie do kawiarni, a pokojówka powiodła do numeru, który miałem zająć a w którym czuć było stęchlizną i pobliską stajnią. Czułem się ciągle bardzo upokorzonym moją młodością. Wiedziałem, że nikt nie dba o mnie. Pokojówka nie zwracała najmniejszej chociażby uwagi na moje wezwanie. Kelner zaś spoufalił się od razu, aż do udzielania mi rad. I cóż, spytał, panicz każe sobie podać na obiad. Młodzi ludzie lubią zwykle ptactwo. Co? Może kurczątko? Powiedziałem mu, strojąc się w powagę, że nie mam ochoty na kurczęta. – Ta, – odrzekł. – Zwykle młodzi ludzie przejedzeni bywają w szkołach wołowiną i cielęciną. A no co, może kotlecik cielęcy? Zgodziłem się na kotlet, gdyż nic mi innego nie przychodziło na myśl. – Czy z kartoflami? – pytał, uśmiechając się i przechylając głowę. – Tacy młodzi paniczowie, syci zwykle bywają kartofli. Kazałem najgrubszym, na jaki się zdobyć umiałem, głosem – Podać sobie kotlety z kartoflami i spytać, czy nie ma czasem jakiego listu na nazwisko Trotwood Copperfield. Wiedziałem wprawdzie doskonale, że listu żadnego nie ma, lecz sądziłem, że to podniesie mą powagę. Służący wrócił oświadczając, że listu nie ma i począł nakrywać do stołu przy kominku, pytając przy tym, co sobie za napój podać każe. Na odpowiedź, że żądam butelkę sherry, począł do butelki zlewać pozostałości rozmaitych flaszek i karafek. Widziałem to doskonale, chociaż czytałem gazety, ale chociaż widziałem i czułem przedziwny smak napoju, nie mającego nic wspólnego z zagranicznym winem, piłem jednak, milcząc. Wpadłszy w dobry humor, stąd wnoszę, że trucizna dość przyjemnie działa w pewnych chwilach. Postanowiłem iść do teatru. Wybrałem sobie teatr w Covent Garden. Grano Juliusza Cezara i nową pantomimę. Widzieć tych wspaniałych Rzymian których znałem dotąd z martwych, nudnych lekcji, żywych, chodzących i działających ku mojej rozrywce, sprawiało mi najżywszą i całkiem nową rozkosz. Tajemniczość i aktualność zarazem scenicznego przedstawienia, wrażenie poezji, świateł, muzyki, publiczności, szybkie i zadziwiające zmiany dekoracji działały tak silnie na mą wyobraźnię, że kiedy wyszedłem o północy z teatru i znalazłem się wśród dżdżu na ulicy, Zdawało mi się, jakobym z obłoków, gdziem przeżył wieki w śnie uroczym, spadł na poziomy świata obłoconego, zszarganego, skąpo rozświeconego mętnymi latarniami, pokrytego parasolami, zapełnionego turkotem kół, wstrętnym ulicznym gwarem. Wyszedłem z teatru innymi, niżem był wszedł drzwiami, i stałem tak chwilę ogłuszony. Niby istotnie spadły z nieba. Popychanie tłoczącej się publiczności otrzeźwiło mnie. Wracałem do hotelu pomału, rozmarzony tym, co widział. W restauracji kazałem podać sobie porteru i ostryk i długo jeszcze, siedząc przed ogniem, marzyłem, a tak przejęty byłem dramatem i własną moją przeszłością, co mi się dziwnie jakoś plątała w dramatycznych tych formach, że nie potrafiłbym powiedzieć, czy we śnie? czy w rzeczywistości i w jakiej mianowicie chwili zjawiła się przede mną postać dorodnego, pięknego, z smakiem odzianego młodzieńca. Zachowywał się z dobrze mi znanym, swobodnym i wytwornym lekceważeniem. Patrzyłem nań jak przez sen, rozmarzony, bojąc się najlżejszym ruchem spłoszyć w pół jasne to widzenie. Powstałem wreszcie przez wzgląd na kelnera przecierającego oczy, Poziewającego, wyłamującego sobie palce i dającego tym podobne oznaki senności. Przechodząc koło nowo przybyłego, spojrzałem nań bliżej. Zwróciłem się, spojrzałem raz jeszcze. Nie poznał mnie, lecz ja go poznałem. W innej chwili zabrakłoby mi może odwagi zaczepić go. Odłożyłbym to do dnia następnego i rozminąłbym się z nim, na zawsze zapewne. Lecz w tej chwili, gdym rozmarzony był wszystkim, co wielkie i dobre, wspomnienie opieki, jaką był mnie niegdyś otoczył, przyspieszyło bicie mego serca zalanego całą dawną, gorącą, wdzięczną przyjaźnią. Steerforth! zawołałem. Spojrzał na mnie pięknym, znanym mi spojrzeniem. Nie, nie poznawał mnie. Nie przypominasz mnie sobie? rzekłem. Ha! Zawołał nagle. Mały Copperfield. Uściskałem mu obie ręce. Gdybym się nie wstydził i nie bał się go, rzuciłbym mu się na szyję i rozpłakał na głos. Co za szczęśliwy traf, co za szczęśliwy traf, mówiłem. Jakże miło mi spotkać cię, Steerfordzie. A i mnie nie mniejszą sprawia to przyjemność, mówił, ściskając mi silnie ręce. Dobry mój, stary, no, no nie bądźże tak wzruszony, no. Otarłem mu łzę, której powstrzymać nie zdołałem. Widziałem, że mu istotnie wzruszenie moje, pamięć, niezmienne przywiązanie miłe być musi. Roześmieliśmy się obaj, raz jeszcze uściskali i usiedli obok siebie. Opowiedz mi teraz, jakim się tu znalazłeś trafem, rzekł Steerforth, uderzając mnie po ramieniu. Przyjechałem dziś dyliżansem z Canterbury. Mieszkająca tam ciotka zaopiekowała się mną. Właśnie skończyłem szkoły, ale ty, Steerforcie! Jakim się znalazłeś trafem? Ja? Jestem studentem Oksfordskiego Uniwersytetu. To jest, muszę się tam od czasu do czasu zanudzać na śmierć. Obecnie jadę do domu, do mojej matki. Wiesz co, mały? Diabelnie mi ładnie wyglądasz. Ten sam, co dawniej Copperfield. Zawsze ten sam, poczciwy. Nie zmieniłeś się. Jednak to ja poznałem cię pierwszy, od razu, rzekłem. Ale bo i zapomnieć ciebie niepodobna. Zaśmiał się, przeciągnął dłoń po błyszczących kędziorach włosów. Widzisz, no, mówił, spełniam obowiązkową wizytę. Matka moja mieszka niedaleko, ale za miastem. Że zaś drogi są niepewne, a w domu niezupełnie wesoło, wolałem spędzić wieczór w mieście i tu przenocować. Kilka godzin przewałęsałem się po ulicach i przeziewałem w teatrze. Ja też byłem w teatrze. W Covent Garden. Co za przepyszne przedstawienie. Steerforth zaśmiał się na głos. – Ach, mały ty mój Davy – zawołał, uderzając mnie po ramieniu. – Pierwiosnek z ciebie, pierwiosnek. Pierwsze w rosie na słońcu rozwierające się listki nie będą wrażliwsze i świeższe od ciebie, mój mały. I ja byłem w Covent Garden. Co za nudy! – Hola, chłopiec! – przypatrujący się nam z dala z uszanowaniem kelner podskoczył. – Gdzie żeście ulokowali mego przyjaciela, pana Copperfielda? – spytał Stierford. Co pan rozkaże? Pytam, gdzieście ulokowali tego pana? Kelner zmieszał się. Pod czterdziestym czwartym numerem, odrzekł. A, łotry! zawołał Steerforth. Wsadzić go do tej nory nad stajniami. Nie wiedzieliśmy, jąkał się kelner. Pan zresztą sam nie sprzeciwiał się, ale natychmiast przeniesiemy pod numer siedemdziesiąty drugi, właśnie obok pana. Przenosić mi natychmiast! rozkazał Steerforth. Kelner wybiegł, a przyjaciel mój śmiał się jeszcze długo na samą myśl, że mi mogli dać taką norę. Zaprosił mnie na zajutrz, na dziesiątą, na śniadanie, z czego się bardzo ucieszyłem, że zaś już późno było. Zagasiliśmy świece i rozeszliśmy się na spoczynek. Pokój, do którego przenieśli mnie, był obszerny, pełen powietrza, wygodnych sprzętów, z ogromnym, szerokim łóżkiem, na którym wśród nieskończonej ilości poduszek i kołder usnąłem, marząc o starym Rzymie. Jego bohaterach, przyjaźni, Stierforcie. Nad rankiem odjeżdżające spod bramy dyliżanse zmieniły nieco sny moje. Śnili mi się bogowie i ich gromy. Rozdział dwudziesty. Rodzina Stirforta. Gdy o ósmej pokojówka zapukała do drzwi, oznajmiając, że zostawia przy nich ciepłą wodę do golenia, zarumieniłem się po uszy na samą myśl, że mi się jeszcze nie golił. Wyobrażałem też sobie, jak się musiała śmiać psotnica Spełniając u drzwi moich tę czynność To też kiedy musiałem przechodzić koło niej schodząc na śniadanie Czułem się zmieszany i zażenowany Wolałbym nawet wcale nie przechodzić tamtędy I pozostawić ją ze szczotką A samemu spoglądać przez okno Na przechodzący ulicą wśród tłumu wozów i pieszych pułk ułanów Na nieszczęście kelner oznajmił, że śniadanie na stole Stirford oczekiwał mnie nie w restauracji, ale w gabineciku z czerwonymi portretami, tureckim dywanem, nakrytym i połyskującym od szkła i srebra stoliczkiem, z wielkim, na kominku płonącym ogniem i okrągłym lustrem, w którym się to wszystko odbijało. Czułem się z początku nieco zmieszany. Imponowała mi śmiałość, swoboda Stirforta, posiadającego nade mną tyle, nie wyłączając wieku, przewagi. Wkrótce jednak Przyjacielskie jego zachowanie zatarło to wrażenie. Nie mogłem się też dość nadziwić zaszłym w samym zajeździe zmianom. Wczoraj jeszcze wszystko, co widział, było brudne, zakurzone. Dziś zaś połyskujące, wytworne. pieszkła gdzieś niepowrotnie poufałość kelnera. Wyprostowany, poważny czekał u drzwi na nasze skinienie. A teraz, Copperfieldzie, rzekł, gdyśmy pozostali sami, Steerforth. Opowiedz mi, jak ci się obecnie wiedzie i twe na przyszłość widoki. Wszystko to interesuje mnie i obchodzi, jak gdybyś był moją własnością. Uszczęśliwiony tym nowym dowodem jego przyjaźni, opowiadałem mu o sobie. Z kolei przyszło do obecnej dozwolonej mi przez ciotkę wycieczki. Masz, jak widzę, sporo czasu przed sobą, zauważył Steerforth. Wiesz co? Jedź ze mną na parę dni do Highgate. Co? Dobrze? Ręczę, że polubisz moją matkę. Próżna i słaba, gdy idzie o mnie, lecz ty jej to wybaczysz. Pewien też jestem, że się jej spodobasz. Chciałbym w to wierzyć, odrzekłem z uśmiechem. O, rzekł Steerforth, każdy, kto mi sprzyja i przychylnym patrzy na mnie okiem, zdobywa sobie tym samym sympatię mej matki. W takim razie posiądę ją w zupełności, odrzekłem. Oto właśnie spróbuj nalegał. Prosto stąd pójdziemy przypatrzyć się lwom. Warto by je zobaczył, taki nowicjusz jak ty. Potem udamy się do Highgate. Zdawało mi się, że wszystko to snem jest tylko. I bałem się, budząc, znaleźć się znów pod numerem 44 lub w restauracji naprzeciw poufałego fagasa. Po napisaniu listu do ciotki i opisaniu jej mego spotkania z dawnym towarzyszem i przyjacielem, jako też oznajmieniu, że się do niego na parę dni udaje, dorożką pojechaliśmy oglądać lwy, panoramę, Muzeum i inne osobliwości. Przy czym podziwiałem rozległość posiadanych przez mego przyjaciela wiadomości. Musiałeś skończyć szkoły z odznaczeniem, zauważyłem. Ja z odznaczeniem? Zaśmiał się. Ach, mój ty pierwiosnku. Wszak pozwolisz, że cię tak przezwę. Najchętniej. A to dobre. Śmiał się. Z odznaczeniem. Ależ ja się wcale o to, mój drogi, nie ubiegam. Uważam, że jak dla siebie... Aż nadto już jestem uczony. Ale sława począłem. Romantyku, pierwiosnku, i cóż mi po oklaskach półgłówków? Niech się o to ubiegają inni. Każdemu ustępuje z pola. Przykra mi była moja pomyłka i chciałem nadać inny tok rozmowie. Nie było to trudne ze Steerfortem, przeskakującym łatwo z tematu na temat. Zjedliśmy przekąska, a krótki dzień zimowy miał się ku końcowi gdyśmy dojechali do starego, murowanego domu, stojącego na szczycie wzgórza w Highgate. Na prógu spotkała nas niemłoda, z piękną jeszcze twarzą i dumnej postaci kobieta, która pochwyciła przyjaciela mego w objęcia, nazywając go najdroższym swym Jamesem. Damie tej Stirford przedstawił mnie, jako swej matce, powitała mnie uprzejmie. Dom był dystyngowany, ale cichy i staroświecki. Z okien pokoju, który zająłem, ujrzałem w oddali Londyn, ścielący się na kształt mgły gęstej, przerywanej drżącymi światełkami. Zaledwie miałem czas przebrać się i rozejrzeć w poważnym staroświeckim umeblowaniu komnaty, w wyszywanych, może ręką samej gospodyni domu, za jej dni panieńskich robótkach, rzucić okiem na ołówkowe szkice dam w upudrowanych perukach, oświetlone płonącym na kominku ogniem, gdy wezwano mnie do stołu. W sali jadalnej, zastałem drugą jeszcze kobietę, niską, ciemnowłosą, niezbyt pociągającą, chociaż wyglądającą dobrze, która pochłonęła całą moją uwagę. Dlatego może, że była niespodziewanym zjawiskiem? Może, żem siedział naprzeciw? Może, że istotnie było w niej coś godnego uwagi. Brunetka z błyszczącymi czarnymi oczyma, szczupła, miała bliznę na wardze... Dawną jakąś dawno zagojoną bliznę, ciągnącą się od górnej wargi w dół ku brodzie, teraz i w oddaleniu, w jakim siedziałem od niej, ledwie, jak to już mówiłem, około ust widoczną. Wydała mi się, jakoby dościgła trzydziestki, lecz nie straciła zupełnie nadziei za mąż pójścia. Było w niej coś zwiędłego, niby w od dawna na sprzedaż wystawionych domach. Szczupła, trawiona może wewnętrznym jakimś ogniem, który teraz. Zbiegł się cały w jej głębokich oczach. Przy przedstawieniu usłyszałem nazwisko Dertle, Lecz Steerford i jego matka nazywali ją różą. Dowiedziałem się, że jest od dawna towarzyszką matki Stirforda. Zdawało mi się też, że mówiąc, nie mówiła nigdy wprost tego, co chciała powiedzieć, nadużywając zapytań lub bawiąc się w zdziwienie, gdy na przykład pani Stirford wyraziła półżartem, raczej obawę, że syn jej dokazywać musi w uniwersytecie. Panna Dartle zawołała. Doprawdy? Ale co to jest dokazywać? Jestem bardzo niedomyślna. Do czegoż uniwersytety służyć mogą? Do uczoności i obrania praktycznego jakiego zawodu odrzekła chłodno pani Stirford. A, tak, nie pomyślałam o tym. Proszę mnie sprostować, jeśli się mylę. Czy tak, istotnie? Co, czy tak? spytała pani Stirford. O, teraz wiem, co to miało znaczyć. Jestem w domu. Oto do czego prowadzą wyjaśnienia, teraz nie zgodzę się już nigdy na to, aby życie uniwersyteckie miało być jednoznacznikiem rozrzutności i lekkomyślności. I słusznie, zauważyła pani Stirford, Opiekun mego syna jest człowiekiem poważnym i jeśli nie na Jamesie, to na nim polegać mogę w zupełności. Doprawdy, w zupełności powtórzyła panna Dartle. Człowiek poważny i sumienny. Istotnie sumienny? Takie jest moje przekonanie. Zauważyła starsza dama. Bardzo, bardzo szczęśliwie, sumienny. A może. Ależ nie, on musi być sumienny. Uspokaja to mnie najzupełniej, podnosi go w mym mniemaniu nieskończenie. W ten to sposób wyrażała wszelkie zdania sprzeczne, najczęściej z wyrażonymi poprzednio i mieszała wyznać musiałem samego Steerforta Przed zakończeniem obiadu pani Stirfor. Rozpytywała mnie o projektowaną mą do Suffolk wycieczkę. Skorzystałem z tej sposobności, aby oświadczyć, jak gorąco pragnąłbym, aby mi przyjaciel mój mógł towarzyszyć. A opowiadając o starej mej piastunce i jej rodzinie, przypomniałem mu rybaka, którego spotkał raz w Salem House. – A, ów jegomość z synem pamiętam – zawołał. Był to jego bratanek, odrzekłem, którym się iście po opiekował. Pan Peggotty ma nadto prześliczną bratanicę, którą się też po ojcowsku opiekuje. Słowem, dom ten, raczej łódź, w której na lądzie mieszkają, przepełniona jest korzystającą z jego dobrodziejstw rodziną. Ręczę, że cała rodzina zaciekawiłaby cię nieskończenie. A może? zawołał Steerforth. Sądzę, że istotnie wycieczka podobna byłaby mi na rękę. Nie licząc już, że byłbym z tobą, poczciwy mój Davy. Zabawiliby mnie i ci tam ludzie. Serce mi zapukało żywiej. Panna Dartle, która bacznie przyglądała się nam w czasie tej rozmowy, przysłoniła oczy czarnymi rzęsami. Ach, jakie to ciekawe, zawołała. Więc cóż to za ludzie? Co? spytał Stirford, Jacy ludzie? A ci tam Chciałabym wiedzieć, czy istotnie są innego rodzaju. niż my. dokończył chłodno Steerford. To chciałaś powiedzieć. Innego. Nie tak jak my tu jesteśmy wrażliwi. Nie tak jak nas tu łatwo ich lada czym dotknąć i obrazić. Muszą to być bardzo poczciwi ludziska. Tak przynajmniej niektórzy utrzymują. I wcale nie mam ochoty temu zaprzeczać, lecz nie są najpewniej wytworni a grube ich naskórki nie tak łatwo dają się przeciąć i zranić. Czy tak? Mówiła panna Dartle. Nie wiedziałam do prawdy. I miło mi dowiedzieć się o tym. Jest w tym istotnie coś pocieszającego. Więc nie czują oni wówczas, nawet gdy cierpią? Przeciwni ludziska. Czasem, kiedy myślałam o podobnych tam ludziach, zdejmował mnie wielki niepokój. Teraz już będę zupełnie spokojna. Człowiek dopóki żyje, dopóty się uczy. Wyznaję, miałam niejakie w tej mierze wątpliwości, lecz te zostały teraz rozproszone najzupełniej. Co to jest pytać i dowiadywać się? Sądziłem, że to, co dopiero mówił Steerforth, powiedziane było żartem lub dla podrażnienia panny Dartle i pewien byłem, że się do tego przyzna, gdyśmy po odejściu pań sami pozostali. Nie mówił jednak wcale na ten temat, tylko spytał mnie, jak mi się panna Dartle podoba. Musi być bardzo inteligentna, odrzekłem. Inteligentna? ba, zawołał. Każdego przyprze do muru. Każdego oszalbieży. Jak i sama siebie oszalbieżyła. Zgryzła do szczętu. Ah! Brzytwa. Dziwną masz ramę nad ustami. Steerforth spochmurniał, spuścił głowę. Mniejsza z tym, rzekł. Moje to dzieło. Przypadkiem! zawołałem. Nie. Nie przypadkiem. Małym jeszcze byłem chłopcem, rozdrażniła mnie, ciśnąłem w nią młotkiem. Co? Lala był ze mnie chłopak. Zuch, co? Przykro mi było, żem wywołał tak niemiłe wspomnienie. Było już za późno, by się wycofywać. Odtąd pozostała jej ta blizna, ciągnął. Nie rozstanie się z nią do wiecznego spoczynku, zresztą wątpię, czy gdziekolwiek i kiedykolwiek, bodaj w grobie, spocznie. Matkę straciła w dzieciństwie, ojciec jej, daleki krewny mej matki, umarł też. I matka moja, będąc już wdową, wzięła ją na stałą swą towarzyszkę. Z ojcowizny zostało jej parę tysięcy, od których procenty dokłada co roku do kapitału. Oto życiorys, panny Róży, Dartle. Pewien jestem, że cię kocha jak brata, zauważyłem. Hm, mruknął patrząc w ogień. Nie każdy brat kochany bywa i nie każde kochanie. Ależ Copperfieldzie, nie pijesz, jak widzę. Wychylmy kieliszek na cześć pierwiosnków w twoje ręce, a drugi na cześć lili, co nie sieją i nie przędą w moje. Smutny uśmiech błąkający mu się na ustach znikł z tymi słowy i powróciła zwykła swoboda. Gdyśmy zasiedli do herbaty, z zajęciem przypatrywałem się bliźnie na twarzy panny Darto. Zauważyłem, że był to najwrażliwszy rys jej twarzy. Najpierw bladł, gdy bladła, na kształt tych znaków pisanych niewidzialnym atramentem, które występują na papierze przy zbliżeniu go do ognia. W czasie małego zajścia, jakie miała z przyjacielem moim przy grze w triktraka, przez chwilę zdawało mi się, że doprowadzona jest do wściekłości, a wówczas blizna wystąpiła niby napis stary na oświeconej nagle ścianie. Nie dziwiło mnie bynajmniej wielkie przywiązanie pani Steerforth do syna. Zdawało się, że jest niezdolną myśleć lub mówić o czymś innym. Pokazywała mi medalion z jego miniaturą z lat dziecinnych. Był tam pukiel puszystych dziecięcych włosów. Pokazywała mi portret z lat, w którym go poznałem, i trzeci taki, miniaturę, jakim był w obecnej chwili, którą na piersiach nosiła. W biureczku, przy kominku tuż obok fotela, na którym zwykle siadywała, złożone były wszystkie listy, jakie kiedykolwiek pisywał do niej. Chciała mi przeczytać niektóre, co by mi zresztą wielką zrobiło przyjemność, lecz syn sprzeciwił się temu. Poznaliście się w szkole pana Crickle, jak mi opowiadał syn, rzekła siedząc ze mną przy jednym stole, gdy przy drugim syn nie grał z panną Dartle w trik Przypominam sobie, że mi syn opowiadał o młodszym towarzyszu, z zapomniałam była tylko nazwiska. Zapewniam panią, odrzekłem, że mlepszego... lepszego, Wspaniałomyślniejszego nie miał towarzysza. Zginąłbym, gdyby nie opieka, jaką mnie syn pani wsparł i otaczał. Dobre, szlachetne dziecko, odrzekła z dumą pani Steerford. Potwierdziłem to z zapałem. Wierzyła w szczerość moją i w obejściu ze mną odstępowała ją, cechująca ją zwykle wyniosłość. Szkoła ta nie była wcale odpowiednia dla mego syna. Mówiła. Lecz w owym czasie niektóre względy wpłynęły na ten tak z pozoru niestosowny wybór. Charakter mego syna wymagał, abyśmy go powierzyli człowiekowi uznającemu jego wyższość, a jednak nie ulegającemu. Mu. Słowem człowiekowi twardemu, takiemu, jakim był właśnie pan Crickle. Znałem go. Pamiętałem, jak miękł wobec Steforta. A jednak zamiast wzgardy. "Czułem dla niej raczej pewien szacunek za to, że zdolny był uznać i ocenić przymioty mego przyjaciela. Zresztą, wyjątkowe zdolności mego syna potrzebowały tylko bodźca, ciągnęła matka. Nie zniósłby on przymusu. Czując się zaś panem położenia, starał się godnie odpowiedzieć temu stanowisku. Takim był zawsze. Słowom tym wturowałem z całego serca. Syn mój, ciągnęła z dumą, tam, gdzie idzie za własnym popędem, prześciga wszelkich współzawodników. Mówił mi, panie Copperfield, że ma w panu szczerego przyjaciela i gorącego zwolennika, żeś go wczoraj spotkał ze łzami radości. Byłabym nieszczera, szczera, jeślibym udawała, że mnie to dziwi, lecz nie mogę być obojętna wobec podobnie stałego przywiązania. I miło mi poznać pana i zapewnić tak o moim najprzyjaźniejszym dla pana nastawieniu jak i o wzajemnej przyjaźni mego syna. Możesz na niego liczyć w potrzebie. Panna Dartle grała w triktraka traka, z właściwą sobie żywością i przejęciem. Gdybym ją po raz pierwszy ujrzał, był przy zielonym stole, mógłbym sądzić, że twarz jej tak wychudła, a oczy rozbłysły z namiętności do gry. A jednak myliłbym się bardzo, gdybym sądził, że straciła choć jedno słowo z tego, co się mówiło u drugiego stołu. Okazywane mi przez panią Steerford zaufanie pochlebiało mi niesłychanie. Rosłem we własnych oczach. Zanim wieczór minął i wniesiono tacy z przeróżnymi napojami, Steerford zdecydował się już na proponowaną przedtem przeze mnie wycieczkę. Nie było jednak nic pilnego, jak utrzymywał. Mógłbym spędzić w Highgate dni kilka. Propozycja ta została poparta przez gościnną jego matkę. Rozmawiając, nazwał mnie kilkakrotnie pierwiosnkiem, co nie uszło baczności panny Dartle. A, jakie ładne przezwisko, zauważyła. Czy on dlatego tak pana nazywa, że ma pana za uosobienie niewinności i młodości? Jestem taka niedomyślna? Zarumieniłem się, odpowiadając twierdząco. A, mówiła panna Dartle. Teraz to już wiem na pewno. Lubię pewność, dlatego pytam, gdy czegoś nie rozumiem. A ma on pana za tak młodego, niewinnego, i jesteś pan jego przyjacielem? Ależ to ślicznie, prześlicznie. Wkrótce jednak obie panie udały się na spoczynek, a i my też ze Steerfortem po półgodzinnej gawędce o Salem House, Traddlesie, towarzyszach, dawnych czasach poszliśmy na górę. Pokój mój znajdował się tuż obok jego sypialni, będącej ostatnim słowem komfortu i wytworności. Wypełniały go niskie i miękkie fotele, poduszki, szyte ręką jego matki, dywany i inne sprzęty. Na ścianie, naprzeciw łóżka, wisiał portret pani Steelford. Zdawało się, jakoby chciała jeszcze spoglądać na ubustwianego syna w czasie, gdy spał. W moim pokoju, zastałem płonący na kominku ogień. Spuszczone za i drzwi portiery nadawały komnacie charakter tak przytulny, że długo jeszcze marzyłem siedząc przed ogniem, rozważając zwłaszcza szczęśliwy traw, który mnie zawiódł pod dach przyjaciela. Wznosząc oczy, ujrzałem nad kominkiem portret panny Dartle. Portret uderzająco był podobny, a chociaż malarz zapomniał o przycinającej twarz jej bliźnie, pamiętałem o niej, widziałem ją tak, jak widziałem u stołu, występującą wyraźnie przy każdym wzruszeniu. Gubiłem się w domysłach, dlaczego portret ów znajdował się właśnie w przeznaczonym dla mnie pokoju. Aby się pozbyć tego widoku, rozebrałem się śpiesznie i położyłem. Lecz i we śnie jeszcze czułem wlepione w siebie wielkie błyszczące czarne jej oczy, i słyszałem pytanie, czy tak, doprawdy? A budząc się śród nocy ze snu ciężkiego, przypominałem sobie, że przez sen sam zadawałem najrozmaitszym ludziom pytania, czy prawdą jest to, czy nie? i sam nie wiedziałem o co mi szło właściwie rozdział 21 mała emilka w domu tym był służący przywiązany do osoby stirforta który służył mu w uniwersytecie i był na pozór wzorem uczciwości tak sądzę że istotnie niepodobna było spotkać człowieka tej kondycji wyglądającego bardziej szanownie milczący chodził cicho spokojny Pełen uszanowania, uważny, gotów na każde skinienie, a nieobecny, gdy niepotrzebny. Lecz nade wszystko powtarzam, wyglądał poważnie i szanownie. Nie miał on twarzy łagodnej i usłużnej, owszem, sztywny był raczej, włosy nosił krótko ostrzyżone i wygładzone, mówił z cicha i kładł pewien nacisk na literę s, tak, że się zdawało, jakoby używał jej częściej niż innych liter alfabetu. Wszystko to nie przeszkadzało mu wyglądać nader poważnie. Zresztą, gdyby nawet miał nos krzywy lub zadarty, wyglądałby poważnie. Otoczył się już taką atmosferą i żył w niej jak w odpowiednim sobie żywiole. Niepodobna było posądzić go o najlżejszą nieuczciwość. Nikomu też na myśl przyjść nie mogło odziać w liberię podobnie godnego człowieka. Powołać go do ciężkiej lub poniżającej usługi byłoby uwłaczeniem jego godności. Nawet pokojówki tak dalece czuły to, że same spełniały najcięższe służby, a on tymczasem zwykł był czytywać gazety przy kominku lub w kredensowym pokoju. Nie spotkałem nikogo podobnie zamkniętego w sobie jak on, i to mu tym większej dodawało jeszcze powagi. Nawet fakt, że nikt nie znał jego chrzestnego imienia, powagę tę powiększał. Wszyscy znali go pod nazwiskiem Litimera. Piotra można było powiesić, posłać do ciężkich robót Pawła, ale Litimer pozostawał nietykalny. Dzięki też zapewne abstrakcyjnym wpływom jego powagi czułem się większym jeszcze dzieckiem wobec tego człowieka. W jakim on sam był wieku, nie umiałbym powiedzieć, gdyż powaga jego i spokój pasować mogły zarówno do trzydziesto, jak i czterdziestoletniego mężczyzny. Litimer wszedł z rana do mego pokoju, kiedy był jeszcze w łóżku. Przyniósł mi ową nieszczęsną, ciepłą wodę do golenia i wyczyszczoną odzież. Gdy rozchyliłem firanki, ujrzałem go spokojnym, poważnym, nawet nie chociaż był wietrzny, styczniowy poranek. Ustawiał buty moje w pozycji jak do tańca i zdmuchiwał źdźbło kurzu z mego surduta, układając go starannie na kształt dziecinnej sukienki. Odpowiedziałem mu dzień dobry i spytałem o godzinę. Z największą powagą wyjął z kieszeni na ciężkim łańcuchu zawieszony zegarek, pocisnął sprężynę, popatrzył na tarczę, jak na wyrocznie, zamknął kopertę i oznajmił mi, że już za pozwoleniem. Pół do dziewiątej. Pan Steerford, rzekł, pyta, czy pan wypoczął po podróży. Dziękuję, odrzekłem, spałem wybornie. A jakże się ma pan Steerford? Dziękuję panu, odrzekł. Pan Steerford ma się nieźle. Litimer nigdy nie używał superlatywów. I nie odzywał się o niczym stanowczo i twierdząco. Człek ten był wzorem miary we wszystkim. Czym mogę jeszcze panu służyć? Spytał. O dziewiątej będzie pierwszy dzwonek. Do śniadania państwo zasiadają zwykle o wpół do dziesiątej. Czym mogę służyć? Dziękuję. Nic mi już nie trzeba. Do usług pańskich, rzekł, skłaniając się, a gdy odchodził, zamknął drzwi cicho, nie chcąc zbudzić mnie z drzemki. Jakby od niej całe me zależało życie. Odtąd co rano podobne zamienialiśmy słowa. Ani o jedno słowo więcej, ani jedno mniej. I zawsze, jakkolwiek bym urzuł, był z wieczora we własnym mniemaniu dzięki okazywanej mi przez stirforta przyjaźni i okazywanemu przez jego matkę zaufaniu, dzięki rozmowom z panną Dartle, zawsze wobec tego człowieka poczuwałem się tak, jak to mówią pomniejsi poeci, znów chłopięciem. sprowadzał nam konie a steerford celujący we wszystkim dawał mi lekcje konnej jazdy Dostarczał nam szpad z gałkami oraz rękawic a steerford uczył mnie fechtunku i wprawiałem się także pod okiem przyjaciela w boksowaniu nie obchodził mnie wcale wobec przyjaciela brak mój wprawy w tych męskich ćwiczeniach lecz brak ten zawstydzał mnie wobec litimera nie zastanawiałem się nawet nad tym czy sam on biegły jest w sztuce jazdy, fechtunku i boksowaniu? Najmniejszym słowem nie dał mi do zrozumienia nic podobnego, nie okazał zdziwienia najlżejszym brwiściągnięciem. A jednak w obecności jego, mieszałem się, o nieśmielony. Zastanawiam się dłużej nad wspomnieniem tego człowieka, gdyż wywarł był na mnie od razu silne wypadkami późniejszymi aż nadto usprawiedliwione wrażenie. Tak minął jak najprzyjemniej tydzień cały. Minął szybko, a mnie jednak, ani na chwilę nie rozstając się z przyjacielem, któremu miałem tylko sposobność przypatrzyć się bliżej i pokochać bardziej jeszcze, zdawało się, jakobym był z nim dłużej niż byłem w istocie. Stirford bawił się mną jak zabawką, ale to w sposób tak miły i ujmujący, że to mnie rozczulało, przypominało szkolne czasy zdawało się ich pozostałością, przekonywało, że się jego względem mnie usposobienie nie zmieniło, ośmielało, zacierało istniejące pomiędzy nami różnice. Sposób, w jaki ze mną postępował, był zresztą swobodny i przyjacielski i tak jak w szkole, tak później w życiu, nie obchodził się, byłem tego pewien, z nikim innym, jak ze mną się obchodził. Wierzyłem też, że bliższy niż ktokolwiek inny jego sercu, i to podwajało jeszcze moje przywiązanie do niego. Zdecydował się wreszcie towarzyszyć mi w zamierzonej na prowincję wycieczce. Nadszedł dzień naszego wyjazdu. Zrazu chciał wziąć z sobą litimera, lecz postanowił następnie pozostawić go w domu. Szanowny ten jegomość. Zawsze zadowolony z rozkazów swego pana, złożył nasze walizy w pojeździe wiozącym nas do Londynu z takim namaszczeniem, jak gdyby wyprawiał nas na koniec świata. Z godnością też przyjął skromne me podziękowanie. Pożegnaliśmy panią Stirford i pannę Dartle. Dziękowałem serdecznie pierwszej za jej dobroć. Ostatnie wrażenie uniesione z ostatnim rzuconym na mnie spojrzeniem kamerdynera było, że jest jeszcze wielkim dzieckiem. Nie potrafię opisać tego, czegom doznał, wracając do dawnych znajomych miejsc. Przybyliśmy dyliżansem. Tak byłem, pamiętam, czuły na temat Yarmouth, że gdy przejeżdżając przez ciemne ulice do gospody, Steerford oświadczył, że o ile można wnosić, cała ta zapadła dziura wydaje mu się spokojna, poczciwa, czułem się tym pochlebiony. Położyliśmy się zaraz po przyjeździe. Przestępując próg gospody przypomniałem sobie o parze brudnych skarpetek i kamarzy w związku z dawnym, mym znajomym, wielorybem. A nazajutrz wstaliśmy późno. Stirford w jak najlepszym humorze odbył spacer po wybrzeżu, zanim jeszcze wstałem. Poznał tam, jak twierdził, spół rybaków i dojrzał w oddali to, co musiało być z pewnością domem pana Pegoty. Brała go chętka, by pójść tam. I przedstawić się jako David Copperfield we własnej osobie, tylko zmieniony, nie do poznania. Kiedyż mnie przedstawisz, Davy? pytał. Jestem na twoje usługi. Zresztą zrób, jak ci będzie wygodnie. Sądziłbym, odrzekłem, że najwłaściwiej byłoby zrobić to wieczorem, gdy wszyscy zbiorą się koło kominka. Jest to chwila, kiedy za ciszę to wygląda najlepiej. Zgoda, zawołał Steerforth. Zatem do wieczora. Nie dam im tymczasem znaku życia, mówiłem rozradowany. Toż to będzie niespodzianka. O, naturalnie, rzekł Stilford. inaczej wszystko byłoby na nic. No, zobaczymy tych tuziemców w rodowitym ich otoczeniu. Są oni właśnie tacy jacyś, jak mówiłeś, odrzekłem. A, tak to. Przypomniały ci się moje utarczki z różą, zawołał spojrzawszy mi bystro w oczy. Niech ją. Boję się jej prawie. Jest ona moim złym duchem. Nie wspomina jej nigdy. A teraz co zamyślasz czynić? Pójdziesz zapewne do swej piastunki, co? Naturalnie, rzekłem. Przede wszystkim muszę widzieć Peggotty. Dobrze, rzekł Steerforth, spoglądając na zegarek. Jeśli cię uwolnię na parę godzin, czy ci to wystarczy na cackanie się z nianią? Odpowiedziałem mu śmiejąc się, że wystarczyłoby może, i poprosiłem go, aby mi towarzyszył. I przekonał się naocznie, że go poprzedziła w domu i sercu mej piastunki sława, gotując mu niemal równe mi miejsce. Pójdę gdzie życzysz, odrzekł. Zrobię co ci się podoba. Rozkazuj tylko, a wszędzie, gdzie zechcesz, wystąpię w sentymentalnej czy komicznej roli. Dałem mu adres pana Berkisa, woźnicy jeżdżącego do Blunderstone i gdzie indziej. Sam zaś wyszedłem. Powietrze było ostre. Ziemia sucha, morze kędzierzawe i spokojne, a słońce w braku ciepłych, jasne rzucało promienie. Wszystko tchnęło życiem i pogodą. Sam czułem się pełen życia i pogody i tak uszczęśliwiony obecnością w miłych mi miejscach, że chciało mi się uściskać każdego z przechodniów. Ulice wydały mi się ciasne i krótkie. Zawsze tak bywa podobno z miejscami znanymi w dziecięcych latach, gdy do nich potem wracamy. Wszystko mi jednak żywo stało w pamięci i nie zauważyłem nigdzie w niczym najmniejszej zmiany. Tylko nad sklepem pana Omera szyld był zmieniony. Omer i joram opiewał, a dalej było jak dawniej. Kroki wiodły mnie wbrew mej woli. Przeszedłem ulicę i zatrzymałem się przed drzwiami sklepu. W głębi młoda przystojna kobieta huśtała na ręku niemowlę, gdy tymczasem drugie dziecie czepiało się jej spódnicy. Od razu poznałem Mini i jej dzieci. Drzwi do izdebki za sklepem były zamknięte, lecz skrzypiały zupełnie tak samo jak przed laty. Czy zastałem pana Omera? spytałem wchodząc. Chciałbym go widzieć. Jest w domu odrzekła Mini. Astma nie dozwala mu wychodzić na tę pogodę. Joy, poproś dziadunia. Trzymający się jej fartucha malec wrzasnął. I ku wielkiemu zadowoleniu matki schował się w jej spódnicę. Posłyszałem sapanie i chrapanie i po chwili zjawił się pan Omer we własnej osobie. Dychawiczny, lecz wcale nie postarzały. Do usług pańskich, rzekł, co pan rozkaże? Chciałbym uścisnąć pana dłoń, zawołałem, za okazaną mi niegdyś uprzejmość. Nie miałem dotąd sposobności podziękować panu. Za uprzejmość nie przypominam sobie. Czy się pan nie myli czasem? O nie. Pamięć moja musiała się przykrócić wraz z oddechem, odrzekł, potrząsając głową. Nie przypominam sobie. Jak to? Nie pamiętasz pan? Spotkałeś mnie przy gospodzie, przyprowadziłeś tu na śniadanie, a potem pojechaliśmy razem do Blanderstone. Pan, pani Joram i pan Joram, który nie był jeszcze wówczas mężem pani. A. na rany Chrystusa. Zawołał pan Omer i zakaszlał się, a potem dodał Mini, duszko, pamiętasz? Był to pogrzeb tej damy Mojej matki Tak, tak, właśnie Mówił dotykając mi piersi wskazującym palcem Matki, pamiętam No, taki mały chłopczyna A tam w Blunderstone grzebaliśmy wraz z matką Dzieciątko, pamiętam Jakże się pan miewa Podziękowałem mu, pytając nawzajem o zdrowie tak sobie rzekł, nic nowego. Oddech mam coraz krótszy. Ha, trudno, aby się na starość przydłużał. Na to nie ma rady. śmiał się i kaszlał. Córka z dzieckiem na ręku stała tuż przy nim. Kto by to powiedział, ciągnął, dwa naraz pogrzeby i tegoż samego dnia właśnie wracając, naznaczyliśmy dzień ślubu mini. Niech pan raz już oznaczy, powiedział Joram. Tak, tak, ojcze, twierdziła Mini. Niech wejdzie do spółki. Mini śmiała się i poprawiała włosy, korzystając z tego, że ojciec przetrzymywał skaczące na stole dziecko. Dwa pogrzeby, kiwał głową krawiec. Właśnie tak. Joram, przy robocie w obecnej chwili. Szara ze srebrnymi świeczkami. o parę cali dłuższa trzymało skaczące przy stole dzieciątko ale czym mogę panu służyć herbatą dodał podziękowałem byłem po śniadaniu aha mówił przypominając sobie pegoty ta żona woźnicy berkisa miała jakieś z waszą rodziną stosunki a służyła u was potwierdziłem gdyby to oddech tak wracał z pamięcią rzekł otóż widzi pan mamy tu obecnie jej krewną Zręczna i nikt więcej od niej posiadać w krawie krawieczyźnie nie może dobrego smaku. Księżniczka, mówię panu. Mała Emilka, zawołałem. No, na imię Emilka i niewielka, ale za to twarzyczka. Kobiety zjadłyby ją w kaszy, gdyby mogły. Nie wiadomo, co ojciec bredzi, zaoponowała córka. Nie mówię tego o tobie duszko, tłumaczył się ojciec, mrugając ku mnie. Ale o połowie co najmniej mieszkanek Jarmot, a i na pięć mil dokoła zjadłyby ją. Niechby się skromnie trzymała na swym miejscu, odcięła się młoda pani Joram i nie dawała powodu do plotek. O, nie dawała, duszko, nie dawała, nie znasz życia i świata. I to czego są zdolne kobiety, zwłaszcza gdy idzie o piękność innych kobiet? Sądziłem, że już po nim będzie. Tak się po tym żarciku rozkaszlał. Musiał się schylić i oprzeć o stół, a całą jego postacią wstrząsały spazmatyczne dreszcze. Nawet wstążeczki u podwiązek fruwały tam i z powrotem. Wykaszlawszy się, usiadł zmęczony. Powidzi pan, mówił ocierając pot z czoła i łapiąc powietrze. Nie wdaje się tu z nikim. Nie nawiązuje żadnych przyjaźni ani miłostek. No i to wystarczy, aby rozgłaszano, że choruje na panią. Bóg wie, jakiego wyczekuje losu. Od po prostu musiała kiedyś wygadać się w szkole, że jeśli by była wielką panią, uczyniłaby to lub tamto dla wuja, którego ubóstwia. Tak, panie, potwierdziłem gorąco. Mówiła mi to nieraz, gdyśmy byli dziećmi. Pan Omer skłonił głowę i potarł brodę. Tak właśnie, ciągnął. A i to, że w byle czym wygląda lepiej niż każda inna. We wszystkim jej do twarzy. A i to prawda, że jest nieco jak mówią. Krnobrna, co do mnie nie wiem właściwie jak to inaczej nazwać. Ja mówię po swojemu: uparta. Jak raz coś postanowi, to musi na swoim postawić. I oto wszystko, co jej zarzucić można. Prawda, Mini? Niby mało. I tak, ciągnął pan Omer: dostała bardzo dobre miejsce towarzyszki u jakiejś starszej damy i rzuciła je. Potem dostała się tu, do nas, na trzyletnią naukę. Po dwóch już latach nic jej nie brakuje, prawda mini? Prawda, ojcze, odrzekła pani Joram. Mógłby kto myśleć, że jej co ujmuje. Bardzo dobrze, słusznie, a teraz, mój panie, kończył, śmiejąc się krawiec, zdaje się, żem wszystko powiedział, boś gotów posądzić mnie, żem większego gaduła, jak na to tchumi starczyć może. Ponieważ cała ta rozmowa o Emilce w przyciszonym utrzymania była tonie, pewien byłem, że się ona znajduje w pobliżu a na pytanie moje w tym względzie otrzymałem twierdzące skinienie głowy i wskazanie wzrokiem drzwi do sąsiedniego pokoju. Spytałem, czy mogę tam zajrzeć, na co zgodzono się chętnie. Spojrzałem przez okienko. Szyła. Wydała mi się najpiękniejszym stworzeniem pod słońcem, z tymi jasnymi, niebieskimi oczyma, które znałem z dzieciństwa mego, zwróconymi właśnie na bawiące się u nóg jej dziecko mini. Na pięknej jej twarzy była samowola i jakiś cień przekory, usprawiedliwiający poniekąd. Czyniono jej zarzuty, lecz poza tym wszystko w niej tchnęło uczciwością i niewinnością. Na dziedzińcu rozlegał się ustawicznie zgrzyt, zdawień dawna mi znany. Cichy, jednostajny, niemilknący. – Wejdź pan tam, jeśli się panu podoba, zapraszał krawiec. Nie śmiałem. Bałem się ją zmieszać, a jeszcze bardziej bałem się własnego wzruszenia. Zapytałem tylko, o której godzinie wychodzi ze sklepu, a pożegnawszy krawca i jego córkę, udałem się do mojej kochanej Pegoti. Zastałem ją w kuchni. Przygotowywała obiad. Otworzyła mi, gdym zapukał, pytając, czego życzę. Patrzałem na nią, śmiejąc się. Ona zaś na mnie poważnie, surowo. Nie przestałem do niej pisywać, ale siedem lat minęło, odkądśmy się widzieli. Czy zastałem w domu męża pani? spytałem obojętnie niby. W domu, panie, odrzekła, lecz cierpi na reumatyzm. Hmm. Więc nie jeździ już do Blunderstone? spytałem. Jeździ, gdy mu zdrowie służy. A panią Berkis? Uważniej spojrzała na mnie. Uczyniła ręką gest pytający. Chciałem, rzekłem, spytać o dom, nazwany. A, Wroni Bur, jeśli się nie mylę. Cofnęła się przestraszona, wyciągając naprzód obie ręce. Pego ty, zawołałem. Dziecko, moje drogie dziecko, krzyknęła, chwytając mnie w objęcia. Czegóż też nie dokazywała. Śmiała się i płakała na przemian i razem. Cofała się i zbliżała, oglądając mnie z dumą, z ciekawością, z niedowierzaniem. Obsypywała pocałunkami, z żalem, że ta, której mógłbym być dumą i pociechą, nie mogła mnie do macierzyńskiego przytulić serca. Co do mnie, nie powstrzymywał mnie żaden wstyd fałszywy i nigdy, może nawet w objęciach matki, nie płakałem tak szczerze jak w tej chwili. Jakże się Berkis ucieszy, mówiła, wycierając fartuchem oczy. Lepiej mu to pomoże niż lekarstwa. Pójdę, powiem mu. A może sam pójdziesz ze mną? Zgodziłem się na to chętnie. Sporo jednak czasu upłynęło, zanim wyszliśmy z kuchni. Za każdym razem, gdy się Pegoty zbliżyła do drzwi, wracała, porywała mnie w objęcia, pokrywając łzami i pocałunkami. Weszliśmy wreszcie na schody. Pozostałem chwilę za drzwiami, bo chciała uprzedzić męża. Po chwili byłem przychorym. Przyjął mnie z zapałem. Tak był zreumatyzowany, że nie mógł mi podać ręki i prosił, abym potrząsnął chwast jego szlafmycy, co też spełniłem z całego serca. Usiadłem przy łóżku. Powiedział, że wyobraża sobie, że znów wiezie mnie na swym wózku drogą do Blunderstone, okryty pod brodę kołdrami, z wyjątkiem twarzy, wyglądał wielce zabawnie. A pamiętasz pan? Spytał, czyje imię wypisałem na wózku. Ach, panie Berki, rozmawialiśmy o tym nieraz, pamiętam. Gotów byłem, zauważył. O, od dawna. I nie żałuję tego, odrzekł. A czy pamiętasz, pan, jak mówiłeś mi o jej zręczności w pieczeniu ciasta z jabłkami i gotowaniu doskonale? Święta to była, rzetelna prawda. Twierdził, potrząsając szlafmycą i zwracając wzrok na mnie, czekał potwierdzenia swoich słów. Święta prawda! powtarzał. Taki biedak jak ja dość ma czasu do rozmyślania, leżąc nieruchomo. Nieszczęsny jestem człowiek, bardzo chory. Przykro mi to słyszeć, panie Berkis. Bardzo biedny, do prawdy, skarżył się. Tu, wysuwając prawą rękę spod kołdry, ujął z trudnością kij przywiązany do poręczy i po chwilowym bezskutecznym szukaniu nim tu i ówdzie przy czym twarz jego najrozmaitszy przybierała wyraz, natrafił na skrzynkę, której bok jeden wyglądał z łóżka. Uspokoił się. Stare rupiecie, mruknął. O, mruknąłem. Dobrze byłoby, żeby to były pieniądze. Życzyłbym stałego serca, ale to nie pieniądze. Rzekł, roztwierając szeroko źrenicę. Upewniłem go, że jest tego samego co i on przekonania. Zwrócił wzrok na żonę. Najlepsza pod słońcem kobieta z tej Pegoty barkisowej zasługuje na wszelkie pochwały. Pomyśl, kochanie, o obiedzie. Mamy gościa. Postaraj się, aby było co tam zjeść i wypić. Chciałem podziękować i wymówić się, lecz powstrzymał mnie zadowolony wyraz twarzy Pegoty. Mamy tu gdzieś parę groszy, Mówił chory, ale właśnie zmęczyłem się bardzo. Odejdź z panem Davy, odpocznę, zasnę i znajdę może, gdy się obudzę. Pożegnaliśmy go i odeszliśmy. Za drzwiami pegot i wytłumaczyła mi, że to tylko zwykły wybieg jej męża i że pan Berkis, pomimo cierpień, zwlecze się z łóżka, by wydobyć pieniądze z nieszczęsnej skrzynki. Istotnie. Usłyszeliśmy niebawem jego jęki i stękania, jak gdyby miał wyzionąć ducha. A chociaż w oczach Pegot i malowało się współczucie, utrzymywała, że mu ta hojność na dobre wyjdzie i że nie trzeba mu przeszkadzać. Jęczał i stękał, zanim położył się z powrotem. Wówczas dopiero nas zawołał, utrzymując, że się dopiero przebudził, wypoczął i znalazł pod poduszką gwinę. A zadowolenie z oszukania nas i sprytnego odwrócenia uwagi od skrzynki zdawało się wynagradzać poniesione przezeń trudy i doznane bóle. Uprzedziłem Pegotty o odwiedzinach Tyrforta, który też niebawem nadszedł. Pewien jestem, że nie rozróżniała dostatecznie, czy wita w nim osobistego swego dobroczyńcę, czy tylko mego przyjaciela. W każdym razie powitała go serdecznie i uprzejmie. Do pokoju chorego Berkisa wniósł z sobą Stirford promień światła i ożywczego powietrza. Bez hałasu, bez wysiłku, od niechcenia był wesół, powabny i tak przyjacielski, że nawet mnie oczarował, chociaż od dawna byłem nim oczarowany. Bawiliśmy się wybornie w bawialnym pokoiku, gdzie nietknięta od ostatniej mej bytności księga męczenników wyjęta została z biurka i rozłożona na stole. Przewracając karty, przypominałem sobie stare wrażenia. Wreszcie Pegoty oznajmiła, że pokoik mój jest gotów i miała nadzieję, że zostanę u niej na noc. Naturalnie, zawołał Steerforth. Pozostaniesz tu, a ja wrócę do gospody. Przywieźcie tak daleko, zauważyłem, i, i opuszczać, wydaje mi się, co ci się tam wydaje. Pomyśl, do kogo tu należysz. Zawołał i tak się to ułożyło. Był przez całe popołudnie w wybornym humorze. O ósmej wybraliśmy się do pana Pegoty. A nawet w miarę jak płynęły godziny, przymioty i zalety mego przyjaciela rosły. I nieraz myślałem później, że go upajało wszelkie powodzenie. A przekonanie, że się podoba, rozwijało i zaostrzało zalety, którymi jednał sobie ludzi. I gdyby mi był kto powiedział wówczas, że wszystko to jest pustą zabawą, poczuciem własnej wyższości, i grażką, w zdobywaniu tego, o co wcale nie dbał i co po chwili odtrącić miał z obojętnym lekceważeniem, oburzyłbym się na oszczerce i skarcił. To też zapewne we wzmożeniu moich, roztkliwionych uczuć przyjaźni i wierności, zdawało mi się, gdy szedłem obok niego w noc, z ciemną, po wilgotnym nadbrzeżnym piasku, do łodzi pana Pegoty, że wiatr szumi smutniej, niż owej nocy, gdym po raz pierwszy do drzwi tej łodzi zapukał. Smutna, dzika miejscowość, zauważyłem. Ponura w nocy, odrzekł. Słyszysz, jak morze ryczy? Tak, jak gdyby pożreć nas chciało. Czy to ta tam łódź? Widzę światło w okienkach. Ta właśnie. Ta sama, którą zauważyłem rano. Wyraźnie wiódł mnie więc tu instynkt. W milczeniu zbliżyliśmy się do drzwi. Położyłem rękę na klamce, cicho zalecając przyjacielowi, aby wszedł tuż za mną. Z wnętrza dochodziły nas głosy, a kiedy otworzył drzwi, usłyszałem klaskanie. Czyje? Oto zwykle niepocieszonej pani gamicz. Nie sama ona zresztą zdawała się być wzruszona. Pan Peggotty z rozradowaną twarzą roztarł był ramiona, jakby chciał pochwycić w nie Emilkę. Ham na poły uradowany, na poły zawstydzony, trzymał Emilkę za rękę. A tę ostatnią uśmiechniętą, rozrumienioną, wejście nasze powstrzymało właśnie w chwili, gdy wyrywając się kuzynkowi miała frunąć w objęcia wuja. Oto jakich zastaliśmy w chwili przejścia z nocnych cieni i chłodu do ciepłej, jasnej izby, w głębi której pani Gamicz klaskała w dłonie jak szalona. Wejściem swym spłoszyliśmy ten obraz. Zdawać by się mogło, że był przewidzeniem. Stałem już pośród nich, oko w oko ze zdziwionym panem Pegoti, gdy Ham zawołał PANICZ! PANICZ DAVY! Po chwili wszystkie się ku mnie wyciągnęły dłonie. Wszyscyśmy naraz zaczęli się witać, pozdrawiać. Pan Pegotty tak był uszczęśliwiony, że nie wiedział, co mam mówić lub robić i tylko ściskał ręce. To mnie, to memu przyjacielowi... Burzył niespokojną dłonią siwe na głowie włosy i śmiał się, zadowolony i triumfujący. Trzebaż to, mówił, abyście panowie trafili tu dzisiaj, dziś właśnie. Nigdy się nic podobnego nie zdarzyło. Emilko, kochanie, zbliż się, zbliż, bo ja ty mała czarodziejko. Oto widzisz, przyjaciel pana Davy. Słyszałaś o nim, Emilko. Przybył on tu z nim, aby cię zobaczyć w ten najpiękniejszy wieczór w całym moim życiu. Słyszysz, najpiękniejszy w życiu twego wuja? Wypowiedziawszy to jednym tchem, z niepomiernym zadowoleniem, pan Pegot i wziął w obie swe dłonie twarz siostrzenicy, ucałował ją z dziesięć razy, przytulił do serca, pogłaskał i dopiero wówczas wypuścił. Pobiegła schronić się do pokoiku, w którym zwykle sypiałem, a biegnąc zarumieniona, oglądała się jeszcze na nas. Dwóch dżentelmenów, takich dwóch dżentelmenów, powtarzał rybak. Aha. Aha, wołał Ham. Dobrześ wuju powiedział. Dwóch dżentelmenów. Ależ pani dziurus. Przepraszam was, panowie, ciągnął pan Pegoty, jeśli znajdujecie mnie w niezwykłym usposobieniu. Emilko, kochanie! Aha! Wybuchnął śmiechem. Domyśliła się, co powiem i frunęła. Znajdźcie mi ją i sprowadźcie tu matko. Pani gamicz wyszła do sąsiedniej izdebki. Otóż, mówiłem, ciągnął pan Pegotis, sadzając nas przy kominie, że jest to najpiękniejszy wieczór mego życia. Jestem prosty, rybak szorstki, ale to najpiękniejszy wieczór mego życia. Oto wszystko, co mogę powiedzieć. Mała Emilka, ciągnął głos, zniżając i zwracając się do Stirforta, która tak się dopiero rumieniła. Stirford potakiwał z wyrazem takiego zainteresowania i zrozumienia, że poczciwy rybak zawołał: Doprawdy, ale oto i ona. Dziękuję panu. Tymczasem Ham kiwał w moją stronę głową, jakby na potwierdzenie tego, co wuj mówił. Ta nasza Emilka, ciągnął pan Pegoti, jest nam tu w domu. Prosty jestem człowiek, lecz czuję to głęboko, pociechą naszą, radością wszystkim. Nie jest na moim urodzonym dzieckiem, własnych dzieci nie miałem, ale jeśli bym miał, nie mógłbym kochać ich więcej. Rozumie pan, nie mógłbym. Doskonale to rozumiem, odrzekł Stirford. Wiem, że pan rozumie, mówił rybak, i dziękuję panu. Pan Davy pamięta, jaką była ona, a Pan sam dziś widzi. Jaka jest teraz? Ale żaden z was się nie domyśla. Czym była i jest dla mego serca? Twardy jestem, panie. Szorstki, jak nie przymierzając morski jeż. Ale nikt, oprócz może tamtej kobiecy, nie wie, czym jest dla mnie to dziecko. A między nami mówiąc, tu głos zniżył. I pani Gamicz, choć zalet pełna, domyślić się nie może. Potarł włosy ręką i ciągnął. Opierając obie dłonie o kolana, jest ktoś, co zna naszą Emilkę, odkąd ojciec jej utonął. Znał ją dzieckiem, dziewczynką, kobietą. Ten ktoś nieosobliwie może wygląda, coś, coś tak niby jak ja, twardy, szorstki, ale uczciwy. Bardzo uczciwy. Serce ma na miejscu. Nigdy jeszcze hem tak się nie uśmiechał jak w tej chwili. Co się temu dziedziarzowi zdaje? śmiał się pan Peggotty. Ot, po prostu głowę stracił dla naszej Emilki. Cieniem jej był, wysługiwał się na łapkach. Głowę tracił, a ot, i przyszła chwila, w której chciałbym upewnić los naszej Emilki. Oddać ją w opiekę jakiejś poczciwej duszy. Nie wiem, jak mi długo jeszcze żyć przeznaczono, ale to wiem. Że jeśli by mnie na morzu zaskoczyły wiatry, i gdybym po raz ostatni spoglądał na te tam światełka, byłbym spokojny, myśląc, że jest tu na lądzie, żelazne ramię, gotowe podtrzymać, obronić Emilkę i że dopóki on żyje, włos jej z głowy nie spadnie. Pan Pegot i wywijał ręką, jak gdyby wskazywał gasnące mu już w oczach światła nadbrzeżne, a spojrzawszy z zadowoleniem na hama, ciągnął. Radziłem mu pomówić o tym z Emilką. Taki chłop, a nieśmiały, jak gdyby od ziemi nie odrósł. Sam tedy musiałem za niego mówić. Co on? zawołała Emilka. On, którego znam od dzieciństwa i tak lubię. Och, wuju, po co on? To taki poczciwy chłopiec. Ucałowałem pieszczotkę i to jej tylko powiedziałem: Kochanie, dobrze robisz, że mówisz co czujesz. Nie przemuszam cię. Wolna jesteś jak ptaszek, a jemu mówię, pragnąłem tego. Cóż, kiedy nic z tego nie będzie? Ale niech się nic między wami nie zmienia, bądź dla niej chłopcze, czym dotąd byłeś. Będę, odrzekł i dotrzymał słowa. Przez całe dwa lata był tym, czym dawniej, kochającym bratem. Twarz pana Pegocji, która się mieniła w czasie opowiadania, przybrała teraz wyraz triumfu. Jedną rękę położył na kolanie Stilforta, drugą na moim i tak mówił. Aż tu raz wieczorem, przypuśćmy dzisiaj, wraca Emilka z roboty i chem z nią razem. Nic w tym dziwnego, powiecie może zapewne. Czuwał nad nią jak brat we dnie i w nocy, ale tym razem dziegciarz ten prowadził ją za rękę. I spostrzegłszy mnie zawołał, patrz wuju, oto moja żoneczka. A ona, zmieszana, ale śmiało jakoś mówi, tak, wuju, jeśli ci się podoba. Czy mi się podoba? Zawołał pan Pegot i przewracając oczy. Bogut to tylko wiadomo. A ona dorosłam, wuju, zastanowiłam się nad tym, czuję, że mogę zostać żoną tego poczciwego, kochanego chłopca. Na to pani Gamicz klasnęła w ręce i na to właśnie weszliście, panowie. Miało to miejsce przed chwilą. I oto jest ten, za którego wydaje naszą Emilkę. Hem drgnął pod ciężką, opadającą mu na ramię ręką rybaka, a poczuwając się w obowiązku zabrania głosu, tak począł. Pani żyją, panie Davy, pamięta, od taka była maleńka, a teraz jaka. Patrzyłem, jak rosła, jak kwiatek. Oddałbym za nią życie, panie Davy. Oddałbym ze szczęściem. Jest mi ona, panowie, jest mi więcej niż potrzebuję i wyrazić to mogę. Kocham ją. Ani na lądzie, ani na morzu nie ma pewno dżentelmena, który by jakąkolwiek damę tak kochał, jak ja ją kocham, chociaż prosty jestem tylko człowiek. Wzruszyły mnie słowa poczciwego chłopca. Wzruszyło okazane nam przez niego i jego wuja zaufanie. Wzruszony byłem, a jakie we wzruszeniu tym miejsce zajęły wspomnienia z lat dziecinnych. Zastanawiać się nie będę. Czy jadąc do jarmu marzyła mi się miłość małej Emilki? Nie wiem. Wiem, że wszystko, co słyszał, napełniało mnie radością, lecz czułem zrazu tak jakoś, jak gdyby lada głupstwo radość te w smutek zmienić mogło. Gdyby zaś przyszło mi wówczas wyrazić, com czuł, nie potrafiłbym nigdy. Do poruszenia pewnych strun wprawniejszej trzeba było dłoni, to też Steerforth swym humorem nastroił nas dopiero do potrzebnej harmonii. Panie Peggotty, rzekł, jesteś pan najpoczciwszym pod Słońcem człowiekiem i zasługujesz na tę wielką pociechę, jaką ci wieczór dzisiejszy przyniósł. Oto dłoń moja! Winczuję ci też, kochany chłopcze. To to chama. A do mnie. Davy, duszko, przemieszaj w kominie, niech się jaśniej pali. A pan, panie Pegoty, niech tu nam sprowadzi śliczną swą siostrzeniczkę. Oto krzesło dla niej, bo ucieknie. W podobny wieczór nie chciałbym być powodem, dla którego zabrakłoby kogoś przy ogniu w rodzinnym waszym kółku. Nie za nic, ani za wszystkie bogactwa Golkondy. Pan Pegoty poszedł szukać swej ulubienicy. Upierała się z początku i Ham pośpieszył z pomocą wujowi. W końcu przywiedli ją, zarumienioną, zmieszaną. Wprędce ją jednak uspokoiło uprzejme, pełne uszanowania zachowanie Steerforta. Unikał starannie wszystkiego, co by ją zmieszać mogło. Rozprawiał z panem Pegoty o łodziach, morzu, wiosłowaniu, rybołówstwie. Przypominał mi odwiedziny rybaka w Salem House. Mówił, śmiał się, rozruszał i rozbawił wszystkich. Wprawdzie Emilka mówiła mało, lecz twarzyczka jej jaśniała zadowoleniem. Była urocza. Steerforth opowiadał o jakimś rozbiciu okrętu, jak gdyby naocznym był tego świadkiem. Emilka słuchała go z szeroko rozwartymi oczyma. Opowiadał potem pocieszne jakieś wydarzenie z taką werwą, że śmiech Emilki rozlegał się do spółki z dźwięcznym, sympatycznym śmiechem mówiącego namówił nawet pana Pegoti do piosenki gdy wiatr wieje 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 sam zaś żeglarską pieśń zaśpiewał takim głosem i z takim uczuciem że się zdawało jakoby wicher na dworze przytulił się do ścian łodzi by się wsłuchiwać w smutne melodyjne dźwięki co zaś do pani Gamicz nikt jej od śmierci męża powiedział mi to na ucho pan Pegoti nie potrafił jeszcze tak rozbawić Oderwał ją tak dalece od zwykłych jej smutków Że utrzymywała na zajutrz Jakoby została oczarowana Nie sam, tylko zresztą Stirford wypełnił ów wieczór Pomału ośmielała się i Emilka Rozmawiała ze mną o dawnych czasach O naszych przechadzkach nad morzem Zbieraniu muszli i kamyków A gdy ją spytał, czy pamięta jeszcze Jakem ją uwielbiał I gdyśmy się roześmieli i poczerwienieli oboje Stirford zamilkł i popatrzył na nas uważnie. Siedziała właśnie jak zwykle na skrzynce przy ogniu. Ham przy niej, na moim niegdyś uprzywilejowanym miejscu i nie wiem, czy przez zalotność i zwykłą sobie znaną mi dni dziecięcych przekorę, czy przez skromność panieńską odsuwała się od niego i przytulała do ściany. Zauważyłem, że czyniła to przez cały wieczór. Północ już była, gdyśmy odeszli. Na wieczerze podano suchary i suszoną rybę. Stirford wyciągnął z kieszeni flaszę, którąśmy my, mężczyźni, bez rumieńca zaliczam siebie do mężczyzn, wychylili do dna. Rozstaliśmy się wesoło. Z otwartych drzwi długo nam jeszcze na ciemną drogę padał promień światła. Spoza ramienia Hema śledziły nas błękitne Emilki oczy, a głos jej słodki ostrzegał o niebezpieczeństwach czychających na drodze. Prześliczne stworzonko, rzekł Stirford, biorąc mnie pod ramię. Osobliwe miejsce, osobliwi ludzie. Osobliwe też robią wrażenie. Szczęście nam sprzyjało, powiedziałem. Przebyć właśnie w podobną chwilę? Czyś widział kiedy ludzi podobnie szczęśliwych? Miło było brać udział w tym ich tak wielkim szczęściu. Pocieszny, narzeczony, prawda? Zauważył. Był tak serdeczny dla Hama, dla nich wszystkich, że mnie ta chłodna uwaga ubodła. Lecz spojrzawszy na przyjaciela mego, ujrzałem tyle uśmiechniętej wesołości w błyszczących jego oczach, że mnie to rozbroiło. Jakiś z ciebie żartowniś! zawołałem. Ach, Stirforcie, nie trzeba żartować z ubogich. Próżno powtarzałbyś utarczki swe z panną Dartle, lub krył się z uczuciami przede mną. Znam cię. Widziałem wśród tych tam, jak mówisz, ludzi, wiem, jakich rozumiesz z jakim taktem i delikatnością jesteś zdolny wniknąć w uczucia prostego rybaka, rozbawić moją starą piastunkę. Wiem, że nie ma tam radości ani cierpienia, na które byś pozostał głuchy i za to właśnie tysiąc razy więcej kocham cię i uwielbiam. Zatrzymał się i patrząc mi prosto w oczy. Szczery jesteś, Davy, rzekł. Szczery i poczciwy. Obyśmy wszyscy takimi byli. Po chwili śpiewał wesoło piosenkę pana Pegoty I idąc pomału wracaliśmy do Yarmouth Rozdział dwudziesty drugi Stare miejsca, nowi ludzie steerford i ja zabawiliśmy dwa tygodnie w tamtej okolicy Byliśmy prawie ciągle razem Czasem tylko rozstawaliśmy się na kilka godzin Steelford bowiem był zawołanym żeglarzem, ja zaś nie smakowałem zbytnio w tego rodzaju rozrywkach, toteż gdy przyjaciel mój puszczał się w towarzystwie pana Pegoty na morze, pozostawałem zwykle na lądzie. Korzystanie z pokoiku u Pegoty krępowało mnie nieco. Wiedząc, jak dalece przez dzień cały jest zajęta doglądaniem chorego męża, wracałem wcześniej wieczorem, gdy Steelford, będąc panem swego czasu, niczym się nie krępował. Dowiedziałem się też, że gdym już spał w najlepsze, on podejmował rybaków w ulubionej winiarni pana Pegoty pod dobrą chęcią, lub w rybackim odzieniu spędzał całe księżycowe noce na morzu. Wiedziałem, że jego żywa, gorąca natura potrzebuje rozrywek i niebezpieczeństw, i postępowanie jego wcale mnie nie dziwiło. Rozstawaliśmy się i z tego jeszcze powodu, że Steerforta nie mogły pociągać tak jak mnie wycieczki do Blunderstone też czasem żegnaliśmy się po wczesnym śniadaniu, a schodzili dopiero późno na obiad. Nie miałem pojęcia, co robił, czym się wówczas zajmował. Wiedziałem tylko, że znany był i lubiany przez wszystkich, a posiadał dar szczególny wynajdywania rozrywek i zajęcia nawet tam, gdzie inny na jego miejscu nic by nie znalazł. Co do mnie, przebiegając drogę do Blunderstone, przeżywałem w pamięci każdy dzień z przeszłości i to mi wypełniało myśl i serce. Przypominało mi się każde niegdyś tu przeżyte wrażenie. Nad mogiłą pod drzewami, gdzie spoczywali moi rodzice, zamienioną przez Pegot i w kwietnik, na którą, gdy była tylko jeszcze miejscem wiecznego spoczynku mego ojca, spoglądałem z takim żalem, i którą widział otwartą na przyjęcie zwłok mojej pięknej, kochanej matki i jej dzieciątka, długie spędzałem godziny. Leżała ona na uboczu, w rogu cmentarza. Przechodząc drogą, czytać mogłem wypisane na kamieniu nazwiska, a dzwoń kościelny zdawał się być głosem pożegnania. W godzinach tych, myśląc o nich, myślałem zarazem o tym zawsze, jakie miejsce zajmę w życiu, jakich wielkich lub dobrych dokonam czynów. Echo kroków moich nie odbijało nut innych, te tylko, jak gdybym krocząc u boku żyjącej jeszcze matki nadpowietrzne budował zamki. Stary dom nasz zmienił się, nie do poznania. Znikły bez śladu powichrzone przez wrony dawno opuszczone gniazda, a drzewa strzyżone i ścinane utraciły dawny kształt. Ogród zdziczał. Połowa okien była zabita. Dom zamieszkany został przez jakiegoś chorego umysłowo dżentelmena i tych, co go doglądali. Chory przesiadywał zwykle w oknie mego niegdyś pokoiku i spoglądał na cmentarz. Ciekawy byłem czy też jego myśli kreślą te same obrazy, co moje, gdy wczesnym rankiem, w nocnej koszulce, wyglądałem tym okienkiem, witając pasące się o wschodzie słońca trzody. Dawni nasi sąsiedzi, państwo Graper, wyjechali do południowej Ameryki, a przez podziurawiony dach ich domu deszcz padał jak przez Rzeszoto. Pan Czyli pożenił się powtórnie, z wysoką sucherlawą, długonosą damą i mieli dziecko, blade, z ogromną głową, Szeroko rozwartymi porcelanowymi oczyma, które zdawały się być wieczyście zdziwione własnym swym przyjściem na świat. Z dziwną mieszaniną smutku i przyjemności błąkałem się po miejscach mych rodzinnych i tylko czerwono zachodzące zimowe słońce przypominało mi o powrocie. Siedząc ze Stefortem za stołem, przed wielkim ogniem, lubiłem myśleć o tych moich wycieczkach. Tegoż samego wrażenia doznawałem, chociaż w słabszym stopniu w moim małym pokoiku, pod dachem Pegoty, a przewracając karty książki z krokodylami, leżała zawsze na małym stoliczku, z wdzięcznym rozmyślałem sercem, jak dalece szczęśliwy byłem, posiadając takich przyjaciół jak Steerforth i Pegoty i zastępczynię tych, co mu tracił w osobie wspaniałomyślnej i dobrej mej ciotki. W czasie powrotu z tych długich przechadzek Najbliższa droga wiodła mnie przez brud, pomiędzy miastem a morzem, w pobliżu mieszkania pana Pegoty. Zachodziłem też tam zwykle i zwykle zastawałem z Wracaliśmy już potem razem, w chłodne noce, kierując się drżącymi w mieście światełkami. Pewnego wieczoru, kiedy wracałem później niż zwykle, gdyż była to moja pożegnalna wycieczka do Blunderstone, mieliśmy wkrótce opuścić Jarmuth, zastałem go samotnym w domu rybaka. Siedział przed ogniem, tak zamyślony, że nawet nie zauważył mego wejścia. Stanąłem tuż przy nim i patrzyłem nań długo. Ze spuszczoną brwią, gubił się w myślach, a gdym położył rękę na jego ramieniu, drgnął tak gwałtownie, że mnie prawie odepchnął. Zjawiłeś się z Nienacka. Mruknął gniewliwie. Jak wyrzut sumienia. Musiałem cię przecie zbudzić z zamyślenia, odrzekłem. W jakiś inny sposób mógłbym ściągnąć cię z gwiazd na Ziemię. Z gwiazd. Więc skąd? pytałem siadając przy nim. Patrzyłem w ogień, odrzekł. Nie psujże mi tego widoku. Zauważyłem, gdyż kawałkiem drzewa poruszył gwałtownie okien na kominku uderzając w płonącą kłodę, od której iskry uleciały w górę. Nie dojrzałbyś tam nic, rzekł. Nie lubię szarej godziny, ani to dzień, ani noc. Wracasz tak późno. Gdzieżeś był? Żegnałem miłe mi miejsca. Odrzekłem. Ja zaś tu siedziałem, mówił, rozglądając się dookoła i rozmyślałem nad tym, że ci ludzie tak szczęśliwi i weseli w wieczór naszego przybycia mogą po tej tutaj pustce, sądząc, rozproszyć się i umrzeć, ulec jakiej bądź niedoli. widzieć, czemu mnie Bóg pozbawił ojca przez te ostatnie dwadzieścia lat? Kochany przyjacielu, co ci... Z całego serca życzyłbym sobie energicznego, dobrego kierownictwa, zawołał. Gdybym sam sobą umiał lepiej kierować. Przybity był, niepodobny do siebie. Uderzyło to mnie. Wolałbym, mówił, wstając i opierając się o komin, z twarzą pochyloną nad ogniem, wolałbym być tym biednym Pegotym lub tym cymbałem jego bratankiem, niż sobą. Tysiąc razy bogatszym i potężniejszym i nie cierpieć tak. Jakem w tej piekielnej łodzi cierpiał w ostatniej tej godzinie? Tak byłem zdziwiony tą nagłą w nim zmianą, że patrzyłem nań tylko milcząc. Stał z głową wspartą na ręku, ponury, zapatrzony w ogień. Zacząłem prosić, aby mi się zwierzył. Powiedział, co go tak zasmuciło lub dotknęło. Jeśli nie radę, to z pewnością znajdzie we mnie gotowe żywe współczucie. Nie skończyłem jeszcze mówić, gdy się już śmiał. Z przymusem, zrazu, potem jak zwykle, wesoło i swobodnie. Nic, nic mi już nie jest, Davy. Wszak ci już mówiłem w Londynie, że sam sobie nie umiem dotrzymywać towarzystwa. Obsiadły mnie jakieś mary, Oto wszystko. Ta szara godzina, godzina duchów i bajek opowiadanych przez piastunki. Wrażenie ich sięga daleko, poza granice męskiego wieku. Zdawało mi się po prostu, że jestem złym... I niegrzecznym chłopczykiem z bajki, który nic sobie z niczego nie robił i wpadł w lwią, paszczę czy coś podobnego. To, co stare baby nazywają strachem, porywało mnie za włosy i przeląkłem się. Tylko tego zawołałem. Tego tylko. To dosyć, ale minęło to już. Nie czuję się w garści stracha. Tylko raz ci jeszcze powtórzę, widzie. Żałuję, że nie zostaje pod kierunkiem uczciwego, surowego ojca. Na wyrazistej jego twarzy nigdy przedtem nie widziałem takiego smutku, jak wtedy, gdy pochylony nad ogniem wymówił te słowa. Oto, rzekł, wyciągając ręce, jak gdyby coś odpychał, zwodnicza Maro Precz. Ha, znikłaś przecie! Teraz znów jestem mężem, jak mówi Macbeth. A teraz na obiad, Davy. Gdzież się oni wszyscy podzieli? spytałem, rozglądając się po pustym domu. Bóg to raczy wiedzieć. Nie znalazłszy cię na przewozie. Wszedłem tu, a że nie było nikogo, wpadłem w zamyślenie, z któregoś mnie zbudził. Wejście pani Gamicz z koszem wyjaśniło, czemu dom pusty był przez dwie godziny. Wyszła za sprawunkami, przed wieczornym powrotem pana Pegoty, pozostawiając drzwi otwarte na wypadek nadejścia Hama lub Emilki. Steerforth, rozweseliwszy wdowę żartobliwym uściskiem i konceptem, wziął mnie pod ramię i wywiódł. I jego usposobienie, tak jak wdowy, zmieniło się korzystnie. Wesół był teraz i rozmowny. Jutro zatem, mówił, opuszczamy te miejsca, zamykamy to cygańskie życie. Tak, umówiliśmy się, odrzekłem. Miejsca w dyliżansie zamówione. Nie ma tedy rady! zaśmiał się. Zapomniałem był prawie, że jest świat poza tym kątem I że całego życia spędzić nie można tu, na wiosłowaniu Szkoda, bawiło mnie to Jak nowość, uśmiechnąłem się Zapewne, chociaż uwaga ta brzmi nieco sarkastycznie w usteczkach mego słodkiego przyjaciela A no, prawda, zmienny jestem i kapryśny, wiem to Lecz cóż chcesz Za to umiem i lubię kuć żelazo póki gorące Mógłbym stanąć do konkursu jako pilot tych brzegów, już teraz. Zadziwiasz samego nawet pana Pegoty. Ma mnie za wilka morskiego, co? Zaśmiał się wesoło. Za zjawisko fenomenalne, w każdym razie, odrzekłem. Podziwia energię twą, zapał, wytrwałość w osiąganiu upatrzonego celu. Co do mnie, dziwię się najbardziej temu, że nie cieszysz się z tego, iż potrafisz tak stosownie wykorzystywać swoje zdolności. Cieszyć się, Dobry jesteś, odrzekł wesoło. Nie wiesz, że mnie nic zadowolić nie może? Oprócz chyba twej, Davy, szczerości i świeżości. Co do stosowności, to nie posiadłem jednak sztuki zaprzęgnięcia się do jednego z tych kół, które Iksiony obracają nieustannie. Braknie mi na to systematycznych przyzwyczajeń, czy czego innego może, mniejsza z tym. Wiesz, kupiłem tu sobie łódź. Jakiś ty dziwny. Zawołałem, zdziwiony tą wieścią. Przecież tu już nie wrócisz. To nie wiadomo, odrzekł. Miejsca te podobają mi się, bądź co bądź i na wszelki wypadek. Kupiłem łódź, kliper, jak ją nazywa pan Pegoty. On będzie kapitanem w czasie mojej nieobecności. Teraz rozumiem, zawołałem, uszczęśliwiony. Kupiłeś niby dla siebie, w rzeczywistości zaś, aby pan Pegoty ciągnął z niego korzyści. Znając cię, powinienem był domyślić się tego od razu. Dobry, kochany, hojny Steelforcie, zaczerwienił się. Nie ma o czym mówić, mruknął. A czy nie mówiłem, ciągnąłem rozentuzjazmowany. Czy nie mówiłem, że żadna boleść, żadna radość tych skromnych, prostych, ubogich ludzi nie jest ci obojętna? Mówiłeś, mówiłeś, raz już wreszcie przestań. Bojąc się rozgniewać go, przestałem. Rozmyślając dalej w sercu o przymiotach mego przyjaciela. Szliśmy powoli ku miastu. Trzeba ją na nowo pomalować, mówił. Zostawię tu Litimera, żeby się tym zajął. Czy ci mówiłem, że Litimer przyjechał? Nie. Tak, przyjechał właśnie, dziś rano, z listem od mojej matki. Zauważyłem, że mówiąc to, był blady i chociaż mi patrzył spokojnie w oczy, Przeląkłem się, czy czasem nie zaszło jakieś nieporozumienie pomiędzy nim a panią Steelford, które wprawiło go w taki nastrój, w jakim go zastałem w chacie Pegotty. i nadmieniłem coś o tym. O nie! rzekł, potrząsając głową i uśmiechając się z lekka. Wcale nie. Tak, przyjechał Litimer. Taki jak zawsze? Spytałem. Jak zawsze. Sztywny i chłodny, jak sam biegun północny. Łódź trzeba przechrzcić. Obecnie nazywa się Ptak Burzy. Fe, to mi imię. Przechrzcimy łódź naszą. Jak? Mała Emilka. Patrzył mi spokojnie w oczy. To nowe jego ustępstwo na korzyść starych moich przyjaciół rozczulało mnie nad wyraz. Musiał to zauważyć, gdyż uśmiechnął się. Powracała mu znów zwykła swoboda i humor. Ale otóż i ona wraca we własnej osobie, zawołał a trop w trop za nią nieodstępny ham na honor rycerski. Ham był teraz budowniczym łodzi, gdyż wyuczył się tego rzemiosła i nabrał w nim pewnej wprawy. Odziany w bluzę robotnika nie wyglądał wykwintnie, ale poczciwie i budził zaufanie jako opiekun stąpającej u jego boku istoty. Na otwartej, uczciwej jego twarzy malowało się zadowolenie, duma i miłość. I to go upiększało w moich oczach. Patrząc na zbliżających się, myślałem, że są wcale dobraną parą. Gdyśmy się zatrzymali, aby ich powitać, Emilka podała nieśmiało z kolei mnie i przyjacielowi memu rączkę wysuniętą z ramienia swego towarzysza. A gdyśmy odeszli, zauważyłem, że nie ujęła go znów pod ramię, tylko szła sama, zmieszana jakaś nieśmiała. Wszystko to podobało mi się nieskończenie. Przyjaciel mój zdawał się podzielać moje zdanie. Długo patrzyliśmy za nimi, aż nam znikli w słabym świetle nowiu. Nagle minęła nas, doganiając ich widocznie młoda kobieta, której z początku nie zauważyliśmy. Twarz jej uderzyła mnie niejasnym jakimś wspomnieniem. Suknie jej były lekkie, wygląd wyzywający, ale wynędzniały i ubogi. Zdawało się, że o nic i o nikogo nie dba i tylko pędzi za tym dwojgiem. W oddali pomiędzy ciemnym niebem a pustym wybrzeżem postać ta zniknęła nam z oczu. Co to za ciemny cień podąża za tym młodym dziewczęciem? Mruknął wciąż jeszcze stojąc Stierford. Co to ma znaczyć? Przyciszony głos jego wydał mi się obcy niemal. Chcę zapewne prosić o ją mużnę, rzekłem. Żebraczka nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, lecz dziwne, że o tej porze i dzisiejszej nocy wcieliła się w tę właśnie postać. Czemu? Hm. Może dlatego, że mi się właśnie coś podobnego marzyło. Skąd się do diabła wzięła ta Mara? Spod tego oto węgła, rzekłem, wchodząc w ulicę obrzeżoną długim murem. Znikła, rzekł, oglądając się raz jeszcze Stirford. Oby tak wszystko złe przepadło. A teraz na obiad. Obejrzał się jednak jeszcze raz jeden i drugi i przez resztę drogi był zamyślony. Dopiero gdyśmy zasiedli za stołem pod jarzącym światłem zapalonego kandelabru, wróciła mu zwykła swoboda humoru. Zastaliśmy Litimera. Oddziaływał na mnie tak jak zawsze. Na pytanie moje, jak się mają pani Stilford i panna Dartle, odpowiedział mi z uszanowaniem, naturalnie że i z godnością, że są zdrowe i pozdrawiają mnie. Tyle tylko. Lecz w samym jego głosie dźwięczało, młody jesteś. Bardzo jeszcze młody, niedoświadczony, niedopieczony. Przy końcu obiadu przystąpił bliżej, wysuwając się spoza krzesła swego pana, skąd zdawał się pilnować nas, czyli mnie raczej. Za pozwoleniem pańskim, rzekł. Panna Mowcher przybyła. Kto taki? Zawołał zdumiony Steelford. Panna Mowcher za pozwoleniem. Co ją tu do diabła przynieść mogło? Jest to za pozwoleniem pańskim, jak mi objaśniła, rodzinne jej miejsce i z zawodu swego zjeżdżać tu musi raz na rok. Spotkałem ją właśnie po południu na ulicy i pytała mnie, czy może mieć zaszczyt widzenia pana po obiedzie. Znasz tę olbrzymkę, Davy? spytał mnie Steerforth. Ze wstydem, i w tym Litimer miał nade mną przewagę, wyznać musiałem, że nie miałem najlżejszego wyobrażenia o osobie panny Moucher. No zobaczysz zatem ósmy cud świata. Litimer, wprowadzisz tu pannę Moucher, gdy się zjawi. Zaciekawiony byłem, tym bardziej, że wszelkie pytania moje, Steerford zbywał wybuchami szalonego śmiechu. Nie było rady. Musiałem pozostać w nieświadomości i oczekiwaniu, dopóki nie zdjęto obrusa, i nie postawiono na stole wina. Wówczas dopiero drzwi się roztwarły i Litimer ze zwykłą sobie powagą zaanonsował. Panna Mołczer, spojrzałem na drzwi i nic nie dostrzegłem. Spojrzałem raz jeszcze, sądząc, że się wreszcie ukaże zapowiedziane zjawisko. Wtem, spoza kanapy stojącej przede mną, wyszła Karliczka, malutka, okrąglutka, dychawiczna, z ogromną głową i twarzą. Figlarnymi, szarymi oczyma i tak króciutkimi, mikroskopijnymi rękami, że nie mogła chyba dosięgnąć własnego nosa. Pomiędzy brodą jej i podbródkiem ginęła wstążka kapelusza. Poza tym ani biustu, ani talii, ani bioder. Jeden klocek, zakończony zapewne parą nóg, ale tak krótkich i mikroskopijnych, że stanąwszy przy stole, nie dosięgała go brodą, a torbę, którą przyniosła ze sobą, postawiła na krześle. Dama ta, odziana swobodnie, lecz elegancko, z trudnością dosięgająca nosa wskazującym palcem, z przechyloną głową i przymkniętym okiem wyglądała nader pociesznie. Dojrzawszy zirforta, wybuchła potokiem słów. Kwiatku mój, wołała mrugając do mego przyjaciela, jakim sposobem tu się znalazłeś? O, niedobry, niegodziwy chłopcze, zawsze poza domem, na jakiejś ręcze swawoli. W Wszepkuś się urodziłeś, tak jak i ja. Mógłbyś iść o zakład. Sto przeciw pięciu, że mnie tu nie spotkasz. Co? Prawda? A ja tymczasem wyrastam jak z ziemi. I tu, i tam, wszędzie i nigdzie. Jak zaczarowane półkorony w chustce sztukmistrza. Mówiąc o chustkach do nosa i o paniach, jakąż pociechą jesteś, drogi chłopcze, dla twojej szczęśliwej matki? Mówiąc to, rozwiązała kapelusz, odrzuciła w tył wstążki i usiadła dysząc na podnóżku przed ogniem, szukając osłony w machoniowym stole, rzucającym cień na jej głowę. O gwiazdy wy moje! Zawołała, opierając ręce o kolana i przypatrując mi się bystro. Za nadto tęga jestem, panie Stierforcie. Fakt to, po tych schodach oddechu też złapać nie mogę. Wyglądam jak pecherz wypełniony wodą. Lecz przyznaj, że w oknie drugiego piętra wziąłbyś mnie za wcale przystojną kobiecinę. Zawsze i wszędzie to przyznaję. – upewniał Steerford. Gadaj, zdrów, zawołała, machając do niego chusteczką do nosa, którą wycierała spoconą twarz. Gadaj, zdrów, na, honor! Byłam w zeszłym tygodniu u Lady Miters. To mi kobieta, a ubrana. I samego mitersa widziałam. To mi mężczyzna, a odziany. W Peruce, jak Boga kocham, w Peruce tak się do mnie podsiadał, że już chciałam zadzwonić. Przyjemny, przyjemny, bardzo przyjemny mężczyzna, tylko bez zasad. Rozpustnik. Co też tam pani robiła? Spytał Steerford. Aha, rzekła, podnosząc znów rękę do oczu i rozszerzając powieki na znak porozumienia. Aha. Ciekaw jesteś, czy jej dawałam receptę od wypadania włosów, czy na farbowanie? Na bielidło, czy na brwi czernienie? Aha. A czy wiesz czasem, jak się mój dziad nazywał? Nie wiem. Walker kotku, walker, ostatni z walkerów, to też odziedziczyłam po nim całe państwo kruczków. Nigdy nie zdarzyło mi się spotkać nic podobnego do tej karlicy. Dziwiła mnie, wprawiała w zdumienie, miała właściwy sobie sposób mówienia i słuchania, dopominania się odpowiedzi na to, co sama mówiła, przechylania głowy i przymrużania oczu. Napatrzyć się na nią nie mogłem, w zdumieniu zapominając o grzeczności. Tymczasem przysunęła do siebie krzesło, na które wchodząc położyła przyniesioną torbę i zajęła się wydostawaniem z niej, podnosząc krótkie swe nieskończonej ilości flaszeczek, gąbek, grzebyczków, szczoteczek, kawałków flaneli, szczypczyków i nożyków, jako też innych tym podobnych narzędzi, które rozkładała na krześle. – Kto to ten, y, młody przyjaciel? – spytała Stirforta. Pan Copperfield, życzyłby poznać panią. <laughs> Spodziewam się, rzekła, wstając z pudełkiem w ręku i zbliżając się do mnie z uśmiechem. Świeży jak malina! Mówiąc to, wspięła się na końce palców, usiłując uszczypnąć mnie w twarz. Istna pokusa. Lubię maliny i brzoskwinie. Miło mi poznać pana, panie Copperfield. Odpowiedziałem jej, że to ja jestem zachwycony tak miłą niespodzianką. – A, jaki uprzejmy kawaler – zawołała, próbując zasłonić ręką twarz. Dziwnie zabawnie wyglądała jej mikroskopijna rączka przy szerokiej, wielkiej twarzy. – Jakiż ten świat pełen obłudy i kłamstwa, nieprawdaż? – Co pani przez to rozumie, panno Moucher? – spytał Stilford. – Ha, ha, wyborne dzieci, miłe dzieci – Zawołała karliczka, przychylając się, mrużąc oko i szukając czegoś w pudełku. Ułamek książęcego paznokcia. Patrzcie, nazywam go księciem A, B, C, bo boję się przekręcić nazwisko, w którym jak groch z kapustą znajdziecie zmieszane wszystkie litery alfabetu. Rosyjski książę jest klientem pani? Upewnić cię mogę, kotku, dwa razy na tydzień strzygę mu na rękach i nogach paznokcie. Mm. Kojnie nie płaci? Jak mówi, przez nos. Nie dopuściłby do siebie goli brody. A gdybyście widzieli jego wąsy. Rude z przyrodzenia, a jakie czarne pod działaniem sztuki. I rączek pani, panno Moucher, skłoniła głowę. Nie ma rady. Musiał się do mnie uciec. Zwykły szuwaks, dobry był tam, w Rosji, ale nie tu. Takiego zardzewiałego księcia nie widzieliście jeszcze nigdy. Stara szpada. Ale dlaczego nazwała go pani błaznem? Zaśmiał się Stirford. Aj, chłopcy, wy chłopcy, mówiła żywo potrząsając głową. Wszyscyście błazny. Klnę się na ten oto ułamek książęcego paznokcia. A wiele mi ten paznokieć drzwi otwiera. Oho, więcej niż moja sztuka. Noszę się też z nim jak kot z sadłem. Najlepszy to list rekomendacyjny. Panna Moucher musi być biegłą, jeśli księciu obcina paznokcie. Pokazuję wszystkim młodym paniom i panientom, udzielam po kawałeczku, tak jak osobliwość do albumów i prywatnych zbiorów. Ha, na honor, cały społeczny system, jak tam mawiają w parlamencie, jest systemem książęcego pazdokcia. Skończyła, kiwając głową i usiłując skrzyżować na piersiach krótkie ramiona. Stirford śmiał się serdecznie, ja także. Panna Moł czerkiwała głową, mrużyła oko, mrugała. Tak to, tak, mówiła pocierając kolana i wstając. Ale nie w tym rzecz. Zbadamy strefę podbiegunową i skończymy z tym. Wybrała parę drobnych narzędzi, flaszeczkę jakąś i ku wielkiemu memu zdziwieniu spytała, czy stół utrzyma, na twierdzącą odpowiedź Stilforta. Przystawiła krzesło i z moją pomocą znalazła się wkrótce na stole niby na estradzie. Jeśli któryś z was dostrzeże końce moich bucików, rzekła, niech powie, a wróciwszy do domu otruje się. Nic nie widzę, upewnił Steerford. Ani ja, dodałem. Oddycham, a teraz cip, cip, cip. Chodźcie, niech was oskubie. Odnosiło się do do Stierforda. Po Posłuszny wezwaniu usiadł plecami do stołu, twarzą do mnie, powierzając jej mikroskopijnym rączkom swą głowę Włosy. Zabawnie wyglądał tak w ręku karliczki, stojącej nad nim na stole i przyglądającej się obfitym zwojom jego ciemnych włosów za pomocą szkła powiększającego, które wydobyła z kieszeni. Piękny z ciebie chłopak. Zadecydowała po dokonaniu uważnego przeglądu jego czupryny. Beze mnie jednak byłbyś w niespełna dwanaście miesięcy łysy jak kolano. Chwilkę, kochanku. Wzmocnić ci czuprynę na jaki lat dziesiątek. Mówiąc to, moczyła strzępki flaneli w zawartości flaszeczki, z drugiej nalewała coś na szczotkę i na przemian to nacierała, to szczotkowała głowę stirforta, mieląc ciągle językiem. A ten Charlie Pigrave, syn księcia, znasz go pewnie, pytała, zwracając ku sobie twarz mego przyjaciela. Tak, trochę. To mi mężczyzna, co za wąsy! Co do nóg zaś, to nikt nie może z nim rywalizować. Próbował obejść się beze mnie, gdy służył w gwardii. Wiesz, szalony. No tak mi coś wygląda. Próbował. Otóż udał się do perfumerii po flakon balsamu z Madagaskaru. On? Charlie? On sam. Naturalnie nie posiadali tam balsamu z Madagaskaru. Smaczne to? pytał Stefold. Smaczne. Wstydź się, żarłoku. Zawołała klepiąc go po twarzy. To na wąsy. W sklepie była kobieta nie młoda. Jako żywo nie słyszała o niczym podobnym. Z przeproszeniem pana mówi: czy to róż? Róż, na co mi róż! woła Charlie. Z przeproszeniem bez obrazy tak różnymi nazwami obdarzają te przedmioty kupujący, żem przypuszczała. A teraz Kotku, ciągnęła, szczotkując z zapałem włosy Stirforta. Mnie samej zdarza się czasem, mniej więcej. Przepraszam kochanku, to przez nieuwagę. Co takiego? Z różem? Zmieszać jedno z drugim, odrzekła dotykając palcem nosa. Poznanie wszelkich tajemnic prowadzi do pożądanych rezultatów. I u mnie różne bywają nazwy. Pewna wdowa nazywa róż maścią do ust, inna rękawiczkami, inna krochmalem do kołnierzyka, inna jeszcze wachlarzem. A ja na to wszystko zgadzam się i służę każdej tym, czego potrzebuje, niby nic, niby ani się domyślając, o co idzie. Wierzą, zdaje im się, że mają głupią przed sobą, a czasem pytają nawet, jak wyglądam, czy nie jestem za blada? Pociecha, mówię wam, pociecha. Nie zapomnę nigdy Karlicy stojącej na stole, śmiejącej się, szczotkującej kędziory Stilforta i mrugającej na mnie. Ale, rzekła, tutaj na takie rzeczy nie ma wielkiego popytu, to też ruszam w drogę. Zresztą, odkąd tu jestem, nie widziałam pięknej kobiety. Czy być może? Upewniam, ani nawet do prawdy cienia pięknej kobiety. Ha! A może my, Davy, moglibyśmy pokazać jedną z ciała i kości? Jak sądzisz, Davy? Mrugnął na mnie. Oczywiście, odrzekłem. Aha! Zawołała karlica patrząc na mnie, a potem zwracając znów ku sobie mikroskopijnymi swymi dłońmi twarz Stirforta. Nie doczekawszy się odpowiedzi, szczotkowała z uprzednim animuszem głowę mego przyjaciela, mrużąc jedno oko, a drugim strzelając w sufit. Pańska siostra, panie Copperfield, co? spytała po chwili. Nie, bynajmniej uprzedził mnie Stirford. Owszem, pan Copperfield był, jeśli się nie mylę, pierwszym jej wielbicielem. Był i już nie jest. Co za wietrznik, patrzcie. Lubi obrywać kwiatki, co? Na imię jej poli, co? zawołała, zwracając się do mnie tak nagle i z tak przenikliwym spojrzeniem, żem się zmieszał. Nie, nie poli, odrzekłem. Na imię jej Emilia. Aha! zawołała, nie spuszczając ze mnie oka. Jaka ze mnie grzechotka, jaka trzpiotka. W głosie jej. I spojrzeniu było coś, co mnie raziło nieprzyjemnie. Odezwałem się zatem z powagą, której dotąd żaden z nas nie przybierał. Równie cnotliwa jak piękna, zresztą zaręczona z najpoczciwszym podsłońcem, z tej samej, co ona sfery człowiekiem. Szanuję o tyle jej rozsądek, o ile uwielbiam wdzięki. Wybornie, zawołał Stierford. ho, ho. A teraz ja uzupełnię udzielone pan nie wiadomości, nie pozostawiając nic niepewnym domysłom. Osoba, o której mówimy, jest z zawodu szwaczką. Pracuje u Omer i Joram, krawca, tapicera i tak dalej, w tym oto sławetnym mieście. Proszę uważać: Omer i Joram. Zaręczona ze swym stryjecznym czy wujecznym bratem, narzeczonemu na imię Ham. Pegoty na nazwisko, zawód, budowniczy barek i łodzi, w tym też oto sławetnym grodzie. Mieszka przy wuju, nieznanym mi z imienia, nazwiskiem Pegoty, żeglarzu i rybaku z zawodu, też tu, w sławetnym tym grodzie. Najpiękniejsza to i uroku pełna istotka. Na równi z moim tu obecnym przyjacielem, zachwycam się nią niezmiernie. I gdybym się nie bał narazić temu oto, memu przyjacielowi, Mającemu odmienną opinię, powiedziałbym, że zdaniem moim narzeczony nie jest wart narzeczonej. Szkoda jej dla niego. Mogłaby zrobić świetniejszą karierę, urodziła się bowiem na damę. Panna Moucher uważnie słuchała słów tych, mówionych pomału, z naciskiem. Słuchając, głowę miała przechyloną i oko przymknięte. Gdy skończył, wybuchła nowym potokiem słów. A tak, tak, to i wszystko, wołała, obcinając mu bokobrody z niesłychaną zręcznością. Dobrze, bardzo dobrze. Cała historia z niezbędnym zakończeniem. Pobrali się i żyli długie lata. No, ślicznie. Zachwycam się E, bo jest ładna, lecz gniewam się na E, bo zaręczona. Ś ślicznie, ślicznie. Znam już ją najzupełniej. Piękna, na imię jej Emilia, tu mieszka, czy tak? Panie Copperfield, jaka ze mnie trzpiotka. I patrząc na mnie wesoło i przebiegle, ciągnęła dalej. No, masz talent, masz talent, nie lada, Steerforcie. Mowa twoja obchodzi się bez przecinków i kropek. Zrozumiałam cię, kotku. Czy słyszysz? Zrozumiałam. A teraz z Bogiem, kochanku. Kolej na pana Copperfielda. Cóż, Davy? pytał Stirford, wstając. Chcesz być upiększony? Dziękuję pani, nie dzisiaj, odrzekłem. Nie wymawiaj się, kotku upewniała, przypatrując mi się z miną znawczyni. Wyraźniejsze brwi nie zaszkodzą. Dziękuję pani, powtórzyłem. Innym razem. Tylko chwilkę, nalegała. Wystarczy na całe dwa tygodnie. Nie, dziękuję pani, nie teraz. No, tak troszeczkę, co? Nie? Złaże zrusztowania. Chyba ten wąsik, co? Zarumieniłem się. Była to bowiem słaba moja strona. Panna Moucher, przekonawszy się, że nie byłem w usposobieniu i że mnie nie skusi flaszeczką, którą podnosiła, przypatrując się dla większej zapewne zachęty jej zawartości, zgodziła się odroczyć usługi swe i prosiła o zdjęcie jej ze stołu. Z naszą pomocą znalazła się wkrótce na podłodze i żywo zaczęła wiązać pod brodą wstążki od kapelusza. A honorarium? spytał Stirford. Pięć klapsaczy. Co? Psie pieniądze, prawda, kotki wy moje! zawołała. Jaka ze mnie trzpiotka, panie Copperfield? Protestowałem, gdyż tak grzeczność nakazywała, w duszy przyznając jej najzupełniejszą rację. Porwała podane sobie dwie półkorony, na kształt chochlika zadzwoniła nimi w głębi kieszeni. To skarbonka, zawołała zbierając swoje pieniądze, czy wszystkie są graty? Zdaje się, że wszystkie. Nie chcę być podobna do tego oblubieńca, co jadąc do ślubu zapomniał tylko o oblubienicy. <głupiec>, głupiec, ale zabawny. A teraz przyszła rozstania pora. Nie płaczcie, kotki wy moje. Przenieście mężnie cios tak okrutny. Żegnam pana, panie Copperfield. Strzeż się, strzeż młodzieńcze. Ależ <głupiec> ale kotka ze mnie. Wasza to wina, bezecniki. No. Przebaczam wam i żegnam. Do widzenia, do widzenia! Mówiąc tak, z torbą zawieszoną na ramieniu, pobrzękując nią, potoczyła się na krótkich i zapewne jak u kaczki wykrzywionych nóżkach ku drzwiom. Na progu zatrzymała się jeszcze, pytając, czy ma zostawić nam na pamiątkę pukiel włosów. Trzpiotka ze mnie! dodała znikając, i pogroziła nam na pożegnanie swoją mikroskopijną rączką. Po wyjściu jej Stirford wybuchnął głośnym i tak szczerym śmiechem, że mu również szczerze wturował, chociaż sam nie śmiałbym się może. Naśmiawszy się dowoli, mówił mi, że panna Mowcher ma rozległe stosunki i przeróżne oddaje ludziom usługi. Wielu widzi w niej z pewnością tylko dziwoląga i potwora, lecz ona sprytna jest, roztropna, czynna. Mówił mi, że wszystko, co opowiadała, prawdą jest. Że jej wszędzie pełno w Londynie i na prowincji, że rozległą ma klientele i możnych znajomych, spytałem go o jej usposobienie i charakter. Czy złośliwa tylko jest, czy też zdolna pokochać to, co jest dobre i szlachetne? Nie otrzymawszy odpowiedzi i widząc, że jest roztragniony, zaniechałem dalszych w tej sprawie pytań. Natomiast Stirford opowiadał mi wiele o jej zręczności, zawodzie, korzyściach, miała sławę doskonałej fryzjerki. Przez cały chyba wieczór była tematem naszej rozmowy i nawet rozchodząc się na noc, Stirford cytował jeszcze jakieś jej koncepty. Wracając do domu, zdziwiony byłem zastawszy przed drzwiami Hama, który oznajmił mi, że Emilka jest wewnątrz. Spytałem go, dlaczego i on nie wszedł. Bo, rzekł zmieszany, e Emilka ma tam z kimś coś do pomówienia. Tym bardziej zauważyłem, powinien byś znajdować się wówczas z nią razem tak niby to tak na ogół odrzekł głos zniżając i z niezwykłą powagą ale tym razem idzie o młodą kobietę którą Emilka znała dawniej a nie powinna znać już teraz słowa te rzuciły nagle światło na postać dojrzaną na ulicy przed kilkoma godzinami nieszczęsna to istota ciągnął ham Ciągle włóczy się po mieście, a ludzie stronią od niej jak od zarazy. Zdaje mi się, że ją dziś wieczorem spotkałem tam na nabrzeżu. Doganiała nas, prawda? Nie zbliżyła się wówczas i tylko potem, kiedyśmy zapalili światło w domu. Posłyszałem, jak ktoś pod oknem Emilki jęczy: Emilko, Emilko, na rany Chrystusa zmiłuj się nade mną. Niedawno jeszcze podobna do ciebie byłam. Wzruszające to zaklęcia, pani Judy. Prawda, odrzekłem. I cóż na to Emilka? Emilka mówiła, Marto, ty to? Ty, Marto. Obie pracowały razem u pana Omera. Przypominam ją teraz sobie, zawołałem. Była to jedna z dwóch szwaczek, które widziałem u krawca za pierwszej mej bytności. Pamiętacie? Marta Endel, potwierdził Ham. O lat kilka starsza od Emilki, szkolna jej koleżanka. Nie znałem jej nazwiska. Cóż dalej? Otóż wzdychała, aż się serce ściskało. Emilko, Emilko, nie odwracaj się ode mnie. Wszak niegdyś byłam taka jak ty. Chciała mówić z Emilką, a że to było niemożliwe tam w domu, bo stryj. Ano tak, pani czuł. dobry on jest, ludzki, miłosierny, ale nie zniósłby. Nie zniósł nigdy za żadne nie pozwoliłby skarby, aby się tamta zbliżyła do naszej Emilki. Czułem, że mówił prawdę, sam to wiedziałem. Zatem Emilka napisała na papierku i podała jej przez okienko: pójdź do ciotki, pokaż jej to, zrobi to ona dla mnie i pozwoli ci się ogrzać u swego ogniska. A gdy wuj wyjdzie, ja też tam przyjdę. Tak mi opowiedziała, prosząc, abym tu ją przywiódł. Powtarzam dosłownie, jak mi mówiła. Cóż miałem począć? Może to niepotrzebne, ale jak tu jej odmówić, gdy ma łzy w oczach? Założył rękę na kamizelkę i wyjął małą sakiewkę. A jeśli... Mówił z uszanowaniem, kładąc ową sakiewkę na szerokiej swej dłoni. Niepodobna mi odmówić jej, gdy ma łzy w oczach. Jakże odmawiać, gdy powierza mej pieczy skarb ten swój. A wiem, na co to tu przyniosła. Niebogata ta moja kochana Emilka. Ścisnąłem mu gorąco rękę i przez kilka chwil... Chodziliśmy razem milcząc. Wkrótce drzwi się otworzyły i Pegoty skinęła na hama. Chciałem przejść do mego pokoju niewidziany, lecz było to niepodobieństwem. Pokój był tuż przy kuchni i skoro tylko drzwi otworzyłem, znalazłem się wśród całego towarzystwa. Dziewczyna, ta sama, którąśmy spotkali na piaskach wybrzeża, siedziała na ziemi przed kominem, z głową opartą o krzesło. Wyobraziłem sobie, że na krześle tym przed chwilą siedzieć musiała Emilka, trzymając na kolanach głowę nieszczęsnej. Nie mogłem się jej dobrze przypatrzeć, gdyż potargane włosy pokrywały jej twarz. Wydała mi się tylko młoda i przystojna. Tego Ty była zapłakana, podobnie jak Emilka. Nikt nie przemówił ani słowa, tylko w ciszy rozlegało się tik-tak ściennego zegara. Pierwsza przemówiła Emilka, zwracając się do Hama. Marta chce wyjechać do Londynu, rzekła. Czemu do Londynu? Spytał rybak. Stał pomiędzy dwiema kobietami, patrząc na siedzącą na ziemi dziewczynę ze współczuciem i niezadowoleniem, zarazem, że samą swą obecnością obraża już jego ukochaną. Pamiętam dobrze całą tę scenę. Oboje mówili głosem przyciszonym i jak gdyby czuli na piersiach ogromny ciężar. Lepiej tam niż gdzie indziej, odezwał się głos trzeci, Marty, która pozostała nieruchoma. Nikt mnie tam nie zna, tu znają wszyscy. Co ona tam pocznie? Pytał Ham. Podniosła głowę i spojrzała nań ponuro, a potem znów spuszczając głowę, porwała się za szyję, jak gdyby udusić się chciała w przystępie szaleństwa czy rozpaczy. Postara się żyć uczciwie ozwała się Emilka. Nie słyszałeś jej zapewnień? Prawda, ciociu? Prawda? Tego ty ze współczuciem potrząsnęła potakująco głową. Postaram się, jeśli mi dopomożecie, rzekła Marta. Gorzej już niż tu żyć nie mogę, a, a może będę żyć lepiej. Och, ciągnęła drżąc na całym ciele, wyrwijcie mnie z tego piekła, z tych ulic, gdzie mnie każdy zna od urodzenia. Emilka wyciągnęła dłoń do narzeczonego. Zauważyłem, że oddał jej coś. I odeszła sądząc, że ma swą sakiewkę, lecz spostrzegłszy pomyłkę. Zwróciła się pytająco do stojącego przy mnie hama. Twoje to, twoje, Emilko, mówił szybko przyciszonym głosem. Wszystko, co moje, twoje, nic mi niepotrzebne, tylko dla ciebie. Łzy nabiegły jej do oczu. Zwróciła się milcząc do marty. Nie wiem, co jej dała. Widziałem, jak nachylona nad nią, wsuwała jej w zanadrze pieniądze, pytając szeptem, czy wystarczy: Więcej niż potrzeba, mówiła tamta całując jej ręce. Wstała, otyliła się w chustkę i płacząc w głos, wyszła za drzwi. Na progu zatrzymała się, jak gdyby czegoś zapomniała i chciała wrócić, lecz żadne słowo z ust jej nie wyszło. Zaszlochała głośniej i wybiegła na ulicę. Gdy drzwi się zamknęły, Emilka popatrzyła z kolei na nas i kryjąc twarz w dłoniach, rozpłakała się. Emilko, kochanko! Uspokajał ją narzeczony, potrząsając łagodnie za ramię. Och, Ham! zawołała szlochając. Nie zasługuję na tyle dobroci, przywiązania. Nie umiem być tak wdzięczna jak być powinnam. Umiesz, wiem to. Upewniał ją Ham. Nie, nie, nie szlochała trzęsąc główką niewdzięczna niedobra ze mnie dziewczyna płakała jak gdyby jej serce pękało z żalu nadużywam twego przywiązania nie zasługuję na nie szlochała nie jestem tym czym być powinnam ty to co innego tyś zawsze dobry ja powinnam myśleć tylko o tym aby cię uszczęśliwić ależ uszczęśliwiasz mnie twierdził ham moje szczęście to patrzeć na ciebie myśleć o tobie ale to nie dość, nie dość. To właśnie dlatego, żeś ty taki dobry, a ja na to nie zasługuję. Szczęśliwiej byłoby dla ciebie, jeśli byś kochał inną, lepszą ode mnie dziewczynę, przywiązaną do ciebie i nie tak, jak ja próżną i zmienną. Biedaczko ty moja, gołąbko złota, skarżył się Hams cicha. Ta Marta wzruszyła cię tak, rozdrażniła. Ciociu, łukała Emilka, ciociu, chodź tu bliżej. Niech położę głowę na twym ramieniu. Tak mi smutno, tak gorzko. O, wiem ja, wiem, że nie jestem tym, czym być powinnam. Pegoty przysunęła krzesło. Posadziła na nim Emilkę. Objęła ją czule za szyję, patrząc jej w oczy. Ratuj mnie, ciociu, błagała ta ostatnia. Ham, kochanku, ratuj. Davy, przez pamięć dawnych czasów, ratujcie, pomóżcie. Chcę się poprawić, być lepsza. Wdzięczniejsza. Co to za szczęście być żoną takiego poczciwego człowieka i wieść życie ciche, spokojne. Oj, serce, biedne ty moje serce! Opuściła głowę na łono starej mej piastunki i w żalu swym na poły kobiecym, dziecięcym na poły, takie w istocie było dotąd całe jej zachowanie, z czym jej zresztą bardzo było do twarzy, płakała długo i rzewnie. Dobra Pegot i uspokajała ją, jak się uspokaja dziecko, pieszcząc, gderając, żartując na przemian. Stopniowo uspokajała się, podniosła głowę, zaczęła odpowiadać nam. Wkrótce uśmiech zjawił się na jej ustach. Siedziała zawstydzona, a Pegoty poprawiała jej włosy. Ocierała łzawe jeszcze oczy, aby się wuj nie przestraszył, gdy wracając do domu, ujrzy ją zapłakaną. Wieczoru tego dostrzegłem to, Czego przedtem nie dostrzegł był jeszcze. Dostrzegłem jak pocałowała szczerze w twarz przyszłego swego męża, tuląc się do silnych jego ramion. A gdy odchodzili w srebrnym świetle miesiąca porównałem odejście ich z odejściem Marty. Emilka obiema rączkami zawisła u ramienia narzeczonego. Rozdział dwudziesty trzeci. Wysłuchuję rad pana Dika i obieram zawód. Przebudziwszy się na zajutrz, długo jeszcze myślałem o Emilce. Jej łzach po odejściu Marty i zdawało mi się, że tajemnicy jej serca nie mam prawa zdradzić przed nikim, ani nawet przed przyjacielem moim. Dla nikogo nie czułem w sercu tyle tkliwości, jak dla tej dziewczynki, która dzieliła dziecięce moje zabawy i którą wówczas, przekonanie to zachowam do grobowej deski, z całego kochałem serca. Powtórzyć komu bądź, bodaj przyjacielowi, to, co się jej w żalu z głębi duszy wyrwało, wydawało mi się czymś brutalnym i kalającym ten słoneczny promień dziecięcych uczuć, którym nie przestałem nigdy wieńczyć jej czoła. Postanowiłem zachować to wyłącznie dla siebie, a wszystko to dodawało jej w mych oczach wdzięku. Gdyśmy byli przy śniadaniu, podano mi list od ciotki w sprawie, w której Steerforth mógł udzielić mi rady. Uszczęśliwiony byłem nadarzającą się sposobnością zasięgnięcia jego rady. Postanowiłem uczynić to w podróży, gdyż na wyjezdnym byliśmy dostatecznie zajęci i bez tego. Pan Berkis opłakiwał nasz wyjazd tak dalece, że nie wątpię, iż otworzyłby swą skrzynkę i nową poświęcił Gwineę, jeśli by to nas mogło zatrzymać przez parę dni jeszcze w jarmu. Pegoty i całą jej rodzinę wyjazd nasz pogrążył w żalu. Cały zakład Omer Joram opuścił sklep, aby nas pożegnać, i tyle znalazło się dokoła Steelforta rąk gotowych nieść do stacji dyliżansu nasze walizy, że jeśli byśmy mieli rekwizyty całego pułku, jeszcze byśmy w przeniesieniu ich najmniejszego nie doświadczyli kłopotu. Jednym słowem, odjeżdżaliśmy w porę, pozostawiając żal po sobie. Na długo tu zostajecie? spytałem litimera, wsiadając do dyliżansu. Nie proszę pana, nie na długo zapewne odrzekł. Sam tego jeszcze dziś wiedzieć nie może wtrącił Steerforth. Wie, czego ma tu dokonać i dokona. O tym nie wątpię, zauważyłem. Litimer uniósł kapelusza, dziękując zapewne za wyrażenie tak dobrej o nim opinii. Co do mnie zaś, czułem się, jakbym miał lat osiem. Pożegnał nas, życząc nam szczęśliwej podróży, a odjeżdżając pozostawiliśmy go na miejscu tajemniczego i niewzruszonego jak egipska piramida. Milczeliśmy czas jakiś. Steerforth zdawał się być zamyślony. Co do mnie raz jeszcze w myśli żegnałem miłe i mi miejsca, marząc o zmianach, jakie w nich i we mnie czas przyniesie. Nagle Steerforth poweselał, rozgadał się, potrząsając mnie za ramię. — Odezwij się! Hej, Davy! — zawołał. Cóż to za list otrzymałeś przy śniadaniu? A tak, rzekłem, dostając list z kieszeni. Od ciotki. Czy to warte zastanowienia? I bardzo. Ciotka przypomina mi, że się moje wakacje kończą i że o przyszłości pomyśleć trzeba. Masz chyba już jakieś widoki? Wyznam ci prawdę, nie myślałem o tym. A teraz za karę obejrzyj się dokoła, zaśmiał się Steerforth. Na prawo pusto, na lewo pusto. Przed tobą to samo, za tobą nie inaczej. Zaśmiałem się. Istotnie widok dookoła mnie żadnych nie budził nadziei, krajobraz przedstawiał nagą równinę. A co ci o tym pisze, ciotka? Pytał poważnie już Stirford. Żadnej nie nasuwa myśli? Tak, niby pyta mnie, co bym myślał o zostaniu proktorem. Ha, chłodno zauważył Stierford. Mógłbyś zarówno być i czym innym. Zaśmiałem się z jego miary i wagi dla zawodów ludzkich i spytałem, czy wiesz, co to proktor? Rodzaj adwokata w mnisim kapturze, odrzekł. Jest tam jakaś podłanora w pobliżu cmentarza św. Pawła, a w niej instytucja zwana Doctors Commons, która na dobry ład powinna była przestać istnieć przed dwustu laty. Wytłumaczę ci to lepiej, biorąc przykład z Doctor's Commons. Jest to też nora, gdzie rozbierają kościelne prawa. Przetrząsają jakieś stare akty parlamentu, o których dziś nikt już nie wie. Wykopują akty z czasów Edwardów. Kopalnia na robotę. Rozstrzygają się też tam sądy nad testamentem i małżeńskimi kwestiami. Sprzeczki okrętów z barkami. Prawisz nonsensy, Stierforcie. Co morskie sprawy mieć mogą do kościelnych praw? Wcale nie nonsensy. Zobaczysz, że te i tamte podpadają pod kompetencje tychże samych sędziów. Będąc tam kiedyś usłyszysz całe słowniki morskich wyrażeń, a nazajutrz długie rozprawy nad teologiczną jakąś zawiłością w sprawie takiego lub owego duchownego kontrowersje. Czy gadulstwo? Ludzie ci podobni do aktorów, raz występujących w roli sędziów, to znów doradców, raz tacy, drugi owacy, zmieniają się w okamgnieniu, chorągiewki na wietrze. Komedia, której przypatruje się wyborowa publiczność. Czy adwokaci i proktorowie to jedno i to samo? Pytałem zmieszany nieco tym, co mu usłyszał. Nie, rzekł Steerforth. Adwokaci są to urzędnicy cywilni. Ludzie, którzy w uniwersytecie ubiegają się przedtem o stopień doktorów obojga praw, to też prawdę mówiąc niewiele z nimi mam wspólnego. Proktorowie używają tylko adwokatów. Są zresztą z nimi na przyjacielskiej stopie. Ustawiczna zamiana grzeczności, poczęstunków i tak dalej. Ha! W każdym razie zalecam ci szacunek dla tego Trybunału Jurystów. Domaga się on tego. Słuchałem Stierforta a chociaż doktor Commons nazwał Norą w pobliżu cmentarza świętego Pawła, nie przestraszyła mnie jakoś nazbyt podsunięta przez ciotkę myśl. Ciotka zostawiała mi zresztą zupełną swobodę działania, pisząc, że myśl tę nasunęła jej niedawno dokonana wycieczka i zasięgane porady pewnego uczonego proktora w kwestii testamentu, który zamierzała sporządzić na mą korzyść. Powiedziałem to Streetfortowi. Bardzo poczciwie ze strony twojej ciotki, zauważył. I powinno to wzmóc twój szacunek dla Doctor's Commons. Zdawało mi się istotnie, że warto pomyśleć o tym. Tymczasem ciotka, jak mi to pisała, wyjechała na moje spotkanie do Londynu, gdzie zatrzymała się w jakimś hotelu z kamiennymi schodami i wygodnym wejściem na dach. Przekonana bowiem była, że co nocy pożar grozi wszystkim domom stolicy. Podróż zeszła nam przyjemnie. Rozmawialiśmy o Doctors Commons, o tych dalekich czasach, gdy zostanę prawdopodobnie proktorem, a Steerforth miał w pogotowiu tysiąc scen komicznych, które obu nas pobudzały do śmiechu. W Londynie rozstaliśmy się. Steerforth pojechał do siebie, obiecując odwiedzić mnie na zajutrz, ja zaś udałem się wprost pod wskazany mi w liście ciotki adres. Zastałem ją, oczekującą mnie z wieczerzą. Miło mi było spotkać ciotkę. Witała mnie, jak gdybym wracał z drugiej półkuli, a chociaż sama łzy miała w oczach, śmiała się, dowodząc, że jeśli by matka moja żyła, płakałaby z pewnością, gdyż tak bardzo była dziecinna. A ciotka zostawiła pana dika w domu? z żalem zauważyłem. Janet, jak się masz, Janet? Janet dygnęła, pytając, jak się miewam. Ciotka, jakby się zasmuciła, ciągle pocierała nos. I ja żałuję, że go tu nie ma z nami, mówiła. Utraciłam spokój, odkąd tu jestem. Uprzedziła moje pytanie i ciągnęła. Nabrałam przekonania, że Dick nie jest stworzony do odganiania osłów. Brakuje mu potrzebnej energii. Wypadałoby raczej zostawić Janet, byłabym spokojniejsza. Lecz jeśli kiedy, to dziś najpewniej o czwartej po południu było tam prawdziwe najście osłów. Starałem się ją pocieszyć. Ten sam, wyobraź sobie, ten sam, na pewno ten sam, bez ogona, ten, na którym wjazd odbywała ta tam siostra tego Marstona. Jeśli już jest w Dover jaki osioł szczególnie mi nienawistny, kończyła, uderzając pięścią w stół, to ten chyba bydle. Janet ośmieliła się zauważyć, że się może pani irytuje przedwcześnie, że wie nawet, iż ów osioł bez ogona, zamówiony był do wożenia piasku i kamieni na szosie. Nie uspokajało to bynajmniej ciotki. Wieczerza dobra była i nawet gorąca, chociaż ciotka ulokowała się jak mogła najwyżej. Czy aby w razie pożaru być jak najbliżej drzwi wychodzących na dach, czy z innych względów, powiedzieć nie potrafię. Podano zrazy pieczoną kaczkę i jarzyny. Byłem przy apetycie. Tylko ciotka, nie dowierzając stołecznej kuchni, jadła mało. Wyobrażam sobie, mówiła że nieszczęsna ta kaczka urodziła się i wychowała gdzieś w spiżarni i chyba w jakiejś stajence odetchnęła świeżym powietrzem. Kto może zaręczyć, że zrazy te są z wołowiny? Może, a może i nie. Wszystko tu podrobione oprócz błota. Czy ciotka nie przypuszcza, że kaczkę przywieźli ze wsi? Spytałem. Ale gdzie tam? Odrzekła. Nie mogłoby to zadowolić tutejszych oszustów. Nie wdawałem się w dalsze dyskusje w tak delikatnym przedmiocie, Jadłem z wybornym apetytem, co zresztą zadowalało w zupełności mą ciotkę. Gdy zdjęto obrus ze stołu, Janet pomogła jej ułożyć włosy na noc, włożyć nocny czepek, wykwintniejszy niż zazwyczaj, na wypadek pożaru, objaśniła ciotka. Otuliła jej potem nogi suknią, co było w zwyczaju ciotki co wieczór dla zagrzania się przed pójściem do łóżka. Przygotowałem i podałem jej, jak zwykle, szklankę grzanego wina z wodą i cieniutkie grzanki. Po czym Zostaliśmy sami na poufnej rozmowie. Ciotka w nocnym czepku, zagłębiona w fotelu, popijała winną polewkę, patrząc na mnie z zadowoleniem. No, trot, ozwała się, co myślisz o proktorstwie? A możeś się jeszcze nad tym nie zastanowił? Owszem, kochana ciotko, odrzekłem. Wieleśmy o tym rozprawiali ze Steerfortem. Podoba mi się ten projekt. Tym lepiej. Zawołała ciotka. Cieszy to mnie niezmiernie. Jedno mnie tylko zastanawia. Co? Powiedz co? Mów otwarcie. Otóż chciałbym wiedzieć, czy wejście moje do tego zawodu nie pociągnie zbytnich kosztów. Tysiąc funtów, ni mniej, ni więcej, odrzekła. Przysunąłem się bliżej. Otóż, właśnie, kochana ciotko to mnie zastanawia mówiłem. Poważna to cyfra. Byłaś dla mnie tak hojna pod każdym względem, tyle już wydałaś na moje wychowanie. Zapewne są inne zawody mniej kosztowne, a które przy pracy i wytrwałości mogą zapewnić przyszłość. Może by lepiej czegoś podobnego spróbować. Czy pewna jesteś, kochana ciotko, że możesz na ten cel właśnie wydać tak znaczną sumę pieniędzy? Daruj, jeśli cię pytam o to, i proszę, byś się nad tym dobrze zastanowiła, lecz traktuję cię jako drugą matkę. I najzupełniejsze w tobie pokładam zaufanie. Ciotka kończyła pić polewkę, nie spuszczając ze mnie oka. Pustą szklankę postawiła na kominku i wówczas dopiero, zakładając ręce na piersiach, w te odezwała się słowa. Trot, kochany chłopcze, jeden tylko mam cel w życiu. Wyprowadzić cię na poczciwego, porządnego i, o ile się da, szczęśliwego człowieka. Dick tak samo innego przed sobą nie widzi celu. Chciałabym, aby ktoś słyszał, jak o tym mówi. Dziwnie przezorny, dziwnie. Nikt oprócz mnie ani się domyśla, jakie to tam w tej głowie mieszczą się skarby. Zatrzymała się, ujęła moją rękę w swe dłonie i tak ciągnęła dalej. Nie warto wspominać przeszłości. Chyba o tyle, o ile to ma wpływ na teraźniejszość. Może mogłam pozostawać w lepszych z Twym ojcem stosunkach niż byłam. Może mogłabym kochać to biedne dziecię, Twą matkę, chociaż zawiodła mnie tak okrutnie co do Betsy Trotwood. Wszystko to być mogło. I wierz mi. Pożałowałam przeszłości i żal mi ścisnął serce, gdyś przybył do mnie jako włóczęga, Obdartus. Odtąd po dziś dzień nie zawiodłam się na Tobie ani razu. Dumna być mogę z ciebie. Byłeś mi ciągłą pociechą. Nie mam żadnych obowiązków. Tu zawahała się i niby zmieszała. Uważam Ciebie za przybrane swe dziecko, pociechę mojej starości. Będąc cierpliwy i pobłażliwy dla dziwactw moich i kaprysów, aż nadto wynagrodzisz tym kobietę, której młodość nie była tak pomyślna, jak to wypadało. I aż nadto wynagrodzisz moje starania. Po raz pierwszy wzmiankowała coś o swej przeszłości, a czyniła to zapewne przez dobroć serca i delikatność, które by wzmogły moje uczucia dla niej, gdyby takowe wzmożonymi jeszcze być mogły. Wszystko już wtedy pomiędzy nami postanowione, kończyła. Postanowione i omówione. A teraz pocałuj mnie. Jutro po śniadaniu pojedziemy do Commons. Długośmy jeszcze gwarzyli wieczoru tego. Pokój mój, był na tym samym co ciotki korytarzu i kilkakrotnie w nocy pukała do drzwi, pytając mnie, czy słyszę hałas. Wozy jadące na rynek budziły ją. Nad rankiem dopiero zasnęła na dobre i ja też zasnąć mogłem. Nazajutrz po południu wybraliśmy się do kancelarii panów Spenlow i Jorkins w Doctors Commons. Ciotka w przekonaniu, że Londyn przepełniony jest samymi kieszonkowymi złodziejami. Wręczyła mi swój woreczek z dziesięcioma gwineami i drobnym srebrem. Zatrzymywaliśmy się na Fleet Street dla podziwiania olbrzymów na wieży świętego Danstana, uderzających w dzwony, i umyślnie w tym celu staraliśmy się stanąć tam w samo południe. Potem przez Ludgate Hill udaliśmy się na cmentarz świętego Pawła. Docieraliśmy już do tego miejsca, gdym zauważył, że ciotka wystraszona przyspiesza kroku. Jednocześnie zauważyłem obdartego mężczyznę, który się zatrzymał, patrząc na nas uważnie, a po chwili namysłu odwrócił się i szedł za nami. Trot, dziecko moje, zawołała przerażona ciotka. Nie wiem sama co począć. Niech się ciotka uspokoi, perswadowałem. Nie ma się czego bać. Niech ciotka wejdzie do któregoś tu sklepu, a ja się rozprawię z tym jegomościem. Za nic, za nic. Zawołała. Nie trzeba, abyś z nim mówił. Proszę cię, zabraniam. Ależ na boga, ciotko, to jakiś bezczelny żebrak. Zatrzymaliśmy się w pustej bramie. Mężczyzna ów też się zatrzymał. Nie patrz na niego. Nie oglądaj się, mówiła ciotka od zmysłów, niemal odchodząc. Od. zawołaj mi lepiej dorożkę, a sam tu na mnie poczekasz. Mam cię puścić samą? Tak, samą muszę, odrzekła stanowczo. Samą z nim. Z nim, z tym nieznajomym? Nie, nie zwariowałam dziecko moje. Wiem, co robię i mówię ci, że muszę się z nim rozmówić. Zawołaj dorożkę. Zdziwiony czułem jednak taką stanowczość w powziętym przez ciotkę zamiarze, że się nie ośmieliłem jej sprzeciwiać. Zawołałem dorożkę i zanim zdołałem wsadzić ciotkę, wskoczyła w nią sama, a nieznajomy, jak gdyby to od dawna umówione było, za nią. Tak zaś energiczny był ruch ręki ciotki, żem się od nich odwrócił mimo woli i słyszałem tylko wydany dorożkarzowi rozkaz wprost przed siebie byle gdzie. Teraz przypomniało mi się opowiadanie pana Dika. To, com poczytywał za przywidzenie, było rzeczywistością. Nie mogłem wątpić, że indywiduum to było tą samą osobą, o której tak tajemniczo wspominał, ale gubiłem się w domysłach nad naturą jego stosunku do ciotki. Po półgodzinnym wyczekiwaniu na cmentarzu ujrzałem wracającą dorożkę. Ciotka siedziała w niej sama. Nie uspokoiła się jeszcze dostatecznie i kazała mi wsiąść do dorożki, zlecając dorożkarzowi, aby jechał powoli. Nie pytaj mnie o nic, rzekła i pogrążyła się w milczeniu. Po pewnym czasie upewniła mnie, że już się uspokoiła i może złożyć zamyślaną wizytę, a gdy dała mi woreczek dla opłacenia dorożkarza, zauważyłem w nim brak uprzedniej gwinei. Zostały same drobne pieniądze. Wchodziło się do Komons przez niską, sklepioną bramę. Hałas miejski ginął tu cudownym jakimś sposobem, cichu oddalał się. Przeszliśmy kilka pustych, głuchych dziedzińców i wąskie przejście doprowadziło nas do kancelarii panów Spenlow i Jorkins. Jasno tam było, obszernie, przytulnie. W pierwszej sali pisało kilku pisarzy. Jeden z nich, suchy, maleńki człowieczek w rudej peruce piernikowego koloru, powstał i wprowadził nas do przyległego gabinetu. Pan Spenlow, rzekł, nie wrócił jeszcze z sądów. Natychmiast poślemy po niego. Przypatrywałem się gabinetowi. Meble były stare i spłowiałe, a zielone sukno na biurku utraciło najzupełniej pierwotną swą barwę. Na stole piętrzyły się księgi i papiery, broszury, a na okładkach najrozmaitsze napisy tu trybunał duchowny, tam sąd apelacyjny, admiralicja, Izba Deputowanych. Podziwiałem tę rozmaitość, rozmyślając jednocześnie, jak trudno zorientować się w tym wszystkim. Pomiędzy tym olbrzymie osobne księgi dowodów, powiązane i wystarczające nieraz dla napełnienia kilku tomów. Wszystko to razem wzięte wyglądało jednak wielce zachęcająco i nie zrażało mnie wcale do upatrzonego zawodu. Przenosiłem ciekawie oczy z przedmiotu na przedmiot, gdy się rozległy szybkie kroki. Po chwili wszedł pan Spenlow w czarnej, białym futerkiem, przytej todze. Był to jasnowłosy mały dżentelmen w eleganckich błyszczących butach, oślepiająco białej koszuli i krawacie, ubrany starannie, wiele czasu musiał poświęcać wybornie wyczesanym i fryzowanym bokobrodą. Dewiskę od zegarka miał tak ciężką, że mimo woli pomyślałem, że aby ją podnieść, trzeba posiadać twardą złoconą rękę, taką jak te, które w jubilerskich wystawach podtrzymują podobne przedmioty. Był sztywny i tak wykrochmalony, że się poruszał z trudnością i na kształt klucza. Chcąc obrócić głowę, obracać się musiał cały. Zostałem mu przedstawiony przez ciotkę. Powitał mnie uprzejmie, a był już widać uprzedzony o co idzie, gdyż rzekł: Więc pan, panie Copperfield, zamierza wstąpić do naszego zawodu. Onegdaj, mając zaszczyt widzieć ją, tu ukłon w stronę mej ciotki. Przypadkowo nadmieniłem, pannie Trotwood, że mamy miejsce. Panna Trotwood raczyła wzmiankować, że ma siostrzeńca, którego przyszłość żywo ją zajmuje. Tym siostrzeńcem jesteś pan zapewne. Tu znów się cały, jak za poruszeniem sprężyny, zwrócił ku mnie. Skłoniłem się mówiąc, że przedstawiony mi przez ciotkę zawód uważam za nader zaszczytny. Że nie mogę, wszelako z góry. I dopóki się bliżej nie zaznajomię, zapewnić, że do zawodu tego szczególne czuję powołanie, i że wreszcie mam nadzieję, że mi dozwolone będzie wypróbować samego siebie, zanim się stanowczo zwiąże powziętym postanowieniem. Zapewne, zapewne, potwierdzał pan spędną. Zwyczajem naszym jest ofiarowywać nowo wchodzącym do korporacji miesiąc próbny, że tak powiem. Co do mnie nic bym nie miał wprawdzie przeciw dwóm. Trzem miesiącom, lecz mój wspólnik, pan Jorkins, cena tysiąc funtów, rzekłem. Tysiąc, włącznie z patentem, potwierdził pan z pełną. Nie kieruję się, jak to miałem zaszczyt mówić, pan trotłud materialnymi względami. Nie ma może człowieka, który by się nimi mniej ode mnie kierował, lecz wspólnik mój, pan Jorkins, ma w tym względzie zasady, które uszanować widzę się zmuszonym. Słowem, Wspólnik mój, pan Jorkins, uważa sumę tysiąca funtów za niedostateczną raczej. Czy tutaj, rzekłem, pragnąc zaoszczędzić ciotce mej kosztów, nie jest w zwyczaju, gdy uczeń okaże się użyteczny i zdolny, zarumieniłem się po uszy tą wygłoszoną niby pochwałą samego siebie, czy tutaj nie jest w zwyczaju dawać mu. Pan Spenlow z wielkim wysiłkiem wyciągnął głowę z silnie nakrochmalonego kołnierzyka i szerokiego krawatu. Wstrząsnął nią i uprzedzając mnie, pensję? Nie, wcale nie, rzekł. Nie wyrażam tu własnej mojej opinii w tym względzie, ale zaznaczam, że zależy od mego wspólnika, pana Jorkins, który jest niewzruszony w swych zasadach. Przerażał mnie obraz owego niewzruszonego w zasadach wspólnika. Z czasem. Przekonałem się, że Jorkins był człowiekiem łagodnym, miękkim, który w spółce bywał zawsze usuwany na najdalsze plany, chociaż imię jego służyło za parawan najzaciętszemu i najstroższemu z ludzi. Jeśli który z uczniów żądał podwyższenia płacy, pan Jorkins i słyszeć, jakoby o tym nie chciał. Jeśli który z klientów ociągał się z wniesieniem pieniędzy, Pan Jorkins upominał się o takowe, egzekwował, a pan Spenlow stosować się musiał do wspólnika, jakkolwiek by było własne jego w tej mierze zdanie. Dłoń i serce tego dobrego, słodkiego pana Spenlow otwarte byłyby dla ludzkości całej, no ale cóż, istniał ów wspólnik. Uosobienie chciwości, nieubłagany w zasadach swych, Jorkins. Z czasem poznałem wiele podobnych spółek i nie jednego Spenloa chowającego się za plecy, nie jednego Jorkinsa. Postanowiono, że rozpocznę mój próbny miesiąc, kiedy będę miał na to ochotę. Ciotka zaś może wracać spokojnie do domu, gdzie kontrakt będzie można posłać jej do podpisu. Pan Spenloo oświadczył mi potem gotowość zaprowadzenia mnie do Trybunału. Zgodziłem się chętnie. Ciotka została tymczasem w kancelarii, wyznając, że się boi wszelkich trybunałów i miejsc podobnych, które wcześniej czy później wysadzone być mogą w powietrze. Pan Spenlow poprowadził mnie przez brukowane, ciężkimi, murowanymi budynkami opasany dziedziniec. Nad drzwiami czerniały nazwiska sędziów i doktorów obojga praw. Były to przybytki adwokatów, o których wspominał Steelford. Na lewo weszliśmy do olbrzymiej do kościoła podobnej sali. Głąb tej sali była oddzielona od reszty kratkami, a na podwyższeniu, mającym kształt olbrzymi podkowy, na krzesłach o wysokich, równych poręczach siedzieli panowie w purpurowych togach i siwych, olbrzymich perukach. Byli to, jakem się później dowiedział, sędziowie. Po środku przed pulpitem siedział dżentelmen, którego wziąłbym za sowę gdyby mi nie powiedziano, że jest przewodniczącym Trybunału. Niżej przed podkową siedzieli inni, poważni panowie, rzędem, za zielonym suknem pokrytymi stołami, w czarnych, białym futerkiem, jak u pana Spenlow, bramowanych togach. Wszyscy mieli szerokie wykrochmalone krawaty i wysokie stojące kołnierze. Wyglądali na dumnych i nieprzystępnych. Był to tylko pozór jednak, gdyż kilku z nich na zapytania sędziów udzielało odpowiedzi w tonie bardzo nieśmiałym. Chłopak z teką pod pachą i jakiś obdartus zgryzący kromkę chleba przedstawiali publiczność, grzejąc się przy kamiennym w środku sali postawionym piecu. Ciszę zalegającą salę przerywało trzeszczenie ognia w piecu i spokojny głos jednego z sędziów, wyliczający jakieś dowody prawne, Przerywany tylko szelestem papieru przewracanych kart, szukaniem nowych argumentów w papierach i księgach. Nigdy, przenigdy nie widziałem dotąd ani odtąd bardziej zaspanego, sztywnego, gnuśnego zbiorowiska ludzi. Czas przeszedł, a jam nie zapomniał o tym ukrytym w głębi cmentarza Świętego Pawła zakątku. Czułem! Że będzie coś usypiającego w przynależeniu do tej korporacji. Byle nie w charakterze klienta. O nie! Zadowolony jednak ogólnym wrażeniem, podziękowałem panu Spenną za jego uprzejmość i wróciliśmy do kancelarii. Wkrótce wraz z ciotką opuszczaliśmy gmach trybunału, a przechodząc przez salę, w której pracowali uczniowie panów Spenną i Jorkins, uczułem się znów bardzo młody. Wróciliśmy bez żadnych nowych wypadków do hotelu, chyba że za wypadek poczytam spotkanie paru osłów, przypominających ciotce grożące jej trawnikom niebezpieczeństwa. Rozmawialiśmy znów długo o mojej przyszłości, widząc zaś, jak ciotce pilno do domu, jak Londyn, z pożarami, kieszonkowymi złodziejami i fałszowanymi produktami, wcale jej nie do smaku, błagałem ją, aby wracała do siebie zostawiwszy mnie własnemu losowi Myślałam już sama o tym rzekła I zanim przyjechałeś wynalazłam dla ciebie mieszkanko jak raz to co nam potrzeba Mówiąc to wydobyła z kieszeni wycięte z dzienników ogłoszenie o będącym do wynajęcia w każdej porze lokalu przy Buckingham Street w Adelphi z widokiem na rzekę w pobliżu sądów szukano kawalera Warunki były dogodne, lokal mógł być wynajęty miesięcznie. Jak raz to, czego potrzebujemy, zawołałem, uszczęśliwiony perspektywą niezależności. Idźmy obejrzeć, mówiła ciotka, nakładając przed chwilą dopiero zrzucony kapelusz. Poszliśmy. Trzeba się było wedle ogłoszenia zgłosić do niejakiej pani Krup na pierwszym piętrze. Zadzwoniliśmy raz, drugi, trzeci. Zjawiła się wreszcie i otworzyła nam starsza kobieta we flanelowym kaftanie i perkalowej spódnicy. — Chcieliśmy obejrzeć mieszkanie — rzekła ciotka. — Dla tego pana? — spytała, sięgając po klucze za pasem. — Tak, dla mego siostrzeńca. — Mieszkanie? Cacko — zawołała pani Krupp. Weszliśmy na schody. Właściwie mówiąc, było to poddasze, co wszelako ze względów pożarowych podobało się raczej ciotce. Niskie drzwiczki, ciemny przedpokoik i dwa mikroskopijne pokoiki. Meble stare, ale dla mnie dostateczne. Gdzieś tam w oddali za murem musiała istotnie być rzeka. Wszystko to zachwycało mnie. Wyobrażałem sobie rozkosze mieszkania w podobnym lokalu, podczas gdy ciotka umawiała się o cenę. Po niejakim czasie rzecz wydała mi się załatwiona. – Czy te meble pozostały po ostatnim lokatorze? – spytała ciotka. Oczywiście, pani, odrzekła gospodyni. Cóż się z nim stało? Pytała znów ciotka. Pani Krup zakaszlała się. Chorował, bełkotała. No, tak, niby umarł. Z czego? Zawołała ciotka. A tak, niby z pijaństwa i, i od dymu. No wiadomo. Z komina, zawołała ciotka. Nie, pani, od cygar. I fajki. To, to w każdym razie niezaraźliwe, rzekła zwracając się ku mnie znacznie uspokojona. Na pewno niezaraźliwe, potwierdziłem. Słowem, ciotka widząc, jak mi się mieszkanko podoba, wynajęła je na miesiąc z tym warunkiem, że po upływie miesiąca możemy je zatrzymać do końca roku. Stół i opranie miało należeć do gospodyni, która zobowiązałaś solennie czuwać nade mną jak nadrodzonym synem. W posiadanie lokalu miałem wejść za parę dni, a pani Krup dziękowała niebu, że znalazła lokatora, którego mogła otoczyć macierzyńskim staraniem. Po powrocie ciotka upewniła mnie, że jest teraz spokojna co do mojej przyszłości, bylebym sam umiał być stały, rozważny i energiczny. Powtórzyła to niejednokrotnie w trakcie omawiania sprawy przesłaniami pozostawionych u pana Wykwilda książek i rzeczy. W tym celu napisałem długi list do Agnieszki, który ciotka miała wręczyć jej na nazajutrz. Hojnie też zajęła się moją wyprawą i zapewnieniem mi wygód na ten próbny miesiąc. Żałowałem tylko nieskończenie, że się Steerford tak opóźnia i że nie będę mógł przedstawić jej mego przyjaciela. Odprowadziłem ją do dyliżansu, w którym zajmując miejsce wraz z Janet, przewidywała szkody, jakie w nieobecności jej na trawniku wyrządzić mogły osły. Gdy odjechała, wróciłem do Adelfi, rozmyślając o dawnych czasach, gdym się włóczył nieszczęsny, głodny nieraz opuszczony, pod niskimi sklepieniami bramtych i zauków. A teraz z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękowałem niebu za zmianę, dzięki której z tych mętów życia wypłynąłem na wierzch. Rozdział dwudziesty czwarty. Rozpraszam się Rozkosz to była nie lada posiadać własny kącik i wiedzieć, że jak Robinson Crusoe ze swą fortecą, tak i ja, raz drzwi zamknąwszy, byłem nietykalny. Rozkosz to była, idąc przez miasto, czuć w kieszeni klucze od własnego mieszkania i wiedzieć, że mogę zaprosić każdego, kto mi się podoba, nie oglądając się na nikogo, własnych tylko radząc się chęci. Rozkosz to była wychodzić i wracać, nie opowiadając się nikomu, i wchodząc dzwonić i spoglądać w górę, aż się spodoba pani krup, zejść i otworzyć. Wszystko to rozkoszne było, chociaż wyznać to muszę czasem nieco straszne. Z rana, jeżeli w dodatku ranek był pogodny, wszystko to wprawiało mnie w zachwyt. Przy dziennym świetle, w słonecznych promieniach, wszystko nabierało jakiejś rozkosznej świeżości i swobody. W miarę jednak jak się dzień chylił ku wieczorowi, ciemniejsze też na wszystko padały barwy. I nie wiem, dlaczego wszystko oblekało się już zupełnie ponurym odcieniem przy świetle świecy. Brakowało mi towarzystwa, rozmowy. Brakowało mi zwłaszcza Agnieszki, zwierzań się, i nic mi tej pustki wypełnić nie mogło. Pani krup wychodziła często. Często też myślałem o ostatnim lokatorze, zmarłem z pijaństwa i dymu i żałowałem, że nie ma go, aby dotrzymywał mi towarzystwa. Po paru dniach zdawało mi się, że mi już tak przeżył lata całe. Lat mi jednak nie przybyło i młodość ciążyła mi nadal. Stilford nie zjawiał się niespokojny byłem, czy nie zachorował czasem, to też na trzeci dzień wyszedłem wcześniej z commons z zamiarem udania się do Highgate. Pani Stilford przyjęła mnie bardzo uprzejmie, mówiąc, że syn wyjechał z jednym ze swych przyjaciół z Oksfordu w odwiedziny do drugiego przyjaciela na wieś, w pobliżu St. Albans, lecz że wróci na nazajutrz. Uczułem w sercu coś na kształt zazdrości. Pani Stilford zatrzymała mnie na obiad. Cały czas rozmawialiśmy o nim. Opowiadałem jej, jak miłym był towarzyszem podróży i jak zjednywał sobie wszystkie serca. Panna Dartle cała była w zapytaniach i poddawaniu różnych myśli, lecz słuchała opowiadań moich z zajęciem, przerywając częstym tak to zatem było i wydobywając tym ze mnie wszystko co wiedzieć pragnęła. Wyglądała najzupełniej tak samo jak kiedy mnie po raz pierwszy widział, lecz towarzystwo obu pań tak było przyjemne, żem się niemal w niej tym razem zakochał i wracając do domu mimo woli myślałem jak miłą byłaby towarzyszką na Buckingham Street. Piłem właśnie z rana, przed odejściem do konsystorza kawę, rozmyślając nad tym, jak dziwnie napój ten jest słaby, mimo że pani Krupp zużyła do niego tyle kawy, gdy nagle zjawił się Steerford we własnej osobie. Mój kochany, zawołałem uszczęśliwiony, sądziłem, żeś już dla mnie stracony. Prowano mnie gwałtem zaraz na zajutrz po naszym przyjeździe, rzekł. Oho, Davy, wyglądasz mi tu jak stary kawaler. Co za wygody! Pokazałem mu całe moje mieszkanko. Podobało mu się. Wiesz co, stary? Mówił. Mam ochotę wprost tu zjeżdżać, bywając w mieście. Co, przyjąłbyś mnie? Nie wyrzuciłbyś? Byłem uszczęśliwiony. Jeśli będzie czekał, aż go wyrzucę, to doczeka chyba dnia sądnego. Ale nie jadłeś śniadania? zawołałem. Gospodyni moja zgotuje kawy, ja zaś na mym kawalerskim piecyku usmażę ci boczku. Nie, nie, powstrzymał mnie. Nie dzwoń. Obiecałem właśnie zjeść śniadanie z jednym z mych towarzyszy w hotelu Piatza, w Covent Garden. Tu wróć na obiad. Nie mogę. Chciałbym z duszy, lecz obiecałem towarzyszom spędzić dzień cały z nimi i wieczór. Do jutra rana. To przyjście tu wszyscy. Namów towarzyszy. Ale gdzie tam? Ty to lepiej przyjść do nas. Nie zgodziłem się. Owszem, dumny byłem z mojego mieszkania. Chciałem ugościć przyjaciela i wymogłem przyrzeczenie, że o samej szóstej zjawi się ze swymi towarzyszami. Gdy odszedł, zadzwoniłem na gospodynię i oznajmiłem jej, że będę miał gości na obiedzie. Pani Krup oświadczyła gotowość zajęcia się wszystkim, lecz dodała też, że będzie potrzebowała pomocy. I właśnie zna, Sprytnego chłopaka, który podejmie się pomagać za pięć szylingów. Zgodziłem się na to. Następnie pani Krupoświadczyła, oświadczyła, że niepodobna jej będzie rozerwać się, miała słuszność, i potrzebuje pomocnicy, która przy lampie w przedpokoiku będzie zmywać talerze. Spytałem, ile pomoc ta kosztować będzie. Z osiemnaście pensów. I na to zgoda. A teraz co do obiadu. Piec kuchenny u pani krupp tak był właśnie zbudowany, że można tylko było smażyć na nim kotlety i kartofle. O rybie ani myśleć. Mogłem się naocznie przekonać, gotowa była mi pokazać. Wiedząc, jak mało posiadam w tej mierze doświadczenia, wolałem się naocznie nie przekonywać i wyrzekłem się ryby. Pani krupp wymieniła ostrygi. Zgoda na ostrygi. Pani Krup pozwoliła sobie zauważyć, że zadysponowałaby, jeśli by ją o to pytano, jak następuje: parę pieczonych kaczek na gorąco, tuż na rogu była dobra restauracja, rozdbew z jarzynami z restauracji, pasztet i cynadry też z restauracji, wreszcie tort lub galareta do wyboru z cukierni. W domu zaś ugotowałoby się kartofle i pani Krup zajęłaby się starannie trunkami i serem. Zgodziłem się w zupełności na poddaną mi myśl i poszedłem do restauracji zamówić obiad na szóstą. Przechodząc, dostrzegłem na wystawie jakąś masę, podobną do kawałka marmuru przy niej kartkę z napisem Zupa żółwiowa. Kupiłem całą tabliczkę, która, jak się później dowiedziałem, starczyć mogła na piętnaście osób. Zupę tę po niejakich trudnościach pani Krup, zgodziła się nam ugotować, ale po ugotowaniu ubyło zupy tak dalece, że nie było się czym obdzielić. Kupiłem na rynku owoców na deser i zamówiłem wino. Wróciwszy po południu do domu, zastałem w przedpokoju cały szereg butelek. Brakowało dwóch wprawdzie, na co się głośno uskarżała gospodyni, lecz i to, co zostało, wydawało mi się więcej niż dostateczne. Jeden z towarzyszy stirforta nazywał się Granger drugi, Merkham. Obaj byli weseli i lżwawi. Pierwszy nieco starszy, od Stirforta, drugi młodszy, zaledwie dwudziestoletni. Mówiąc, nie używał nigdy zaimka w pierwszej osobie, zastępując go wyrażeniem człowiek. Człowiekowi miło by tu było mieszkać, panie Copperfield, rzekł, rozglądając się po moim mieszkaniu i mając samego siebie na myśli. Istotnie, rzekłem. Zadowolony jestem z mego położenia. Mieszkanko przyjemne. Spodziewam się, że jesteście przy apetycie, zauważył Steerforth. Na honor, odrzekł Merkham. Miasto pobudza wilczy apetyt. Człowiek jadłby od rana do nocy. Będąc nieco zaambarasowanym i poczuwając się za młodym do tego, uprosiłem Stirforta, aby raczył zająć pierwsze u stołu miejsce i czynił honory. Sam zaś usiadłem naprzeciw niego. Wszystko szło dobrze. Nie szczędziliśmy wina, a Steerford tak był ożywiony, świetny, że uczta szła wybornym trybem. Ja tylko nie oddawałem się wesołości z zupełną, jak tego pragnąłem, swobodą, gdyż siedząc naprzeciw drzwi, widziałem, że sprytny, jak go gospodyni rekomendowała, chłopak ginął co chwila. A na ścianie przedpokoju cień jego zarysowywał się z przyłożoną do ust butelką. Co do pomocnicy, ta przejawiała niejakie roztargnienie, nie dlatego, że bardzo niestarannie zmywała talerze, ale że je tłukła niemiłosiernie. Ciekawa była przy tym i wszędobylska. Zamiast oddawać się myciu naczynia, zaglądała ustawicznie do bawialnego pokoju, drepcąc po szczątkach pobitych naczyń. Była to wprawdzie odwrotna strona medalu, lecz na ogół! Bawiliśmy się wybornie. Gdy zdjęto obrus i podano deser, sprytny chłopak nie mógł już języka obrócić w gębie. Odprawiwszy go wraz z pomocnicą do pani Krupp, oddałem się bez reszty towarzystwu. Wesół byłem, z lekkim sercem. Przypominało mi się tysiące na wpół zapomnianych, teraz na usta cisnących się rzeczy. Rozgadałem się na dobre. Sam się śmiałem z własnych dowcipów, a inni wturowali mi. Zalecałem Stirfortowi, aby dolewał towarzyszom wina. Obiecywałem przybyć do Oksfordu i wydawać co tydzień, regularnie co tydzień podobne temu obiady. Zapaliłem nawet podane mi przez Graingera cygaro, co w krótkim czasie zmusiło mnie do opuszczenia na czas jakiś towarzystwa. Odkorkowywałem butelki, zanim uprzednie były wypróżnione, wzniosłem toast na cześć Sterforta. Był on moim najlepszym. Najukochańszym przyjacielem, podporą lat dziecięcych, szkolnym towarzyszem. Miło mi było pić za jego zdrowie. Wyznawałem, że mu winien więcej wdzięczności niż wyrazić zdołem. Uwielbienie moje dla niego nie znało granic. Skończyłem wołając, niech żyje Steerford! niech żyje. Uściskaliśmy się raz, drugi i trzeci. Trącając się kieliszkami zbiłem swój i wylałem wino. Język mi się plątał. Ktoś śpiewał. Aha, Merkham, gdy serce boli, gdy boli. Skończywszy piosenkę, zadecydował, że pora dać coś i kobiecie. Oparłem się, nie chciałem wnosić tego niedość rycerskiego toastu. Chciałem, aby pod moim dachem każdy ułamek płci słabej uczczony był mianem damy. Podnosiłem głos. Zachęcały mnie uśmiechy Stirforta i Grengera. Merkham oburzył się. Nie, nie pozwoli człowiek dawać sobie lekcji. Człowiek wyszedł ze szkół, człowiek nie może znosić podobnego despotyzmu. Odpowiedziałem, że musi znosić, na co on znów odrzekł, że człowiek, nie pozwoli sobie ubliżać. Przyznałem, że ma słuszność, przypomniałem sobie, że się znajduje pod mym dachem i wezwałem na świadków mej gościnności wszystkie starożytnym i nowożytnym ludom znane domowe bogi. Odrzekł mi na to, że człowiek zmuszony jest przyznać, żem poczciwy z kośćmi chłopak. Trąciliśmy się kieliszkami. Ktoś zapalił cygaro. Próbowałem znów palić, wzdrygając się cały. Steerforth wzniósł moje zdrowie i palną mówkę, która mnie do łez rozczuliła. Dziękowałem, wyrażając błogą nadzieję, że przezacne towarzystwo raczy nazajutrz przyjąć znów u mnie obiadek. Czemu tylko nazajutrz? Czemu nie codzień? Co, dzień? co dzień o piątej, żeby mieć więcej czasu na miłą, poobiednią gawędkę. Gdy mnie spytano, a a może i nie spytano, kogo mógłbym zacytować jako wzór wszystkich niewieścich doskonałości, wymieniłem bez wahania ciotkę swą: pannę Betsy Trotwood. Pamiętam, że ktoś chłodził rozpalone czoło u okna w moim sypialnym pokoiku. Czy to nie ja sam byłem czasem? Mówiłem sam do siebie, nazywając się po nazwisku. Koperfieldzie, chciało ci się palić, niby nie wiesz, że ci to szkodzi. Ktoś tam znów nie mógł poznać sam siebie w lustrze? Czy to nie ja sam byłem czasem? Byłem blady jak trup, oczy mi błyszczały. I tylko włosy, same włosy tylko musiały podpić. Ktoś zaproponował, jedźmy do teatru. Nie, nie byłem w sypialnym swym pokoju, lecz za stołem z butelkami i kieliszkami. Lampa paliła się jasno. Po prawej ręce siedział Granger, Markham po lewej, Steerford naprzeciw, gdzieś w oddaleniu, lecz wszystko było w porządku. Do teatru. Myśl wyborna. Jedźmy. Wyjdę ostatni i zgaszę lampę. No wiecie, pożary. Po ciemku drzwi niełatwo dały się znaleźć. Uchylałem ciągle firanki u okna, aż wreszcie Stirford ujął mnie pod ramię i wywiódł. Schodziliśmy tak ze schodów jeden za drugim. Na dole już prawie ktoś się potknął, stoczył się. Ktoś inny zauważył, że to pewno Copperfield. Rozgniewałem się za oszczerstwo, lecz czując, że leże na ziemi, zacząłem przypuszczać, że jest w tym morze nieco prawdy. Noc była mglista. Wielkie tęczowe koła wokół lamp. Jedni utrzymywali, że deszcz pada. Co do mnie, gotów byłem przysiąc, że jest mróz. Pod latarnią kochany Stirford poprawił mi kapelusz i przygładził włosy, mówiąc teraz już dobrze. Dziękowałem mu, był bełkosąc. Człowiek jakiś zamknięty w klatce wyłonił się z mgły, prosząc o zapłatę. I pytając z pewnym powątpiewaniem, czy im nie ma wydać bilet. Najpewniej. Znaleźliśmy się w teatrze. Duszno było, gorąco jak w łaźni. Lampy wydały mi się zadymione i w dymie tym, pomimo że było bardzo jasno, niepodobna było rozróżnić natłoczonych ludzkich twarzy. Na scenie mówiono coś, krzyczano, śmiano się, wszystko to zlewało się w niewyraźne szmery. Muzyka grzmiała, a loże wypełnione były damami. Zdawało mi się pomimo to, że gmach cały kołysze się, pływa wraz ze mną. Próżno usiłowałem zatrzymać się w miejscu. Ktoś zaproponował, abyśmy wyszli na korytarz, na który wychodziły loże. Ujrzałem kogoś na sofie, z lornetką w ręku, a potem moją własną postać odbiło zwierciadło. Nie wiem już jaki dlaczego wszedłem do jednej z lóż, bełkodząc coś niewyraźnie. Ktoś zawołał: ciszej! Panie obejrzały się zdziwione, wystraszone i. O nieba! Ujrzałem Agnieszkę. W tejże samej, właśnie do której wszedłem, loży, siedzącą pomiędzy niemłodą damą i nieznanym mi dżentelmenem. Patrzała na mnie. Widzę to teraz lepiej, zapewne, niż widziałem wtedy, ze smutnym zdumieniem. Agnieszko! Wybełkotałem. Jak Boga kocham. Ciszej, odrzekła poważnie. Zwracasz na siebie uwagę. Patrz na scenę. Starałem się zastosować do jej żądania, skupić uwagę. Próżno! Głowa mi opadała. Zauważyłem, że Agnieszka cofa się w sam kącik loży i dłoń w rękawiczce podnosi do czoła. Agnieszko, bełkotałem. Możem cię. Przestraszył, a tak, tak, odrzekła szybko, ale nie o mnie tu idzie, Trot. Wyjdź lepiej. Wyjdź lepiej. Tak. Chciałem powiedzieć, że zaczekam na nią w korytarzu. I musiałem coś podobnego bełkotać, bo popatrzała na mnie i cicho uprzednio ponowiła prośbę. Wiem, że mnie posłuchasz, kochany Trot, mówiła. Wyjdź stąd i, jeśli nie lubisz, poproś przyjaciół, którzy cię tu przywiedli, by cię odwieźli do domu. Tak wielką miała nade mną przewagę, że chociaż rozgniewany byłem w tej chwili, pożegnałem ją natychmiast i wyszedłem z loży. Wkrótce znalazłem się we własnym swym sypialnym pokoju. Steerforth sam został ze mną i pomagał mi rozebrać się, a ja tymczasem zaklinałem się na wszystkie bogi, że Agnieszka jest moją siostrą! I szukałem grajcara, by nowe odkorkować butelki. Teraz ktoś leżał w moim łóżku noc całą, majacząc pomiędzy gorączkowym snem i gorączkowym czuwaniem. Pomału, pomału ów ktoś zamieniał się we mnie samego. Zdawało mi się, że fale podrzucają mnie wraz z pościelą. Skóra moja wydała mi się twarda i spieczona, język ciężki, jak serce rozbitego dzwonu. Rozpalone do czerwoności dłonie, nie dałyby się ostudzić nawet lodem, wydawały mi się rozżarzonymi płytami żelaza. Wszystko to niczym jednak w porównaniu z rozpaczą, wstydem, wyrzutami sumienia, jakie mnie ogarnęły na zajutrz. Brzydziłem się sobą i tymi bezeceństwami, które popełnić musiałem, a których nie pamiętałem nawet i odwołać nie mogłem. A to spojrzenie Agnieszki. I nie mogłem się nawet z nią zobaczyć, przeprosić jej, przebłagać. Takie ze mnie było bydle, żebym nawet jej nie spytał, kiedy przybyła do Londynu i gdzie zamieszkała. Ochydnymi wydały mi się pokoje, w których wczoraj bankietowaliśmy tak wesoło. W głowie mi się kręciło jeszcze. Powietrze nasiąkło dymem cygar, po stołach i podłodze walały się resztki biesiady. Ani wyjść, ani podnieść się z łóżka – Dzień to był piekielny, a wieczór... Smętnie spożywałem zastygły w swym tłuszczu barani kotlet, rozmyślając, czy tak jak były lokator smutnego tego mieszkanka mam skończyć marnie. Lepiej może byłoby udać się wprost do Dover i wyznać wszystko ciotce. Co za wieczór! Gdy pani Krupp, przyszedłszy po półmisek, przyniosła nerkę na talerzyku od sera jako Całą pozostałość wczorajszego bankietu była chwila, żem o mało nie rzucił jej się na szyję, wołając z płaczem Pani Krup, och Pani Krup, zapomnij o tym bezeceństwie. Tylko, że w tym wielkim nawet rozżaleniu powątpiewałem, czy gospodyni nie zawiedzie mego zaufania. Rozdział dwudziesty Dobre i złe anioły Nazajutrz rano, po tym okropnym dniu wstydu, wyrzutów sumienia i bólu głowy, wychodziłem właśnie z domu z niejasnym wspomnieniem owego nieszczęsnego bankietu. Zdawało mi się bowiem, jakoby wojsko Tytanów dzień ten usunęło było w odległą gdzieś przeszłość, gdym u drzwi spotkał posłańca z listem w ręku. Wchodził leniwo na schody i dopiero zobaczywszy mnie przyspieszył kroku. T. Copperfield, Esquire rzekł dotykając kapelusza Pewien byłem, że to jest list od Agnieszki Wyciągnąłem rękę Oddał mi go mówiąc, że kazano przynieść odpowiedź Zostawiłem posłańca na schodach sam zaś wróciłem do swego pokoju lecz tak byłem wzruszony że upłynęło chwil kilka zanim mogłem list odpieczętować Była to przyjacielska kartka bez najlżejszej wzmianki o onegdajszym spotkaniu w teatrze Oto jak brzmiała? Kochany Trotwood, jestem w Londynie, w domu pełnomocnika mego ojca, pana Waterbrook, Eli Place Holborn. Może byś mnie dziś odwiedził? Czekać cię będę dzień cały. Szczerze cię kochająca, Agnieszka. Tyle mi czasu zabrała odpowiedź na tę kartkę, że nie wiem, co sobie o tym myślał posłaniec. Zapewne posądzić mnie musiał, że się dopiero uczę pisać. Zaczynałem ze sześć razy, i ze sześć podarłem listów. Raz zacząłem. Czy potrafię, kiedy, droga moja Agnieszko, zatrzeć z twojej pamięci wrażenie? Po chwili podarłem ćwiartkę papieru z tym początkiem i zacząłem na nowo. Szekspir zauważył już, jak często człowiek własnym bywa wrogiem. I to mnie nie zadowoliło. Próbowałem nawet wiązanej bogów mowy. Wykreśl z pamięci i serca. Nie, nie szło mi jakoś. Po wielu próbach oto, na co się zdobyłem. Droga Agnieszko, list Twój godny Ciebie. Większą pochwałą obdarzyć go nie mogę. Więcej ci powiedzieć nie mogę. Przyjdę o czwartej. Przywiązany i zawstydzony T.C. Tęto kartkę, o mało żem go z ulicy nie odwołał, posłaniec poniósł Eli Place, Holborn. Jeśli był jeszcze ktoś dnia tego w Commons komu się czas o połowę wydawał tak długi jak mnie, żałuję go serdecznie. Chociaż wyszedłem już o w pół do trzeciej i szybkim krokiem zbliżałem się do Eli Place. Czwarta wybiła dawno na zegarze świętego Andrzeja, zanim zdecydowałem się zadzwonić do drzwi mieszkania pana Waterbrook. Kancelaria pana Waterbrook znajdowała się na dole, prywatne zaś jego mieszkanie na piętrze. Wprowadzono mnie do eleganckiego, lecz małego saloniku. Zastałem tam Agnieszkę z robótką w ręku była tak dobra, szczera i pobłażliwa, tak mi się żywo przypomniały szkolne czasy, kilka lat spędzonych pod jednym z nią dachem, taki mnie ogarnął wstyd i żal, żem się po prostu rozpłakał. I po dziś dzień nie potrafiłbym powiedzieć, czym się z trudnego zadania wywiązał w ten sposób najrozumniej czy najśmieszniej. Gdybym nie widział w tym opłakanym stanie kto inny, Mówiłem odwracając głowę, mniej by to mnie bolało, ale ty właśnie. Wolałbym umrzeć. Położyła dłoń na mym ramieniu. Dotknięcie jej inne było niż wszystkie inne dotknięcia. Taka mnie przepełniała wdzięczność, że ująłem jej rękę i do ust podniosłem. Usiądź i uspokój się, mówiła łagodnie. Komu zaufasz, jeśli nie mnie? Ach, Agnieszko, odrzekłem. Jesteś moim dobrym aniołem. Uśmiechnęła się smętnie i potrząsnęła głową. Tak, Agnieszko, dobrym moim aniołem, aniołem stróżem. Jeśli by tak było istotnie, rzekła, chciałabym wymóc na tobie rzecz jedną. Spojrzałem na nią pytająco, chociaż domyślałem się, o co idzie. Ostrzegłabym cię, mówiła z powagą, przeciw twemu złemu duchowi. Jeśli rozumiesz przez to Stirforta, zacząłem, nie inaczej, potwierdziła. Nie znasz go i krzywdzisz srodze. Moim lub czymkolwiek złym duchem on, przyjaciel mój, podpora, przewodnik, pomyśl tylko, czy możesz w swej szlachetności potępiać go tylko na podstawie mego, onegdajszego bezeceństwa. Nie na tym też tylko zdaniem opieram, odrzekła spokojnie. Na czym więc? Na wielu drobnych z pozoru spostrzeżeniach, które razem wzięte wcale niepochlebne na niego rzucają światło, po części na tym, coś mi sam niejednokrotnie o nim opowiadał, po części na własnym twym charakterze, wpływie, jaki na ciebie wywiera. W głosie jej było zawsze coś, co mnie wzruszało i zdawało się wywoływać w głębi duszy zawsze gotowe odpowiedzieć jej echo. Patrzałem na nią. Oczy miała spuszczone nad robotą, patrzałem na nią i słuchałem, chociaż przestała już mówić, a Steerford, pomimo całego mego przywiązania, bladł mi i ciemniał w sercu i myśli. Może to zbyt zuchwale z mej strony, ciągnęła podnosząc oczy. Żyłam dotąd tak na ustroniu, tak mało miałam sposobności, by poznać świat i ludzi, że nie mam może prawa ostrzegać cię i wypowiadać tak stanowczo mego zdania. Ale to wypływa, trot, z mojej przyjaźni dla ciebie, z tego, żeśmy wzrośli, wychowali się razem, i nic z tego, co ciebie dotyczy, nie może mi być obojętne. To mnie ośmiela, zresztą pewna jestem tym razem, że mam słuszność. Najbardziej pewna. Coś mi mówi, że obowiązkiem moim jest ostrzec cię przed niebezpieczeństwem tej przyjaźni. Znów spojrzałem na nią, słuchając, gdy już mówić przestała. I znów obraz przyjaciela bladł mi i ciemniał w duszy. Nie, nie jestem tak nierozsądna, rzekła po chwili, aby się spodziewać, że zalada moim ostrzeżeniem. Wyrwiesz z serca uczucia wypływające z twej kochającej, ufnej natury. Nie chciałabym nawet, aby tak być mogło. Proszę cię tylko i zaklinam, abyś, jeśli kiedy pomyślisz o mnie, Uśmiechnęła się, gdyż wyczytała z moich oczu, czym chce jej przerwać. Jeśli kiedy, lub raczej za każdym razem, gdy pomyślisz o mnie, ciągnęła, przypomniał sobie, co ci dopiero mówiłam. Wszak mi to przebaczasz. Przebaczę ci, droga Agnieszko, gdy wymierzysz sprawiedliwość Stewartowi i ocenisz go tak, jak ja go cenię i jak na to w zupełności zasługuje. Wówczas dopiero? rzekła Zdawało mi się, że po czole jej jakaś przemknęła chmurka lecz na uśmiech mój odpowiedziała uśmiechem i czułem, że wróciło między nami całe nasze dawne obopólne zaufanie A kiedy ty mi droga moja przebaczysz onegdajszy wieczór spytałem Gdy go sobie przypomnę odrzekła Wymijała rozmowę o tym, lecz sprawa ta bardzo ciążyła mi na sercu, odpowiedziałem jej więc długo i szeroko, co i jak spowodowało straszny i hańbiący ten mój upadek. Spowiedź przynosiła mi pewną ulgę, dozwalając nadto wystawić w całym świetle dobroć Steerforta, starania, jakimi mnie otoczył, gdym stracił był przytomność. A czy pamiętasz, trot? spytała wesoło, zmieniając przedmiot rozmowy żeś mi obiecał spowiedź nie tylko ze swych zmartwień i upadków, lecz i ze spraw serdecznych. Kto zastąpił w twym sercu pannę Larkins? Nikt, Agnieszko. O, nie oszukasz mnie. Zapewniam cię, że nikt. Jest wprawdzie osoba. Mieszka u pani Stirford, z którą lubię rozmawiać niesłychanie. Nie jestem jednak zakochany w pannie Dartle. Agnieszka śmiała się i chwaliła swą przenikliwość, utrzymując, że jeśli pozostanę wierny danemu jej słowu i zwierzać się będę ze wszystkich swych słabostek, to wkrótce ich spis urośnie do niebywałych rozmiarów. Z kolei zapytała mnie, czy widuje Jurajaha. Jurajaha Hip? spytałem. Nie widziałem go. Czyżby był w Londynie? Przybył tu na tydzień przede mną. Codziennie przychodzi na dół do kancelarii pana Waterbrooka Mówiła Agnieszka. Jestem niespokojna o niektóre interesy ojca. Dodała po chwili. Cóż by to być mogło? Spytałem. Odłożyła na bok robotę i składając na kolanach ręce, zwróciła na mnie piękne swe zadumane oczy. Sądzę, rzekła powoli, że Jurajach zamierza wstąpić do spółki z mym ojcem. Co? Uriah Zawołałem oburzony. Jakimś pochlebstwem, jaką nikczemnością mógł się wśliznąć na podobne stanowisko? Czyś się nie starała przekonać ojca? Opłakane mogą wyjść z tego następstwa. Nie powinnaś do tego dopuścić. Musisz zapobiec, dopóki czas jeszcze. Patrzyła na mnie smutno, kiwając głową z cichym jakimś cierpliwym uśmiechem. Pamiętasz, rzekła, naszą ostatnią rozmowę o ojcu. Wkrótce, jakoś potem, we dwa, trzy dni, może, po raz pierwszy nadmienił mi coś o tym. Boleśnie było patrzeć na widoczną walkę, jaką w sobie staczał, chcąc przedstawić mi rzecz tę, jako wynik własnego wyboru, gdy wszystko wskazywało, że ojciec ulega raczej jakiejś konieczności. Zasmuciłem się bardzo. Konieczności, mówisz? Któż go mógł przymuszać? Kto? Jurajach, odrzekła ciszej po chwili wahania. Stał się niezbędnie ojcu potrzebny. Och, sprytny, baczny. Opanował słabe strony ojca, wyzyskał je. Stał się panem sytuacji. Wiesz, co ci powiem, Trot? Ojciec boi się go. Było w tym więcej prawdy niż przypuszczać mogła. Wiedziałem o tym. Domyślałem się, w czym rzecz, i nie chciałem jej zasmucać pytaniami. Wiedziałem, że pragnie oszczędzać ojca. Od dawna wiedziałem, na co się zanosi. Milczałem. Wpływ jego na ojca, ciągnęła Agnieszka, jest ogromny. Udaje pokorę i wdzięczność. Wdzięczny jest może istotnie, nie chcę go posądzać o podobną przewrotność, a w rzeczy samej dzierży władzę i nadużywa swego wpływu. Psem go nazwałem dla ulżenia sobie. W czasie o którym wspomniałam dopiero, ciągnęła Agnieszka. Wówczas kiedy mi ojciec po raz pierwszy o tym nadmienił. Utrzymywał, że odejdzie od nas z bólem serca, zmuszony lepszymi widokami, które mu się przedstawiają. Zmartwiło to ojca niesłychanie. Nie uwierzysz, jaki był przybity. Pocieszył się dopiero tym projektem spółki, chociaż z początku, zdawał się być nim zdziwiony i upokorzony. I cóż ty na to, Agnieszko? Spytałem. Robiłam, co mi się zdawało moim obowiązkiem, uważając, że to uspokaja ojca. Zachęcałam go do tego kroku. Uważałam, że mu to ujmie pracy i mnie pozwoli być z nim częściej i dłużej, ale... Och, Trotwood. Teraz mi się zdaje, że mnie chcący namawiała ojca na zgubę. Ja, rodzone jego ukochane dziecię. Wiem, jak mnie kocha. Widzi we mnie jedyną swą pociechę, jedyny cel życia. Wiem, jak wiele rzeczy skrywa przede mną. Na bok uchyla, nie chcąc mnie smucić. Wiem, że troska o mnie zachmurza mu często czoło, Osłabia energię, denerwuje. Och, gdybym mogła go podtrzymać. A tymczasem niechcący doprowadziłam go do tego wszystkiego. Po raz pierwszy widziałem Agnieszkę płaczącą. Wprawdzie kręciły się jej łzy w oczach, gdy przynosiłem nagrody i pochwały ze szkoły, gdyśmy mówili o jej ojcu, gdyśmy się na czas dłuższy rozstawali. Lecz takiego wybuchu żalu. Rozpaczy niemal nie widziałem nigdy. To też zmartwiony, nie wiedząc, jak ją pocieszyć, powtarzałem tylko, Nie płacz Agnieszko, kochana moja siostrzyczko! Tak dalece górowała nade mną, charakterem i silną wolą, że nie potrzebowała długich pociech. Opanowała gwałtowny wybuch żalu. Po kilku chwilach wrócił jej spokój, którym się odznaczała. Zdawało się, jakoby po przelotnej chmurce niebo się znów wypogodziło. Niedługo już zapewne będziemy tak sami z sobą, rzekła, a póki mam czas, chcę Cię prosić, abyś był życzliwy dla Jurajacha. Nie odpychaj go, nie odtrącaj, dlatego że wasze wrodzone skłonności są tak odmienne. Kto wie, może na to nie zasłużył? Może wstręt nasz jest niesłuszny. Nie złowiliśmy go przecie dotąd na żadnym złym uczynku. Bądź dla niego pobłażliwszy przez wzgląd na Ojca i na mnie. Zaledwie to wyrzekła wtoczyła się do pokoju pani Waterbrook. Szeroka czy tylko w szeroką suknię ubrana, nie potrafię tego powiedzieć, gdyż nie umiałem wówczas odróżnić sukni od kobiety. Pamiętałem tylko niejasno, niby w jakimś kalejdoskopie, że ją był widział w teatrze. Co do niej, zdawała się przypominać mnie sobie doskonale i posądzać, żem jeszcze nie wytrzeźwiał. Przekonawszy się jednak, że jestem trzeźwym i tak sobie tuszę, nader skromnym młodzieńcem, udobruchała się, pytając po pierwsze, czy uczęszczam na spacery, powtórę, czy bywam w towarzystwie. Negatywna moja odpowiedź na oba te pytania zachwiała znów dobre jej o mnie mniemanie. Nie okazała mi jednak tego. Owszem, zaprosiła mnie uprzejmie na obiad na dzień następny. Podziękowałem i pożegnałem obie panie. Przechodząc, Wstąpiłem do kancelarii na dole pytając o Jurejacha. Nie zastawszy go, zostawiłem bilet. Gdym przyszedł na zajutrz na obiad, taki mnie z otwartych drzwi do kuchni uderzył zapach baraniny, żem się domyślił, iż nie sam tylko jestem zaproszony. W przedpokoju spotkał mnie i zaanonsował przebrany za lokaja posłaniec. Wyglądał, jak gdyby widział mnie. Dopiero pierwszy raz w życiu... Poznał mnie jednak niewątpliwie tak jak ja go poznałem od razu. Żaden jednak z nas tego po sobie nie pokazał. Pan Waterbrook był to dżentelmen w średnim wieku, z krótką szyją wyłaniającą się z szerokiego białego kołnierza, a brakowało mu tylko czarnego nosa i łebka dla skończonego podobieństwa z mopsem. Powiedział mi, że się czuje nader zaszczycony poznaniem mnie. A gdym powitał pana Waterbrook, przedstawił mnie pysznej jakiejś damie w czarnej aksamitnej sukni i czarnym czepcu, należącej niewątpliwie do rodziny nieboszczyka Hamleta. Mogła być jego ciotką. Dama ta, pani Spiker z nazwiska, była żoną człowieka tak chłodnego, że siwa jego głowa zdawała się być obsypana szronem. Wszyscy mu okazywali niesłychane uszanowanie. Agnieszka mówiła, że był prokuratorem. Nie wiem już, gdzie. Skarbu, zdaje mi się. Pomiędzy zaproszonymi zastałem Jurajaha Hip. W czarnym fraku. Pokorniejszy zdawał się być niż kiedy bądź. Dziękował mi, gdym go witał za pamięć łaskawą, zapewniając o swej wdzięczności za taką względność. Wdzięcznością tą prześladował mnie wieczór cały, i za każdym razem, gdym się zbliżał do Agnieszki, pewien byłem, że dostrzegę cień jego za naszymi plecami. Było jeszcze więcej gości, wszyscy sztywni i chłodni, jak zamrożony szampan. Jeden zwrócił szczególną mą uwagę, zanim wszedł jeszcze i skoro usłyszał jego nazwisko: traddles. Żywo mi się przypomniała szkoła w Salem House. Czyżby to był Tomcio? Autor diabełków i kościotrupów? Patrzałem na wchodzącego z niezwykłym zajęciem. Poważny i nieśmiały młodzieniec z olbrzymią czupryną i szeroko rozwartymi oczyma zaszył się w najciemniejszy kąt, tak żem się nie mógł mu z początku dobrze przypatrzyć. Gdy mi się to udało, nie wątpiłem, że jest to istotnie tomcio. Poszedłem do pana Waterbrook, mówiąc mu, żem spotkał pod jego dachem szkolnego towarzysza. – Doprawdy – zawołał zdziwiony. – Byłeś pan w szkołach z panem Henrym Spikerem? – Bynajmniej – odrzekłem. – Nie jego to mam na myśli, lecz dżentelmena nazwiskiem Traddles. Tak, tak – rzekł o wiele obojętniej gospodarz. – Bardzo być może. – Jeśli się nie mylę – mówiłem spoglądając na Tomcia – byliśmy razem w Salem House. Poczciwy to był chłopak. By – Zapewne. Mówił, potakując obojętnie głową gospodarz domu, zapewne poczciwy chłopak. Ciekawe doprawdy spotkanie! Zauważyłem. Zapewne ciekawe wydarzenie, że się tu właśnie znalazł dziś Traddles, zaproszony dopiero przed kilku godzinami dla zajęcia miejsca brata pani Spiker, który właśnie zasłał. Niepospolity to człowiek, brat pani Spiker. Upewnić o tym pana mogę, panie Copperfield. Zgodziłem się na to chętnie. Tym chętniej, żem nie znał tego jego mościa, śpiesząc spytać, czym się pan Traddles zajmuje. Traddles, odrzekł pan Waterbrook, jest młodzieńcem przygotowującym się do adwokatury. Tak, poczciwy chłopiec, tylko że sam sobie jest wrogiem. Sam sobie wrogiem? spytałem zasmucony. — Zapewne, mówił pan Waterbrook, wydymając usta i bawiąc się od niechcenia dewiską od zegarka. Przekonany jestem, że nigdy nie dojdzie do pięciuset na przykład funtów sterlingów. Był mi polecony przez pewnego kolegę. O tak, posiada pewne zdolności, dobrze przepisuje akty, wcale kaligraficznie, to też znajdzie się tam coś dla niego z czasem. Uderzony byłem spokojem i wyniosłością, z jaką pan Waterbrook wygłaszał pochwałę Tomcia, a zwłaszcza z jaką wymawiał słowo z czasem. Ile w tym jednym słowie było wyrazu? Rzekłbyś, człek urodzony w czepku, który bez najmniejszego wysiłku wspiął się na najwyższe społeczne szczeble, by ze szczytów spoglądać dobrotliwie na zwykłe ludzkie padoły. Rozmyślałem o tym właśnie, gdy poproszono do stołu. Pan Waterbrook podał ramię hamletowej cioci, pan Henry Spiker pani Waterbrook, a Agnieszka, która by chętnie zapewne mnie wybrała, poszła z jakimś szczuplutkim głuptaskiem. Uriah, Traddles i ja, jako młodzi w towarzystwie pozostawieni zostaliśmy sami sobie. Chociaż mnie zasmuciła strata Agnieszki, pocieszyłbym się odnowieniem znajomości z Traddlesem i już miałem to uczynić, gdy mi na drodze stanął Uriah. Posłałbym go, gdybym mógł, do stu diabłów. U stołu siedzieliśmy z dala od siebie na dwóch różnych końcach. Trados w pobliżu jakiejś damy w czerwonej sukni, ja w cieniu hamletowej cioci. Obiad był długi, rozmowa toczyła się wyłącznie o arystokracji i wysoce urodzonych. Pani Waterbrook zapewniała po kilkakroć, że urodzenie stanowi jedyną jej słabość. Przychodziło mi wprawdzie na myśl, że byłoby nam swobodniej i weselej, gdybyśmy się nie silili na tyle dystynkcji. Tak dalece byliśmy dystyngowani, że to w szczególniejszy sposób wszystkim zawadzać musiało. W towarzystwie znajdowali się niejacy państwo galpicz. Pan Galpicz miał coś do czynienia z bankiem. Bank tedy z jednej strony, izba Skarbowa z drugiej. Nie wychodziliśmy z zaczarowanego koła. W dodatku Hamletowa ciocia posiadała familijne zamiłowania do monologów. I dorywczo na własny sposób omawiała poruszone kwestie. Kwestia zaś urodzenia dostarczała jej równie abstrakcyjnych, jak niegdyś nieboszczykowi Hamletowi, problemów. Tyle mówiliśmy o dobrej i czystej krwi, o krwi tylko, że łacno mogliśmy być poczytani przez niewtajemniczonych za grono ludożerców. Wyznaję, mówił pan Waterbrook, podnosząc kieliszek i przypatrując się uważnie jego zawartości. Że najzupełniej podzielam zdanie mej żony. Wszystko dobre, lecz nic nie wyrówna dobroci dobrej krwi. Nie, nie, potwierdziła hamletowa Ciocia. Nic bardziej zadowolić nie zdoła tkwiącej w nas potrzeby ideału. Ideału w każdym względzie, że się tak ogólnikowo wyrażę. Wprawdzie niektóre poziome umysły i dusze, szczęściem niewiele jest takich, wolą schylać kolana przed przed tym, co nazwę bałwanem. Tak, stanowczo bałwanem, nie inaczej, przed zasługą, inteligencją i tym podobnym. Są to wszelako rzeczy nieuchwytne, gdy tymczasem krew występuje konkretnie. Dość spojrzeć na nas mamy ją, na kark, na brodę mamy fakt dowiedziony, niezbity, palcem go można wskazać, niepodlegający wątpliwości. Chudy głuptasek, który siedział obok Agnieszki, bardziej jeszcze stanowczo, o ile mi się zdało, rzecz tę rozwiązał. Och, rzekł z głupim uśmieszkiem, wodząc okiem po zgromadzeniu. Na to nie ma rady. Niech ją diabli porwą, lecz zrzec się krwi nie możemy. Musimy mieć ją i basta. Wprawdzie niektórzy młodzi robią sobie coś z zasługi, wyrobionej w świecie pozycji, wychowania, zasad, ale to wszystko diabelnie mało warte, bez krwi. Każdy z nas to wie. Dobra krew. Oho. Dobra krew. Ja sam, jak mnie tu państwo widzicie, wolałbym być strącony w przepaść ręką człowieka z krwią urodzonego, niż podniesiony dłonią człowieka bez krwi i urodzenia. Niech mnie diabli porwą, jeśli mówię nieprawdę. Takie postawienie kwestii wywołało ogólne zadowolenie, nadając podniosły nastrój rozmowie u stołu, aż do chwili odejścia pań. Po odejściu tych ostatnich zauważyłem, że panowie Galpicz i Henry Spiker, rozdzieleni dotąd, sprzymierzają się przeciw nam, zwykłym śmiertelnikom, zamieniając przez stół tajemnicze słowa porozumienia. Owa sprawa Mówił pan Spiker. Pierwszej wierzytelności na 4500 funtów nie wzięła pożądanego obrotu. Mowa o D czy A? spytał Galpicz. C przeciw B, odrzekł pierwszy. Pan Galpicz uniósł brwi. Zdawał się być zdumiony. Gdy sprawę przedstawiono lordowi, wolę go nie nazywać. Rozumiem, lord N. Pan Henry Spiker skłonił głową i ciągnął. Gdy mu ją przedstawiano, odpowiedział krótko i węzłowato. Pieniądze. Bezzwłocznie pieniądze. Jezu Chryste, zawołał pan Spiker. Bezzwłoczna wypłata, ciągnął stanowczo pan Galpicz. Następny żyrant, ten... Yy, rozumiesz mnie, pan... K. Odrzekł ze złowieszczym spojrzeniem pan Spiker. Yy, K. Tak. Stanowczo odmówił podpisu. Nalegano nań, ale odmówił stanowczo. Pan Spiker tak był przejęty tym, co słyszał, że skamieniał. Tak te rzeczy stoją dopiero, ciągnął pan Galpicz, rozpierając się w krześle. Przyjaciel nasz Waterbrook nie weźmie mi za złe, że się dłużej nad tak ważną sprawą rozwodzić nie będę. Pan Waterbrook był zachwycony już tym, że podobną sprawę wraz z podobnymi nazwiskami omawiano pod jego właśnie dachem i u jego stołu przybrał minę głęboko dyplomatyczną i domyślną, chociaż gotów jestem ręczyć, że niewiele więcej od nas był wtajemniczony w całą tę zagadkową rozmowę. Pochwalał dyskrecję tych pań i panów. Pan Spiker, otrzymawszy podobne zwierzenie, pragnął okazać koledze wzajemne zaufanie i uprzednia rozmowa została tylko wstępem do dalszej w której równie tajemnicze i nierozwikłane dla reszty słuchaczy słowa i napomknienia pogrążały z kolei w najwyższe zdumienie pana Galpicz i tak dalej w nieskończoność przez cały ten czas my zwykli śmiertelnicy zmuszeni byliśmy słuchać z zajęciem rzeczy o których w przybliżeniu chociażby nie mieliśmy żadnego wyobrażenia Gospodarz domu zaś spoglądał na nas z dumą, jak na ofiary pożytecznego dla nas jego zdaniem podziwu i poważania. Z radością wyrywałem się z sali jadalnej do salonu, gdzie mogłem wreszcie rozmawiać z Agnieszką i przedstawić jej szkolnego mego towarzysza Traddlesa. Nieśmiały był, lecz przyjemny i poczciwy, jak dawniej. Że zaś odejść musiał wcześniej, wybierając się na zajutrz rano w całomiesięczną miesięczną podróż, nie mogłem rozmawiać z nim do i tylko zamieniliśmy nasze adresy, obiecując sobie, że się zobaczymy po jego powrocie do miasta. Zajęło go niesłychanie opowiadanie o mym spotkaniu i odnowieniu przyjaźni ze Stilfortem. Mówił o nim z zapałem pochwałami, na które zwróciłem uwagę Agnieszki. Słuchała milcząc, od czasu do czasu potrząsając tylko głową. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziała, że wkrótce wraca do domu. Bo choć żal mi było rozstać się z nią tak prędko, z drugiej jednak strony pewien byłem, że się nie musi czuć zupełnie zadowolona z pobytu u ludzi, z którymi tak mało miała wspólnego. Chcąc korzystać nieco dłużej z jej towarzystwa, pozostałem do końca wieczoru. Rozmowa z nią, śpiew jej były dla mnie tak rozkosznym przypomnieniem przeszłości dni spędzonych w starym, spokojnym domu jej ojca, że pozostałbym nie wiem jak długo, gdyby nie wzgląd, że za pierwszorzędnymi gwiazdami i mnie wypada zejść z horyzontu salonu państwa Waterbrook. Żegnając Agnieszkę, bardziej niż kiedykolwiek czułem, że to ona jest dobrym mym aniołem, a pogodna jej twarz i słodkie spojrzenie zdawały mi się gwiazdą przewodnią, zatloną w odległej, dobrej zapomnieć się nie dającej przeszłości. Mówiłem już, że wyszedłem z domu państwa Waterbrook ostatni, wyłączając chyba Jurajaha, który nie przestał przez wieczór cały krążyć koło mnie jak gnieszki, a teraz wyszedł wraz ze mną i idąc obok mnie trotuarem, wpychał długie swe kościotrupie palce, w olbrzymie rękawiczki. Towarzystwo jego było mi bardzo nie na rękę. Lecz pamiętając prośbę Agnieszki, starałem się być uprzejmy i spytałem go, czy nie zechce zajść do mnie na filiżankę kawy. O, doprawdy, panie Copperfield, zawołał, jesteś pan zbyt dla mnie łaskaw. Nie chciałbym nadużywać dobroci pańskiej, narzucając mu towarzystwo mojej maluczkiej osoby. Nie może być mowy o narzucaniu się, skoro pana proszę, odrzekłem. I cóż, przyjmujesz pan? Z największą przyjemnością zawołał zrzymając się Idziemy więc rzekłem Czułem że byłem nieco lakoniczny zdawał się jednak nie zwracać na to uwagi Szliśmy dalej w milczeniu Jurajak zaś tak był zajęty nakładaniem rękawiczek że doszliśmy już do miejsca przeznaczenia a on nie wywiązał się jeszcze z tego trudnego zadania Wziąłem go za rękę wprowadzając na ciemne schody aby uchronić od uderzenia się o cośkolwiek Wilgotny chłód tej ręki. Tak był przenikliwy i przykry, iż była chwila, żem chciał ją wypuścić z mych dłoni i uciec. Przeważyło wspomnienie Agnieszki. Dowiodłem go, bądź co bądź, do samego kominka. Gdym zapalił świecę, zaczął się zachwycać moim mieszkaniem, a gdym zabrał się do gotowania kawy w skromnym rondelku, w którym gotowała ją zwykle pani krup. Zachwyt jego nie znał granic. Irytował zaś mnie on tak dalece, że z przyjemnością oparzyłbym go, gdybym mógł. Ach, doprawdy, panie Copperfield, wołał, pan się dla mnie tak trudzi. Nie spodziewałem się nigdy podobnego zaszczytu. Bądź co bądź, tyle mnie w skromnym mym położeniu spotyka niespodzianek, że sam już nie wiem doprawdy, jak za nie niebu dziękować. Słyszał może co już pan o tym? O zmianach, jakie w skromnym moim położeniu zajść mają. Siedział na kanapie z kolanami podniesionymi prawie do wysokości filiżanki z kawą, wyciągając pomału z filiżanki łyżeczkę, z kapeluszem i rękawiczkami rzuconymi na ziemię, z zaczerwienionymi powiekami, których rzęsy zupełnie wypadły, z poruszającymi się za każdym odetchnięciem nozdrzami. Kiwał się cały i patrzył na mnie ciągle, lecz tak. Jak gdyby jednak unikał mego wzroku. Nie. Na pewno nie lubiłem go. Przykro mi było, że został mym gościem. Młody nie umiałem jeszcze panować nad wstrętem. Przykro mi było zadawać uczuciom mym gwałt tak wyraźny. Słyszał pan, co o tym, panie Copperfield? Spytał. Słyszałem, odrzekłem sucho. Ach, więc wiadome to już pan Agnieszce. Cieszę się z tego nieskończenie i stokrotnie, ale, ale to stokrotnie dziękuję panu, panie Copperfield. Gdybym mógł, rzuciłbym mu w twarz niedopitą filiżankę kawy. Przykre mi było w jego ustach samo imię Agnieszki. Gryzłem się w język. Okazało się, że byłeś pan, panie Copperfield, jasnowidzący, ciągnął. Przypowiedziałeś mi pan, pamiętam, jak gdyby to dziś było, że zostanę z czasem wspólnikiem mego pryncypała. Wickfield i Heap. Ha! Pan nie przypomina sobie tego, panie Copperfield, lecz ludzie tacy jak ja, pokorni i maluczcy, mają dobrą pamięć, chowają w głębi przepełnionego wdzięcznością serca każde dobre, zasłyszane słowo. Pamiętam, była kiedyś mowa o tym, chociaż wyznaję, nie przypuszczałem, aby to nastąpić miało, rzekłem. O, któż z nas mógł przypuszczać, wołał z zapałem Uriah. Ja sam mniej niż kto bądź. Pamiętam własnymi ustami wyznawałem pokorę moją. Wiem, jak niskie jest moje pochodzenie, jak małe zasługi. Krzywiąc się, patrzył na ogień. Ja zaś nie spuszczałem z niego oka. Najniżsi jednak, panie Copperfield, ciągnął, bywają czasem w ręku opatrzności narzędziem dobra. I szczęśliwy jestem myśląc, że mi się właśnie ta rola dostała w udziale względem mego pryncypała. Godny to. Najgodniejszy człowiek, panie Copperfield, lecz jakże niestety nieoględny. Przykro mi to słyszeć, odrzekłem mimowoli, prawie dodając: Jak to pod każdym względem? Pod każdym względem odrzekł. Nawet w tym, a zwłaszcza może w tym, co się tyczy panny Agnieszki. Nie pamięta pan zapewne, panie Copperfield, pewnego swego wyrażenia, które właśnie w sercu zapisałem. Mówił pan raz, że każdy, kto ją pozna, powinien czcić i wielbić pannę Agnieszkę. Dziękowałem za to panu z wylaniem. Pan zapomniał, ale ja pamiętam dobrze. Przypominam sobie. Odrzekłem sucho. O, to prawdy, jakże to szczęśliwie. Pan pierwszy, panie Copperfield, rzuciłeś mi w serce zarzewie ambicji. I raczysz pamiętać o tym. O, czy mogę prosić jeszcze o jedną filiżankę kawy? Było coś w głosie jego, gdy wspomniał o tym zarzewiu, w spojrzeniu, które prześlizgnęło się po mnie, coś, co mnie mrowiem przejęło. Zdawało mi się, żem go nagle w pełnym ujrzał świetle. Prośba o filiżankę kawy, innym, zupełnie wymówiona tonem, przypomniała mi o obowiązku gospodarza domu. Ręce mi przy nalewaniu i podawaniu drżały jak w febrze. Z bijącym sercem czekałem, co dalej powie, będąc pewien. Że uwadze jego nie uszło moje zmieszanie. Nic już jednak więcej nie powiedział. Pił kawę spokojnie i pomału, spoconą, chłodną ręką, pocierając brodę. Patrzał z kolei w ogień lub wodził okiem po ścianach pokoju. Uśmiechał się, czyli raczej zrzymał, kiwał się ustawicznie tam i z powrotem, w zwykły sobie sposób, mnie, pozostawiając kierunek dalszej rozmowy. Zatem, Ozwałem się po długim milczeniu. Pan Wickfield, który wart jest tysiąc razy więcej od pana i ode mnie, od nas obu razem wziętych. Nie chciałem jąkać się, lecz słowa grzęzły mi w gardle. Zatem pan Wickfield bywa nieoględny. Czy tak, panie Heap? – O, bardzo, bardzo nieoględny – odrzekł z głębokim westchnieniem. Jest to temat, którego nie chciałbym z nikim innym oprócz pana poruszyć. Z panem, nawet, panie Copperfield, zaledwie tylko dotknę. Każdy inny na moim miejscu, w ostatnich leciech kilku, miałby pana Wickfielda och, jaki to uczciwy, zacny człowiek w ręku, w ręku, powtarzam. Kończył pomału, z przyciskiem wyciągając przed siebie długą rękę i uderzając nią po stole tak mocno, że się aż zatrzęsły wszystkie będące w pokoju przedmioty. Nie obudziłby we mnie większego wstrętu, gdybym go widział, jak depcze powalonego na ziemię pana Wickfilda. O tak, ciągnął słodziutkim głosem dziwnie, odbijającym od tego gestu. O tak, nie ulega to żadnej wątpliwości. Gdyby inny był na moim miejscu, nastąpiłyby różne, ale to przeróżne straty. To i owo, no sam nie wiem, co by nastąpić mogło. Pan Wickfield wie o tym, wie o tym doskonale. Jestem tylko najuniżejszym jego sługą, a podnosi mnie do stanowiska, o jakim marzyć nigdy nie śmiałem. Ileż mu winienem wdzięczności, ileż wdzięczności. Zwrócony do mnie, lecz nie patrząc na mnie. Rękę, którą zdjął ze stołu, podniósł do twarzy i niby brzytwą, chudym długim palcem pocierał chude swe szczęki. Pamiętam z jakim wzruszeniem biło mi wówczas serce, patrząc na jego rozświeconą ogniem twarz. Wiedziałem na co był gotów, do czego zmierzał. Ale zatrzymuję pana, panie Copperfield, ozwał się po chwili. Wynajmniej – odrzekłem. Późno się zwykle spać kłady. Dziękuję. O dziękuję panu, panie Copperfield, zawołał. Byłeś pan zawsze dla mnie bardzo uprzejmy, lecz nie zapominam mimo to o mym skromnym położeniu i mam w Bogu nadzieję, że skromny i pokorny pozostanę zawsze. Nie weźmiesz też mi Pan za złe i nie poczytasz za dumę i zarozumiałość. Jeśli się z czymś panu zwierzę. Prawda, nie weźmiesz mi Pan tego za złe. Nie odrzekłem z trudnością. Dziękuję. Och, dziękuję panu, wołał, wyciągając chustkę do nosa i ocierając spodniałe ręce. Panna Agnieszka, panie Copperfield. I cóż? Spytałem. Co? Jurajachu. O jakże mi miło, że pan, panie Copperfield, tak mnie bez ceremonii po imieniu nazywa. Wołał, rzucając się konwulsyjnie, jak ryba na lodzie. Zauważył pan, panie Copperfield, jak panna Agnieszka ślicznie dziś wyglądała. Sądzę, odrzekłem, że zawsze wygląda ślicznie. Wyższa jest pod każdym względem od otaczających ją ludzi. Dziękuję. O, dziękuję panu. Nie ma powodu, abyś mi dziękował. Odparłem chłodno. Owszem, o, o owszem, panie Copperfield. Na tym właśnie polega moje zwierzenie. Wycierał ręce, patrząc na przemian to na mnie, to na płonący na kominku ogień. Pokorny jestem, ciągnął słodziutko. Pokorna jest i matka moja. Wiemy, jak skromne jest nasze stanowisko. Lecz pod niziutkim naszym dachem obraz panny Agnieszki. Och, niech mi pan wybaczy, że go obarczam moją tajemnicą. Od pierwszego naszego spotkania natchnąłeś mnie, pan, panie Copperfield, ufnością bez granic. Obraz panny Agnieszki pod niskim naszym dachem, jako też w sercu moim, wyrył się od lat wielu. Och, panie Copperfield, świętą jest mi nawet ziemia, po której stąpa moja Agnieszka. Zdejmowała mnie szalona chęć porwać rozpalony z komina orzuk i rzucić mu nim w twarz. Słowa jego obiły mi się o serce jak ciężka kula. Obraz znieważonej przez tego wykrzywionego potwora Agnieszki, oszołomił mnie po prostu. Zdawało mi się, że Jurajach puchnie, rośnie, brzmieniem swego głosu wypełnia cały pokój. Zdawało mi się zarazem, żem wszystko to wiedział od dawna, od bardzo dawna, wiedziałem też dokładnie, co dalej posłyszeć miałem. Pamiętałem jednak prośbę Agnieszki. Opanowałem wzruszenie i z większym, aniżeli mi się sam spodziewał spokojem, spytałem Jurajacha, czy oświadczył Agnieszce swe uczucia. O nie, panie Copperfield. Nie, nie, zawołał. Nie wspominałem o tym przed nikim, tylko tu, dopiero po raz pierwszy przed panem. Jak pan widzi, Zaledwie zaczynam się wznosić ponad skromną moją sferę, lecz pokładam nadzieję w tym, że panna Agnieszka zauważyć przecie musiała, jak dalece użyteczny i potrzebny jestem jej ojcu. Tak użyteczny mu jestem i niezbędnie potrzebny toruję mu poplątane coraz bardziej drogi, a panna Agnieszka, jak to panu wiadomo, panie Copperfield, przywiązana jest bardzo do swego ojca. Anioł to, nie córka. Dla ojca nie odmówi mi swych względów. Zmierzyłem całą przepaść podstępów tego niegodziwca. Jeśli pan raczy, panie Copperfield ciągnął, zachować moją tajemnicę i na ogół okazywać mi się w tym, jak i w czym innym przychylny, będę się czuł nieskończenie zobowiązany. Znam pańską dobroć. Panie Copperfield, lecz wzgląd na moje niskie pochodzenie i stanowisko wpłynąć może na to, że pan zrażać będzie do mnie moją Agnieszkę. Moją, nazywam ją, jak to pan słyszy, panie Copperfield. Pan zna piosenkę, nazywać ją moją zbliża mnie do celu. Mam też nadzieję wcześniej czy później swego dopiąć. Biedna, kochana Agnieszko. Nie znałem nikogo, kto by wart jej był. A łotr ten rościł do niej prawa. Na pośpiechu mi nie zależy, ciągnął powoli, a mnie tymczasem mózg rozsadzały najsmutniejsze myśli. Moja Agnieszka jest jeszcze, jak to panu, panie kuprę wiadomo, bardzo młoda. A matka moja i ja musimy torować sobie drogi do niespodziewanego wywyższenia. Wiele jeszcze pozostaje nam do zrobienia, zanim rzeczy te przestaną wywoływać zdumienie. To też korzystam tylko z każdej nadarzającej się sposobności, aby moją Agnieszkę stopniowo oswajać z położeniem. Och, nieskończenie wdzięczny jestem panu za tę rozmowę. Lżej mi na sercu, odkąd się panu zwierzyłem. Pewien też jestem, że teraz, gdy pan, panie Copperfield wie, jak rzeczy stoją, nie zechce pan narażać bliskiej panu rodziny na przeróżne nieprzyjemności. Nie będę miał pana przeciw sobie, pewien tego jestem. Wyciągnął dłoń. Zabrakło mi odwagi odtrącić ją. Spojrzawszy na zegarek, zawołał: y, ani się obejrzałem! Jak czas upłynął, pół do pierwszej. Na zwierzeniach czas prędko płynie, pół do pierwszej. Zauważyłem, że istotnie jest już późno, chociaż wcale o tym nie myślałem, czułem tylko, że nie potrafiłbym dalszej podtrzymywać rozmowy. O, mówił, tak późno. Dom, w którym się zatrzymałem, pensjonat w pobliżu New River, pewnie już od dwóch godzin zamknięty. Nie dostukam się nigdy. Żałuję, odrzekłem, że mam tylko jedno łóżko. Och, po co łóżko, zawołał wyciągając ramiona. Jeżelibyś mi, pan, panie Copperfield, nie wziął za złe i pozwolił przenocować tu, przed kominkiem, jeśli tak ma być koniecznie odrzekłem zajmij proszę moje łóżko, a ja tu pozostanę. Wymawiał się tak gorąco i krzykliwie, w zwykłej sobie pokorze, że musiał chyba obudzić panią Krup, śpiącą na niższym piętrze i kołysaną przez głośne tik-tak ściennego zegara, na który we wszelkich o punktualności dyskusjach, jakie pomiędzy nami się toczyły, powoływać się lubiła, chociaż ten zegar opóźniał się regularnie, o trzy kwadranse na doby. Nie mogąc przekonać nieproszonego gościa, ani przezwyciężyć nowego napadu jego pokory, musiałem pozostawić go w końcu przed kominkiem, a sam zająć łóżko. Ma z kanapy, za krótki na długie jego piszczele, poduszki, czysty obrus i płaszcz, służyły Jurajachowi za posłanie, za które rozpływał się we wdzięczności. Pożyczyłem mu szlafmycy, wyglądał więc jak upiór. Rozstaliśmy się wreszcie. Nocy tej nie zapomnę nigdy. Przewracałem się z boku na bok, a w głowie mi się mąciło Agnieszka, Łotr ten, Uriah. Co miałem począć? Doszedłem wreszcie do przekonania, że w interesie Agnieszki i dla jej spokoju najlepiej będzie, jeśli zachowam przy sobie to, co wieczora tego słyszał. Jeśli udało mi się zdrzemnąć, na chwilę śniła mi się Agnieszka, ze słodkim swym spojrzeniem. Czule spoglądający na nią jej ojciec, taki właśnie, jakim ich tylekroć razy widział. Obraz ten napełniał mnie teraz trwogą. Gdym się budził ze snu ciężkiego, wspomnienie, że tuż obok, pod moim dachem, spoczywał łotr ten, padało mi na kształt zmory na piersi. Zdawało mi się, że samemu diabłu drzwi swe otworzył. Marzył mi się ciągle rozpalony orzuk, Śniło mi się, żem go porwał, by wygnać szatana. Marzenie to prześladowało mnie tak dalece, że dla zażegnania go musiałem wstać, żeby się naocznie przekonać, że ogień od dawna wygasł na kominku. Ujrzałem wówczas Jurajacha. Leżał na wznak wyciągnięty. O nieprawdopodobnie długich nogach w piersiach mu bulgotało, sapał i usta szeroko miał otwarte. Na jawie straszniejszy mi się jeszcze wydał. Tak straszne, że ulegając gorączkowej ciekawości, oczu oderwać od niego nie mogłem, co pół godziny wracałem, aby mu się przypatrywać. Noc to była ciężka, śmiertelnie długa. Świtanie ociągało się na chmurnym niebie, a gdy rano Jurajach wyszedł szczęściem nie chciał zostać na śniadaniu zdawało mi się, że z nim razem oddalają się ode mnie noc sama i jej ciemności. Wychodząc do zajęcia, prosiłem panią Krupp, by wywietrzyła pokój pobytności jurajaha tak jak wywietrzanym bywa zapach siarki piekielnej rozdział 26 popadam w niewolę nie widziałem Juraja hip do dnia w którym Agnieszka opuściła Londyn poszedłem na stację dyliżansów aby ją pożegnać spotkałem go tam wracał do Canterbury tym samym co i ona dyliżansem z niejaką przyjemnością zauważyłem jasną parasolkę, którą się Agnieszka osłaniała od jego długiej, w przyciasny palto todzianej obok woźnicy na koźle sterczącej postaci. Agnieszka była naturalnie wewnątrz dliżansu, a słodkie jej spojrzenie nagrodziło mi przymus, jaki musiałem zadawać sobie, aby się okazywać przyjacielskim względem tego łotra. Tu, podobnie jak w czasie obiadu państwa, Waterbrook nie odstępował od nas na krok, niby sęp, łykając każde zamienione pomiędzy nami słowo. Rozmyślając o wysłuchanych przed kominkiem zwierzeniach, myślałem jednocześnie o tym, co mi na temat zamierzonej tej spółki mówiła Agnieszka. Robiłam, co mi się zdawało moim obowiązkiem, uważając, że to uspokaja ojca. Zachęcałam go do tego kroku. Bałem się, żeby nie posunęła się za daleko w swych obowiązkach i siebie nie złożyła w ofierze, by zapewnić spokój ojcu. Znane było mi jej dziecięce przywiązanie, skłonność do poświęceń. Z własnych jej ust słyszałem niejednokrotnie skargi, że jest może mimowolnym powodem nieszczęść ojca, nie wiedziała jak mu to wynagrodzić. Nie porównywałem jej nawet z tym łotrem, nie myślałem o tym, jak przy nim wygląda, bo w samej jej właśnie wyższości dostrzegałem teraz największe niebezpieczeństwo. Wszystko to zresztą musiał on doskonale obmyślić, wyrachować, na tym właśnie budował oburzające swe pretensje i nadzieje. Jak pewien byłem, że podobna, uczyniona z siebie ofiara, unieszczęśliwiłaby ją wieku iście. Tak znów z drugiej strony głęboko byłem przekonany, wnosząc z całego jej zachowania, że dotąd jeszcze myśli podobnej nie przypuściła do siebie. Że za grzech uważałbym ostrzeganie jej o grożącym niebezpieczeństwie. Rozstaliśmy się tedy bez wyjaśnień. Z okien dyliżansu przesłała mi na pożegnanie ostatni, słodki pogodny uśmiech, a na koźle i jurajach wykrzywiał się tak, jakbym miał już ją w garści i triumfował. Wrażenia tej chwili prześladowały mnie długo. Lista Gnieżki zawiadamiający o szczęśliwym przybyciu jej do domu zastał mnie równie smutnym jak w czasie jej wyjazdu ciągle mnie myśl ta prześladowała w nocy nawet nie dając spokoju i nasuwała sny złowrogie zdawało się że jak cień przylgnęła do mnie nic mnie zresztą rozerwać nie mogło Steerford wrócił był do oksfordu skąd pisał do mnie w godzinach wolnych od obowiązkowej pracy pozostawałem więc zupełnie samotny. Zdaje mi się, że w tym czasie zacząłem odczuwać w głębi serca jakąś nieufność do Stirforta. Odpisałem mu wprawdzie po przyjacielsku, nie żałowałem jednak, że go nie ma w Londynie. Czułem, że obecność Steerforta rozproszyłaby wpływ Agnieszki, a chciałem myśleć o niej wyłącznie. Mijały dni i tygodnie. Przyjęty zostałem do kancelarii panów Spenlow i Jorkins. Pobierałem 90 funtów rocznie od ciotki. Mieszkanie opłaciłem z góry do końca roku. A chociaż czasem jeszcze wieczorami wydawało mi się samotne i ponure, wracała mi wewnętrzna równowaga, gdy spijałem kawę całymi garncami. W tym to jakoś czasie zrobiłem trzy odkrycia, a mianowicie. Że pani krup podlegała biedaczka napadom jakiejś słabości, spazmami ją mianowała, której towarzyszyło niezwykłe zaczerwienienie nosa i która wymagała niezwykłej ilości miętówki. Powtórę, iż coś niezwykłego i nadprzyrodzonego wyrywało korki i wypróżniało butelki w mojej spiżarni. Wreszcie, że zostałem bardzo samotny, i w czytanych wierszach podkreślałem ustępy odpowiednie memu nastrojowi. W dniu zawarcia kontraktu z panami Spenlow i Jorkins podejmowałem urzędników w kancelarii zakąskami i winem jedynie, żadnych nie wydając bankietów. Wieczorem zaś poszedłem do teatru. Dawano cudzoziemca, sztuka była wzruszająca. Zaledwie sam siebie poznałem, gdym wrócił wieczorem do domu. W dniu tym pan Spenlow oświadczył mi był, że miło by mu było przyjąć mnie we własnym domu w Norwood, lecz niestety przeprowadza się tam teraz pewne zmiany z powodu oczekiwanego powrotu córki z Paryża. Dodał przy tym, że po powrocie córki do domu spodziewa się widywać mnie często u siebie. Jakoż istotnie, w dwa lub trzy tygodnie potem, przypomniał mi tę rozmowę, prosząc, abym odwiedził go w najbliższą niedzielę i pozostał do poniedziałku. Zgodziłem się chętnie. I postanowione zostało, że w sobotę wieczorem zajedzie po mnie swym powozem. Woznaczony dzień? Nawet mój worek podróżny stał się przedmiotem czci urzędników, z których żaden nigdy nie przestąpił progów domu pryncypała. Jeden z nich opowiadał mi, że słyszał, jakoby pan spęglą jada codziennie na srebrze i porcelanie, drugi, że jakoby u stołu jego szampan zastępuje piwo. Stary sekretarz w peruce, który nazywał się Pan Tiffy, był parę razy za interesem w Norwood i widział jadalnie. Nie mógł się dość naopowiadać o przepychu tego przybytku, w którym poczęstowano go najwyborniejszym, jakie tylko sobie wystawić można winem. Dnia tego mieliśmy w trybunale duchownym sprawę jakiegoś piekarza, prawującego się z zakrystią parafialną o jakiś podatek. Że zaś zeznania dowodowe były dwa razy dłuższe, jak to wyliczyłem, od całego Robinsona Crusoe. Późno już było, gdy się rozprawa skończyła. Piekarza skazaliśmy na sześciotygodniowe przebywanie pod klątwą i opłacenie kosztów. Po czym obrońca piekarza, sędziowie, adwokaci obu stron, wszyscy byli z sobą spokrewnieni zresztą, wyszli razem na miasto. Ja zaś z panem Spenlow wsiadłem do jego powozu. Ekwipaż był wytworny. Konie prężyły szyję, stąpały godnie, jak gdyby rozumiały, że należą do prześwietnego Doctors Commons. Jeśli chodzi o wystawność, to panowała tam wśród sędziów powszechna rywalizacja, to też widywało się nieraz bardzo wytworne ekwipaże. Osobiście skłonny jestem uważać, że bardziej jeszcze za wzięcie rywalizowano w zużywaniu krochmalu, bowiem artykułu tego. Używali z commons tyle, ile natura ludzka znieść może tylko. Przejazdka sama przez się była już przyjemna. Rozmowa toczyła się wyłącznie na temat obranego przeze mnie zawodu. Pan Spenlow wychwalał go wielce, podkreślając, że nie ma on nic wspólnego z adwokackim. Zdaniem jego, był on bardziej wyłączny Mniej mechaniczny, korzystniejszy. W Komons, jak utrzymywał, rzeczy szły równiej, prędzej, uczciwiej niż gdzie bądź, i to nadawało nam pozycję wyłączną, uprzywilejowaną. Mówił, że trudno wprawdzie zaprzeczyć niemiłemu faktowi pewnej naszej zależności od adwokatów, lecz dla pocieszenia mnie zapewne dodał, że pomimo tego traktujemy tych ostatnich nieco z góry, uważając ich za podrzędną rasę ludzi. Spytałem pana Spenlowa. Jaki rodzaj interesów uważa za najkorzystniejszy w naszym zawodzie? Odrzekł, że testamentowy. Gdzie idzie o jakie trzydzieści lub czterdzieści tysięcy wartości. W takim bowiem razie otwiera się zwykle szerokie pole do argumentacji. Oczywiście piętrzą się jedne na drugich apelacje, kontraapelacje, a ponieważ istnieje pewność, że koszta pokryje się z majątku, Przeto obie strony, nie oglądając się na wydatki, zabierają się żywo do rzeczy. Zaczął wygłaszać ogólne pochwały na temat Commons. Podkreślił zwartość jako główną siłę tejże instytucji i dyskrecję także. Była to jego zdaniem najspokojniejsza pod słońcem instytucja. Jeśli, na przykład, zdarzy się sprawa rozwodowa albo spadkowa, przeprowadzić ją można cichutko, niby w gronie familijnym jeżeli komons nie zadowoli tuż obok są arches. co to są arches? ta sama izba ciż sami adwokaci inny tylko skład sędziów i tak dalej jeśli i to okaże się niezadowalające jest izba deputowanych a tam adwokaci obznajmieni doskonale z przebiegiem sprawy której się przypatrywali w obu poprzednich instancjach z łatwością mogą zadowolić obie strony Nieprzyjaźnie usposobieni ludzie mogą wprawdzie coś tam mówić o sprzedajności O tym, że w sprawach Doctors Commons ręka rękę myje Że instytucje należy zreformować Kończył pan z Lecz gdy dzięki Doctors Commons podskoczy cena pszenicy Wszyscy wiedzą doskonale komu to zawdzięczać mają Tylko Doctors Commons Słuchałem z uwagą Chociaż powątpiewałem, aby kraj cały, tak jak to chciał pan Spenlow, zawdzięczał dobrobyt tylko samemu commons. Wprawdzie ta kwestia podskoczenia cen pszenicy wydawała mi się niezbyt jasna, lecz przechodziła widocznie moje małe jeszcze w tych sprawach doświadczenie. Zresztą po dziś dzień i pomimo nabytego doświadczenia, kwestii tej wyznaję, rozwiązać nie jestem w stanie. W ciągu całej mej kariery stale mnie ona trapiła. Nigdy nie zdołałem zrozumieć, co ja lub ona ze mną ma wspólnego. Nie moją to jednak było rzeczą rozprawiać o tak zawiłych kwestiach. Milczenie moje wziął pan Spenlow pewno za niemą zgodę. Rozmowa przeszła na teatr i cudzoziemca. Rozmawialiśmy potem o koniach i tak dojechaliśmy do bramy zamieszkałego przez pana Spenlow domu. Przed domem rozciągał się śliczny ogród. A chociaż pora roku najmniej temu sprzyjała, utrzymany był tak starannie, że mnie to wprawiło w zachwyt zupełny. Trawniki były prześliczne, drzewa przycięte, szpalery cieniste. Tu się zapewne zwykła przechadzać panna z penną we własnej osobie, myślałem podjeżdżając pod ganek. Weszliśmy do rzęsiście oświetlonego domu. W obszernym holu wisiały przeróżne kapelusze, płaszcze, rękawice, bicze, szpicruty. Gdzie jest panna Dora? Spytał służącego gospodarz domu. Dora, pomyślałem, co za śliczne imię. Weszliśmy do pokoju na lewo, do tego samego zapewne, którego przepych opiewał starszy urzędnik w Peruce. Córka moja, Dora, panie Copperfield, przemówił gospodarz domu. A oto towarzyszka mej córki. Już było po mnie. Spełniło się przeznaczenie. Od pierwszego spojrzenia. Zakochałem się w pannie Dorze. Zostałem jej niewolnikiem. Wydała mi się nadziemską istotą, sylfidą, królową wróżek, aniołem. Nie wiedziałem kim była. Czymś niewidzialnym, niespodzianym, nadprzyrodzonym. W oka mgnieniu pochłonęła mnie przepaść miłości. Bez zastanowienia, bez obejrzenia się wstecz lub spojrzenia przed siebie, w przepaść tę wpadłem. Zanim jedno wyrzec, zdołałem słowo. Ogarnęła mnie zewsząd. Co do mnie, ozwał się dobrze mi znany głos, znam pana Copperfielda od dawna. To nie był głos Dory, lecz towarzyszki jej, panny Marston. Nie byłem tym nawet zdziwiony. Nic mnie w danej chwili obchodzić lub dziwić nie mogło, nic oprócz Dory z jak się pani miewa, panno Marston? rzekłem. Doskonale, odpowiedziała mi. A pan Marston? pytałem. Wybornie, odrzekła. Dziękuję panu. Pan Spenlow zdziwiony był nieco tym odnowieniem naszej znajomości. Cieszę się niewymownie, rzekł, że się państwo przedtem już znali. Istnieją nawet pomiędzy nami pewne węzły, rzekła z powagą panna Marston. – Pokrewieństwa niby. Znaliśmy się niegdyś bardzo dobrze i z bliska. Było to za dni dziecięcych pana Copperfielda. Odtąd rozdzieliły nas różne okoliczności i nie poznałabym nawet pana. – Co do mnie, poznałbym ją zawsze i wszędzie. – Pewien tego byłem. – Panna Marston – objaśniał pan z pełną, podjęła się z łaski swej opieki nad mą córką. Dora niestety wcześniej straciła matkę. Panna Marston służy zarazem córce mej za towarzyszkę. Przyszło mi na myśl, że panna Mardstone, na kształt narzędzia zwanego kastetem, stosowniejsza była do ataku niż obrony. Myśl ta tylko mi przemknęła, gdyż zajęty byłem Dorą i zdawało mi się, że spostrzegłem w jej prześlicznym grymasie iż nie darzyła swej towarzyszki szczególnym zaufaniem. Wtem ozwało się pierwsze uderzenie dzwonka i pan Spenlow powiódł mnie do gościnnego pokoju, abym się przebrał. Zajęcie się toaletą, lub czym bądź, w stanie zachwytu, w jaki popadłem, zdawało mi się po prostu niemożliwe. Usiadłem przed ogniem, rozmyślając o pięknej, błyszcząco okiej dziewczynie. Jakże piękną miała twarz! Jakie kształty, talie! Jakże wydawała się żywa i pełna wdzięku. Powtórne uderzenie dzwonka wyrwało mnie z rozkosznej zadumy. Ubrałem się na prędce i zszedłem do salonu, gdzie zastałem zebrane już towarzystwo. Dora rozmawiała z jakimś starym, siwym dżentelmenem. Chociaż stary i siwy, chociaż mógłby być jej dziadkiem, pobudził mą zazdrość. W takim już byłem usposobieniu, zazdrościłem wszystkim wszystkiego. Nie zniósłbym tego, aby ktokolwiek ściślej ode mnie mógł być zażyłym z panem Spenlow. Dręczyło mnie. Gdym słuchał o tysiącznych wydarzeniach, w których niestety nie brałem żadnego udziału. Gdy uprzejmy jakiś łysy jegomość siedzący po drugiej stronie stołu spytał mnie, czy po raz pierwszy jestem w tej okolicy, poczułem się obrażony i gotowy do krwawej zemsty. Nie pamiętam już, kto tam był wieczoru tego, oprócz Dory. Dorą się tylko karmiłem i dania zabierano nietknięte. Siedziałem obok niej, rozmawiałem z nią. Podziwiałem głosik jej melodyjny, śmiech srebrzysty, zalotność niewinną, którą musiała pozbawić spokoju każdego chyba młodzieńca. Drobna była, malutka i to dodawało jej jeszcze wdzięku. Gdy z panną Marston, więcej kobiet nie było, opuściła jadalnię, popadłem w zadumę, zatruty myślą, że mi panna Marston gotowa przy niej usłużyć po swojemu. Uprzejmy, łysy jegomość, opowiadał mi długie jakieś... Odnoszące się zapewne do ogrodów i ogrodnictwa historię, gdyż zdaje mi się, że kilkakrotnie wspominał swego ogrodnika. Udawałem, że go słucham z uwagą, w myśli błądząc obok dory w rajskich jakichś ogrodach. Strach, że panna Marston gotowa po swojemu usłużyć, zdjął mnie znów na sam jej widok, gdym wrócił wreszcie do salonu. Uspokojony zostałem w najmniej spodziewany sposób. Davidia Copperfield. Ozwała się panna Marston, zastępując mi drogę i wtłaczając w zagłębienie okna. Proszę na słowo, spojrzałem na nią zdziwiony. Nie chcę, rzekła, rozwodzić się nad niektórymi familijnymi szczegółami. Niemiły to dla nas obojga temat. Zgadzam się najzupełniej ze zdaniem, pani, odrzekłem. Zapewne ciągnęła, nie życzę też sobie wcale rozbudzać wspomnień dawnych zatargów i nieporozumień, ani nawet z niewagi, gdyż wyznać muszę ku hańbie niewieściego rodu, że się pewna osoba, o której bez wstrętu wspomnieć nie mogę i o której wolę tu milczeć, posunęła aż do obrazy. I to czyjej? Mej własnej osoby. Chociaż czuły byłem na punkcie mej ciotki, zgodziłem się, że istotnie lepiej nie dotykać tych rzeczy. Dodając wszelako, że nie zniósłbym najlżejszego uchybienia względem osoby, którą czczę. I poważam. Panna Marston zmrużyła oczy i skłoniła głowę, a potem, podnosząc ją pomału, mówiła. Nie będę taić przed panem, że od dzieciństwa pańskiego nabrałam o panu nieosobliwego wyobrażenia. Może się mylę, może zresztą obecnie zasługuje pan na lepsze mniemanie, nie w tym rzecz. Należę do rodziny powszechnie znanej ze stałości swych przekonań i wątpię, abym moje w jakich bądź okolicznościach zmienić mogła. Wiem, co sądzić o Panu, tak jak Pan wie zapewne, co Pan ma sądzić o mnie. Z kolei skłoniłem twierdząco głową. Nie ma jednak żadnej potrzeby, ciągnęła, aby te nasze wzajemne przekonania wywołać tu miały obecnie jakie bądź starcie. Owszem, w obecnej sytuacji lepiej byłoby pozostawić to w spokoju. Ponieważ okoliczności zbliżyły nas teraz i prawdopodobnie zbliżać odtąd będą. Najlepiej byłoby dla nas obojga stanąć na gruncie dalekich i obojętnych stosunków. Nie zwróci to niczyjej uwagi. Stosunki rodzinne są wystarczającym powodem, abyśmy się tylko na tej stopie spotykali zawsze. Czy się pan zgadza na powyższą propozycję? Pan nomardstone odrzekłem jej na to. Tak pani, jak i brat pani, wyrządziliście i mniej biednej mojej matce niejedną krwawą krzywdę. Nie zapomniałem o tym i nie zapomnę nigdy. Obecnie jednak zgadzam się i zastosuję do propozycji pani. Panna Marston zmrużyła znów oczy i spuściła głowę. Potem, dotknąwszy mej dłoni, końcem zimnych, sztywnych palców odeszła, poprawiając łańcuszki na szyi i ręku. Zdawało mi się, że nosi ten sam, ale ten samiuteńki garnitur, jaki miała, gdy ją ostatni raz widział. Przyszły mi na myśl łańcuchy u drzwi więziennych, przypominające przechodniom i widzom, co się poza tymi drzwiami znajduje. Przypominam jeszcze sobie, żem wieczoru tego słyszał królową mego serca, śpiewającą francuskie ballady na skoczną jakąś nutę, akompaniowała sobie na modnym, do gitary podobnym instrumencie. Byłem w zachwycie. Podawano cukry, lecz ich nie tknąłem. Cofnąłem się nawet, gdy mi podano pącz. Pamiętam, że wychodząc z salonu pod strażą panny Marston, podała mi rączkę z niebiańskim uśmiechem i żem ujrzawszy się w zwierciadle, wyglądał jak szalony, żem się położył spać z zawrotem głowy w stanie zupełnego odurzenia. Ranek był pogodny, wczesny jeszcze. Udałem się na przechadzkę w strzyżone aleje ogrodu, pragnąc marzyć o niej. Na ścieżce spotkałem jej pieska wołano na niego Jeep. Zbliżyłem się doń z pieszczotą, gdyż on mi nawet był miły. Niewdzięcznik wyszczerzył wszystkie zęby, wlazł pod ławkę i burcząc i szczekając, nie dopuszczał mnie do siebie. W ogrodzie chłodno było i pusto. Marzyłem o szczęściu, jakiego bym doświadczył, jeśli bym był narzeczonym tego cudownego zjawiska. Co do małżeństwa, kwestii majątkowych i itd. Tak Sądzę, że niewiele więcej myślałem o tym niż wówczas, gdym był zakochany w małej Emilce. Gdyby mi tylko wolno było nazwać ją po imieniu, Dora, pisywać do niej, wielbić ją, szaleć za nią, wiedzieć, że nawet w towarzystwie innych o mnie myśli i marzy, wydałoby mi się szczytem ziemskiej szczęśliwości. Dzieciak był ze mnie. Lecz tyle w uczuciach mych było szczerości, świeżości i zapału, że po dziś dzień z pewnym wspominam je wzruszeniem. Chodziłem już od dość dawna, gdy ją nagle spotkałem na skręcie alei. Drżę jeszcze na samo wspomnienie tego spotkania pióro mi niemal wypada z dłoni. Wcześniej pani panno Spenlow wyszła na przechadzkę, zauważyłem, witając ją. Tak nudno w domu, odparła. Panna Mart z tą taka nieznośna, prawi takie nonsensy o przewietrzaniu mieszkania. Przewietrzać! zaśmiała się srebrzyście. W niedzielę rano muszę się czymś też przecie zająć, więc oświadczyłam wczoraj jeszcze papie, że wyjdę na przechadzkę. Ranek jest najpiękniejszą porą dnia, prawda? Zdobyłem się na szaloną odwagę i oświadczyłem, że istotnie najpiękniejszą mi się zdaje od chwil paru. Chociaż przedtem mglisto było i pochmurnie. Czy to ma być komplement? spytała. Czy istotnie pogoda zmieniła się tak nagle? Jąkałem się, wyznając, że powiedziałem nie komplement, lecz samą prawdę i że żadna, o ile przypominam sobie, zmiana nie zaszła w powietrzu. Zaszła zmiana w uczuciach mych, dodałem, rumieniąc się po uszy. Zarumieniła się. Nigdy nie widziałem kędziorów podobnych do tych. Które usiłowała skryć swe rumieńce. Co zaś do kapelusza i błękitnych wstążek wieńczących te kędziory, czegożbym nie dał, jeślibym jako szczęśliwy ich posiadacz mógł drogocenne te relikwie zawiesić w mym mieszkaniu przy Buckingham Street. Pani wprost wraca z Paryża? spytałem. Tak. Był pan tam kiedy? Nie, pani. O, to trzeba jak najprędzej pojechać w prześliczne miasto. "Czułem się srodze obrażony. Przypuszczała zatem, że mógłbym, że chciałbym odjechać? Co mi tam Paryż, co Francja cała? Zapewniłem, że pod żadnym warunkiem nie opuściłbym obecnie Anglii i tak dalej. Dość, że musiała znów przywołać na pomoc swe kędziory. Szczęściem, piesek wybiegł na nasze spotkanie. Zazdrosny znienawidził mnie i ciągle pokazywał mi zęby. Wzięła go na ręce, pokryła pieszczotami, burczał." Nie dawał mi się dotknąć nawet. Wybiła go, uderzyła po różowym nosku. Biedactwo zmrużyło oczy, lizało jej ręce, lecz warczało wciąż z cicha, rzucając na mnie wściekłe spojrzenia. Uspokoił się wreszcie, czując na sierści jej miękki, rozkoszny podbródek. Poszliśmy zwiedzić oranżerię. Czy pan jest w bardzo bliskich stosunkach z panną Marston? spytała Dora. Kochanie moje, Ostatnie słowa odnosiły się do pieska. Szczęśliwy. Wcale nie, upewniłem. Nieznośne to stworzenie, mówiła wydymając usteczka. Nie wiem, co było ojczulkowi, gdy mi ją wybrał za towarzyszkę, jak gdyby jej opieka była komu potrzebna. Ciekawam, kto tu potrzebuje opieki. Nie ja na pewno. Mam mego dżipa, to mi wystarczy. Prawda, jipsiu kochanie? Mrugnął leniwie, gdy całowała kudłatą jego główkę. Ojczulek nazywa ją zaufaną mu przyjaciółką. Oho, Jeep, wiesz ty przecie, że to nie jest. Nie może być prawdą. My z Jeepsiem nie mamy zaufania do takich nieznośnych istot. My z Jeepsiem potrafimy sobie, gdy zechcemy, wybrać lepszych, prawdziwych, wiernych przyjaciół. Co, Jeepsiu, kochanie, prawda? Jeep zmarszczył nosek na znak zgody. Co do mnie, każde jej słowo było nowym ogniwem okalającego mi serce łańcucha. Smutno, Gipsiu, prawda? ciągnęła, wydymając usteczka, że ponieważ nie mamy dobrej, kochanej mamy, musimy znosić i mieć ciągle za plecami nieznośną tę pannę Mardzdon. Prawda, Gip? Dżip? Gipsiu mój kochany. Nie, nie lubimy jej i postaramy się znaleźć sobie trochę szczęścia poza jej plecami. Dokuczamy nieznośnie tej babie. Wcale zadowalać jej nie myślimy. Prawda, Dżipsiu? "Gdyby to trwało jeszcze chwilę, nie wytrzymałbym i padłbym przed nią na kolana. Szczęściem, byliśmy u wrót oranżerii. Była tam śliczna hodowla geranium. Przypatrywaliśmy się im długo. Co chwila dora zatrzymywała się, śmiejąc się jak dziecko i zmuszając dżipa do wąchania najpiękniejszych okazów. Jeśli nie wszyscy troje, to ja już najpewniej czułem się jak w raju. Po dziś dzień zapach geranium budzi we mnie napołytkliwe. tkliwe. Na poły komiczne wrażenie i wywołuje wspomnienie kapelusza z niebieskimi wstążkami, gęstych pierścieni jasnych włosów, w szczupłych ramionach dziewczęcia pieszczonego kudłatego czarnego psiaka. Wszystko to na tle jasnej zieleni i różnobarwnego kwiecia. Panna Marston szukała nas i tu znalazła. Podała doże do pocałowania zwiędłe swe pudrem przysypane policzki i biorąc ją pod ramię. Poprowadziła nas na śniadanie z miną i krokiem, jak gdyby przewodniczyła pogrzebowi. Nie wiem już, ile wypiłem filiżanek herbaty, nalewała ją dora. Pamiętam tylko, że pił niepomiarkowanie dużo, aż do zniszczenia całego mego nerwowego systemu, jeśli bym w one dni bywał nerwowy. Poszliśmy do kościoła. W ławce panna Marston oddzieliła mnie od Dory. Słyszałem jednak śpiew jej i czułem się w siódmym niebie. Kazanie musiało być na temat Dory. O niej tylko myślałem i boję się bardzo, czy czasem nie do niej się tego dnia modliłem. Dzień zszedł spokojnie, bez towarzystwa z przechadzką, obiadem w rodzinnym kółku, wieczorem spędzonym na przeglądaniu książek i rysunków. Panna Marston spełniała gorliwie swe obowiązki i nie spuszczała z nas oka. Ach, czy też mały pan z drzemiąc po obiedzie w fotelu, z twarzą przykrytą chustką do nosa, domyślał się, jak tkliwymi w myśli obdarzałem go uściskami, marząc, żem już został jego zięciem. Czy przypuszczał chociażby, gdym się z nim przed nocą rozstawał, żem na jego głowę zwołał wszelkie błogosławieństwa niebios, jak gdyby mi już obiecał dać córkę za żonę. Wyjechaliśmy na wcześniej. Mieliśmy dnia tego sprawę w sądzie admiralicji o zatonięcie okrętu wymagającą dokładnej znajomości marynarki, że zaś znajomości tych nie posiadano u nas dostatecznie, sędzia zawezwał dwóch starszych marynarzy jako biegłych dla udzielania potrzebnych wskazówek. Zastaliśmy Dorę przy herbatnim stole, i wsiadając do powozu, miałem szczęście ukłonić się jej stojącej na ganku z nieodstępnym dżipem na ręku. Czym tego dnia była dla mnie admiralicja cała, sprawa, której wcale zrozumieć nie mogłem, powtarzać nie będę. Dora czytałem na srebrnym wiośle leżącym na stole jako oznaka najwyższej sprawiedliwości. Gdy zaś pan Spenlow odjeżdżał pod wieczór do domu, żywiłem w głębi serca nieokreśloną nadzieję, że mnie z sobą zabierze i czułem się jak rozbitek przez odpływający okręt na bezludnej porzucone wyspie. Gdyby ten stary, cichy dziedziniec obdarzony był głosem, dziś jeszcze świadczyłby, że mi światem całym została dora. Ile marzeń przemarzyłem nie tylko dnia tego lecz dni wiele, wiele tygodni z rzędu, powiedzieć trudno. Rzeczywistość snem mi się wydawała, marzenia, jedyną zająć mnie mogącą rzeczywistością. Jeśli która z niesłychanie długich w stopniowym swym rozwoju spraw zajęła mnie nieco, to chyba sprawy małżeńskie, wprawiające mnie w zdumienie, że małżonkowie mogą popadać właśnie zamiast być najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem. Śledząc za sprawami spadkowymi rozmyślałem znów, jakbym użył zawsze na zdobycie dory, tych pieniędzy. W pierwszych tygodniach zakochania kupiłem aż cztery eleganckie kamizelki. Nie dla siebie, uchowaj Boże, nie lubowałem się w kamizelkach. Dla dory. Wychodząc, wkładałem żółte rękawiczki. Od onego to czasu wszystkich dorobiłem się nagniotków, prawdę mówiąc, buty, które nosiłem wówczas. O wiele były mniejsze od nóg moich i same już świadczyć mogły o stanie mego serca. Kalecząc się prawie i kulejąc z miłości, chodziłem godzinami całymi w nadziei spotkania Dory. Po drodze do Norwood uważany byłem za roznosiciela listów, a oprócz tego cały Londyn przebiegałem wszerz i wzdłuż. Przechadzałem się po ulicach, przy których były największe magazyny mód i strojów damskich. Jak duch niepokoju tułałem się po sklepach. Przebiegałem aleje w parkach, nieraz zamykano mnie w publicznych ogrodach. Czasem, ale to rzadko kiedy, udawało mi się ją spotkać. Ciągle łudziłem się nadzieją ujrzenia jej rękawiczki w oknie przejeżdżającego pojazdu. A może spotkam ją przechadzającą się z panną Martstone? I uda mi się towarzyszyć im choć kilkanaście kroków. Udawało mi się to czasem istotnie. Lecz w takich razach wpadałem później w rozpacz. Okazywało się bowiem, żem nic nie powiedział z tego, co m powiedzieć zamierzał. Że się dora ani domyśla bez miaru mego przywiązania lub nawet, że wcale o nie i o mnie samego nie dba. Wyczekiwałem powtórnego zaproszenia i niestety wyczekiwałem daremnie. Pani Krup posiadała znać znakomitą przenikliwość, skoro wówczas nawet, gdy samej Agnieszce przyznać się do prawdy nie miałem odwagi i donosząc o wizycie w domu pana Spenlow pisałem tylko, że jego rodzinę stanowi córka jedynaczka. Pani Krup domyśliła się czegoś. Pewnego wieczoru, gdym był bardzo przybity, weszła do mnie, uskarżając się na zwykłe swe spazmy i zapytała, czy nie mógłbym jej udzielić kilku kropel nalanego norum barbarum araku lub esencji goździkowej, ingrediencji nader pomocnych w jej cierpieniu. Jeślibym zaś nie posiadał tych specyfików, nieco koniaku zastąpić by je z biedą mogło. Szczerze mówiąc, nie słyszałem nawet nigdy o pierwszych, a mając w szafie zapas koniaku, chętnie nalałem jej kieliszek, który, aby nie być posądzoną o oszustwo, wychyliła w mojej obecności. Język się jej rozwiązał. Serce mi się ściska, mówiła na widok pana. Mam dla pana macierzyńskie uczucie. Uśmiechnąłem się na dotkliwe wynurzenie jej uczuć. Niech mi pan daruje, ciągnęła. Powiem prawdę, znam się nieco na tym. Jest w tym jakaś panienka. Zaczerwieniłem się po uszy. Pani Krup, niech się pan nie gniewa. I niech znów nie bierze tak bardzo do serca. Jeśli nie jest panu wzajemna, niewielka bieda wzajemność znajdzie się gdzie indziej. Takiemu przystojnemu jak pan chłopcu nie zabraknie dziewcząt. Trzeba tylko, abyś pan własną znał cenę, panie Kopperfull. Tak mnie zawsze nazywała, nie douczyła się mego nazwiska i stale je na swój sposób przekręcała. Nie wiem, rzekłem, co może pani nasuwać na myśl. O, panie Kopperfull, przerwała mi z emfazą. Matką przecie jestem. Przez chwil kilka przytrzymywała ręką bijące pod nankinowym kaftanem serce. Dla pokrzepienia się nalała sobie ponownie kieliszek koniaku. Kiedy szanowna ciotka pańska, panie Copperful, ciągnęła, najęła tu dla pana mieszkanie, pomyślałam sobie, dobrze. Teraz to już mam kogo macierzyńskim otoczyć staraniem. Pan nic nie je, nie pije. I na tym pani zasadza swe wnioski? spytałem. Panie! Odrzekła, popadając w surowość z godnością i powagą. Nie jeden tu już u mnie mieszkał młodzieniec. Młody dżentelmen bywa zwykle nazbyt lub za mało sam o siebie dbały. Szczotkuje swe włosy i wygładza nadto lub za mało. Nosi za szerokie lub za ciasne buty, zależy to już od jego osobistych poglądów. Lecz pod tymi czy owymi pozorami jest zawsze jak trafić panienka. Potrząsnęła przekonywając głową. Nie było rady. Zbyt pewna była swej argumentacji. Młody człowiek, który tu mieszkał przed panem, panie Copperfull, i umarł, dowodziła przekonywająco. Zakochał się, był w szynkarce sprzeciwka. Wnet zażądał uprania poplamionej winem kamizelki. Prosiłbym panią, pani Krup, ozwałem się, o niezestawianie osoby, o której myślę, z szynkarką lub jej podobnymi młodymi osobami. Panie Copperfull, zawołała obrażona. Mam przecie macierzyńskie serce. Najusilniej przepraszam pana, jeśli mu coś o tym wspomniałam. Nie lubię się narzucać ze swą radą i doświadczeniem, lecz jako młodemu człowiekowi ośmielę się raz jeszcze zalecić, abyś nie upadał na duchu. Może byś pan zajął się kręglami. Zdrowa to gra i dobrze by panu zrobiła. Rozerwałaby myśl pańską. Ze słowami tymi pani Krupp Dbała o koniak, którego nie pozostało we flaszy ani kropli, rozpłynęła się w dziękczynieniach i zapewnieniach o swym macierzyńskim uczuciu. Gdy znikła w cieniu przedpokoju, występ ten jej wydał mi się nader śmiały i natrętny. Wziąłem go jednak pod uwagę, postanawiając być na przyszłość oględniejszy i pilniej strzec tajemnicy mego serca. Rozdział dwudziesty Tommy Traddles. Czy to skutkiem rad udzielonych mi przez panią Krupp z innego powodu? Przypomniałem sobie Traddlesa i postanowiłem odwiedzić go na zajutrz. Od dawna musiał być wrócić do Londynu ze swej miesięcznej wycieczki. Mieszkał w uliczce w pobliżu szkoły weterynaryjnej w Camden Town. Dzielnicy zamieszkałej przeważnie, jak mnie objaśnił jeden z naszych sekretarzy, przez studentów kupujących żywe osły, by dokonywać na nich w swych mieszkaniach przeróżnych doświadczeń. Zaopatrzywszy się w topograficzne wskazówki, udałem się po południu w odwiedziny do mego szkolnego towarzysza. Uliczka nie należała do najprzyjemniejszych miejsc zamieszkania. Mieszkańcy jej okazywali szczególniejszą skłonność do wyrzucania na nią wszystkiego, co im w mieszkaniach zawadzało. Nadawało to jej pozór nieporządku, zmieniając w jedno śmietnisko. Wśród liści kapusty i sałaty walały się zdarte skarpetki, połamane rondelki, Podziurawione rynki, zmięty, pierwotnego kształtu pozbawiony kapelusz, podruzgotane szczątki, parasola i niezliczone tym podobne graty. Powietrze i wygląd ogólny tych miejsc przypomniały mi czasy, kiedy mieszkał z państwem Micawber. Jakaś nie dająca się opisać tania wytworność, wyróżniająca dom, którego szukałem, chociaż wszystkie domy na ulicy tej wyglądały jak z kartonu, pobudowane dla zabawy przez dzieci, żywiej pobudziła to wspomnienie. Wzmogło się ono jeszcze u drzwi otwartych właśnie, przy których stał mleczarz. I cóż, mówił on do bardzo młodej służącej, kiedy mój rachunek zapłacony zostanie? Pan mówił, że wkrótce zapłaci, odrzekła służąca. Bo to, ciągnął mleczarz, nie zważając na otrzymaną odpowiedź, tonem, który dowodził, że chociaż mówi do służącej, rzecz tę stosuje do kogoś niewidzialnego, lecz obecnego w mieszkaniu, bo to rachunek ciągnie się od tak dawna, że i cierpliwości już nie staje. A oszukać się i wyzyskać nie dam, dodał głos, podnosząc i zaglądając do mieszkania. Był to tylko mleczarz. Rzeźnik lub szynkarz dopominałby się o swą należność głośniej. Służąca jednak i przed tą groźbą głos zniżyła. Zapewniała, że się wszystko wkrótce już zapłaci. Znam ja was, mówił mleczarz surowo, a biorąc ją pod brodę, spytał. A lubisz mleko? Lubię, odrzekła nieśmiało. A widzisz, od jutra nie dostaniesz ani kropelki. Ani kropelki! Nie wywarło to na niej pożądanego wrażenia. Mleczarz nadąsany odkorkował jednak dzban i nalał w trzymane przez służącą naczynie zwykłą ilość używanego codziennie przez rodzinę mleka. Odchodząc mruczał coś jeszcze. Tu mieszka pan Truddles? spytałem. Z głębi mieszkania głos jakiś powiedział: tak jest, tu. Tak jest, tu powtórzyła służąca. Zastaje go? Spytałem. Twierdząca odpowiedź udzielona mi została w ten sam co pierwsza sposób. Wszedłem. Służąca powiodła mnie na górę. Czułem, że za drzwi śledzi za mną tajemnicze oko, będące w związku z tajemniczym głosem. Na górze spotkał mnie Traddles. Powitał serdecznie i wwiódł do swej izdebki. Odznaczała się niesłychaną czystością, chociaż sprzęty były ubogie i skromne. Izdebka ta stanowiła zresztą całe mieszkanie szkolnego mego towarzysza. Sypiał na kanapie, a szczotki i szuwak z czyszczenia butów znajdowały się na półce między książkami. Stół pokryty był papierami. Pracował, widać, odziany w stary surdut. Nie patrząc, widziałem to wszystko. Dostrzegłem nawet kościół namalowany na porcelanowym jego kałamarzu. Zdolność widzenia, wielu rzeczy bez przyglądania się im, Pozostała mi z czasów, gdy żyłem w domu państwa mikower, a chociaż Traddles bardzo zręcznie usuwał na dalsze plany i maskował kuferki, półki z obuwiem, stolik do mycia się i golenia itd., objąłem to jednym rzutem oka i w pamięci związałem ze szkolnym towarzyszem, który z listowego papieru wyrabiał pułapki na muchy, a okładki książek i szkolnych zeszytów pokrywał artystyczną swoją produkcją. W kącie izdebki, było coś starannie owiniętego białym prześcieradłem. Nie mogłem się domyślić, co by to być mogło? Cieszę się niewymownie, że cię widzę, rzekłem, siadając. I ja się cieszę, odrzekł. Cieszę się z całego serca. I dlatego to wiedząc, że ci równie jak mnie, miłe było to niespodziane spotkanie na Eli Place, dałem ci ten adres, zamiast adresu kancelarii. Masz kancelarię? Spytałem. Tak, odrzekł. Właściwie mówiąc, ćwierć kancelarii, ćwierć sekretarza. Dla łatwiejszego odrabiania interesów połączyliśmy się we czterech, składając na kancelarię i sekretarza. Kosztuje mnie to pół korony na tydzień. W uśmiechu, z jakim opowiadał mi te szczegóły, błyskał dawny jego humor, łagodność i skromność. Nie przez dumę to i pretensje, objaśniał, daje zwykle tamten adres, ale przez wzgląd, że nie każdemu miło tu może zachodzić. Co do mnie walczę jak mogę z trudnościami niełatwymi do pokonania i nie mam prawa być wymagający. Aplikujesz w adwokaturze? Rzekłem. A tak, odrzekł pomału, zacierając rękę o rękę. A tak, aplikuję. Za późno nieco, lecz o płacie stu funtów podołałem z trudnością. Z trudnością skrzypił się, jak gdyby mu ząb wyrywano. — A czy wiesz, o czym myślę, patrząc tu na ciebie, kochany chłopcze? — spytałem. — O czym? — O tym sinym surduciku, który dawniej nosiłeś. Ciasnym w ramionach i wytartym dałokciach, łokciach. — zaśmiał się wesoło. — Dobre to były czasy, co? Gdyby nie ten nasz tyran, — odrzekłem, myśląc o starym Crickle. No, — Zapewne nielekką wiódł nas dłonią. — Dobre to jednak były czasy. — Pamiętasz nocne nasze rozmowy? — Kolacyjki. Te prześliczne bajki coś nam prawił. Pamiętasz, ile kijów spadło na me plecy za to, żem opłakiwał wydalenie pana Mela? Stary tyran. Chciałbym go jednak spotkać kiedy. Pastwił się nad tobą w szczególny sposób. Zauważyłem z oburzeniem, gdyż zdawało mi się, że słyszę jeszcze razy spadające na plecy współtowarzysza. Tak sądzisz? rzekł z niezmąconym uśmiechem. Istotnie, być może. Było to jednak tak dawno. Oj, stary tyranie. Na wychowanie twoje, jeśli się nie mylę, wuj łożył, spytałem. A tak, odrzekł. Zawsze zabierałem się pisać do niego i nigdy zabrać się nie mogłem. Pamiętasz? Miałem wuja. Zmarł wkrótce, po wyjściu mem ze szkół. Tak? Tak. Był to staruszek, kupiec. Miałem zostać jego spadkobiercą, lecz nie podobałem mu się, gdym dorósł. Czy, czy mówisz to naprawdę? Rzekłem, zauważywszy żartobliwy ton, jakim to mówił. Naprawdę. Przekonany o tym jestem. Na nieszczęście nie lubił mnie. Utrzymywał, że zawiodłem jego nadzieję i ożenił się ze swą gospodynią. No cóż ty na to? Cóż, nic. Mieszkałem przy nich wyczekując, aż mi utorują wejście w jaki zawód. Tymczasem podagra doszła do żołądka, wuj umarł. Wdowa wydała się za mąż za jakiegoś młodzika. A ja zostałem na lodzie. Nic ci nie zostawił? Owszem, dostałem pięćdziesiąt funtów. Ale co chcesz? Nie byłem przygotowany do żadnego zawodu i z początku nie wiedziałem, co z sobą począć. Pomógł mi jeden z dawnych współtowarzyszy z Salem House. Jowler, z krzywym nosem, przypominasz go sobie. Nie przypominam. Nie było go za moich czasów. Wszystkie nosy były proste. Mniejsza z tym... Mówił Charles. Dość, że mi dostarczył do przepisywania prawne akta i wyroki. I poszło to jakoś. Zacząłem robić wyciągi, pisać sprawozdania, streszczać i tym podobnie. Pracowity jestem, jak wiesz. I nauczyłem się dokładnie wszystkich tych manipulacji. Przyszło mi na myśl samemu zostać aplikantem. Jouler polecił mnie tu i ówdzie, między innymi, pan Waterbrook. Posypały się zarobki. Miałem przy tym szczęście poznać pewnego publicystę, Zajmującego się wydaniem nowej encyklopedii, powiódł okiem po stole. Znalazła się i tu dla mnie robota. Wiesz, kończył z dobrodusznym uśmiechem, kompilacja. Do wynalazków i kompozycji nie mam sprytu. Wątpię, czy pod słońcem jest drugi równie mało, jak ja w tym względzie uzdolniony. Potakiwałem mu machinalnie, co go ani dziwiło, ani obrażało. I tak pomału, ciągnął, grosz do grosza uciłałem moje sto funtów. Wykupiłem się. Dzięki Bogu, skończył krzywiąc się. Wypłaciłem się co do Szelonga. Ot, widzisz jak żyje. Mam nadzieję wejść z czasem do jakiej redakcji. Byłoby to dla mnie szczęściem. Teraz ty, Copperfieldzie, ten sam co dawniej. Kochany, poczciwy. Taki poczciwy, że mnie zdejmuje ochota wypowiedzieć ci wszystko i aż spod serca, nic nie zataić. Zaręczony jestem. Zaręczony. O, doro, z córką duchownego w Devonshire, jedną z dziesięciu z sióstr. Tak właśnie, mówił, zauważywszy, że spoglądam na kościół malowany na jego kałamarzu. I jest to parafia. Oto tędy na lewo stoi dom, jak raz naprzeciw kościoła, przy ogrodzie. Teraz dopiero przypominam sobie, jak był rozpromieniony użyczając mi tych wyjaśnień. Teraz to dopiero przypominam sobie, gdyż na razie marzył mi się dom i ogród w Norwood. – Dobre, kochane dziewczę – mówił z zapałem. – Starsza nieco ode mnie, ale taka kochana. Mówiłem ci onegdaj, że wyjeżdżam na prowincję. Tamto właśnie jeździłem. Czas przeszedł mi rozkosznie. Nie tak to widzisz, prędko się pobierzemy, lecz obraliśmy sobie za zasadę czekać cierpliwie i nie tracić nadziei. – Czekajmy i miejmy nadzieję – mawiamy sobie wzajemnie. — Wiem to. Będzie czekać cierpliwie, chociażby przyszło czekać sześćdziesiąt lat i więcej. Powstał z krzesła z triumfującym uśmiechem, odsłaniając przedmiot okryty białym prześcieradłem. — Pomału jednak, jak widzisz — mówił. — Zaczynamy się już meblować i ekwipować. — Pomału. — Oto już dwa nabyte przedmioty. Słupek ten z wazonem wybrała ona. W oknie. Traddle cofnął się, by lepiej widzieć oglądany przedmiot. W bawialnym pokoju z ładną zieloną rośliną w wazonie wyglądać będzie nieźle. Ten mały stoliczek z marmurowym blatem ja wybrałem. Chcesz położyć książkę, lub kto bądź z gości zechce postawić filiżankę z herbatą, już jest. Wyborna robota, mocna. Chwaliłem oba sprzęty, które Traddles znów starannie zasłaniał, mówiąc. Mało to jeszcze, ale zawsze jest już coś na początek. Najbardziej się troszczę o stołową bieliznę i pościel. Wielki z tym będzie ambaras, a kuchenne, a, a domowe sprzęty przepaść. No, nie ma co, czekajmy cierpliwie, miejmy nadzieję, to jest nasza zasada. Kochane dziewczę, poczciwe, pewien tego jestem, rzekłem. Tymczasem, mówił, wracając na opuszczone miejsce, powodzi mi się, jak widzisz, jako tako. Nie zarabiam wiele, ale też oszczędny jestem i wydaje mało. Stołuję się u sąsiadów. Niżej, u bardzo poczciwych ludzi. Pan i panie Micawber niejedne już przeszli w życiu koleje znają świat i ludzi Co mówisz Tradlesie? się zawołałem Spojrzał na mnie ze zdziwieniem Państwo Micawberd to są moi dobrzy starzy znajomi Wtem rozległo się dyskretne zdawien dawna znane mi pukanie do drzwi które rozwiałoby wszelkie moje jeśli by mi jeszcze pozostały w tym względzie wątpliwości Prosiłem Tradlesa aby wezwał gospodarza na górę. Uczynił to chętnie, przechylając się przez barierę. Wszedł pan Mikołber, taki samiusieńki jak przed laty. Opięty, z laseczką, monoklem, białym kołnierzykiem, ugrzeczniony, elegancki. Przepraszam pana, panie Charles począł głos, zniżając uprzejmie. Nie wiedziałem, że zastanę nieznajomego w tym przybytku. Skłonił mi się, poprawiając kołnierzyk. Jak się pan miewa, panie Mikołber? zawołałem. Nieskończenie obowiązany, odrzekł. Zdrowie moje in statu quo. A panie Mikołber? Tysiąc wdzięczności dzięki niebu i żona moja in statu quo. A dziadki? Z przyjemnością poświadczyć mogę, że są naszą pociechą i chlubą. Rosną w zdrowiu i cnotach. Pan Mikołber nie poznawał mnie widocznie, chociaż oka ze mnie nie spuszczał. Teraz dopiero, spostrzegłszy na mej twarzy uśmiech, którego nie zdołałem powstrzymać, cofnął się i po chwili zawołał. Byćże to może. Mamże szczęście znów spotkać pana Copperfielda? Uściskaliśmy sobie dłonie. Nieba, wołał pan Mikołber. Kto by mógł przypuścić, że pan Truddles zna się z tym oto moim najdawniejszym przyjacielem, towarzyszem dni dawno minionych. Kochanie! Żono! Wołał przechylając się nad schodami, gdy tymczasem Traddles zdumiony był tym, co dopiero słyszał. Żono! Kochanie! Jest tu u pana a pewien dżentelmen, który życzy sobie być ci przedstawiony. Wrócił i znów uściskał mi obie dłonie. A doktor! Jak się miewa doktor? pytał. Co słychać w Canterbury? Same pomyślne mam stamtąd wiadomości odrzekłem. Cieszę się z tego niewymownie. Upewniał pan kołber. Ostatni raz widzieliśmy się w Canterbury, w cieniu, że tak rzec można, opisanej przez szosera katedry, będącej niegdyś celem pielgrzymek z najodleglejszych stron kraju. Tak właśnie, w cieniu i pod opiekuńczym skrzydłem katedry. Przypomniałem to sobie doskonale. Pan kobr mówił ze znaną mi potoczystością i jak gdyby nie uważał na szmery, które dochodziły z dołu. Pani Mikołber myła tam ręce, otwierała i zamykała komodę. Zastajesz nas obecnie, kochany Copperfieldzie, prawił spoglądając z boku na Treadlesa — zamieszkałych tu na bardzo skromnej stopie. Wiesz jednak o tym, ile już w życiu pokonałem trudności, zwyciężyłem przeciwności. Nie obcyć i ten fakt z mego życia, kiedym pozostał niby w zawieszeniu, w oczekiwaniu zmiany wypadków, odepchnięty w chwili, gdy właśnie zdobywałem się na krok stanowczy. I obecnie, w podobnym rzec można, znajduje się położeniu w przeddzień stanowczego kroku, w nadziei, że mi się uda doścignąć zamierzony cel. Wyrażałem zadowolenie z tego, co słyszał. Wtem weszła pani Mikołber. Wydała mi się bardziej jeszcze niż dawniej zaniedbana. Oko moje odwykło od podobnych widoków, wyraźnie jednak podstroiła się, gdyż włożyła nawet ciemne rękawiczki. — Kochanie — zawołał pan Micawber. Oto młody gentleman nazwiskiem Copperfield, życzący sobie odnowić z Tobą znajomość. Słowa te wywarły na słabej pani Mikołber takie wrażenie. Tak ją wzruszyła ta niespodzianka, że o mało nie zemdlała. Mąż jej musiał biegać po wodę i skrabiać jej skronie. Gdy przyszła do siebie, nie mogła się dość mną nacieszyć. Rozmawialiśmy z pół godziny. Pytałem o bliźnięta Od ile urosły a dwoje starszych dzieci olbrzymy. Nie przedstawiono mi tych. Olbrzymów. Pani Mikołbry chciała zatrzymać mnie na obiad. Pozostałbym chętnie, lecz widząc jej zakłopotanie, odmówiłem, wymawiając się, żem gdzie indziej zaproszony, zapewniając, że nie odejdę, zanim Traddles i oboje państwo Mikołbry nie naznaczą dnia, w którym obiadować zechcą u mnie. Zajęcie Traddlesa. Nie dozwalało mu określić bliskiego terminu. Umówiliśmy się zatem na dzień dla wszystkich dogodny, po czym pożegnałem starych znajomych. Pan Micouber pod pretekstem wskazania bliższej drogi odprowadził mnie do rogu ulicy. Czuł potrzebę wywnętrzenia się przed starym przyjacielem. Kochany Copperfieldzie, zaczął, nie potrzebuję mówić ci, że pod zachmurzonym naszym dachem... W obecnych okolicznościach bytność takiego jak pan Traddles towarzysza jest jakby ożywczym promieniem. Pomiędzy praczką z prawej strony, która mydliny wystawia pod samymi drzwiami salonu, a policjantem z lewej, towarzystwo podobnego człowieka jest jedyną naszą pociechą. Widzisz mnie obecnie zajętego sprzedażą zboża, czymś w rodzaju komisjonera. Niezbyt to popłatne, to też wynikają stąd pewne czasowe. Jak to sobie tuszę finansowe trudności, wyczekuję zmiany z dnia na dzień. A chociaż nie mogę teraz jeszcze stanowczo określić, w jakim mianowicie kierunku, pewien jestem, że po zmianie tej będę mógł być użyteczny i panu Tradesowi. Zauważyłeś też może, że pani Mikołber znajduje się obecnie w stanie zdrowia, które. A, a, które jak ja to mam wyrazić? dowieść nas niebawem może do powiększenia rodziny, wprowadzając w nią nowy dowód obopólnej naszej miłości. Taki stan rzeczy nie zadowala wprawdzie rodziny, panie Mikołbr, ponieważ jednak ja się nie mieszam wcale do ich interesów? To też ze wzgardą i obojętnością traktuję ich niezadowolenie. Powiedziawszy to, uścisnął mi rękę i rozeszliśmy się. Rozdział dwudziesty ósmy. Pan Mikołbr rzuca rękawice. Do dnia, w którym miałem gościć mych odnalezionych starych przyjaciół, żyłem wyłącznie dorą i kawą. Zakochany straciłem zupełnie apetyt, z czego się zresztą cieszyłem, sądząc, że apetyt byłby pewnym sprzeniewierzeniem się królowej mego serca. Ruch, w którym ciągle byłem, opłacał mi się lepiej, gdyż świeże powietrze równoważyło ustawicznie napotykane zawody. Sądzę też z nabytego podówczas doświadczenia, że apetyt pozostaje w niejakim związku z ciasnymi butami. Aby żołądek mógł należycie funkcjonować, kończyny ciała ludzkiego winny być swobodne. Tym razem podejmując gości zaniechałem uprzednich przygotowań kupiłem po prostu baranią łopatkę kilka flonder i pasztet pani Krup oburzyła się z początku na moją propozycję gotowania ryby wołając stanowczo nie nie nic z tego nie będzie nie znasz mnie pan dostatecznie jeśli przypuszczasz że podejmę się tego czego dokonać nie mogę w końcu jednak zgodziła się dokonać dzieła pod warunkiem że przez dwa tygodnie potem będę obiadował poza domem. Tu muszę nadmienić, że to, co wycierpiał od despotyzmu, pani Krup, przechodzi wszelkie pojęcie. Bałem się jej jak ognia i godziłem się na wszystkie kolejno narzucane mi ustępstwa. Na każdą okazywaną przeze mnie stanowczość, lub chociażby najlżejsze wahanie, miała zawsze w pogotowiu owe spazmy i słabości, którymi mnie straszyła. Jeśli po kilku lub kilkunastu nieśmiałych próbach potrząsałem gwałtownie za dzwonek, zjawiała się zadyszana, padała na krzesło obok drzwi, kładła obie dłonie na nankinowym kaftanie i poczynała jęczeć tak boleśnie, żem się czuł uszczęśliwiony, gdym się jej mógł pozbyć za cenę wódki lub jakiej bądź ofiary. Jeżeli oponowałem przeciw słaniu mi łóżka o piątej po południu, co po dziś dzień uważam za nader niestosowną porę, Jedno podniesienie jej ręki do nankinem osłoniętego łona działało na mnie jak uderzenie czarodziejskiej różdżki. Miękłem i przepraszałem. Słowem, nie chciałem się jej niczym narazić. Była więc dla mnie ustawicznym postrachem. Nie zgodziłem się jednak na wzięcie sprytnego chłopaka, którego spotkałem był pewnego niedzielnego poranku na ulicy w kamizelce bardzo podobnej do tej, której właśnie od pamiętnego owego obiadu znaleźć nie mogłem wśród mojej garderoby. Młoda pomocnica została najęta pod warunkiem, że będzie tylko przynosić półmiski i zaraz wychodzić za drzwi, by swym sapaniem nie naprzykrzać się gościom. Przygotowawszy wszystko, co było potrzebne do zrobienia ponczu, postawiwszy na toalecie flakonik lawendowej wody, dwie świece oraz położywszy arkusz szpilek przez wzgląd na panią Mikober. Z tej samej pobudki, rozpaliwszy ogień w mym sypialnym pokoju i nakrywszy stół własnoręcznie, czekałem przybycia gości. O naznaczonej porze przybyli wszyscy troje razem. Pan Mikołber w szerszym i bielszym niż zwykle kołnierzyku i z nową wstążeczką przy monoklu, pani Mikołber z czepkiem w kartonowym pudełeczku, które niósł Traddles, prowadzący tę damę pod ramię. Zachwycali się moim mieszkaniem. A gdym zaprowadził panią Mickauber do toalety i gdy ujrzała uczynione dla niej przygotowania, wpadła w taki zachwyt, że zawołała męża, każąc mu podziwiać wszystkie te elegancje. Ależ to zbytki, kochany Copperfieldzie, rzekł pan Mikober. Przypomina mi to moje kawalerskie czasy, zanim miałem szczęście i zaszczyt związać się wiarą małżeńską u ołtarzów hymenu z obecną tu właśnie panią micawber. Ubłaganą przez niego, wtrąciła żona. Nie trzeba nigdy odpowiadać za innych. Nie odpowiadam też, kochanko, za nikogo, rzekł pan Mikołber z wielką powagą. Wiem to, że wyrokiem nieodwołalnych losów przeznaczona mi byłaś. Przeznaczona człowiekowi, który po wielu ciężkich i daremnych walkach z losem, padł ofiarą zawiłych interesów pieniężnej natury. Rozumiem cię doskonale, kochanie. Boleję nad tym, lecz zaradzić temu nie mogłem. Mężu Zawołała cała we łzach pani Mikóber. Czyż zasłużyłam na podobne wyrzuty? Ja, która cię nie opuściłam, nie opuszczę nigdy, przenigdy. Kochanie, mówił wzruszony pan Mikóber, wybacz mi, a nasz obecny tu przyjaciel wybaczy mi też to chwilowe rozdrażnienie, wynikłe z żalu do przekornych losów i wywołane nowym rozczarowaniem po zetknięciu się z niegodziwcami przy wodociągach, gdzie właśnie miałem nadzieję. Utrwalić naszą fortunę. Ucałował żonę i uściskał mi dłonie, dając do zrozumienia, że towarzystwo wodociągowe, nie otrzymawszy zapłaty, przykróciło wydawanie wody na domowe potrzeby jego rodziny. Dla rozerwania smutnych tych myśli podałem mu cytryny, mówiąc, że liczę na jego znajomość rzeczy w przygotowaniu ponczu. Rozproszyło to w mgnieniu oka jego smutek ba rozpacz. Nie widziałem nikogo, kto tak byłby zajęty łupinami cytryn, cukrem, zapachem palącego się araku, wrzącą wodą. Ponad błękitnymi, z wazy wydzielającymi się płomykami twarz jego jaśniała takim zadowoleniem, jak gdyby zamiast ponczu zajęty był gotowaniem szczęścia i pomyślności dla całej swej rodziny. Co do pani micawber, nie wiem czy to dzięki włożonemu czapeczkowi, czy wodzie lawendowej czy szpilkom, woskowym świecom, czy roznieconemu na kominku ogniowi, lecz wychodząc z mego pokoju, wyglądała lepiej niż kiedykolwiek. Skowronek nie mógłby być weselszy. Przypuszczam. Nie ośmieliłem się bowiem nigdy dochodzić. Przypuszczam jednak, że pani Krup po ugotowaniu ryby zasłabła nagle. Łopatka barania była blada zewnątrz, a czerwona wewnątrz. Przy tym, sos posypany był czymś bardzo podobnym do popiołu, nad czym zresztą nie mieliśmy sposobności rozmyślać, gdyż młoda pomocnica upuściła półmisek na schodach, gdzie ostatecznie pozostał. Szczęściem, pasztet był dobry. Strasznie tylko mały. Uczta, krótko mówiąc, nie udała się, co by mnie nieskończenie martwiło, gdybym był zdolny myśleć o czymkolwiek nie tylko o dorze. I gdyby mnie nie rozweselał wyborny humor mych gości. Pan Mikołber podjął się roli pocieszyciela. Kochany Copperfieldzie, mówił. Wypadki podobne trafiają się w najlepiej zorganizowanych domach, tam nawet, gdzie gospodarstwo pozostaje pod bacznym okiem pani domu, gospodyni, żony, tam nawet, powtarzam, wypadki podobne przytrafiają się i wymagają filozofii. Otóż i obecnie pozwolę sobie zauważyć, że mamy tu pod ręką niektóre wyborne produkty. Jeśli by zaś młoda, tu obecna osoba zechciała dostarczyć nam rusztu do pieczenia, zastąpilibyśmy z powodzeniem małe braki w tej lukulusowej uczcie. Szczęściem miałem ruszt w szafie, służący mi do przypiekania z rana szynki. Wydostaliśmy go w mgnieniu oka. Treadles zajął się krajaniem baraniny. Pan Mikober, pokrajane plasterki z prawą znawcy obsypywał solą, pieprzem, nacierał papryką i musztardą, ja z kolei kładłem je na przyniesionym ruszcie i przypiekałem, obracając je widelcem nad żarzącymi się węglami. Pani Mikołber tymczasem kręciła w sosierce ostry sos grzybowy. Wkrótce uwagę swą musieliśmy dzielić pomiędzy zrazami, znajdującymi się już na naszych talerzach i przypiekającymi się jeszcze na kominie. Niespodziane to kucharzowanie, smaczne, istotnie zrazy, zwracanie uwagi, by ich nie przypalić i upiec w miarę. Wszystko to razem wprawiło nas w wyborne humory. Złopatki baraniej pozostały same kości. Ze wstydem wyznać muszę, żem nawet chwilowo zapomniał o Dorze. Pan i pani Mikołber wyglądali na najzupełniej zadowolonych. Traddles śmiał się z całego serca. Pracował i jadł w najlepsze. Słowem, wszystko szło wybornie. Mieliśmy właśnie spożyć ostatnie, najsmakowiciej sporządzone kęski, gdy wszedł ktoś obcy. Był to Litimer, we własnej osobie. Z odkrytą głową stał przy drzwiach. Kogo szukasz? spytałem mimowoli. Za przeproszeniem pańskim, odrzekł. Przysłany tu jestem. Szukam mego pana. Nie ma go tu. Za przeproszeniem pańskim, czy go pan nie widział? Nie. Czy nie od niego przychodzisz? Niezupełnie, proszę pana. Mówił ci, że tu będzie? Niezupełnie, proszę pana. Sądziłem tylko, że jeśli go tu dziś nie ma, to będzie jutro. Przyjechał z Oksfordu? Może pan z łaski swej raczy usiąść i mnie dozwoli wyręczyć siebie. Mówiąc to, wziął mi widelec z ręki i pochylił się nad stojącą na kominku kratką. Po chwili zajął się przypiekaniem baraniny. Zjawienie się samego Steerforta nie zmieszałoby nas zapewne, lecz obecność jego służącego działała na nas w dziwny sposób. Pan Mikołber począł nucić dla okazania zapewne swobody. Rozparł się niedbale na krześle, a spod poły wystawał mu widelec, jak gdyby się nim miał przebić. Pani Mikołber naciągnęła ciemne rękawiczki i przybrała omdlewającą pozę z zatłuszczonymi rękoma, najeżył sobie czuprynę, potem otarł je o obrus. Co do mnie, zmieniłem się nagle w niemowlę prawie i przy własnym, siedząc w stole, nieśmiało spoglądałem na niespodziane to zjawisko, czyniące porządki pod mym dachem. Litimer ze znaną mi powagą, obniósł dookoła stołu zdjęte z ognia zrazy. Jedliśmy. Apetyt nas jednak wraz z uprzednią wesołością opuścił zupełnie. Litimer sprzątnął cicho talerze i podał ser. Potem zdjął obrus, w kątku ustawił naczynie i przyniósł nam szklanki i kieliszki. Wszystko to dokonywał z największą ścisłością i dokładnością, nie podnosząc oczu. Z pleców jego jednak widziałem, gdy się odwracał, że miał mnie za młokosa, za dziecko i tyle. Czym jeszcze mogę panu służyć? Spytał. Podziękowałem mu, prosząc, czyby sam nie zjadł czego. Podziękował mi wzajemnie, odmawiając stanowczo. Czy pan Stirford ma przybyć z Oxfordu? Spytałem. Za przeproszeniem pańskim? Powtórzyłem pytanie. Wyobrażałem sobie, że będzie to jutro, rzekł. Sądziłem nawet, że go dziś już zastanę. Pomyliłem się widocznie. Jeśli go pierwej zobaczysz, począłem. Przerwał mi. Za przeproszeniem pańskim wątpię, abym go pierwej miał zobaczyć. Na wszelki wypadek, rzekłem, powiesz mu, że żałuję, że go tu dziś z nami nie było. Spotkałby dawnego szkolnego towarzysza. Doprawdy, panie? Mówił Litimer z ukłonem dla mnie i dla Tredlesa, cofając się do drzwi. Chciałem raz przecie być swobodny z nim i zawołałem: Litimer, słucham pana. Czyś długo pozostawał wówczas Yarmouth? Nie, panie, niezbyt długo. Spuściłeś łódź na morze? Tak, panie. Było to moim obowiązkiem. Wiem o tym, podniósł wzrok na mnie. Czy pan Stirford nie próbował jeszcze łodzi? Pytałem. Nie potrafię odpowiedzieć z przeproszeniem pana. Sądzę. Ale istotnie powiedzieć nie potrafię. Życzę panu dobrej nocy. Ukłon jego, pełen uszanowania, zwrócony był do wszystkich zresztą obecnych. Wyszedł, a myśmy odetchnęli swobodniej. Co do mnie, czułem niejasno jak gdybym zdradził przed nim mego przyjaciela. Dziwne, jacom nic nie miał do ukrycia, doznawałem zawsze wobec Litimera uczucia, jak gdybym się przed nim z czymś zdradził. Wrażenie to rozproszył pan Mikołber, rozwodząc się nad doskonałością tego służącego. Wziął był na swe konto cały ukłon odchodzącego, odpowiadając nań z niewzruszoną powagą. Ależ, ale, zawołał, a poncz kochany Copperfieldzie, właśnie płonie jak najpiękniej. Jak ci się zdaje, kochanie? Pani Mikołber raczyła uznać, że jest istotnie doskonały. Wnoszę, wtedy, mówił mąż jej, za pozwoleniem przyjaciela naszego tu obecnego Copperfielda, wnoszę toast na cześć dni, w których przechodziliśmy dłoń w dłoni, strome ścieżki tego żywota. Możemy w przenośni, naturalnie, powiedzieć o sobie, żeśmy bywali na wozie i podwozem. W każdym razie, śmiało to mogę rzec, doświadczyłem przyjaźni wzorowego tego młodzieńca i z podporą tejże przyjaźni pewien jestem, że pokonać zdołam przekorne mi losy. Wychylił szklankę, my za nim. Traddles podziwiał mówcę, stawiającego czoło przekornym losom. – Om! – odchrząknął pan Mikober i zwracając się do żony rzekł – duszko, kochanko, jeszcze szklaneczkę. Pani Mikołber zadecydowała, że chyba tylko parę kropel. Na naszą jednak prośbę szklanka wypełniona została po brzegi. – Ponieważ jesteśmy tu między sobą – odezwała się, popijając pącz pani Mikołber – gdyż do swoich liczę obecnego tu wśród nas pana Traddlesa. chciałabym zasięgnąć pańskiej rady. Panie Copperfield, względem nowych widoków mego męża, co do zboża, rzekła ze stanowczością. Przekonywałam właśnie męża mego, że jest to zajęcie szlachetne, lecz niepopłatne. O nie, wcale za popłatne uważane być nie może. Zgodziliśmy się z tym. Zatem, ciągnęła pani Mikowber, roszcząca pretensje do jasnego na rzeczy poglądu i wykładu. Zatem pytam siebie, jeśli nie zboże, to co? Węgiel? Bynajmniej. Stosując się do wskazówek naszej rodziny, zwracaliśmy już uwagę w tę stronę, lecz bez powodzenia. Pan Mikołber, rozparty w krześle, z rękoma w kieszeniach, potakiwał skinieniem głowy nieprzepartym żoninym argumentom. Zatem, twierdziła bardziej jeszcze przekonywająco pani Mikołber, odsunąć musimy na bok zboże i węgiel. Spoglądam dokoła siebie i pytam, co nam pozostaje. W czym zdolności mego męża mogą znaleźć odpowiednie sobie ujście? Nie mówmy o komisjonerstwie, nie przedstawia ono żadnych gwarancji, a przy usposobieniu męża mego konieczne jest liczenie na pewne, niezawodne zyski. Traddles i ja zamruczeliśmy coś w rodzaju uznania dla tego znakomitego odkrycia dokonanego przez panią. McOber. Nie będę skrywać przed Panem, kochany Panie Copperfield, ciągnęła Pani mi Kober, że Miałam przez czas długi na oku interes browarniany. Zwróćcie uwagę, proszę, na Barclaya i Perkinsa, na Trumana, Henbury'ego Buxtona. Na podobnej to tylko skali zdolności męża mego znaleźć mogą odpowiednie sobie ujście. I tu mąż mój dokonać zdoła cudów. Cóż! Firmy te nie raczą nawet odpowiadać na listy i propozycje mojego męża. Czy można sobie wyobrazić coś podobnego? Prezencja mego męża. Duszko, kochanie, wtrącił pan Mikołber. Nie mieszaj się w nie swoje rzeczy, mój drogi. Słodko mówiła pani Mikober, dotykając ramienia męża ręką, obciśniętą czarną rękawiczką. Mam najmocniejsze przekonanie, kochany panie Copperfield – że tylko w operacjach tego rodzaju, zwłaszcza w operacjach bankowych na wielką skalę, zdolności mego męża znaleźć mogą odpowiednie sobie ujście. Maniery męża predestynują go do kariery przedstawiciela wielkich firm. Taki prokurent rozszerzyłby do nieskończoności kredyt każdego bankierskiego domu. Lecz po cóż zastanawiać się nad tym dłużej? Skoro przedstawiciele wyżej wymienionych bankierskich domów nie chcą korzystać z czynionych im przez mego męża propozycji, gdyby niektórzy członkowie rodziny mojej chcieli tylko powierzyć kapitały swe mężowi memu, cóż, nie chcą, więc i o tym nie ma co mówić i. Jak widzę, niewieleśmy się posunęli naprzód. Niewiele, rzekłem potakująco. Niewiele. Potwierdził, skłaniając głowę Traddles. Otóż, ciągnęła przekonywająco pani Mikołber, otóż przyszłam do ostatecznego wniosku, że jednakże żyć musimy. Zapewne, potwierdziłem. Zapewne, jak echo, powtórzył Traddles. W myśli zaś dodałem, że każdy żyć lub umrzeć musi. Dwie tylko pozostawały alternatywy. Tak, tak to właśnie twierdziła pani Mikołber. I faktem jest, że my nie możemy żyć, jeśli coś się nie zmieni i to wkrótce. Otóż przekonana jestem i w ostatnich czasach pozwoliłam sobie kilkakrotnie zwrócić uwagę pana Mikołbera na to, że rzeczy same przez się zmienić się na lepsze nie mogą i nie zmienią się, jeśli im nie dopomożemy sami. Mylę się może, lecz jest to obecnie najgłębsze moje przekonanie. Potakiwaliśmy obaj. Doskonale, ciągnęła pani Mikołber. Wróćmy do rzeczy. Oto mamy przed sobą męża mego, człowieka niepospolitych zdolności. Duszko, kochanie, wtrącił pan Mikołber. Pozwól mi, kochanie, dokończyć. Oto mamy tu pana Mikołbera, człowieka posiadającego najrozmaitsze zalety, talenty. Powiedziałabym geniusza, boję się tylko jako żona być posądzona o pewną stronniczość. Nie, przebąknęliśmy ja i Traddles. I oto, ciągnęła pani Micawber, ten sam pan Micawber nie zajmuje dotąd odpowiedniego sobie i talentom swem stanowiska. Czyja wina? Czyja, pytam, wina? Naturalnie, że społeczeństwa. Smutno to przyznać, ale tak jest, nie inaczej. Musimy powołać społeczeństwo do wymiaru sprawiedliwości. Cóż mamy przedsięwziąć? Sądzę, sądzę, kochany panie Copperfield, że jedno pozostaje memu mężowi: rzucić społeczeństwu rękawicę i zawołać, kto ją podejmie. Oto jestem. Ośmieliłem się spytać panią Mikowber, w jaki to mianowicie mogłoby nastąpić sposób? A, przez ogłoszenia ogłoszenia we wszystkich dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach. Pan Mikołber powinien to uczynić przez wzgląd na siebie, na rodzinę, powiem więcej, przez wzgląd na społeczeństwo całe, które się na nim nie poznało. Trzeba się rozgłosić, zareklamować, opisać siebie jak najdokładniej, bez pominięcia najmniejszej zalety z zakończeniem. A teraz proszę o zajęcie, popłatne naturalnie. Odpowiedzi adresować: Franco W.M., Urząd Pocztowy w Camden Town. Przyznam ci się, kochany Copperfieldzie, rzekł na to poprawiając kołnierzyk i z ukosa spoglądając na mnie pan Kober. Przyznam ci się, że właśnie tę to myśl żony mojej miałem na uwadze, wzmiankując o owym wielkim skoku, jakiego zamierzam dokonać. Ogłoszenia w dziennikach pociągają znaczne koszta, zauważyłem nieśmiało. I zapewne, podchwyciła przekonywająco pani Mikołber. Masz pan najzupełniejszą słuszność, kochany panie Copperfieldzie. Pozwoliłam już sobie uczynić tę samą uwagę memu mężowi. I w tym to właśnie celu pan Mikołber przez wzgląd na siebie, rodzinę, społeczeństwo powinien podnieść pewną sumę na weksel. Rozparty niedbale o poręcz krzesła pan Mikołber bawił się monoklem, spoglądając na sufit. Zdawało mi się jednak, że rzuca od czasu do czasu spojrzenia na wpatrzonego w ogień Traddlesa. Jeśli żaden z członków rodziny mojej, ciągnęła pani Mikołber, nie rozumie potrzeby traktowania tej pożyczki, Zdaje mi się, że istnieje prawne wyrażenie ściślej określające to, co mam właśnie na myśli? Zdyskontowania odpowiedział ze wzrokiem utkwionym w sufit pan Mikołber. Zdyskontowania, powtórzyła jego żona. W takim razie, zdaniem moim, pan Mikołber powinien zdyskontować weksel na pieniężnym rynku czy giełdzie i dostać, co się da. Jeśli lichwiarze narażą męża mego na straty, obciążą tym swe sumienie. Zapatruje się na to statecznie jak na przedsięwzięcie które się sowicie opłaci i pragnę kochany panie Copperfield, przelać to przekonanie z mego męża wkład który sowicie się opłaci i dla którego nie żal żadnej ofiary czułem choć sam nie wiem czemu że było w tym wszystkim wiele poświęcenia ze strony wzrowej tej żony i przebąknąłem coś o tym traddles wturował mi nie odrywając oczu od ognia nie będę, mówiła pani McCobber, naciągając mantylkę na ramiona i dopijając pącz, przedłużać rozmowy o pieniężnych interesach mego męża w gościnnym tym domu, kochany panie Copperfield i w obecności tu siedzącego pana Traddlesa, który, chociaż nie tak dawny znajomy, nabył już prawo do naszego zaufania. Nie mogłam powstrzymać się od wypowiedzenia mego poglądu na tę sprawę. Zdaje mi się, że nadeszła stosowna chwila do działań i mąż mój przekona się o słuszności uwag i rad moich. Wiem to, że jestem tylko kobietą i że w podobnych kwestiach głos i zdanie męskie większe mają znaczenie. Napominam jednak o tym tym chętniej, że gdy byłam w domu, papa mój i mama, papa zwłaszcza, mawiał częstokroć: w wiotkiej postaci Emmy kryje się duch silny, logika nie lada. Papa mój zbytnio być musiał stronniczy, zapewne jednak znał się doskonale na ludziach, o czym obowiązkiem moim jest nie wątpić. Z tymi słowy i pomimo usilnych próśb naszych, aby raczyła zostać i wychylić z nami resztki ponczu, odeszła do mego sypialnego pokoju. Istotnie robiła na mnie wrażenie dzielnej niewiasty. Czegoś w rodzaju rzymskiej matrony, gotowej do heroicznych czynów na arenie publicznego dobra. Pod wpływem tego wrażenia winszowałem panu z skarbu, jaki w osobie dozgonnej swej towarzyszki posiadał. To samo czynił Traddles. Pan Mikołber wyciągnął do nas ręce, po czym nakrył oczy chustką do nosa, bardziej niż to zapewne przypuszczał, zatabaczoną. Uczyniwszy to znów rozweselony, wrócił do popijania ponczu Niezmiernie był wymowny. Dawał nam do zrozumienia, że odżywamy w dzieciach swych i że pod naciskiem pieniężnych ambarasów mnożenie się potomstwa podwójną przynosi korzyść. Mówił, że pani Mikober w ostatnich czasach popadała w niejaką pod tym względem wątpliwość, lecz ją uspokoił i przekonał, mówiąc zaś o rodzinie swej żony. Utrzymywał, że nie jest godna, Emi. Dla niego lodowato obojętna, to też posyłał ją, własne jego przytaczam słowa, do studiabu. Wygłosił potem gorącą pochwałę na cześć Traddlesa. Miał on, zdaniem mówcy, charakter. Pan Mikołber podziwiał jego zalety, stateczność i cnoty. Sam niestety niezdolny był do podobnego poświęcenia i tak dalej. Wymienił młodą nieznajomą, którą Traddles zaszczycił swym wyborem i która wzajemnie zaszczyciła Traddlesa swym przywiązaniem. Pan Mikołber ręczył za to honorem. Potwierdziłem to chętnie. Traddles dziękował nam obu, mówiąc z zwykłą swą prostotą: Zobowiązujecie mnie nieskończenie. Zapewniam was, że istotnie nie ma poczciwszej pod słońcem dziewczyny. Pan Mickałber z kolei dotknął delikatnie i dyskretnie stanu mego serca. Jednak formalne zaprzeczenie najmilszego jego przyjaciela, Copperfielda, nie mogło wpłynąć na zmianę głębokiego przekonania, że tenże jego przyjaciel Copperfield kochał i był kochany. Zmieszany czułem, że się rumienie. Zaprzeczałem zrazu, skończyłem jednak wnosząc toast na cześć D, co wprawiło pana Mikołbera w taki zapał, że pobiegł do mego sypialnego pokoju wychylić ten toast do spółki z żoną. Pani Mikołber wypiła, wołając drżącym głosem. Winszuję, winszuję kochanemu panu, przy czym uderzała w ścianę, abym lepiej słyszał. Rozmowa nasza przybrała następnie ogólniejszy ton. Pan Mikołber upewniał nas, że mu Camden Town bardzo nie na rękę i że pierwszym jego staraniem będzie, gdy zamierzone ogłoszenia osiągną swój cel, wynieść się z tych miejsc. Miał nawet upatrzony lokal na Oxford Street z balkonem i widokiem na Hyde Park. Od dawna miał lokal ten na widoku, nie mógł go jednak zająć od razu z powodu znacznych kosztów, jakie pociągnęłoby umeblowanie tak obszernego apartamentu. Poprzestanie tymczasem na zajęciu wyższego piętra w samym centrum interesów i obrotów pieniężnych w Piccadilly. Po przeprowadzeniu małych zmian mieszkanie to stałoby się wygodne dla pani Micawber i mogliby w nim spędzić tymczasem lat, parę. Lecz gdziekolwiek by zamieszkał. Cokolwiek by się przytrafiło, wszędzie znajdzie się pokój i przytułek dla Tredelsa, a dla mnie niezmienne nakrycie przy stole. Dziękowaliśmy gorąco. Przepraszał, że się tak długo zatrzymał nad tymi szczegółami. Było to naturalne, w przeddzień tak stanowczej zmiany w życiu. Przerwało nam pukanie w ścianę pani Mikołber pytającej w ten sposób, czy herbata już gotowa. Na twierdzącą naszą odpowiedź zjawiła się i zajęła uprzejmie nalewaniem herbaty. Gdy mi jej podawał tacę z filiżankami i koszyk z ciastem, spytała mnie z cicha, czy D. blondyną jest, czy brunetką, niskiego czy słusznego wzrostu. Po herbacie, siedząc przed kominkiem, rozmawialiśmy na najróżnorodniejsze tematy. Pani Mikołber była tak dobra i słabym swym drżącym, z lat ubiegłych dobrze mi znanym głosikiem, śpiewała dawne... Z lat ubiegłych znane mi też ballady, wyuczone jeszcze w dniach szczęśliwych, gdy mieszkała z papą swym i mamą. Pan Mikołber opowiadał przy tym, że słysząc śpiew ten, kiedy po raz pierwszy miał zaszczyt znajdować się pod rodzicielskim jej dachem, postanowił był, bądź co bądź, otrzymać serce i rękę śpiewaczki. Zegar uderzył w pół do jedenastej, i pani Mikołber udała się znów do mego sypialnego pokoju i lustra, w celu ułożenia czepka w kartonowym pudełku i nałożenia kapelusza na głowę. Gdy Traddles nakładał płaszcz, pan Mikołber skorzystał z wolnej chwili, by wsunąć mi list do ręki. Ja znów z mej strony, świecąc na schodach odchodzącym, skorzystałem z chwili, gdy państwo Mikołber przeszli pierwsi, by szepnąć Treadlesowi na ucho. Słuchaj, pan Mikołber najpewniej najlepsze ma intencje, lecz na twym miejscu nic bym mu nie pożyczał. Nie pożyczę mu nic odrzekł z uśmiechem z tej już racji, że nie mam nic do pożyczenia. O! Masz imię i podpis. Sądzisz, że to coś? Spytał, zamyślając się. Najpewniej. Ach, wdzięczny ci jestem, mój drogi za ostrzeżenie ale to już pożyczone chyba. Na tym wekslu, o którym mówili? Nie, o tym dopiero dziś się dowiedziałem. Myślałem już o tym, że po powrocie do domu zaproponuje mi i ten podpisać. Jest już jeden. Mam nadzieję, że nie zrobi z niego złego użytku. ja także mam nadzieję, myślę, że nie, chociaż mówił mi Onegdej, że to już zaspokojone. Własne to jego słowa, zaspokojone. Pan Mikober odwrócił się i zaledwie miałem czas powtórzyć uprzednie zlecenie. Traddles podziękowawszy mi, zbiegł ze schodów. Strach mnie zdjął, gdym stojąc u góry podziwiał uprzejmość, z jaką zdjął kapelusz podając ramię pani Mikołber. Poczciwy Treadles ze związanymi rękoma dałby się sam wystawić na giełdzie. Usiadłem przy kominku, rozmyślając o charakterze pana Mikołbera, o jego usposobieniu i naszych dawnych stosunkach, gdy usłyszałem stąpanie po schodach. Sądziłem zrazu, że to Treadles wraca po jakiś zapomniany przez panią Mikołber przedmiot – Lecz w miarę jak się kroki zbliżały, serce zaczęło mi bić żywiej. Poznałem kroki Stilforta. Nie zapomniałem nigdy o Agnieszce i śmiało rzec mogę, że z myślą o niej nie rozstawałem się nigdy. Wierzyłem jej na słowo, lecz wyznać muszę, że tym razem, patrząc na wchodzącego i wyciągającego do mnie rękę przyjaciela, Wstydziłem się z wątpienia, które mnie było ogarnęło względem tego ukochanego spośród wszystkich. Niemniej kochałem Agnieszkę. Niemniej wierzyłem jej pod każdym innym względem. Myślałem o niej jak o mym aniele stróżu i nie jej, lecz sobie wyrzucałem to chwilowe sprzeniewierzenie się i nie było zadośćuczynienia, na jakiebym się nie zdobył względem pokrzywdzonego przyjaciela. – Davy, pierwiosnku! – – Rozłajdaczyłeś się, jak widzę – wołał, śmiejąc się wesoło. – Co to? Nowa uczta? – O, doktor Commons dobrą jest szkołą. – No, no, możecie pójść na wyścigi z nami, studentami z Oksfordu. Błyszczące jego oczy przebiegły pokój dokoła. Rzucił się na sofę, na której przed chwilą siedziała pani Mikober, rozgrzewał ogień, który żywszym wybuchnął płomieniem. – Tak mnie naszedłeś niespodzianie – rzekłem – żem cię dość serdecznie nie powitał. Widok mój miły być musi oczom, smutkiem omroczonym, jak mówią szkoci, odrzekł. Ty mi kwitniesz jak róża, mały mój bachusku. Zdrów jestem, odrzekłem. Nie było tu jednak tym razem żadnych bachanali, chociaż istotnie, miałem gości. Troje. Spotkałem ich wchodząc do bramy. Głośno śpiewali hymn pochwalny na twą cześć. Kto to ten opięty facet? usiłowałem opisać mu w krótkich słowach pana mikołbera śmiał się utrzymując że warto i musi poznać tego jego mościa zgadnij kto ten drugi spytałem nie raczą wiedzieć nudziarz jakiś tak przynajmniej wygląda to traddles zawołałem triumfująco któż to traddles spytał niedbale jak to nie przypominasz sobie traddles House. A tak, Traders, rzekł uderzając pogrzebaczem w żarzące się węgle. Zawsze taki poczciwiec, gdzieżeś go do diabła upolował. W odpowiedzi podnosiłem zalety traddlesa czując, że go Stirford lekceważy. Z uśmiechem i zapewnieniem, że miłoby mu było spotkać poczciwego tego chłopca, zmienił temat rozmowy, pytając, czy mu dam co przekąsić. W czasie krótkiej, urwanej rozmowy zauważyłem, że gdy przestawał mówić z niezwykłym ożywieniem, uderzał gwałtownie pogrzebaczem po węglach. Oddawał się temu zajęciu, gdym dostawał z szafy resztki pasztetu i sera. Ba, rzekł, siadając u stołu, królewskie kęski, a ja jestem przy apetycie. Wracam z Yarmouth. Sądziłem, rzekłem, że przyjeżdżasz z Oksfordu. Bynajmniej, bawiłem się żeglugą. Litimer był tu dziś, zauważyłem. Pytał o ciebie. Zrozumiałem, że śmiał nadjechać z Oksfordu, chociaż, o ile sobie teraz przypominam, nie mówił mi tego wyraźnie. Głupiec, Litymer, szuka mnie, dopytuje się o mnie. zawołał, śmiejąc się i trącając się ze mną kieliszkiem. Jeśliś potrafił go zrozumieć, mądra z ciebie sztuka. Prawda? zaśmiałem się, przysuwając się bliżej. Mądry będzie, kto go zrozumie. Byłeś zatem w Yarmouth? Długo? Nie, tak około tygodnia. Mała eskapada. Jakże się tam wszyscy mają? Emilka nie wyszła jeszcze za mąż? Nie jeszcze. Wyjdzie za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, mniejsza z tym. Niewiele mi ich zresztą widywał. Ale, ale. położył sztuczce i zaczął z pośpiechem szukać po kieszeniach. Mam list do ciebie, Davy. Od kogo? Od kogo? Od niani? odrzekł, dostając całą paczkę listów. G. Steerforth, Exquire, nie to, cierpliwości, zaraz znajdziemy. Wiesz co, stary ten, jak go tam, nie pamiętam, ma się nieosobliwie. Berkis, a tak właśnie, mówił przeglądając adresy na kopertach. I źle z tym biedakiem, mnóstwo tam lekarstw, jakiś doktor czy cyrulik, który się też rozpływał w pochwałach nad tobą, zaimponował mi swoją nauką. Wedle niego stary woźnica kończy się... – A, poszukaj w kieszeni mego płaszcza, tam list musiałem wsunąć. – Oto jest – zawołałem. List był od Pegoty, mniej jeszcze niż zwykle czytelny. Oznajmiała mi o rozpaczliwym stanie zdrowia męża. Nadmieniała, że w chorobie stał się bardziej jeszcze niż przed tym ścieśliwy, co go pozbawiało wielu koniecznych wygód. Nie wspominała wcale o swym znużeniu, o czuwaniu ułoża chorego, którego cierpliwość i rezygnację wychwalała. List cały pisany był z prostotą, serdecznością i zaparciem się siebie, a kończył się zapewnieniem poświęcenia bez granic dla swego ukochanego. To jest dla mnie. W czasie, gdym list ten czytał, Stirford jadł i pił w najlepsze. Brzydka to farsa, rzekł, gdym skończył. Cóż, kiedy nie ma na to rady? Co dzień słońce zachodzi i co dzień nie ten to ów umiera zwykła kolej, którą biorąc do serca darmo byśmy sobie tylko psuli życie jazda ostro czy zwolna jak się zdarzy byle wprost do celu poprzez przeszkody do wygranej do jakiej wygranej spytałem tej którą sobie za cel postawim jazda zauważyłem pamiętam gdy umilkł z głową przechyloną na bok i kieliszkiem w ręku, na twarzy jego zarumienionej morskim wiatrem, zmianę zaszłą od ostatniego naszego spotkania. Jakieś namiętne naprężenie, jakaś niezłomna energia malowała się na niej wyraźnie. Chciałem go nawet ostrzec o niebezpieczeństwach, na jakie się narażał, oddając się tak namiętnie żegludze, błądząc, zapewne nieraz w niepogodę po wzburzonych morzach. Wróciłem jednak do rozpoczętego uprzednio tematu. Wiesz, Stirforcie, co ci powiem, jeśli mnie w tym swym usposobieniu słuchać raczysz, usposobienie moje zastosuje się do twojej woli, rzekł wstając od stołu i siadając przy kominku. Więc powiem ci, że myślę niezwłocznie pojechać do Jarmów, do mojej starej kochanej piastunki. Wiem, że jej w niczym nie pomogę, nie zdam się na nic. Lecz tak jest przywiązana do mnie, że sam mój widok będzie jej pociechą, doda sił i odwagi. Niewielka to będzie z mojej strony ofiara dla tak starej, wiernej przyjaciółki. Co byś zrobił na mym miejscu? Zamyślony nie odpowiadał chwilę, a potem rzekł cicho: No to jedź, nie możesz zaszkodzić. Właśnie wracasz stamtąd i nie śmiem ci proponować, byś mi towarzyszył. Niepodobna. Dziś jeszcze muszę wrócić do Highgate. Od dawna nie widziałem mojej matki i ciąży mi to, bo nie każdemu dano mieć tak kochającą matkę. Uważam siebie za marnotrawnego syna. Ale co tam, nonsens. Zamierzasz na pewno jechać jutro? Spytał, wstając i oparłszy mi obie ręce na ramionach, głęboko wpatrywał się w oczy. Tak sądzę. Wstrzymaj się do pojutrza. Chciałem ci właśnie prosić, abyś spędził u mnie parę dni. W tym to przybyłem celu, a ty wylatujesz mi do Yarmouth. Dobrze ci wyrzucać mi latanie, ty latawcze jakiś. Patrzył na mnie przez chwilę w uprzedniej, pozostając, pozycji i potrząsnął za ramiona. Pojutrze więc, rzekł. Jutro do mnie należy. Kto wie, kiedy się znów spotkamy. Pojutrze, co? Dobrze? Chcę, abyś był pomiędzy mną a Różą Dartl. Rozdzielał nas. Czy się zbytnio bezemnie mnie kochacie? Lub nienawidzimy, roześmiał się, na jedno to często wychodzi. Więc cóż, pojutrze zgodziłem się. Nałożył płaszcz, zapalił cygaro. Wychodził. Włożyłem też płaszcz, lecz nie zapaliłem cygara. Pierwsza dostatecznie zadowoliła mnie próba i odprowadziłem go do gościńca. W noc ciemną gościniec wyglądał ponuro. Steerforth był w wybornym humorze, a gdyśmy się rozstali i spoglądałem za nim, gdy się oddalał śmiałym, elastycznym krokiem, przypomniały mi się jego słowa: jazda! Poprzez wszelkie przeszkody wprost do celu. Życzyłem mu z serca całego, aby do szlachetnego pościgu godny siebie cel wybrał. Rozbierałem się już do snu, gdy spostrzegłem walający się na ziemi list pana Mikaubera. Teraz dopiero przypomniałem go sobie. Rozpieczętowawszy, czytałem, co następuje. List pisany był na półtorej godziny przed obiadem. Nie pamiętam, czym mówił, że w pewnych krytycznych chwilach swego życia pan Mikołber zwykł był używać jakiejś prawniczej frazeologii, odpowiadającej zapewne stanowi jego interesów. Panie, pisał, gdyż nie ośmielę się nazywać cię kochanym Copperfieldem, Obowiązkiem moim jest donieść Ci, że niżej podpisany jest bezpowrotnie zgubiony. Zauważysz zapewne w dniu dzisiejszym niejednokrotne jego usiłowania ukrycia smutnej tej prawdy do ostatniej chwili. Niestety, nadzieja gaśnie na widnokręgu jego życia i niżej podpisany jest ostatecznie zgubiony. Pozostaje to w pewnym związku z położeniem człowieka, którego nazwać muszę maklerem. Posiada on. Kompromitujące papiery, mające zresztą moc prawną. Opis obejmuje cały ruchomy i nieruchomy majątek niżej podpisanego, a nadto ruchomość należącą do pana Tomasza Traddlesa, sublokatora, członka prześwietnej sądowej izby. Jeśli w przepełnionej goryczą czarze jego życia brakowało jeszcze kropelki, niżej podpisane czarę tę. Z tą ostatnią kropelką goryczy do dna obecnie wychyla, z myślą o sumie dwudziestu trzech funtów, czterech szylingów dziewięciu pół pensa, należnej i nie zostać wpłaconą wyżej niż zmiankowanemu panu Pradelsowi. Gorycz te podwaja jeszcze myśl, że zgotowany niżej podpisanemu los. Dotknie też w części niewinną ofiarę, której nędzna postać ujrzeć ma światło dzienne jak raz za sześć miesięcy, licząc od obecnej księżycowej kwadry. Co rzekłszy, zbyteczne jest zapewne dodawać, że wkrótce proch i pył ziemski pokryją głowę wilkinsa Cobera. Biedny Traddles. Zbyt dobrze znałem pana Miko, aby się bać dla niego następstw rozpaczliwego tego położenia. Lecz całą noc myśl o Tradlesie, o jednej z dziesięciu córek proboszcza w Devonshire, o tej, jaką Tradels nazywał najpoczciwszej pod słońcem dziewczynie, gotowej czekać nań cierpliwie, chociażby do sześćdziesiątego roku jego życia spać mi nie dawała. Rozdział dwudziesty dziewiąty. Odwiedzam powtórnie Steerforta Z rana oznajmiłem panu Spenlow, że się oddale na dni kilka, że zaś nie pobierałem żadnych honorariów i przeto imię nieubłaganego pana Jorkinsa nie mogło być wywołane. Oznajmienie to moje nie spotkało najlżejszego oporu. Skorzystałem z tej sposobności, aby drżącym głosem spytać o zdrowie panny Spenlow. Na co ojciec jej odpowiedział mi z największą obojętnością, że jest zdrowa i dziękuję mi, on, ojciec, za pamięć. My, praktykanci sposobiący się do przyszłego zawodu, byliśmy zresztą najzupełniejszymi panami naszego czasu. Że zaś nie zamierzałem przed drugą po południu udać się do Highgate, a miała być dnia tego rozbierana, interesująca i nową ekskomuniką grożąca sprawa, Tepkins przeciw Balok, udałem się do Commons. Sprawa powstała z bójki pomiędzy dwoma zakrystianami. Jeden drugiego pchnął na pompę, której rączka dotykała budynku szkolnego przylegającego do kościelnego dachu i tymto sposobem rzecz wpadła pod kompetencję doktors Commons. Sprawa ta cała nader była zabawna, to też jadąc do Highgate, rozmyślałem o niej jeszcze i o tym wszystkim, com o Commons nasłuchał się był od pana Spenlow. Pani Stirford i panna Róża Dartle przyjęły mnie bardzo uprzejmie. Miłą niespodziankę zgotowała mi nieobecność Litimera. Do stołu służyła pokojowa, z niebieskimi wstążkami uczepka, której niebieskie oczy nie mieszały mnie tak, jak spojrzenie tego służącego bez zarzutu. Po półgodzinnej już bytności w tym domu zauważyłem baczną, zwróconą na mnie uwagę panny Dirtle, i porównanie, jakie ukradkiem niby robiła pomiędzy mną a Steerfortem, tak jak gdyby, mając nas ciągle na oku, pozostawała w wyczekiwaniu czegoś, co lada chwila pomiędzy nami zajść miało. Za każdym razem, gdym się zwracał w jej stronę, spotykałem jej czarne, ogniste, wlepione we mnie oczy, które się natychmiast przenosiły na Steerforta, lub obejmowały obu nas jednym szybkim spojrzeniem. Wzrok ten badawczy nie mieszał się i nie cofał bynajmniej, spotkawszy się z moim. Owszem, nabierał wówczas szczególniejszej bystrości i ja się to raczej mieszałem, chociaż nie poczuwałem się do żadnej, tak bacznie we mnie poszukiwanej winy. Pożerający blask tych czarnych oczu przerażał mnie po prostu. Przez cały dzień pełno jej było w całym domu. Gdyśmy gwarzyli ze Styrfortem w jego pokoju, słyszałem tuż na galerii szelest jej sukni. Gdyśmy się na murawie oddawali gimnastycznym ćwiczeniom, dostrzegałem twarz jej w tym, to w tamtym oknie, podobną do błędnego ognika, zanim dobrała najdogodniejsze dla swych obserwacji miejsce. Gdyśmy we czworo używali popołudniowej przechadzki, pochwyciła mi ramię jak w kleszcze drobnymi dłońmi, i powstrzymując tak, aby się Stilford dostatecznie z matką oddalił, rzekła. Od dawna nie widzieliśmy tu pana. Czy istotnie związane z zawodem zajęcia pochłaniają tak bardzo czas pański? Pytam zawsze o to, czego nie wiem. Istotnie zajęcia? Odpowiedziałem jej na to, że zawód mój zajmuje mi czas. Nie do tego jednak stopnia. Och, dobrze, że się dowiedziałam. Lubię wiedzieć zawsze prawdę, zawołała. Więc pan uważa zajęcia swego zawodu za nieco suche, tak? Tak, odrzekłem, są nieco suche. Och, w takim razie potrzebna bywa zmiana. Rozrywka, prawda? Czy to odnosi się i do niego? Nie pana mam na myśli. Szybkie spojrzenie, na prowadzącego pod ramię matkę Stearforta, aż nadto wyraźnie mówiło mi, kogo miała na myśli. Poza tym jednak nie domyślałem się, o co jej idzie. Więc to nie mówię tego, pytam tylko, to go tak zajmuje, pochłania? Czy go to czasem nie czyni nieco opieszałym w jego tu odwiedzinach? Te więc na oślep prowadzone bałamutstwa, ha? Co? Nowe spojrzenie na Stirforta i drugie do samej głębi mego sumienia sięgające. Panno Dartle, począłem, upewniam panią, ależ ja niczego się nie domyślam, o nic nie posądzam zawołała. Pytam po prostu i bynajmniej własnego nie wyrażam zdania. Owszem, staram się tylko wywieźć z tego, co słyszę, jakie wnioski. Zatem nie wspólne rozrywki? Miło mi to wiedzieć. Upewniam panią, rzekłem zmieszany, że nic nie jestem winien długiej, jak się dopiero od pani dowiaduje niebytności Styrforta w domu. Od dawna sam go nie widziałem. Czy tak? Upewniam Panią, Panno Dartle, kiedy się zwróciła ku mnie, twarz jej bledsza była i stara blizna wystąpiła wyraźniej. Blizna ta, wzrok rozbłysły, utkwiony we mnie, przerażały mnie. Więc gdzież był? spytała wprost już cicho lecz wyraźnie. Pomimo woli powtórzyłem jej pytanie. Gdzież bywał? mówiła żywo z ogniem w oczach. W jakimże przedsięwzięciu dopomaga mu ten niegodziwiec, który mi w oczy spojrzeć nie śmie? Nie, 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 nie pytam o pana, o tajemnicę przyjaciela. Nie masz prawa go zdradzać, pytam tylko, czy gniew to, nienawiść, duma, niepokój, szalona jakaś fantazja, czy miłość, która nim kieruje, która go pochłania? Panno Dartle, odrzekłem, jakże potrafię przekonać panią, że się nic nie zmieniło, odkąd byłem tu po raz pierwszy? Że nic się nie stało i zaledwie zrozumieć mogę, o co pani idzie. Patrzała na mnie, a jakieś drganie bólu wewnętrznego przebiegało po bliźnie, podnosząc końce jej ust, malując na twarzy wyraz wzgardy i pewnego politowania. Szybko podniosła rękę tak szczupłą i delikatną, że ją mimo woli przyrównałem do porcelanowej i rzuciwszy mi ogniste spojrzenie, rzekła szybko, rozkazująco, namiętnie. Ani słowa o tym nikomu. Liczę na sekret. Pani Stirford nie mogła się dość nacieszyć synem, który jej dnia tego szczególne jakieś okazywał przywiązanie. Zajmował mnie ten widok nie tylko z tego względu, lecz i dla istniejącego pomiędzy matką a synem uderzającego podobieństwa. Kobiecość i wiek złagodziły i zmieniały w pełną ugodności powagę u matki to, co u syna było dumą i porywczością. Myślałem, że dobrze jest, gdy pomiędzy dwiema podobnymi naturami nie przyjdzie do poważniejszego starcia, gdyż każde starcie pomiędzy dwiema podobnymi naturami, powiem raczej, pomiędzy dwoma odcieniami jednej natury, gwałtowniejsze bywa niż gdzie indziej. Myśl ta zresztą nie należała do mnie w zupełności. Natchnęła mnie nią panna Dartle. Powiedziała ona przy stole: O, proszę. – Niech mi kto powie. Myślę o tym dzień cały i chciałabym wiedzieć, co takiego różo – spytała pani Stilford. – Proszę cię, nie bądźże tak tajemnicza. – Tajemnicza? – zawołała. – Jak to? Ja jestem tajemnicza, doprawdy? prawdy? – Ileż razy prosiłam cię – rzekła pani Stilford – abyś mówiła wprost, co myślisz. – Och… Więc nie mówię wprost, co myślę, odparła, gdy pytam i proszę o wyjaśnienie tego, czego nie rozumiem nikt z nas, widać, nie zna sam siebie. Pytanie stało się twą drugą naturą, rzekła pani Stirford, lecz pamiętam i sama pamiętać to możesz, jak inna dawniej bywałaś. Nie tak skryta i bardziej ufna. Zapewne, odrzekła, złe przywyknienia stają się często drugą naturą. Czy tak istotnie? Nie tak skrytą i bardziej ufną? Jakże się stopniowo i niepostrzeżenie zmieniłam? Dziwne. Postaram się wrócić do dawnych mych usposobień. Oby, odrzekła uśmiechając się pani Steerforth. Postaram się, zapewniała panna Dartle. Będę się uczyć szczerości od, chociażby od Jamesa. Lepszej nie możesz wybrać szkoły. Odparła z niejaką żywością pani Stilford, gdyż w niedbałych i żartobliwych słowach panny Dartle przebijała zawsze pewna ironia. Tego pewna, zapewniała niemniej żywo. Jeśli o czym nie wątpię, to o tym właśnie. Pani Stilford pożałowała widać uprzedniej swej żywości, gdyż spytała łagodnie już. Tymczasem, kochana Różo, nie wiemy dotąd, o coś pytać chciała. O co pytać miałam? Powtórzyła z wyzywającą obojętnością. O, oto tylko, czy ludzie jednakowych usposobień. Nie wiem, czy się trafnie wyrażam. Ściśle i trafnie, rzekł Steerforth. Dziękuję. Czy tedy ludzie jednakowych usposobień mogą domyślić się przyczyny powstałej pomiędzy nimi rozterki i w takim razie, czy rozterka ta nie poróżni ich bardziej, nie rozdrażni wzajemnie? Powiedziałbym, że tak, rzekł Steerforth. – Tak? – rzekła panna Dartle. – Przypuśćmy zatem, wszak można przypuszczać nieprawdopodobieństwo nawet, przypuśćmy zatem, że powstanie nieporozumienie pomiędzy tobą i twą matką. – Kochana różo – zawołała śmiejąc się pani Steerforth, zdobądź się na inne przypuszczenie. James i ja wiemy dzięki niebu, cośmy winni sobie wzajem. – O – rzekła, kiwając w zamyśleniu głową panna Dartle – to coś znaczy. To zapobieży wszelkim nieporozumieniom, zapewne. Zabawne było me przypuszczenie, dziwaczne. Zapobieży, dziękuję. Muszę jeszcze zanotować jedną odnoszącą się do panny Dartle okoliczność, która mi się później przypomniała, wówczas gdy było to nieodwołalną przeszłością. Przez cały ów dzień pamiętny Steerforth rozwijał wszelkie zasoby sztuki podbijania serc ludzkich, aby ją rozweselić. Nie dziwiło mnie jego w tym względzie powodzenie, nie dziwi mnie też i to, że się opierała jego urokom, gdyż wiedziałem, jak jest złośliwa i przekorna. Tym razem jednak widziałem, jak stopniowo miękła i łagodniała. Rysy jej wypogadzały się, spoglądała na Stilforta z uwielbieniem. Opierała się widocznie jego urokowi, zdawało się, że się gniewa sama na siebie za swą słabość, lecz opierała się coraz mniej. Aż w końcu spojrzenia jej zmiękły, uśmiech złagodniał, przestała mnie przestraszać, a przy kominku gwarzyliśmy i śmieliśmy się tak swobodnie i wesoło, jak gdybyśmy wszyscy dziećmi jeszcze byli. I czy to dlatego, że się obiad przedłużył, czy że Steerforth nie chciał stracić osiągniętego celu, nie wiem, lecz zanim pięć minut upłynęło od wyjścia dam z sali jadalnej, powstał z miejsca i zbliżył się do drzwi salonu. Gra na harfie, rzekł z uśmiechem, który znikł natychmiast z ust jego. Nikt oprócz mej matki nie słyszał jej grającej od trzech lat przeszło. W salonie zastaliśmy pannę Dirtle samą. Nie przerywaj, rzekł Stilford, widząc, że odejmuje ręce od harfy. Bądź różo choć raz dobra i zaśpiewaj nam irlandzką piosenkę. Wiesz, niby dbasz o irlandzkie piosenki, odparła. I bardzo. Więcej niż o wszelkie inne. I Davy szalenie lubi muzykę. Różo kochana, zaśpiewaj irlandzką piosenkę. Usiądę i będę słuchał jak dawniej. Nie dotknął jej ramienia, ani nawet krzesła, z którego powstała, tylko usiadł nieopodal harfy. Stała chwilę niepewna, przebierając palcami po strunach, lecz nie wywołując żadnego dźwięku. Usiadła wreszcie, gwałtownie przyciągnęła do siebie harfę i zaczęła śpiewać. Nie wiem, co było w tym śpiewie, lecz wydał mi się nadziemskim. Niczego podobnego nie słyszał i nie wyobrażał sobie nawet. Było w tym coś strasznego zarazem. Zdawało się, że melodia nieukładana w tony, nierozebrana na nuty, wybuchła namiętna, konając w niskich tonach, to podnosząc się znów ze zdwojoną potęgą, byłem odurzony. Słuchałem, Chociaż umilkła już była i tylko trącała o struny harfy. Z zamyślenia wyrwał mnie Stirford. Powstał z miejsca i obejmując pannę Dartle, zawołał, śmiejąc się, odtąd różo i na przyszłość. Będziemy się wzajemnie kochali z całego serca. Zobaczysz. Odepchnęła go ze złością jak dzika kotka i wybiegła z salonu. Co się stało róży? spytała wchodząc właśnie w tej chwili pani Stirford. Była przez chwilę aniołem, odrzekł Sen a po chwili dla zachowania zapewne równowagi wpadła w przeciwną ostateczność. Nie powinieneś rozdrażniać jej, zauważyła matka. Winieneś pamiętać, że charakter jej zgorzkniał i oszczędzać ją. Róża nie pokazała się już wieczoru tego i nie było więcej o niej wzmianki. Dopiero gdym wszedł do pokoju Stilforta, aby mu życzyć dobrej nocy, spytał mnie, czy spotkałem kiedy coś bardziej niezrozumiałego i kapryśnego. Wyraziłem moje przechodzące wszelką miarę zdziwienie, pytając go wzajemnie, czy się domyśla, co się jej stało. Nieba raczą wiedzieć, odrzekł, jaka ją ukąsiła mucha. Mówiłem ci już, że obróciłaby w niwecz wszystko i wszystkich, włączając samą siebie. zmiała i potargała. Brzytwa to, z którą nie można nigdy być dość ostrożnym. Zawsze ci z nią grozi niebezpieczeństwo. Dobranoc, pierwiosnku. Dobranoc, odrzekłem, kochany przyjacielu. Żegnam cię zarazem, gdyż odjadę jutro, zanim wstaniesz. Zatrzymywał mnie, a potem, kładąc mi obie ręce na ramionach, jak poprzedniego wieczoru, Pierwiostnku mój, rzekł z uśmiechem. Lubię cię tak nazywać, chociaż ci twoi chrzestni rodzice zapomnieli dać ci na to imię. Lubię i chciałbym. chciałbym z całego serca, abyś mnie tak samo mógł nazwać. Mógłbym. Gdyby mi się podobało, odrzekłem Słuchaj, pierwiosnku, ciągnął Jeśli nas co rozdzieli Zachowaj o mnie dobre wspomnienie Musisz mi to przyrzec Zachowaj o mnie dobre wspomnienie Wbrew okolicznościom, które rozłączyć nas mogą. Byłeś dla mnie zawsze najlepszym, odrzekłem Kocham cię całym, niezmiennym sercem W głębi duszy czułem żal Żem go skrzywdził był niesłusznym posądzeniem i wyznanie tego grzechu cisnęło mi się na usta, powstrzymywane po części bojaźnią zdradzenia zaufania Agnieszki, po części trudnością przystąpienia do tematu. Niech cię Bóg ma w swej pieczy, rzekł ściskając mnie raz jeszcze. Nazajutrz o świcie byłem na nogach. Ubrawszy się szybko, wszedłem z cicha do jego pokoju. Pogrążony był w głębokim śnie. Leżał z głową opartą na ręku, tak samo jak go nieraz widziałem śpiącym w szkole. Nadszedł czas, w którym podziwiałem, że wzrok mój nie spłoszył wówczas spokoju jego snu. Spał, tak go sobie przypominać lubię spokojnie, tak jakem go nieraz widział śpiącym w szkole i tak go opuściłem o szarym, cichym świcie. I nigdy już, nigdy więcej, z uczuciem przyjaźni i przywiązania nie dotknąłem spokojnej, bezwładnej jego dłoni. Nigdy już. Nigdy.